Tazbir Janusz. Polska przed murzem Europy. Wstęp. Termin przedmurze należy do pojęć, które odegrały istotną rolę w rozwoju polskiej świadomości historycznej. W XVI i XVII stuleciu odpowiadał on konkretnej rzeczywistości związanej z geopolitycznym położeniem Rzeczypospolitej obojga narodów. Choć w następnych wiekach przeszedł do kategorii mitów, nie stracił jednak na znaczeniu. Wręcz przeciwnie, przedmurze zrobiło swoistą karierę w okresie, gdy państwo, które on dziś obdarzano tym przydomkiem, na długie lata, 1795-1918, zniknęło z politycznej mapy Europy. Samo wyliczenie tytułów prac, rodzimych i obcych, w których, od połowy wieku XV poczynając, pisano o Polsce jako o murze, płocie, wale, tarczy. Ścianie czy twierdzy chrześcijaństwa, zajęłoby dobrych kilkanaście stron.1 Przez długi czas jednak stosowano głównie łacińską terminologię, a pierwsze próby jej spolszczenia przychodzą stosunkowo późno. To samo dotyczy pojawienia się słowa antemurale w rodzimej wersji, a więc jako przedmurze.2 Pojęcie to występuje dwukrotnie w Starym Testamencie, Izajasz, 26, 1 oraz treny Jeremiasza. 2,8. Aż do schyłku XVI stulecia Biblię, zarówno katolickie, Jana Leopolity z 1561 roku, jak i różnowierczera Radziwiłłowska i Biblia w przekładzie Szymona Budnego z 1572 roku, tłumaczyły Antemurale jako Parkan, Baszta, Przekopczywał. Dopiero w przekładzie Starego Testamentu, dokonanym przez Jakuba Wójka. 1599. Pojawia się znany nam dobrze termin, będzie w nim położony mury przedmurze Zajasz i płakało przedmurze i mur z połem rozwalony jest treny. Już w piśmie świętym termin przedmurze posiadał podwójne znaczenie muru obronnego oraz państwa twierdzy, przez które autorzy Biblii rozumieli oczywiście Jerozolimę. Słowo przedmurze nie od razu jednak zyskało w Polszczyźnie przenośny sens, skoro w wydanym w kilkanaście lat po tłumaczeniu wujka słowniku Grzegorza Knapskiego, 1621, pojęcie to posiada wyłącznie materialne znaczenie. Leksykograf tłumaczy przedmurze jako murek mały przed większym, a odsyłacze kierują do słów podmurze, przymurze, za murze, przedmurny plac. Jeśli Samuel Twardowski używa terminu przedmur, to jako nazwy pogranicza polsko-tureckiego. W jego poemacie o Władysławie Wazie czytamy, iż Królewicz, wyprawiając się w 1621 roku przeciwko wysokiej porcie, zastanawiał się, czy ma szukać przeciwnika na jego własnej ziemi, czy też stanąć obozem z tej tu od nas strony i ten przedmur jakoby zaleć od korony. O ile w tekstach staropolskich nigdy nie nazywano rzeczypospolitej przedmurzem, o tyle w dziełach łacińskich terminante murale występował niesłychanie często. O tym, że Polska stanowi najpewniejsze przedmurze chrześcijaństwa validissimum christiani orbisante murale, przypominał w roku 1620 Jerzy Ossoliński na Dworze Angielskim. W polemice z nieprzyjaznym Polsce i Polakom Janem i Łukasz Opaliński pisze, Iż łatwo byłoby udowodnić i stwierdzić, że jesteśmy wałem czy zaporą, czy przedmurzem chrześcijaństwa. Tak samo nazywa ojczyznę Jakub Sobieski w książce poświęconej bitwie pod Chocimiem. W związku z tym domaga się, aby monarchowie chrześcijańscy wsparli nasze królestwo, stojące na straży świata chrześcijańskiego jako tarcza i pancerz od pogan. Podobnie i jego syn, późniejszy Jan III. W mowie kreślącej powstanie oraz rozwój potęgi tureckiej, jaką napisał podczas studiów w Kolegium Nowodworskim, nazywał Polskę przedmurzem i puklerzem chrześcijaństwa. Jak rozumieć to pojęcie, tłumaczył kaznodzieja królewski Adrian Pikarski, który na Sejmie 1672 roku wywodził obszernie co to antemurale. Jest nim Korona Polska, mająca piersi rycerstwa na obronę swych granic oraz dla ochrony i szerzenia religii katolickiej. Kiedy jednak jej obywatele zaniedbali się w swych obowiązkach, Bóg dotkliwie zmniejszył granice państwa. Jezuicki Kaznodzieja czynił tu porównanie do losów Jerozolimy, która w podobny sposób została pokarana przez Boga. Punktem wyjścia do kazania był cytat z Pisma Świętego, a mianowicie wzmiankowany już werset z Izajasza. Słowe mantemurale, lub jego polskimi pochodnymi, szafowano nader hojnie, stosując je zarówno do władców, jak i do ich szlacheckich poddanych, czy wreszcie do jedynej liczącej się twierdzy rzeczypospolitej na jej południowych krańcach, mianowicie do Kamieńca Podolskiego. Już o Zygmuncie III w początkach 17 stulecia Jan Jurkowski pisał, że Bóg powołał tego króla na strażnika i obrońcę wszech państw chrześcijańskich, tarcze i mur niezłomny od besty pogańskich. Na Sejmie roku 1632 posłowie wystąpili z petycją, by zabronić zakonom nabywania dóbr ziemskich, ponieważ tą drogą stan rycerski przychodzi do ubóstwa a przecież stanowi przedmurze chrześcijaństwa kwiestantemurale christianitatis stopniowo jednak słowo to nabierało szerszego sensu zyskując przenośne metaforyczne znaczenie Ław Potocki w transakcji wojny okocimskiej powstałej około 1672 roku napisze Skoro się do polski bisurmanin wrzepi i zniesie się to przedmurze bez wszelakiej chyby będzie ich chrześcijan Suchą ręką zbierał jak grzyby. W drugiej połowie XVII stulecia Wespazjan Kochowski polszczy łacińskie antemurale na antemurał, ale nie obejmuje nim całej pospolitej. Jeszcze w następnym wieku słowo przedmurze pada przeważnie na określenie li tylko najważniejszej z granicznych twierd Rzeczypospolitej, kamieńca podolskiego, nazywanego bramą chrześcijan Szejmiot oraz basztą przednią Europy S. Twardowski. Sejm w roku 1746, wzywając do jego reparacji, pisze o nim Antemuralis Polski naszej. Dopiero w trój, języcznym słowniku Michała Abrahama Trotza, 1764, czytamy, że kamieniec to brama do polski lub przedmurze chrześcijaństwa. Tenże słownik, tłumacząc pojęcie boulevart jako obrona, przedmurze, ściana kraju jakiego, dodaje co prawda objaśnienie. Iż Polska jest dziś przedmurzem chrześcijaństwa, a kamieniec przedmurzem Polski, lecz czyni to w języku francuskim. Aż do schyłku 18 stulecia w stosunku do szlacheckiej rzeczypospolitej używano bądź to łacińskiego określenia antemurale christianitatis, bądź też wymienionych powyżej zastępczych sformułowań. Skoro nie tylko Polska uważała się za przedmurze chrześcijańskiej Europy, Pojęcie to musiało znaleźć odpowiednik w innych językach kontynentu. Najpierw oczywiście uzewnętrzniło się to w tłumaczeniach przytaczanych dwóch wersetów Pisma Świętego, mówiących o Jerozolimie jako antemurale. Następnie nazwę tę rozciągano na dany kraj. Już w XVI wieku zaczęto więc określać Niemcy oraz Austrię jako das Bollwerk względnie Dieder Christenheit, przedmurze chrześcijaństwa. W tym samym czasie lub nawet wcześniej, pojawiają się hiszpańskie, baluardo, oraz włoskie, antemuraglia lub baluarte, odpowiedniki tego pojęcia. W XVI wieku wchodzą jako boulevard, wał obronny, względnie bo uclier du monde face au islam, tarcza świata chrześcijańskiego przeciwko islamowi, do języka francuskiego, aby w następnym stuleciu posłużyć podkreślaniu roli Francji jako bastionu wobec Anglii. Tu zaś z kolei przedmurze znalazło językowy odpowiednik w słowie de bulwark. Podobnie jak w Polsce kamienic, tak i w innych krajach zaczęto nazywać przedmurzami twierdze czy miasta obronne. W XVII stuleciu z jednej strony zasłynął jako Das bulwerk der Deutschen Wiedeń. Z drugiej zaś Ewli Czelebi, podróżnik turecki z połowy tego wieku, nazwał leżącą nad Dunajem twierdzę otomańską Sylistrię, w obecnej Bułgarii. Set di nem, co można tłumaczyć jako przedmurze wiary muzułmańskiej. Na uwagę zasługuje, iż wszystkie te języki wcześniej niż Polska dopracowały się rodzimego odpowiednika antemurale. Występuje on tam już w myślnik wieku, podczas gdy u nas słowo przedmurze w zastosowaniu do całej szlacheckiej rzeczypospolitej pojawia się dopiero w czasach księstwa warszawskiego. Skoro przyjmowano istnienie przedmurza, to musiał istnieć i sam mur oraz chroniona przezeń przestrzeń. Mieli ją zamieszkiwać członkowie chrześcijańskiej wspólnoty religijnej. W średniowieczu ich kraje składały się na rzecz pospolitą chrześcijańską, Respublika Chrystiana, zamieszkaną przez wyznawców Rzymu, a podlegającą świeckiej władzy cesarza i duchownej papieża. Graniczyła ona z państwami pogańskimi, muzułmańskimi czy schizmatyckimi, prawosławnymi. Na samej rubieży chrześcijaństwa leżała między innymi Polska, o której już w najstarszym żywocie św. Wojciecha, pochodzącym z terenu Włoch, czytamy, że prowadziła ożywioną działalność misyjną wśród pogan. Dokonana przez naszych władców XII wieku chrystianizacja Pomorza potwierdziła tę opinie. Dość głośnym echem odbiły się też walki, które Polska toczyła z plemionami Prusów i Jadźwingów jak również z pogańską Litwą. O ustawicznym jej zagrożeniu przez wrogów wiary czytamy w licznych dokumentach kurii rzymskiej, wystawianych w XIII wieku na rzecz polskiego duchowieństwa oraz krzyżaków. Pogląd ten spopularyzowała w całej Europie nawała mongolska, która spadła na nasze ziemię w połowie XIII stulecia. Straszliwa klęska, jaką Tatarzy zadali polskiemu rycerstwu podlegnicą. 1241 wyznaczyła równocześnie najdalszą granicę ekspansji wschodnich najeźdźców. Nigdy Polska nie zasłużyła sobie więcej na miano przed chrześcijaństwa, jak wówczas, kiedy wykopała na swojej ziemi grup mongolskiej na vale. Napisze Michał Bobrzyński.3 Obraz Polski jako swego rodzaju bastionu chrześcijaństwa przeciwko północno-wschodnim poganom oraz schizmatykom znajdujemy w dokumencie zawierającym zgodę Jana XII na koronację Łokietka. Przewija się on również w korespondencji prowadzonej przez dwóch ostatnich piastów, Łokietka i Kazimierza Wielkiego, z rezydującymi wówczas w Awinionie papieżami. W roku 1343 Klemens VI pisze, iż król Polski musi zwalczać takich przeciwników wiary chrześcijańskiej, jak Tatarzy, Litwini i Rusini. Kazimierz Wielki zaś, domagając się w roku 1352 zwolnienia jego państwa z obciążeń finansowych na rzecz Rzymu, motywuje to położeniem Polski na krańcach chrześcijaństwa. Przez co jej władcy w nieporównanie większym od innych książąt katolickich stopniu są narażeni na ataki ze strony wrogów wiary. Ze względu na tematykę naszej książki najbardziej istotne jest jednak to, iż w korespondencji Łokietka z Janem XII pada, 1323, określenie księstwa Halicko-Włodzimierskiego jako tarczy, z cutum, przeciwko groźnym hordom tatarskim. Słowo antemurale wisi więc niemal w powietrzu. Tym bardziej, że Turcy w roku 1354 opanowali Gallipoli, pierwszą twierdzę na europejskim brzegu, a w osiem lat później ten sam los spotkał Adrianopol. Nic więc dziwnego, że już od wieku poczynając obrońcą chrześcijaństwa oraz strażnikiem Europy ogłosiło się Bizancjum. Przerażony postępami ekspansji. Wysokiej Porty Król Cypryjski, Piotr Lusignan. Próbował zmontować Ligę Antyturecką. W tym celu w roku 1364 odwiedził kolejno Pragę i Kraków, zjazd monarchów, jaki we wrześniu tego roku odbył się w stolicy Polski. Był równocześnie pierwszym w naszych dziejach spotkaniem, na którym rozważano sprawy obrony chrześcijaństwa przed poganami. Dodajmy, że bez żadnych praktycznie rezultatów. Mimo to daremnie by szukać w korespondencji dwóch ostatnich piastów, sawinionym terminu antemurale użytego w zastosowaniu do Polski. Na pytanie dlaczego tak się stało, odpowiada p. w. Knoll, autor wnikliwego studium Polska jako przedmuru chruści, janictwa w późnym średniowieczu.4 cztery zdaniem Rnolla. Przyczyny należy upatrywać w chrzcielitwy oraz w ustaniu na pewien czas najazdów tatarskich na Europę co było związane z rozpadem Złotej Ordy na Mniejsze Ordy, w których władze obejmowali usamodzielniający się Hanowie. Polska nie kojarzyła się już papieżom z obroną chrześcijaństwa przed poganami, zaczęła natomiast budzić nieufności jako państwo, które się z nimi sprzymierza przeciwko katolickiemu zakonowi. Zarzut ten często się powtarza w rozpaczliwych pismach o pomoc, jakie krzyżacy przed bitwą pod Grunwaldem rozsyłali po europejskich dworach, Władysław Jagiełło chce, jak pisano w nich, zniszczyć całe chrześcijaństwo. Albowiem cóż innego oznaczałaby likwidacja zakonu, którego państwo spełnia rolę tarczy przed przedmurza chrześcijańskiej Europy od wschodu. Za ta od dawna znajdowała posłuch w Rzymie, gdzie Krzyżacy cieszyli się większym od Polski zaufaniem Kurii. Dlatego też zarówno nasi prawnicy, występujący na Soborze w Konstancji, 1415 jak i Jan Długosz w swej kronice poświęcili wiele miejsca oraz czasu na polemikę z propagandą zakonną kwestionując prawa krzyżaków do ziem odbieranych poganom podobnie jak narody zyskiwały samowiedzę własnej odrębności w następstwie zetknięć oraz konfliktów ze swymi najbliższymi sąsiadami tak i poczucie odrębności mieszkańców tego kontynentu powstawało w wyniku wyznaniowej Kulturalnej i politycznej, a przede wszystkim militarnej konfrontacji z Azją, utożsamianą z nienawistnym i groźnym morzem pogaństwa. Następowała ona za sprawą ekspansji rozwijanej przez ludzi o odmiennym wyznaniu, obyczajach i kulturze, a sięgającej od dalekiego wschodu Europy, gdzie Rosikijowski zagrażali Mongołowie, aż po Półwysep Iberyjski. Skąd Hiszpanom dopiero w roku 1492 udało się ostatecznie wyprzeć Maurów? Stratę te świat Islamu już wcześniej sobie powetował, zajmując w roku 1453 Konstantynopol. Z dwóch oczu chrześcijaństwa biadał wówczas długoż, jedno zostało wydarte, z dwóch rąk jedna ucięta. Na wszystkich frontach walki z naporem mongolskim. A następnie tureckim wyrastały swego rodzaju mówiąc w przenośni fortyfikacje w postaci państw nazywanych kolejno a nieraz i równocześnie przed murzami. podobne sytuacje rodziły zbliżone do siebie nastroje obawy nadzieje i pragnienia znajdowało to odbicie w literaturze jeśli weźmiemy do ręki takie zabytki staroruskie go piśmiennictwa jak powieść lat dorocznych czy słowo o pulku Gora. To bez trudu odnajdziemy w nich znaną dobrze z polskiej poezji barokowej pochwałę dzielnych rycerzy, za chrześcijan z pogańskimi pułkami walczących słowo. Tak więc polskie przedmurze posiada o wiele wcześniejszy odpowiednik w postaci ruskiej tarczy czy puklerza. Do upadku Konstantynopola za przedmurze uważano także, o czym już wspominaliśmy, Bizancjum. Posunięcie się Turków w głąb Bałkanów sprawiło... Iż do tego tytułu zaczęły pretendować kraje środkowo-wschodniej Europy, bezpośrednio zagrożone przez siły Islamu, Turcję oraz Tatarszczyznę. Od drugiej połowy XV wieku przekonanie takie wyrażali innymi władcy Księstw nad Dunaj, Skich. Tak więc w piśmie Hospodara Mołdawskiego Stefana III Wielkiego, skierowanym w maju 1477 roku do Senatu Wenecji, czytamy, Iż Mołdawia i Wołoszczyzna pełnią rolę twierdzy obronnej oraz strażnika Węgier i Polski. Gdyby bowiem nie one, to groźna potęga turecka dawno by opanowała oba te państwa. W kilkadziesiąt lat później, 1542, następca Stefana na gospodarskim tronie, Piotr Raresz, pisał do Zegmunta i Starego, iż Ziemia Mołdawska stanowi wrota i klucz do Węgier i Polski, jak też szczyt wszem chrześcijańskim ziemiom. Współczesny mu kronikarz wenecki, Anton Werencises, groził zaś Niemcom inwazją turecką, jeśli tylko wojska sułtana zdołają sforsować linię Dunaju. Zapewnienia te nie znajdowały oddźwięku w Rzymie, natomiast w połowie XV wieku dyplomacja papieska za przedmurze chrześcijaństwa oraz główny bastion walki z niewiernymi uważała Węgry. I jedynie z racji włożenia na skroni korony tego Królestwa Władysław III Agielończyk zostanie określony jako Antemurale. Głośny humanista włoski, Francesco Filelfo, pisał pod adresem młodego władcy tuż przed Bitwą Warneńską, Ciebie świat zowie gwiazdą królów. Tyś jest przed murzem całej rzeczypospolitej chrześcijańskiej. I dalej, ty. Zdobywszy Syrię i Egipt, Otworzysz na oścież całemu światu chrześcijańskiemu ziemię świętą. Choć aż do bitwy pod Mochaczem Węgry nadal były uważane za antemurale, to jednak klęska z roku 1444 wytworzyła sui generis polityczną próżnię, którą, i to w nader zręczny sposób, wykorzystała polska dyplomacja. Do sprawy tej powrócimy w dalszych rozdziałach. Władysław Jagiellończyk to pierwszy chyba polski król któremu przypisano tytuł rycerza walczącego w obronie Antemurale. Żaden wiek, pisał o nim długoż, nie widział, ani podobno nie ujrzy większego obrońcy wiary chrześcijańskiej. Jest to jednocześnie pierwsze użycie tego terminu, bo Filelfo pisał oczywiście po łacinie, ale jeszcze wobec osoby, a nie kraju. Choć rychła śmierć Władysława Podwarną, 1444, położyła kres tym nadziejom, to jednak aż po straszliwą klęskę pod Mochaczem, 1526, Węgry były nadal uważane za przedmurze chrześcijaństwa. Ubolewając nad ich losem, Klemens Janicki pisał, iż stanowiły mur dla Polski przed niebezpieczeństwem tureckim, a Marcin Bielski, 1569, nazywał je szczytem, tarczą, wszystkiego chrześcijaństwa w Europie. U schyłku stulecia, 1595. Hieronim Powodowski stwierdzał, że choć ziemia węgierska znajduje się obecnie w paszczy Turków, to jednak niegdyś mocnym murem od nich wszemu chrześcijaństwu była. W dwa lata później Józef Wreszczyński pisał, iż Turek dzięki temu podszedł pod same granice korony naszej polskiej, że odniósł znaczne zwycięstwo na Węgrzech, a więc prawie nad czołem wszystkiego chrześcijaństwa. Pięć opinia ta była w pełni podzielana przez niemieckich reformatorów i humanistów, nazywających w XVI wieku ten kraj wałem obronnym ich ojczyzny. U schyłku następnego stulecia wielu niemieckich pisarzy politycznych podawało jednak tę nazwę Węgier w wątpliwość. Przedmurzem nie może bowiem być nazywany kraj, którego mieszkańcy opowiadają się po stronie wysokiej porty, a przeciwko katolickiej dynastii, to jest Habsburgom. Po tytułem te murale sięgają również inne państwa bądź to położone na skraju chrześcijaństwa, jak Szwecja, bądź też znajdujące się na szlaku ekspansji Wysokiej Porty. Z potęg europejskich należy wymienić tu Austrię, której stolica także była przez pisarzy staropolskich uważana za przedmurze regulujące dalszy marsz Turków ku Włochom czy Niemcom. W Europie pamiętano dobrze, że ich wojska dwukrotnie 1529 i 1683 oblegały Wiedeń. Z ziemi pozostających pod władaniem Austrii dość wcześnie zaczęto przed murzem nazywać Chorwację oraz Styrie. kraje te wraz z Węgrami miały stanowić łańcuch obronny chroniący państwa niemieckie. Znany prawnik i historyk Samuel Pufendorf przypominał o tym jeszcze w drugiej połowie XVII stulecia. Za Antemurale Uważała się też Wenecja, walcząca z groźną potęgą otomańską na lądzie i na morzu. Z państw mniejszego kalibru role antemurale miały pełnić, stale przez wysoką portę atakowane Malta i Kreta, na Półwyspie Bałkańskim zaś Wolna Republika Dubrownicka, zwana także Raguzą oraz Bośnia. Szczególne miejsce zajmowały księstwa naddunajskie w postaci Mołdawii i Wołoszczyzny, o których już wspominano. Kontrolowanie tych terenów przez Stambuł nie przeszkadzało ich władcom oraz kronikarzom utrzymywać, że gdyby nie one, to groźna potęga turecka opanowałaby już dawno Węgry oraz Polskę. Historiografia wyżej wymienionych krajów wspomina z wyraźną dumą o roli wału ochronnego, jaki pełniły one w stosunku do cywilizacji europejskiej, broniąc jej przed inwazją najpierw Mongołów, a następnie Turków. Już w XIX wieku badacze rosyjscy pisali, iż Ruś Kijowska wzięła na siebie główny ciężar agresji tatarsko-Mongol, z dzięki czemu zachód Europy mógł się rozwijać kulturalnie i gospodarczo. Wybitny historyk Siergiejem, Sołowiow, 1820 1879, w bitwie na Kulkowym polu 1380, jaką książęta moskiewscy stoczyli z tatarami. Widział jedną z batalii, które zadecydowały o losach naszego kontynentu, etap wielkiego konfliktu Europy z Azją. W sześćsetną rocznicę tego zwycięstwa w istniejącym jeszcze wówczas Związku Radzieckim zorganizowano uroczystą sesję naukową oraz szereg obchodów i uroczystości. Również i współcześni historycy rumuńscy nie wahają się przypominać o misji dziejowej, jaka przypadła w udziale ich ojczyźnie w myślnik wieku. Zbierając materiały do książki, poszukiwałem prac mówiących o dziejach pojęcia przed w takich krajach, jak Hiszpania, Austria, Wenecja czy Węgry. Jedynie jednak te ostatnie doczekały się gruntownych studiów Lajosa Hoppa, publikowanych wszakże niemal wyłącznie w języku węgierskim Podstawowe dzieło Hoppa as Antemurale est conformitas humanista Eszmeya Amagar, Lęg El Hagde Humanistyczne idee Antemurale i formitas we wspólnej polsko-węgierskiej tradycji, Budapest 1992, zostało zaopatrzone tylko w krótkie, niespełna czterostronicowe, streszczenie w języku francuskim oraz w polski spis treści. Natomiast nasza ojczyzna w roli Antemurale Christianitatis stała się tematem studiów publikowanych nie tylko w Polsce, ale i za granicą że wymienimy przykładową, przełożoną później rozprawę Sante Graz Ciotiego, Polskie Przedmurze we Włoszech w XVI i XVII wieku, wzmiankowane już studium p. w. Knolla czy artykuł w. Weintrau, Barena i Sance Polan Murale Christianitatis, Renesansowa Polska i Przedmurze Chrześcijaństwa. W Rzymie od roku 1954 wychodzi specjalne wydawnictwo seryjne poświęcone dziejom Polski, a noszące tytuł «Antemurale». Jeśli chodzi z kolei o krajowe dziejopisarstwo, to przez bardzo długi okres nie wydało ono osobnego studium na temat przedmurza. Przy różnych okazjach pisano często i chętnie o roli «Antemurale», jaką nasze państwo miało odgrywać w dziejach nowożytnej Europy. I chrześcijaństwa, nikt jednak nie zajął się specjalnie tym właśnie tematem. Dopiero w przeddzień odzyskania niepodległości ukazały się dwie niewielkie broszury, a mianowicie KS. Nikodema Cieszyńskiego Polska przed murzem chrześcijaństwa, Poznań 1916 i Kazimierza Konarskiego Polska jako przedmurze Europy wobec Wschodu, Warszawa 1918. Adresowane do szerokiego ogrona odbiorców, mówiły głównie o walkach, jakie szlachecka Rzeczpospolita prowadziła z Tatarami oraz z Turcją. Nie zajmowały się natomiast powstaniem terminu antemurale oraz dalszymi losami tego pojęcia. Nie próbowały też konfrontować legendy przedmurza z rzeczywistością. Zagadnieniom tym zostało poświęcone poprzednie wydanie mojej książki, noszące tytuł Polskie przedmury chrześcijańskiej Europy. Mity a Rzeczywistość Historyczna, Warszawa 1986. W swym obecnym kształcie stanowi ona znacznie poszerzoną źródłowo i uzupełnioną o nową literaturę przedmiotu wersję tamtej edycji. Problemem przedmurza zajął się Henry Kolszewski, por. Jego artykuł ogłoszony w 1983 roku na łamach czasopisma prawno-historycznego. Ideologia Rzeczypospolitej, przedmurza chrześcijaństwa. Refleksje w związku z trzechsetną rocznicą odsieczy wiedeńskiej. Pożyteczne zestawienie materiału źródłowego oraz dotychczasowych badań nad przedmurzem przynosi praca Urszuli Borkowskiej, ogłoszona po angielsku w dość trudno dostępnym wydawnictwie. Ukolepki przedmurza. W historii trudno o definitywną odpowiedź na pytanie, kto pierwszy użył danego pojęcia. Nawet po najsumienniejszej kwerendzie następny badacz może znaleźć nowe źródła zmieniające poprzednie ustalenia. W przypadku terminu przedmurze określenie daty z dokładnością do jednego roku nie jest zresztą najistotniejsze, skoro, jak już wspominaliśmy, wszystkie dane przemawiają za tym, iż Polskę zaczęto w ten sposób nazywać w połowie XV stulecia, a więc już po śmierci Władysława, zwanego później Warneńczykiem. W momencie gdy potęga turecka w niepokojący całą Europę sposób posunęła się w głąb Bałkanów. Bardziej interesująca może się wydawać odpowiedź na pytanie, kto pierwszy nadał naszemu państwu tę nazwę? W dotychczasowej nauce przeważał pogląd, iż uczyniła to dyplomacja papieska, chcąc wciągnąć Polskę do kolejnej koalicji montowanej przeciwko wysokiej porcie mogła tak postąpić bez większego trudu. Skoro sam termin był już od dawna ukuty, skąpiono go wprawdzie prawosławnej Rusi, ale obdarzano nim przecież i to wielokrotnie Bizancjum, a później Węgry, o czym wspominaliśmy we wstępie, na poparcie tej tezy przytacza się wystąpienie kreteńskiego arcybiskupa Hieronima Lando, który w roku 1462 przybył do Polski. W przemówieniu zanotowanym przez Jana Długosza, a wygłoszonym 27 listopada tegoż roku w Krakowie, legat papieski miał zachęcać króla do możliwie szybkiego zawarcia pokoju z krzyżakami. Pozwoliłoby to Kazimierzowi Jagiellończykowi na rozpoczęcie wojny przeciwko Turkom, ją właśnie powinno podjąć państwo, będące tarczą mu, Rem i Przed Murzem, cutum, Murus, Antemurale, całego chrześcijaństwa które skutecznie osłania od Tatarów. W domyśle można było odczytać radę połączoną z wytykiem, lepiej przystąpić do krucjaty, prowadzonej pod egidą papieża, niż wadzić się z chrześcijańskim zakonem. Słowa Landy padły zresztą w próżnię, Kazimierz Jagiellończyk miał mu za złe wyraźne popieranie krzyżaków w ich sporze z Polską. A do niepewnej wyprawy przeciwko Turkom wcale się nie kwapił. Zamocno tkwiła wszystkim w pamięci niedawna klęska pod Warną. Porywczy poseł niezbyt się chyba do swej misji nadawał, skoro nie zdołał również przełamać oporu króla w sprawie obsady biskupstwa krakowskiego, na które powołano niemiłego Rzymowi kandydata. Kazimierz Jagiellończyk miał wówczas rzec, wolałbym Królestwo Polskie prędzej stracić niż Twego, kandydata, biskupem mieć. Na co rozgniewany legat jakoby zakrzyczał. Lepiej trojgu królestwu razem zginąć, niż by papieżowe słowo miało wstecz iść albo prawo kościelne ginąć, i tak się rozeszli, pisał w początkach XVII stulecia ariańskich historyk Andrzej Lubieniecki. Okoliczności domniemanych narodzin pojęcia przedmurze są istotnie kuszące. Oto bowiem, dzięki Długoszowi, otrzymalibyśmy dokładną datę dzienną, rzecz w dziejach terminologii niesłychanie rzadka. Murem i tarczą nazywał Polska dyplomata papieski, który w ten sposób chciał ją wprzęgnąć w rydwan swej polityki. Towarzyszył zaś temu ostry zatarg Krakowa z Rzymem. A jednak wszystko wskazuje na to, że dyplomacja polska wyprzedziła pod względem inicjatywy papieską. Już co najmniej od schyłku XIV wieku stara się ona zaszczepić na rzymskim dworze przekonanie, iż to właśnie prawowierna Polska połączona Unią dynastyczną ze świeżo ochrzczoną Litwą, pełni od dawna rolę tarczy czy przedmurza całego chrześcijaństwa zachodniego. W ten sposób neutralizowano zabiegi dyplomacji krzyżackiej twierdzącej, iż na wschodzie Europy ma do czynienia z państwem, które sprzymierza się z poganami przeciwko najwierniejszym sługom Kościoła. Dlatego też chyba Jan Długosz pomniejszył w swej kronice liczbę Tatarów biorących udział w bitwie pod Grunwaldem po stronie polsko-litewskiej do 300 konnych, podczas gdy źródła krzyżackie mówią o kilkudziesięciu tysiącach ordeńców. Tenże sam historyk, chcąc nadać wyprawie wielkiego księcia Witolda na Tatarów krymskich charakter krucjaty przeciwko niewiernym, 1397. Przemilczał udział w niej muzułmańskich rycerzy, którzy walczyli po stronie litewskiej.7 Kiedy po roku 1411 Władysław Jagiełło oraz wielki książę litewski Witold nawiązali kontakty dyplomatyczne z sułtanem, wielki mistrz tego zakonu, Henryk von Plauen, oskarżył obu władców, iż pragną wystąpić przeciw całemu chrześcijaństwu w porozumieniu z wrogami Krzyża Chrystusowego. Odtąd Niemal aż do bitwy pod Warną, ponawiane były zarzuty, iż Polska współdziała z Turkami na szkodę świata chrześcijańskiego, za jej też zgodą miał rzekomo w roku 1415 nastąpić najazd osmański na Węgry. Polska strona odpowiadała niemalże na bieżąco tekstami ociętych, dosadnych sformułowaniach, w jednym z nich nazwano braci zakonnych synami diabła. Zasługi misyjny Władysława Jagiełły Bohaterska śmierć jego syna pod Warną, walki Kazimierza Jagiellończyka z Tatarami, wszystko to pozwoliło posłowi polskiemu Tomaszowi skiemu na przypomnienie w roku 1450 w Rzymie zasług jego władcy, który na granicach swego państwa ustanowił mur obronny przeciw niewiernym. W cztery lata później o tym samym mówił papieżowi, Mikołajowi V, inny poseł polski, Jan Lutek. W roku 1456 w podobnej tonacji zabrał głos sam Kazimierz Jagiellończyk w liście do Kaliksta III. Uważano niejako za swój obowiązek przypomnieć każdemu kolejnemu papieżowi, iż posłowie przybywają od władcy, który, jak to czytamy w mowie Jana Ostroroga wygłoszonej w 1467 roku do Piusa II, choć niemal z każdej strony otoczony jest nieprzyjaciółmi. To jednak nie dozwolił szarpać swego królestwa, ani też całego chrześcijaństwa. W roku 1486 ukazała się w Rzymie mowa Jana Targowiskiego przypominająca, że Polska własnymi tylko siłami, bez niczyjej pomocy, odpiera ataki Turków i Tatarów. Na jednym ogniu pieczono w ten sposób kilka pieczeni, skoro neutralizacja propagandy krzyżackiej szła w parze z przypominaniem o roli jaką Polska odgrywa w obronie chrześcijaństwa, zwłaszcza na polu walki z Tatarami. Wynikała z tego oczywista dla naszych dyplomatów potrzeba pójścia ich ojczyźnie na rękę poprzez poparcie Kazimierza Jagiellończyka w sporze z Krzyżakami oraz udzielenie subwencji na walkę z Tatarami. Obie te nadzieje się zresztą nie spełniły. Dla naszego tematu nie to jest jednak najważniejsze, lecz fakt iż nikt opcy, ale właśnie nasza dyplomacja wpłynęła na utrwalenie się w Kurii i w zachodniej Europie opinii o roli prawowiernej już Polski jako przedmurza czy tarczy chrześcijaństwa zachodniego, a uczyniła to dla określonych potrzeb politycznych Polski Jagiellońskiej 9. Zdaniem niektórych badaczy długoż włożył w usta arcybiskupa Landy swe własne poglądy. Z wielu miejsc jego kroniki wynika bowiem iż uważał Polskę za przedmurze chrześcijaństwa, kraj zawsze wierny Rzymowi, bastion wiary stale oblegany przez Pogan, a znajdujący się w tak krytycznej sytuacji, iż był zmuszony do sprzemierzania się z pogańską Litwą przeciwko krzyżakom oraz z tatarami przeciw Turkom. Jeśli nawet Lando naprawdę wypowiedział przypisywane mu słowa, to i tak stanowiłyby one echo opinii, które od kilkunastu już lat zwykli wygłaszać w Rzymie polscy dyplomaci. Obserwując szybkie zbliżenie się niebezpieczeństwa tureckiego do granic ich ojczyzny, głosili pogląd, iż stanowi ono zagrożenie również dla całej Europy. Antemurale stanowiło przecież słowo zaczerpnięte nie z terminologii kościelnej, lecz wojskowej oraz wywoływało określone skojarzenia, nawiązujące do architektury militarnej. Stąd dla wszystkich było jasne, Iż upadek przedmurza musi oznaczać bezpośrednie zagrożenie dla samych murów, a co za tym idzie i śmiertelne niebezpieczeństwo dla otoczonej nimi twierdzy swoistej rzeczypospolitej, jaką tworzyły państwa chrześcijańskie Europy. Jej też należało, zdaniem Polaków, stale przypominać o tym, kto trzyma straż na południowo-wschodnich rubieżach kontynentu. Był to bowiem jedyny i najpewniejszy sposób pozyskania sojuszników lub przynajmniej posiłków wojskowych i subwencji. I nie tylko pozyskania, skoro wspominany już Ostroruk w słynnym memoriale o urządzeniu Rzeczypospolitej, 2 poł. XV wieku, rolą przedmurza pełnioną przez Polskę uzasadniał odmowę wnoszenia papieżowi jakikolwiek opłat. Albowiem rozsądek i sprawiedliwość nakazują iżby nie nie ich kraj, który osłania nie tylko siebie, uiszczał lecz i Śląsk, Morawy, Czechy oraz prawie całe Niemcy przeciw Turkom czy Tatarom nawet przeciw Moskwie czy Wołochom. Zatrzymanie do dyspozycji króla polskiego Annat sum wnoszonych przy otrzymywaniu sakrybiskupii, jest wprost niezbędne dla państwa leżącego na skraju państw chrześcijańskich, któremu brak pieniędzy na obronę sprawiedliwości i utrzymanie spokojności domowej. Tymi samymi zresztą argumentami, potrzebą funduszy na walkę z Turcją oraz z tatarskim Krymem, motywował i Zygmunt i Jagiellończyk nie święto oraz Annat do Rzymu, ostatecznie przestano je składać dopiero w 1565 roku. Uszczuplanie, i to poważne, Dochodów papiestwa przez Polskę odbywało się więc pod osłoną hasła o przedmurzu. Równocześnie przypominano, że ci, którzy popierają krzyżaków, działają na szkodę polskiego antemurale, a tym samym i całej chrześcijańskiej Europy. Mówiło o tym obszernie w roku 1504 poselstwo polskie przybyło do Rzymu na czele z biskupem Razmem Ciołkiem. Jeśli papież nie okaże Polsce pomocy... Popadnie ona w zależność od pogan, wtargną oni bowiem i do innych ziem, w tym i do Niemiec, dla których państwo polskie stanowi przedmurze. W tym samym duchu była utrzymana antyturecka, i po części antykrzyżacka, mowa ciołka na Sejmie Rzeszy w Augsburgu, 1518. Ogłoszona drukiem została uznana za arcydzieło kunsztu oratorskiego. Ten sam motyw. Bronimy całej chrześcijańskiej Europy, a zwłaszcza Niemcy przed najazdami Tatarów, był zawarty w wystąpieniach prepozyta wileńskiego Wawrzyńca Międzylewskiego i arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego na Soborze Łateraneńskim, 1514. W poetyckiej formie przekazał go Mikołaj Schusowa w poemacie o Żubrze, 1524, wskazującym na osamotnienie Polski w walce z Turkami. Inne państwa chrześcijańskie, powodowane zaślepionym i zbrodniczym egoizmem, wbijają już w plecy swoim obrońcom, była to wyraźna aluzja do krzyżaków. Poemat Hussowczyka apelował o solidarne wsparcie przez Europę jej najdalej wysuniętego bastionu. O Królestwo Sarmackie, przedmurze chrześcijaństwa, jego zaporo i obrono od wrogów, pisał w roku 1521 Jodok Ludwig Decjusz ubolewając, że kiedy Polska zatrzymuje swą piersią ataki najgorszych nieprzyjaciół, nie brak takich, co przez intrygi dążą do jej zguby i nasyłają na nie najgorszych wrogów w chrześcijaństwa. Do powyższej argumentacji będą, mniejsza z tym, w jakim stopniu świadomie nawiązywać polscy dyplomaci XVII stulecia. Sławę Polski jako przedmurza upowszechnią jednak w Europie przede wszystkim obcy pisarze. Początek dał temu Kalimach. Filip był nadcorsi, dyplomata i humanista włoski, który popadłszy w konflikt z papieżem Pawłem II znalazł w Polsce, od 1470 roku, schronienie przed jego gniewem. Tu zyskał wysoką protekcję, bo samego Kazimierza Jagiellończyka, na jego też polecenie Kalimach jeździł w misjach politycznych do Rzymu i Wenecji. Giętki dyplomata nie wahał się w pewnych okresach doradzać królowi zawarcie przymierza z Turcją przeciwko panującemu na Węgrzech Maciejowi Korwinowi. Mimo to jednak wybierał się w roku 1490 na kongres antyturecki do Rzymu, przypuszczalnie w związku z tym napisał mowę do papieża. W sprawie wypowiedzenia wojny Turkom. Kalimach zawarł w niej ostrą krytykę planów Ligi Antytureckiej które określił jako utopijne i niemożliwe do realizacji jedynie tak potężne państwo jak Polska pod rządami Jagiellonów byłoby w stanie im się przeciwstawić ze względu m.in. innymi na swą walkę z Tatarami stanowi ona zamek i bastion naszej religii i religionis nostra arcset propugnaculum tak więc papiestwo popełniło błąd nie doceniając tego kraju oraz popierając Krzyżaków i Króla Węgier, Macieja Korwina, znowu ten sam argument przedmurza na użytek antykrzyżackiej polityki Jagielonów. Mowa Kalimacha ukazała się drukiem dopiero w roku 1524. Nie mógł jej przeto znać głośny humanista niemiecki, Sebastian Brandt, już w roku 1498 nazywający Polskę Bastionem Europy. Nie sięgali też do Kalimacha dwaj, inni wybitni luminarze kultury europejskiej, Nicolo i Erasm z Rotterdamu, którzy parę lat wcześniej pisali o Polsce jako obrońcy chrześcijaństwa. Zasługi wojsk nie tylko polskich, ale i węgierskich w obronie Zachodu przed Tatarami podnosił w rozważaniach nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu I Iwyt, 1531. Czytamy tam, iż zdarzają się wielkie najazdy Tatarów, które odpierają skutecznie Węgrzy i Polacy. Narody te często się chwalą, że gdyby nie ich oręż, Włochy i Kościół doświadczyłyby wielokrotnie ciężaru tatarskich chort. Zarówno nieco sceptyczny ton tej notatki, jak i brak wzmianki o przedmurzu. Historycy włoscy tłumaczą wspomnianymi już przez nas rozbieżnościami dzielącymi papieski rzym od Krakowa oraz faktem Iż na Półwyspie Apenińskim nie uznawano wojen prowadzonych przez Polskę z Moskwą za godne miana krucjat. O wiele mniej powściągliwie wypowiadał się na ten temat Erasm z Rotterdamu. W liście do krakowskiego patrycjusza Deciusza, 1523, cławił on liczne i wspaniałe zwycięstwa, odniesione przez Zygmunta i Jagiellończyka w walce z Tatarami oraz Moskwą. Zdaniem razma, nikt nie jest w stanie lepiej od tego króla bronić granic chrześcijańskiego świata. W mowie pochwalnej na cześć małżeństwa Zygmunta Starego z barbarą zapolą poeta niemiecki Eobanus Hessus nazwał Polskę opiekunką Chrystusowego Krzyża, któremu zagrażają nie tylko Tatarzy i Wołosi, lecz również i Moskwa. Jean Monluc, forsujący kandydatury wale, zego na tron Rzeczypospolitej, Nazwał ją najobronniejszym zamkiem i najbezpieczniejszym przedmurzem całego chrześcijaństwa. Tę samą opinię wyrażał karwinista Krzysztof Trecy, 1574, określający Polskę mianem niezłomnego muru całej Europy. Pochwała polskiego bastionu chrześcijaństwa była ponad podziały wyznaniowe ówczesnej Europy, skoro w roku 1556 Filip Melanchton, Jeden z przywódców reformacji oraz najbliższy współpracownik Lutra, pisał do Zygmunta Augusta, że Polska zasługuje na szczególną wdzięczność Europy. Gdy bowiem Niemcy oraz Francja zajęły się zbrojną rywalizacją o Włochy, państwo polskie stanowi od pięciuset, sic, lat mur obronny, chroniący Europę od najazdu Tatarów, w roku 1573 nasi posłowie którzy przyjechali do Paryża, mogli na wzniesionej z tej okazji bramie triumfalnej oglądać napis sławiący ich ojczyznę jako najsilniejszą twierdzę, która broni całej Europy przeciwko barbarzyńcom. W roku 1589 Luterański pedagog Jan Rabinski ogłosił w Gdańsku mowę, w której czytamy Iż Polska przez całe wieki była dla pozostałej Europy przeciw tureckim i tatarskim najazdom przed murzem i obroną. W tymże samym roku współwyznawca Ryblińskiego, poeta Andrzej Schoneus w o pokoju sarmackim, Depacy Sarmatica, pisał, że Polska leży na krańcach świata chrześcijańskiego, dalej Bogu czci nie oddaje nikt. Powstrzymuje ona i odpiera nieokiełznanych Tatarów, Moskala i silnego Turczyna. Stanisław Kot wydobył z rękopisów niemieckich pieśń proroczą o Polsce 1613, przedstawiającą nasz kraj jako jedynego i najlepszego obrońcę Niemiec przed kordami Tatarów, najazdem Moskali, przede wszystkim zaś inwazją turecką. Zdaniem anonimowego autora pieśni. Właśnie Sarmaci tworzą mur chroniący cesarstwo oraz całą kulturę zachodnią. Z kolei ma Sully, on dziś najbliższy współpracownik Henryka w wielkim planie pokojowej przebudowy Europy, który przypisywał zmarłemu, 1610, królowi, nazywał Polskę przed i bastionem Niemiec od strony Turcji, Moskwy i Tatarów. Te samą rolę miały, według Sully'ego, spełniać Węgry. Zaproponaculum Totius Christianitatis. Twierdzę całego chrześcijaństwa, uważał ją także ariański dziejopis Andrzej Lubieniecki. Przykłady można by mnożyć, ale nie o ich enumerację przecież idzie. Istotny jest fakt, iż wśród ówczesnej elity europejskiej utrwaliło się przekonanie, że Polska stanowi bastion i przedmurze całego chrześcijaństwa. O ile jeszcze wypowiedzi Erasma z Rotterdamu dałoby się po części złożyć na karp humanistycznej przesady. Chojnie zresztą przez adresatów jego listów opłacanej. O tyle już głosy niemieckich i angielskich poetów czy francuskich polityków dźwięczą dość szczerze. Krzysztof Marlowe w Sztuce Poświęconej Nocy Świętego Bartłomieja, Demas Sacre of Paris, pisał, iż Polacy to mężny naród, obarczony największymi w społeczności chrześcijańskiej wojnami, do których zaliczał przede wszystkim zmagania z Turcją. Opinia Józefa Du dutremblej, głośnego kapucyna, dyplomaty, iż Polska stanowi wał ochronny chrześcijaństwa, musiała brzmieć przekonywająco dla ludzi, którzy świeżo odkryli jej obecność we wspólnocie państw europejskich. I to od razu jako mocarstwa leżącego gdzieś na krańcach cywilizowanej i chrześcijańskiej części kontynentu, a więc z natury rzeczy spełniającego rolę wału obronnego całej Europy. Nieufne stanowisko Rzymu. Nie dla wszystkich jednak formuła, Polska przed Murzem, stanowiła odpowiedź na pytanie o jej miejsce na mapie oraz o rolę odgrywaną w życiu politycznym kontynentu. Dyplomacja papieska bowiem przez cały XVI wiek przyjmowała to hasło z daleko posuniętą nieufnością. Prawdą jest, że termin przed przedmurze padał od czasu do czasu z ust wysłanników papieskich bawiących w Polsce używano go jednak bez większego przekonania, w czysto taktycznych celach. Tak więc przybyły w okresie pierwszego bez 1573, Nunc już Franciszek Komendone. Pragnąc zachęcić szlachtę do obioru katolickiego władcy, tłumaczył jej, że jedynie taki król jest w stanie zabezpieczyć to przezacne i zawsze za całego chrześcijaństwa, przedmuże uważane królestwo przed atakiem pogan czy też heretyków. Pomysł ten mógł zresztą komendone zaczerpnąć z listu innego dyplomaty rzymskiego, Annibala Caro, który już wcześniej nazywał Polskę i Kryptianita. Na ogół jednak Rzym w dalszym ciągu używał wobec władców Polski terminu przedmurze w charakterze swego rodzaju wymówki. Choć uważacie się za bastion chrześcijaństwa na wschodzie Europy, to nie spełniacie związanych z tym zaszczytnym tytułem obowiązków. Należała do nich aktywna walka z wysoką portą. Tymczasem państwo polskie, jak mogło, tak starało się uchylić od bezpośredniego konfliktu z groźnym południowym sąsiadem, a nawet w roku 1489 podpisano pierwszy chyba traktat pokojowy polsko-turecki. Hamująco działała pamięć o pamiętnej straszliwej klęsce pod warną 1444. Kiedy to jedyny raz w naszych dziejach sam król polski, i węgierski, poległ na polu bitwy. Wraz z nim zginęła również spora garść polskich rycerzy. Dopiero jednak niefortunna wyprawa Jana Olbrachta na Mołdawię miała utrwalić w świadomości historycznej, mocno zresztą przesadzoną, relację o polskiego rycerstwa, jakiej dokonały tam połączone oddziały tureckie. Włoskie i tatarskie za króla Olbrachta wyginęła szlachta. U genezy wyprawy leżało wcześniejsze zdobycie przez Turków dwóch miast, mianowicie Kili nad ujściem Dunaju i Białogrodu położonego ujścia Dniestru. W ten sposób wysoka porta uzyskiwała bezpośrednie połączenie lądowe z Tatarami, zamieszkującymi stepy nad Morzem Czarnym. Ich najazdy dawały się dotkliwie we znaki południowo-wschodnim kresom państwa polskiego którego władcy postanowili pokusić się o odzyskanie Kili i Białogrodu dla swego lennika, jakim był gospodar mołdawski, Stefan. Kiedy jednak w roku 1497 pospolite ruszenie, pod wodzą Jana Olbrachta, dotarło pod stolicę Mołdawii, w Słuczawę, wiarołomny lennik zmienił front i wystąpił przeciwko Polakom. Jego wojska, w których, o czym już wspominaliśmy, Sporą część stanowili Turcy i Tatarzy, uderzyły na pospolite ruszenie koło miasteczka Koźmin, na Bukowinie. Późniejsza legenda wyolbrzymiła nie tylko poniesione straty, ale i sam przebieg bitwy, Wołosi mieli jakoby podciąć drzewa, które padając na maszyrujące wojska, zadały im straszliwe straty. Ponieważ nikt nie miał wątpliwości, iż za hospodarem Stefanem stoi wysoka porta. Bukowińską klęskę uznano niemalże za drugą warnę w naszych dziejach. Ośmielona nią Turcja wystąpiła przeciwko Polsce z podniesioną przyłbicą, posyłając w roku 1498 swe wojska w głąb naszego kraju. Wiosną wpadły one wraz z Tatarami na Podole i Ruś Czerwoną, jesienią zaś Turcy złupili okolice Lwowa. Mimo to Polska nie dała się wciągnąć do wielkiej ligi anty-tureckiej. Jaką dyplomacja wenecka, na spółkę z Rzymem oraz Węgrami, starała się w roku 1500 zmontować? Na Dworze Krakowskim uważnie śledzono te poczynania, nie szczędząc zapewnień i sympatii dla takiego przedsięwzięcia, ale czuwano nad zachowaniem pokoju z Turcją. Jan Olbracht oraz jego następcy zdawali sobie sprawę, Iż wielka porta stanowi olbrzymią potęgę militarną, której usunięcie z Bałkanów mogłoby się powieść tylko koalicji wszystkich potęg Europy. O odzyskaniu grobu Chrystusa nikt już na serio nie myślał. Dwór krakowski potrafił zresztą zręcznie wykorzystać obawy Turcji przed powstaniem takiej ligi, do której miałaby się dołączyć również i Francja. Choć Jan Olbracht uzyskał z Rzymu subwencje kościelne na obronę państwa przed najazdami tatarskimi i tureckimi, to niemalże równocześnie zawarł z wysoką portą rozejm, zaprzysiężony przez sultana Bajezida 2 19 lipca 1501 roku. Przewidywał on wykupi i zwolnienie jeńców oraz nawiązanie stosunków handlowych. O Kili i Białogrodzie oraz usunięciu Tatarów ze stepów czarnomorskich nie było więcej mowy. Rozejm z roku 1501 został w roku następnym prolongowany na dalszych pięć lat, co położyło na pewien czas kres wielkim najazdom tureckim na południowe ziemie Rzeczypospolitej. Przedłużano go również i w późniejszych latach, przy czym w dokumentach tych dość często zobowiązywano się być dla przyjaciół drugiej strony przyjaciółmi, dla nieprzyjaciół nieprzyjaciółmi. Polska nie zmieniła swej polityki wobec wysokiej porty. Mimo dalszej ekspansji tureckiej na Bałkanach. W roku 1521 padł Belgrad, w pięć lat później zwycięska dla niej bitwa pod Mochaczem, w której poległ inny z Jagielończyków, Ludwik, umożliwiła Turcji zawładnięcie częścią Węgier. Marcin Kromer pisał zresztą, 1548, że gdyby Ludwik usłuchał rad swego stryja, króla polskiego, i przyjął pokój proponowany mu przez Turków, żyłby, być może dotychczas, nie byłby, zgubił wraz z sobą także Węgier obronnego przed chrześcijańskich królestw. W roku 1529 wojska tureckie po raz pierwszy obiegły Wiedeń. Pomimo to w cztery lata później dochodzi do zawarcia pokoju pomiędzy Polską a Turcją, który miał obowiązywać na czas życia podpisanych pod nim władców. Jeśli Polska nie dała się wciągnąć do montowanej przez papiestwo koalicji antytureckiej, to, obok pamięci o druzgoczących klęskach pod Warną i Mochaczem, czy o nieudanej wyprawie na Bukowinę, przyczyny sprawczej należy upatrywać również w silnym zaangażowaniu państwa polsko-litewskiego na północy, walki z zakonem krzyżackim oraz na wschodzie konflikty z Moskwą. Z kolei Europa Zachodnia skierowała swą uwagę ku świeżo odkrytym kontynentom, Ameryce i Azji. Przed szukającymi przygód i złota konkwistadorami, jak i poszukującymi nowych wyznawców misjonarzami otwierały się tam perspektywy o wiele wdzięczniejsze od wojny ze znakomicie uzbrojoną Turcją. Już od połowy piętnaście stulecia w skłóconej politycznie Europie jedność świata chrześcijańskiego stawała się coraz bardziej iluzją. Choć od upadku Konstantynopola, 1453, niemal bez przerwy rozprawiano o powołaniu Ligi Antytureckiej, wszyscy starali się uchylić od udziału w tym związku. Co więcej, wiele państw położonych na Półwyspie Apenińskim upatrywało w porcie raczej potencjalnego sojusznika niż wroga. Wybitny znawca dziejów europejskiego odrodzenia, Jakub Burckhardt, napisał kiedyś, że nie ma tu prawie znaczniejszego państwa, które by kiedyś nie sprzymierzało się w niecny sposób z Mahometem II i jego następcami przeciw innym państwom włoskim. Wenecja ukuła nawet teorię, iż utrzymanie jej posiadłości stanowi dobrodziejstwo dla całego chrześcijaństwa, jest to zaś możliwe jedynie dzięki pokojowi z Turcją. Wśród mieszkańców najjaśniejszej republiki krążyło zresztą powiedzenie, siamo przecinek poichristiani. Najpierw jesteśmy Wenecjanami, a dopiero następnie chrześcijanami. Również i niektórzy papieże nie okazali się pod tym względem lepsi, skoro Aleksander VI popierał w Konstantynopolu zabiegi lodowico Moro, nakłaniającego Turków do najazdu na Wenecję, 1498, za co mu ta ostatnia zagroziła soborem. Widać tedy że osławione przymierze Franciszka i z Solimanem II nie było czymś nowym czy niesłychanym, pisze Burckhardt.10 Zanim je jednak zawarto, 1535, wcześniejszy powód do zgorszenia dał cesarz Maksymilian i 1508-1519. Unikał on wojny z Turcją w sposób tak jawny, że nie uszło to uwagi współczesnych którzy piórem autora pamiętników i Janczara dawali wyraz swemu oburzeniu pisząc, iż król rzymski w niemieckich ziemiach z swym rycerstwem. Nic nie mają przeciw poganom. Nie było traktatu, gdzieby nie zapewniano o chęci Maksymiliana do niezwłocznego podjęcia walki z wysoką portą. Lektura tych utworów nasuwa jednak skojarzenia z operą, w której wszyscy długo śpiewają ach! Spieszmy się, spieszmy, lecz nikt nie rusza się ze sceny. Inny z cesarzy, I, zawarł w roku 1562 układ pokojowy z sułtanem na lat osiem. Najdalej szła Francja, uważająca utrzymywanie dobrych stosunków z Turcją za niezbędne dla zachowania równowagi europejskiej oraz widząca w wysokiej porcie naturalnego sojusznika przeciwko ekspansjonistycznej polityce Habsburgów. W pierwszej połowie XVI wieku królowie francuscy nie zawahali się nawet przed zawarciem przymierza wojskowego ze Stambułem. Ku oburzeniu wielu katolików, zdarzało się i tak, że obie floty, francuska i turecka, wspólnie atakowały posiadłości habsburskie na Morzu Śródziemnym czy we Włoszech, jak to miało miejsce między innymi w latach 1536. 1537 oraz 1543, 1544 i 1552, 1555. Nic przeto dziwnego, iż jeden z przeciwników kandydatury Walezego na tron polski pisał, iż król francuski Turekom, nie chrześcijanom, rad przymierze chował, za czym Turek ich państwa pod moc swą hołdował. Od króla francuskiego, a nawet i od cesarza, Różniło jednak Zygmunta i starego wcześniejsze o dwa lata, niż to był uczynił Franciszek i zawarcie układu z sułtanem. Franciszek i nie deklarował przy każdej okazji, jak to czynił Zygmunt i, że najdroższe mu są zbawienie i pokój Rzeczypospolitej Chrześcijańskiej, nad którą nic wyżej stawiać nie należy. W tej sytuacji negatywne reakcje Rzymu były łatwe do przewidzenia. Warto przypomnieć. Że nie tak znowu dawno, bo w roku 1529, za wspomaganie Jana Zapolli, a więc pośrednio i sułtana, z którym król węgierski był związany, Rzym wystosował do Krakowa bardzo ostre monitorium. Obarczając winą kanclerza, arcybiskupa Gnieźnieńskiego i prymasa zarazem, Jana Łaskiego, papież Klemens VII nazywał go w tym dokumencie zdrajcą, bratem Judasza. Arcybiskupem z nazwiska, arcediabłem w rzeczywistości. Skoro takimi epitetami za pojednawczą postawę wobec Turcji obrzucono najwyższego pokrólu dygnitarza i kościelnego zwierzchnika przedmurza, nic dziwnego, że i traktat z roku 1533, odnowiony zresztą w roku 1553 i 1564, mógł liczyć w stolicy papiestwa tylko na jak najgorsze przyjęcie. Dyplomaci Zygmunta i Jagielończyka daremnie przypominali, że nikt nie powinien z tego powodu czynić Polsce zarzutów, gdyż o pokój z wysoką portą zabiegają także Francja, Wenecja, a nawet sam cesarz i papież. W mowie pogrzebowej Stanisława Orzechowskiego, poświęconej Zegmuntowi i czytamy, iż król ten nie miał innego wyjścia, skoro na próżno liczył na pomoc sąsiadów i dalszych ludów. Cóż innego miał do zrobienia? Był sam. Nikt nie szedł mu na pomoc. Znikąd nie było nadziei. Wolał więc zawrzeć ów pokój, zamiast wdawać się w niebezpieczną wojnę z groźnym sąsiadem, jak to uczynili władcy Węgier. Nie byłoby mochacza, pisał Dantyszek, gdyby Ludwik nie poszedł za nierozsądnymi radami swych doradców. Podobne argumenty znajdujemy również w mowie Marcina Kromera poświęconej Zygmuntowi i Zdaniem autora Król ten nie tyle obawiał się wyprawy przeciwko barbarzyńcom i zawziętym wrogom chrześcijańskiego imienia, ile słusznie oceniał siły swoje i Turków. Król sądził bowiem, iż nie zdoła sam pokonać tak potężnego wroga, który miał pod swym panowaniem znaczną część Azji, Afryki i Europy. Wysoką portę mogłyby zaś zwyciężyć jedynie połączone siły najpotężniejszych władców chrześcijańskich. Wszystkie te argumenty nie trafiały jednak do przekonania papieskiej dyplomacji. Włosi XVI wieku mogli, pisze Santegra, ciotki, zrozumieć neutralistyczną politykę polską, ale nie mogli przyznać Polsce prawa do miana przedmurza antytureckiego. Jedenaście sama walka z najazdami niewiernych, w postaci Tatarów, nie stanowiła w oczach rzymskich dyplomatów dostatecznego i przekonywającego dowodu na poparcie tej tezy. Dwór krakowski starał się więc podbudować ją faktem prowadzenia wojen przeciwko Wołochom, a przede wszystkim ciągłymi konfliktami z Moskwą. Wzrost potęgi tego państwa, jaki nastąpił w drugiej połowie XV wieku, stwarzał stałe zagrożenie Wielkiego Księstwa Litewskiego od wschodu. Moskwa dość konsekwentnie bowiem dążyła do przejmowania ziem ruskich wchodzących w skład Wielkiego Księstwa. W konfliktach militarnych. Jakie wybuchały od roku 1492 korzystała ona z jednej strony z pomocy tatarskiej, a niekiedy nawet i cichego wsparcia Turków oraz Krzyżackiej, z drugiej zaś z dyplomatycznej osłony Habsburgów. W ten sposób państwo polsko litewskie znalazło się w kleszczach, co musiało poważnie zaniepokoić Kraków, tym bardziej że akcja zbierania ziem ruskich przyniosła Moskwie poważne nabytki terytorialne. Uzyskane kosztem Litwy. Ponieważ w wyniku zawartej w roku 1386 Unii Król Polski był zarazem wielkim księciem litewskim, wciągnęło to państwo Polskie do prowadzonych na wschodzie Europy wojen. Toczyły się one początkowo w basenie Dniepru, zwłaszcza w rejonie Smoleńska, który w roku 1514 odpadł od Litwy. Następnie zaś przeniosły się na teren Inflant, a więc w baseny Dźwiny. Po sekularyzacji istniejącego tam państwa kawalerów mieczowych, jego wielki mistrz, Gotthard Kett, Tler, złożył hołd Polsce. Z pretensjami do Inflant wystąpiła jednak również i Moskwa, co dało początek kolejnej wojnie polsko-litew, sko-moskiewskiej, trwającej tym razem aż 7 lat, 1563-1570. Zawarty w Szczecinie pokój. 1570 nie zapobiegł rozpętaniu na nowo wojny o inflanty, którą prowadził Stefan Batory z Carem Moskiewskim Iwanem IV Groźnym. Zakończył ją rozejm zawarty w roku 1582 m.in. za pośrednictwem przysłanego z Rzymu Mediatora w osobie Jezuity Antoniego Postsevina, zarówno na Węgrzech, jak w Austrii, Wenecji. Hiszpanii czy Rzeczypospolitej często i chętnie skarżono się na złą wolę i obojętność innych państw niezaangażowanych bezpośrednio w walkę z wysoką portą. Specyfiką polskiego przedmurza był na tym tle zarzut, iż inne potencje udzielają wsparcia schizmatyckiej Moskwie. Do przytaczanej już wypowiedzi historyka, Decjusza dołączamy opinię poety Marcina Bielskiego. Za nami jak za murem drudzy pokój mają a wżdy im to niewdzięczno, o naszym złym radzą. Kanclerz Jan Łaski w rozmowie z jednym z weneckich dyplomatów, 1513, przypominał, wy to panowie za Polską jak za murem siedzicie, bo Polacy bronią was od Tatar i od Moskwy. Bielski zaś wytykał Niemcom, że choć państwo polskie stanowi ich mur, daj Boże nieprzełomiony. Broń skuteczną i straż przed inwazją Turków czy Tatarów, to mieszkańcy cesarstwa wolą walczyć z sobą sami, niż by ciągnąć mieli, napogany z nami. W roku 1539 Zygmunt i Stary tłumaczył księciu Albrechtowi Pruskiemu, że Królestwo Polskie tworzy najskuteczniejszą osłonę Niemiec przed inwazją islamu, propugnaculum etante murale. W tymże samym roku kanonik warmiński. Eustachy Knobelstorf pisał, iż droga Turków do Niemiec prowadzi nie przez Wiedeń, lecz w wie Kraków oraz Gdańsk. Stąd też w ich interesie leży udzielenie Polsce wszechstronnej pomocy. Europa Zachodnia winna ją wesprzeć jako strażnika zachodniej cywilizacji. Po zajęciu Polski ziemie cesarstwa wpadną w ręce sułtana niczem dojrzałe jabłko. Po wiekach trudno orzec, w jakim stopniu sami Polacy wierzyli. Iż bez szlacheckiego przedmurza chrześcijaństwa czambuły tatarskie istotnie zalałyby Śląsk, Saksonie czy Brandenburgie, na ile zaś odwoływali się do tak silnego od czasów średniowiecza strachu przed Tatarami, który dotarł aż na tren. Działanie na szkodę polskiego przedmurza najbardziej miano na złe cesarzowi, gdyż ten mienił się być przecież świeckim obrońcą całego chrześcijaństwa. Podobnie jak Wenecja. Austriaczy Węgry czuły się oszukane oraz zawiedzione poparciem, jakiego Walezjusze udzielali wysokiej porcie, tak Kraków było oburzony zabiegami Habsburgów o sojusz z Moskwą, w której również i papiestwo upatrywało przyszłego członka katolickiej wspólnoty narodów. Dlatego z takim naciskiem starano się na europejskich dworach przypominać, iż Polska prowadzi na wschodzie wojnę w interesie całej Rzeczypospolitej tej chrześcijańskiej. Świadczą o tym wymownie przytaczane już przez nas opinie Jana Ostroroga. Musiały się one spotkać ze sceptycznym przyjęciem, skoro Kalimach uznał za stosowne podjąć polemikę z tymi, którzy publiczną obronę wszystkich chrześcijan, podejmowaną przez Polaków, przedstawiali jako walkę prowadzoną wyłącznie w obronie ich własnych granic. Włoski autor pisał, że gdyby tak nawet i było, to przecież nie sposób wymagać, aby ten kto zamierza pomagać drugiemu, nie myślał zupełnie o sobie. Rzeki, słońce czy księżyc też służą z korzyścią wszystkim, mimo że działają zgodnie z prawami natury. Podobnie i nadzwyczajna gotowość Polaków do obrony chrześcijaństwa przynosi pożytek całemu światu chrześcijańskiemu. Przekonanie to odnajdujemy w wypowiedziach wielu naszych dyplomatów, pisarzy i władców. Donosząc 25 stycznia 1515 roku papieżowi Leonowi X. Zwycięskiej dla wojsk polskich bitwie potorszą 1514 Zygmunt i Jagiellończyk chętnie przypominał iż Polska sama toczy wojny nie tylko przeciwko Turkom, Tatarom oraz innym Scytom z Zadonu, ale i przeciw wielkiemu księciu moskiewskiemu, tyranowi sarmacko-azjatyckiemu, bluźniercy, schizmatykowi Działającemu na zguby kościoła rzymskiego. Król Polski podkreślał, iż nie czyni tego we własnym lub państwa swego interesie, ale dla dobra całej chrześcijańskiej Rzeczypospolitej. O tym samym polski dyplomata, Ciołek, starał się przekonać cesarza Maksymiliana w roku 1518. Gdy papież Leon X wystąpił w tymże roku z kolejnym, bardzo konkretnym projektem krucjaty antytureckiej tak zwany świętego Związku, Zygmunt i oświadczył, że od dawna pragnął zorganizowania takiej wyprawy krzyżowej. Może się jednak do niej przyłączyć nie wcześniej, aż Polska upora się z Tatarami, Moskwą oraz innymi jej wrogami. Wówczas, jeśli taka koalicja istotnie powstanie i król Polski spełni swój obowiązek, nie chcąc pozostać w tyle za innymi władcami chrześcijaństwa. Z kolei najpopularniejszy chyba wśród szlachty pisarz polityczny, Stanisław Orzechowski, w przytaczanej już mowie ku czci Zygmunta i stwierdzał, iż wszystkie wojny, jakie zmarły król prowadził, miały na celu obronę religii chrześcijańskiej przeciw Tatarom i Turkom, a przeciwko Moskwie i Wołoszczyźnie imienia Rzymskiej Stolicy Świętej, której te ludy są zaciętymi wrogami wskutek sporu pomiędzy Grekami a Rzymem. On jeden walczył z całą Azją nie dla powiększenia swego królestwa, lecz dla jego utrzymania, nie dla własnej zachcianki, lecz w obronie wiary chrześcijańskiej. W roku 1553 Marcin Kromer przypomniał w Rzymie, że Polska jest zewsząd otoczona przez niewiernych, z którymi toczy nieustanne wojny w obronie całego chrześcijaństwa. Przykłady i tym razem można by mnożyć, wynika z nich jasno, iż Dwór Polski. Uznając sam termin przedmurze za niesłychanie z wielu względów pożyteczny, nie miał zamiaru z niego zrezygnować. Równocześnie Kraków, uzależniając swe przystąpienie do koalicji antytureckiej od zgody wszystkich państw chrześcijańskich oraz ich poparcia w walce z Moskwą i Tatarami, stawiał warunki niemożliwe do realizacji, z czego na Wawelu musiano zdawać sobie sprawę. Ostatni z Jagiellonów orientował się też dobrze w nastrojach panujących wśród szlachty, która za jedną z głównych podstaw polskiej polityki zagranicznej uznawała utrzymanie trwałego pokoju z wysoką portą. Dawano temu wyrawmowie i piśmie, na Sejmie 1555 roku dały się słyszeć głosy, iż Turcy nie zastawiają na Polskę jak inni sąsiedzi odwiecznych. Sideł Czemuż za cudze korzyści w krwawe walki z odwiecznym nieprzyjacielem wdawać się mamy? Do podobnych argumentów sięgnie w 20 lat później Stanisław Sarnicki, starając się zachęcić szlachtę do obioru Stefana Batorego. Król ten, zdaniem autora rozważań o wojnie tureckiej, de Bello Turcico deliberatio 1575, jest w stanie uchronić od niej szlachecką Rzeczpospolitą. Dynastia Habsburgów pragnie natomiast wplątać Polskę w groźny konflikt z Oto, mańską portą. Tymczasem nie tylko Francja, ale i inne państwa zachodniej Europy utrzymują z nią stały pokój. Wenecja po trzech latach wojny podjęła pertraktację, również i Rzeczpospolita nie powinna łamać układów zawieranych od dawna ze swym groźnym sąsiadem. Mogłoby to bowiem doprowadzić do takiej klęski jaką poniósł podwarną król Władysław Jagiellończyk. Sfery kierownicze państwa polskiego nie tylko zabezpieczyły się od strony Turcji serią stale odnawianych rozejmów i układów, ale i prowadziły ze światem islamu pertraktacje w sprawie współdziałania przeciwko Moskwie. W roku 1552 rozmowy na ten temat toczono z Tatarami, w trzy lata później poseł Polski, Mikołaj Brzeski, Wystąpił w Stambule z propozycją zawarcia sojuszu antymoskiewskiego. Przykujący się wówczas do wyprawy na Węgry i wojnę z cesarzem Maksymilianem Sultan Soliman wspaniały udzielił jednak niewiążącej i wymijającej odpowiedzi. W roku 1559 z podobną inicjatywą wystąpiła Turcja, przysyłając w tej sprawie posła poturczeń, Ibrahima Beja, Joachima Strasza. Chodziło m.in. o przepuszczenie wojsk tureckich idących na Moskwę przez terytorium polskie. Również i te pertraktacje nie przyniosły praktycznych rezultatów. Prowadzono je w ścisłej tajemnicy bardziej z obawy przed zbliżeniem chabs polsko-moskiewskim, które musiałoby być prostą konsekwencją sojuszu polsko-tureckiego niż w strachu przed ewentualnym skandalem. Jaki mogłoby wywołać łączenie się z niewiernymi dla zwalczania państwa schizmatyckiego, ale bądź co bądź chrześcijańskiego? Dwanaście do sojuszu tego rodzaju ówczesna Europa, głównie dzięki Francji, zdążyła już bowiem przywyknąć. Ciągła aktualność pojęcia antemurale miała wynikać z oporu, jaki państwo polsko-litewskie stawiało ekspansji Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Polityczny cel takiej argumentacji był jasny, chodziło o zdobycie, jeśli nie poparcia, to przynajmniej rzeczliwej neutralności innych państw europejskich w walce z Moskwą. Skoro apelowano do Zachodu Europy w imię Solidarności, jaka winna łączyć wspólnotę chrześcijańską, to należało dowieść, iż Rosjanie są tylko formalnie wyznawcami tej samej religii. W okresie kiedy dość często utożsamiano władców z ich poddanymi, pozostawanie pod urządami barbarzyńskiego i pogańskiego króla wyłączało ludność tego kraju z grona narodów chrześcijańskich. Nic więc dziwnego, iż Pius II w słynnym liście do cesarza tureckiego Mahometa II, który chwalił się, że panuje także nad chrześcijanami nieeuropejskimi, określał ich wręcz jako fałszywych wyznawców tej religii. W Polsce z kolei niektórzy, czynił to między innymi poeta Mikołaj Semprzażyński, obok pogan w postaci Turków czy Tatarów, wymieniali półpogan, jakimi mieli być mieszkańcy Moskwy. Już pod koniec XV wieku jeden z naszych poetów błagał Boga o pokój od pogan, Turków, Moskwy i Tatarów. Z przytaczanych opinii humanistów niemieckich wynika, Iż uważali oni Polskę za przedmurze cywilizacji europejskiej również i w stosunku do Rosji. Jak wiadomo, zarzut barbarzyństwa wysuwany na zachodzie kontynentu pod adresem mało tam przecież znanych mieszkańców Moskwy utrzymywał się aż do reform Piotra Wielkiego. Nie spotykano ich na cieszących się największą sławą uniwersytetach, zrazu włoskich, następnie również niemieckich, szwajcarskich i holenderskich. Nie posługiwali się w piśmiennictwie naukowym czy pracach teologicznych łaciną, znajdowali się poza ogólnoeuropejskim rynkiem książki, nie docierały tam najwybitniejsze dzieła ówczesnej literatury. Na podkreślenie zasługuje jednak, iż w polskich wypowiedziach o Rosji problem pozostawania jej poza obrębem ogólnoeuropejskiej wspólnoty kulturalnej zajmuje stosunkowo niewiele miejsca. Choć przedmurzu przyznawano funkcje obronne także wobec wschodniego sąsiada, nie oznaczało to bynajmniej stawiania znaku równości między polskim antemurale a forpocztą kultury łacińskiej. Na plan pierwszy, obok różnic wyznaniowych, wybijały się natomiast kontrasty ustrojowe. Rzeczpospolita była w naszej literaturze politycznej przedstawiana jako bastion wolności chroniący Europę przed despotyzmem azjatyckim i to zarówno w jego turecko-tatarskim, jak i moskiewskim wydaniu. Rosja miała leżeć poza obrębem nie tylko katolicyzmu, ale i strefy wolności. Zygmunt August, proponując w grudniu 1569 roku Elżbiecie angielskiej sojusz antymoskiewski, Powoływał się na wspólnotę interesów władców chrześcijańskich, a Iwana Groźnego określał jako barbarzyńskiego i okrutnego przeciwnika. Wszystkich narodów i ludów oraz nieprzyjaciela wszelkiej wolności. Jeśli tylko uzyska on dostawy broni z zachodu wszystko najedzie i rozgrabi i, Boże nas chroń, całe chrześcijaństwo strasznymi klęskami rozgromi, pisał ostatni z Jagielonów. Na próżno też w maju roku 1570 Wenecja zwróciła się do niego z gorącym apelem o pomoc przeciwko wysokiej porcie, nazywając przy tym rzecz pospolitą przed chrześcijaństwa. Kiedy zaś na krótko przed śmiercią, 1572, Zygmunta Augusta Legat Papieski wystąpił z kolejną propozycją powołania Ligi Antetureckiej, król przypomniał mu, Iż Polska posiada potężnego wroga nie tylko w wysokiej porcie, ale i w Moskwie, Tatarach oraz w postaci Mołdawii i Wołoszczyzny, od których to państw musi bronić całej Europy. W podobnych słowach wyraża się u schyłku XVI wieku o walkach z Moskwą Krzysztof Warszawicki, określając jej władcę jako Tyrana, a zwycięskie wojny batoregon, nazywając triumfem cywilizacji i wolności nad despotyzmem oraz barbarzyństwem. Stąd też wszelkie porozumienie z Moskwą tak królowie, jak i społeczeństwo szlacheckie uważało za niewskazane i niemożliwe. Zgoła odmienne stanowisko zajmował w tej kwestii Kościół katolicki. Papiestwo nigdy w gruncie rzeczy nie pogodziło się z rozłamem, jaki w roku 1054 przyniosła pamiętna schizma wschodnia. Jak już wspominaliśmy, w wieku Awinion bez większych sprzeciwów przyjmował twierdzenia królów polskich iż bronią chrześcijaństwa przed poganami oraz schizmatykami. Postawa Rzymu uległa jednak zmianie w następnym stuleciu, a to na skutek przede wszystkim Unii Florenckiej 1439, pozwalającej żywić nadzieję na pozyskanie dalszych wyznawców prawosławia. Ponadto ekspansja ze strony Wysokiej Porty nakazywała widzieć w Islamie, a nie w schizmie, głównego wroga zachodniego chrześcijaństwa przeciwko któremu należało szukać sojuszników, gdzie się tylko da. Wzrost potęgi Moskwy czynił z niej potencjalnego sprzymierzeńca, nie oznaczało to oczywiście rezygnacji i z nawrócenia jej władców, a co za tym idzie i ludności. Stąd też papieństwo niechętnym mokiem patrzyło na militarne konflikty Moskwy z Wielkim Księstwem Litewskim oraz z Polską. Z jednej strony utrudniały one rekatolizację Rosji, z drugiej zaś wprowadzały rozbicie wśród państw chrześcijańskich, które tylko zjednoczonej mogły stawić czoło groźnej potędze otomańskiej. Marzeniem Rzymu było wciągnięcie do planowanej Ligi Antytureckiej również i Moskwy, choćby nawet nie porzuciła ona Prawosławia. Tak więc hasło polskiego przedmurza nie mogło, w jego Antymoskiew, z kim wydaniu liczyć na pełne zrozumienie, a tym bardziej sympatię we Włoszech. Pamiętajmy, iż oprócz państwa kościelnego istotną potęgę stanowiła tam Wenecja, stale przez wysoką fortę zagrożona i rozpaczliwie poszukująca potencjalnych sojuszników przeciwko Turcji. Na przeszkodzie w nawiązaniu ściślejszych kontaktów pomiędzy Półwyspem Apeninskim a Moskwą stała jednak Polska, przez której terytoria prowadziła najprostsza ku wschodowi droga. Misariusze papiescy starali się korzystać z niej ostrożnie i w sekrecie, świadomi, iż rząd Polski niechętnie patrzy na awanse czynione przez kolejnych papieży władcom Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Wojciech sem Kempen, dyplomata papieski który około roku 1523 zawiózł do Moskwy propozycję swego władcy, aby za cenę tytułu króla przystał na Unię Kościelną z Rzymem i przystąpił do Ligi Antytureckiej. Pisał, że musiał to czynić w największej tajemnicy przed królem polskim. Ten arcychrześcijański władca obawia się projektowanej Unii i prawosławia z katolicyzmem. Obecnie może bowiem, pisał Kempen, wszczynać wojnę przeciwko Moskwie, jako państwu schizmatyckiemu i wrogowi katolicyzmu. Czyni to z aprobatą, a nawet pomocą innych książąt chrześcijańskich. Gdyby zaś Wasy uznał zwierzchność Rzymu, Król Polski zostałby w walce z nim osamotniony. Samplęświ strafnie chyba odczytał intencje, które skłaniały władców naszego państwa do tak mocnego akcentowania roli przedmurza, jaką Polska odgrywa wobec swego wschodniego sąsiada. Nic przeto dziwnego, iż kiedy w roku 1561 Rzym wysłał do Iwana cztery groźnego gońców z propozycjami przybycia na Sobór Trydencki, zawarcia Unii i przystąpienia do Ligi Antytureckiej, nie dotarli oni do Moskwy, ponieważ Zygmunt August polecił zablokować wszystkie drogi. Również i Jana Giraldo, wysłanego w tej samej misji do Moskwy. W trzy lata później zatrzymano w Polsce. Odbierając mu papieskie listy, nadzieje wciągnięcia państwa rosyjskiego do Ligi Antyotomań, skiej odżyły w dobie panowania Stefana Batorego. Choć godził się w zasadzie na podjęcie działań wojennych przeciwko wysokiej porcie, to jednak, idąc śladem swoich poprzedników na tronie polskim, stawiał przy tym warunki niemożliwe w praktyce do realizacji. Batory oczekiwał bowiem gwarancji. Iż w projektowanej koalicji wezmą udział również Hiszpania, Wenecja i Cesarstwo. Był przy tym na tyle uczciwy, iż nie domagał się pomocy finansowej Rzymu na spodziewaną wojnę z Turcją, podczas gdy Filip II, przedłużając z nią kolejne rozejmy, żądał równocześnie od papieża zgody na opodatkowanie kleru hiszpańskiego. Uzyskany w ten sposób sumy obiecywał zużyć na pokonanie wysokiej porty. Ku irytacji Rzymu. Stefan Batory nie chciał też zawrzeć trwałego pokoju z Moskwą, zamykając przewlekłą wojnę o inflanty jedynie rok, zejmem, wiamie za polskim. Papiestwo zaś widziało w Iwanie groźnym potencjalnego sojusznika przeciwko Turcji. Odpowiednie propozycje przedstawił Carowi wspomniane już possewin. Dopiero w ostatnich latach rządów Batorego Sextus V zaczął odstępować od koncepcji, Iż przyszła koalicja miałaby zostać oparta na pojednaniu Moskwy z Krakowem, nie zaś na podboju Rosji. Na krótko przed śmiercią króla Rzym zaaprobował jego wielki plan, w którym połączenie państwa rosyjskiego pod wspólnym berłem z Polską i Litwą miało stanowić prolog do wielkiej krucjaty przeciwko Turcji. Przyniosłaby ona pełną niepodległość i zjednoczenie Węgier. Swój rodzime siedmiogród Batory zawsze zresztą określał jako przedmurze chrześcijaństwa, zwykł był też mawiać, że jeśli ziemia ta zostanie zajęta pizę Sturków, to niebawem ujrzyjmy ich pod bramami Krakowa. Ponieważ zarówno Zygmunt August, jak i Batory nie dali się wciągnąć w konflikt z wysoką portą, w stolicy papiestwa zaczęto powątpiewać, czy Polska w ogóle kiedykolwiek znajdzie się w lidze antytureckiej. Sceptycyzmowi wobec państwa układającego swe stosunki z wysoką portą na drodze ciągle odnawianych rozejmów i traktatów pokojowych dał wyraz nicolokropka wbrew niesłusznej. A dość rozpowszechnionej legendzie upatrującej w nim pierwszego, który nazwał Polskę przed murzem, autor księcia pisał, iż zdarzają się wielkie najazdy Tatarów, które odpierają skutecznie Węgrzy i Polacy. Narody te często się chwalą, że gdyby nie ich oręż, Włochy i Kościół doświadczyłyby wielokrotnie ciężaru tatarskich hord. U schyłku XVI stulecia włoski pisarz polityczny, Paolo Paruta, wymieniając w Discorsi Politici 1599, wśród uczestników przyszłej koalicji antytureckiej Francję, Hiszpanię oraz oczywiście Austrię, Portugalię i Wenecję, nie wspomniał w ogóle o szlacheckiej rzeczypospolitej. Istotnej siły militarnej, zdolnej sprostać potędze osmańskiej, zaczęto upatrywać raczej w posiadającej silną władzę centralną Moskwie niż w państwie, gdzie samowola szlachty zbyt często brała górę nad życzeniem monarchy. Nie jest to rzeczą przypadku, jedynym humanistą włoskim, który bez zastrzeżeń uznawał Polskę za zamek i bastion naszej religii re, legionis nostra et propugnaculum był pozostający w służbie naszego dworu wspominany już Kalimach. Inni jego rodacy przypominali sobie o tym tylko w czasie pobytu w państwie Jota Gielonów lub też w korespondencji z nimi. Zarówno w listach naszych królów do władców zachodniej Europy, jak i w dziełach szlacheckich publicystów i poetów, m.in. u M. Bielskiego i S. Orzechowskiego, znajdujemy pogląd że ich ojczyzna stanowi mur skutecznie chroniący przed najazdem Turków i Tatarów oraz Moskwy. W wypowiedziach tych coraz częściej zaczyna padać słowo przed murze, jak to widzimy w liście Zygmunta i do księcia Albrechta Pruskiego 1539, w którym królestwo polskie zostało określone jako propugnaculum i antemura le. Ilekroć jednak w publicystyce antytureckiej, jaka ukazywała się w Niemczech, Włoszech czy Francji pisano o włączeniu do przyszłej Ligi państw położonych w środkowo wschodniej Europie, tyle kroć obok Mołdawii, Wołaszczyzny, Siedmiogrodu i Polski była wymieniana również i Rosja. Obiór przychylnego Habsburgom wazy na tron Rzeczypospolitej rozbudził nadzieję, że mu na przystąpienie Polski do Ligi Antytu, reckiej. Wiele o tym mówiono podczas spotkań dyplomatów królewskich z Habsburgskimi i papieskimi. Ustalając warunki przymierza pomiędzy Wiedniem a Krakowem, rozmiary spodziewanych subwencji, jakie miała nam wypłacić Austria, i tak dalej wszystko zakończyło się jednak na rozmowach, do czego przyczynili się zresztą sami Habsburgowie. Cesarzowi miano za złe podburzanie kozaków przeciwko Turcji, podejrzewając, iż chciał tą drogą wplątać Rzeczpospolitą w niebezpieczny konflikt. To samo miał jako by czynić arcyksiąg. Że Maksymilian, z tą tylko różnicą, iż przy pomocy kozaczyzny zamierzał wystąpić przeciw Zegmuntowi III. Ponieważ szarce książę uparcie nie rezygnował z praw do polskiej korony, podcinało to w zarodku wszelkie plany zawarcia z Austrią antytureckiej ligi. W tych warunkach kardynał Enrico Gaetano bez większego przekonania wzywał w roku 1597 sejmujące Stany, aby, w sojuszu z cesarzem, Rzeczpospolita zwróciła się przeciwko Turcji. Był to zresztą ostatni sejm zapanowania Zygmunta Trzywazy, na którym roztrząsano sprawy owej ligi. Wątpliwą realność tych rozważań lapidarnie podsumował wówczas Jan Zamoyski stwierdzając. Iż posłowie cesarscy przynosili tylko ozdobne słowa i subtelne dyskursa, któremi trudno było turka wojować. Nie jest to rzeczą przypadku, iż protegowany kanclerza, Szymon Szymonowie, ostatecznie zrezygnował z druku swego utworu obrazy. Poeta zbyt entuzjastycznie potraktował w nim projekt Ligi Antytureckiej z udziałem Polski, do którego, po okresie początkowej akceptacji, Zamojski ostatecznie się zniechęcił. Nie przeszkodziło to zresztą Pawłowi Działyńskiemu, posłowi polskiemu do Anglii. 1597. W podkreślaniu przed królową Elżbietą trudnej sytuacji jego kraju otoczonego przez barbarzyńców i przez ludy wrogie chrześcijaństwu. Odnowienie przez Rzeczypospolitą układu pokojowego z Turcją. 1591. 1598, podziałało na nadzieję papieskiej dyplomacji jak przysłowiowy strumień zimnej wody. Notabene, o ile grafika oraz malarstwo staropolskie chętnie ukazywały zbrojne konflikty z wysoką portą, to z wszystkich porozumień uwiecznienia na obrazie Marcella Bacciarlego, doczekało się tylko zawarcie pokoju po bitwie pod Chocimiem, 1621. W początkach XVII wieku mogło się wydawać, iż sust papieża nigdy już nie padnie tak mile brzmiące dla uszu Polaków określenie ich ojczyzny mianem przedmurza chrześcijaństwa. A jeśli się tam nawet znajdą, to w niezbyt dla siebie przyjemnym towarzystwie wschodniego sąsiada. Tomasz Campanella w dziele o monarchii hiszpańskiej, 1600, przeznaczał wprawdzie Polsce rolę obrońcy wschodniej Europy, ale w sojuszu z Moskwą. Opinie jego ziomków o tym państwie wypadają zaś dla mieszkańców i władców Wielkiego Księstwa Moskiewskiego o wiele bardziej pomyślnie niż ma to miejsce w relacjach niemieckich czy angielskich podróżników, nie mówiąc już o polskich kronikarzach. Stosunki polsko-tureckie były wpisane w trójkąt, którego wierzchołki tworzyły Kraków, Stambuł i Wiedeń, a sedno sprawy polegało na tym, że choć szlachtę często straszono ponurą wizją tureckiej okupacji, to w gruncie rzeczy bardziej obawiała się ona Habsburgów niż wierzyła w możliwość podboju Rzeczypospolitej przez wojska sułtana. Dostrzegano to częściowo i na Półwyspie Apenińskim, skoro Trajan obocca linii w sztuce poświęconej walce narodów europejskich z wysoką portą każe królowi polskiemu, Zygmuntowi III, wyznać, iż Polacy żyli z Turkami w dobrym pokoju. Starali się bowiem nie drażnić śpiącego psa, czuli natomiast nieufność wobec domu austriackiego, który nie jest rozkochany w wielkości Polaków. Nakreślony w jednym z wierszy Mikołajasem paszarzyńskiego wizerunek Stefana Batorego jako idealnego rycerza przedmurza nie znalazł żywszego oddźwięku wśród szlachty. W gruncie rzeczy bowiem całkowicie aprobowała ona pasywny charakter polskiej polityki zagranicznej prowadzonej wobec południowego sąsiada. Nie mógł tego zrozumieć Jan Botero, autor dzieła relacje powszechne, zawierającego geograficzno-historyczny opis świata. Cieszyło się ono w Polsce znaczną popularnością, o czym świadczą trzy kolejne przekłady 1609, 1613 i 1659 tej książki. Winą włoski autor obciążał raczej władców Polski niż samą szlachtę, którą królowie mogli jego zdaniem, łatwo skłonić do walki z Turkami. Botero pisze, że kiedy Leon X wzywał Zygmunta i Jagiellończyka do jej rozpoczęcia, ten odpowiedział papieżowi, że uczyni to dopiero wtedy, gdy rzeczywiście powstanie Liga turecka Jego następca był, jak czytamy w relacjach powszechnych, tak mało energiczny, iż nie tylko wysokiej porty, ale i Moskwy nie odważył się zaczepić. Z kolei. Zdaniem Botera, Stefan Batory konflikt z Turcją uważał za rzecz wysoce niebezpieczną i dopiero pod koniec życia zaczął się do tej wojny szykować. Opinie włoskiego geografa i historyka zasługują na uwagę, ponieważ stanowiły echo poglądów Rzymu na postawę, jaką polskie przedmurze chrześcijaństwa zajmowało w XVI wieku wobec wysokiej porty. Wydaje się zresztą, Iż terminante w znajdowały wówczas propagatorów, a po części i wyznawców, raczej w kręgach polskiej elity, kierownictwo polityczne państwa, służba dyplomatyczna, wyższe sfery kościelne, niż wśród szerokich rzecz szlacheckich. Daremnie też propaganda kontrreformacji stara się skłonić szlachtę, aby z uwagi na niebezpieczeństwo tureckie nie tolerowano wewnątrz kraju jawnych przeciwników całego chrześcijaństwa. Za jakich uważano Arian, nieuznających dogmatu trójce świętej. Pisząc o zborach braci polskich, kwitnących na wołyniu i podgórzu jezuici ostrzegali, 1597 nie bardzo warownie takimi ludźmi osadzają się granice, którzy przychylniejszymi są turkom niżli chrześcijanom. Ukazując Arian w roli wewnętrznych wrogów przed przedmurza oraz sojuszników potencjalnego agresora. Starano się tolerancję im okazywaną przedstawić jako zbrodniczą lekkomyślność, graniczącą wręcz ze zdradą stanu. A mimo to właśnie Polska złotego wieku stała się słynnym w całej, skłóconej wyznaniowo Europie azylem heretyków. Można wprawdzie powiedzieć, iż w XVI wieku koncepcja przedmurza nie posiadała jeszcze w Polsce antyprotestanckiego charakteru. Traktowano je bowiem wówczas przede wszystkim jako bastion chroniący przed światem Islamu. I tu jednak sprawa nie przedstawia się jednoznacznie. Przypomnijmy, że najazdy czambułów tatarskich na Ziemię Rzeczypospolitej nie odbiły się na sytuacji tych Tatarów, których pod koniec XIV wieku Witold sprowadził na Litwę z terenów nadwołżańskich, jak również z samego Krymu, zarówno pod Grunwaldem, 1410. Jak i w latach wojny trzynastoletniej, 1454-1466, ich chorągwie brały udział w walkach z zakonem krzyżackim. W zamian za służbę wojskową na rzecz Wielkiego Księcia, Tatarzy otrzymywali majątki ziemskie oraz swobodę kultu, w tym i prawo zakładania meczetów. Mogli poślubiać chrześcijanki. A zrodzone z małżeństw mieszanych dzieci wychowywać na wiernych wyznawców Islamu. Zabroniono im tego dopiero w Konstytucji Sejmowej z roku 1616 i to pod karą śmierci. Zakaz ten był niejednokrotnie naruszany. Nie znamy natomiast przypadku ukarania choć jednego Tatara za pojęcie chrześcijańskich małżonki. Warto zaś przypomnieć, iż prawodawstwo rosyjskie jeszcze w XIX wieku zabraniało im ślubów z chrześcijankami. Na przestrzeni i XVII stulecia kilkudziesięciu litewskich Tatarów odbyło pielgrzymki do Mekki i Medyny, a wielu z nich odwiedziło Turcję i Krym. Nadal też posiadali meczyty, które, obok zborów protestanckich i synagog żydowskich, tak dziwiły nuncjuszy papieskich zwiedzających Wielkie Księstwo Litewskie. Zabroniono im wprawdzie wznoszenia nowych meczetów, ale z podobnymi zakazami spotykali się przecież zarówno Żydzi, jak i różnowiercy, jeśli chodziło o budowę nowych świątyń. Polscy dysydenci dość często zresztą wytykali katolikom, iż wyznawcy islamu oraz judaizmu posiadają w Rzeczypospolitej większe prawa od chrześcijan, jakimi są luteranie czy kaliwiniści. W odpowiedzi Szymon Starowolski pisał 1632. Są też i Żydzi wszędy po całym Królestwie i Tatarzy Mahometanie na Litwie oraz Wołyniu, którzy nikogo od wiary katolickiej nie odciągają ani swoim złym przykładem nie zarażają, jak to mają zazwyczaj czynić heretycy. Trzeba przyznać, że chorągwie tatarskie wiernie służyły Rzeczypospolitej, nawet wówczas, gdy szło o wystąpienie przeciwko współwyznawcom spod chorągwi proroka. Ananiasz Zajączkowski, jeden z najwybitniejszych polskich turkologów, zwraca słusznie uwagę, iż wspaniały rozwój państwa osmańsko-tureckiego, które w ciągu niespełna dwóch stuleci z drobnego księstewka, przeistoczyło się w potężne imperium rozciągające się od Bagdadu do Gibraltaru i od Nilu do Budapesztu nad Dunajem, musiało olśnić współczesne ludy europejskie. Trzynaście również i w Polsce stawiano sobie pytanie o przyczyny sukcesu, którego koszty płaciła cała środkowo-wschodnia część naszego kontynentu. Odpowiedź znajdowano nie tylko w sprawnej organizacji państwa czy talentach jego władców, ale i w zaletach samych Turków. Przedstawiano ich zazwyczaj jako ludzi prostych, ale uczciwych i sprawiedliwych, brzydzących się pijaństwem, walecznych, ceniących w innych niepochodzenie, Lecz zasługi, które Turcy umieją odpowiednio wynagradzać, skoro się okaże, w kim co osobnego, to już go sławią, bogacą bysy na własnego, najdziesz tam Francuza, i Hiszpana, i Włocha, także Niemca z Węgrzynem, Polaków tych trocha, pisał o Turkach Mikołaj Rej. I dalej, trzeźwość, więc czujność na każdej rozprawie, że tam wszystko porządkiem może nazwać prawie. I dodawał. Mogliby narodowie od nich brać przykłady. Prawda, że tureckie obyczaje, język, a przede wszystkim religia musiały się wielu pisarzom wydawać grube, spośne, nikczemne, głupie czy ospałe. Równocześnie jednak Jakub Sobieski w instrukcji dla synów wyjeżdżających na studia pisał, 1640, turecki język, jeśli komu, tedy nam potrzebny, a zwłaszcza szlachcie która tu w mieszka w tym od nich sąsiedztwie i w tych ustawicznych poselstwach, wojnach i kłótniach, które się z nimi mają, że ta ściana nasza ruska od nich jest obtoczona. Zważywszy, iż ojciec przyszłego zwycięzcy spod Wiednia pisał te słowa już po Cecorze i Chocimiu, uderza w nich traktowanie Turków jako kłopotliwego, ale stałego sąsiada, z którym musimy sobie jakoś to współżycie ułożyć. W sumie pod adresem Turków wygłaszano o wiele więcej pochwał niż na przykład wobec Niemców, nie mówiąc już o Żydach. Literatura polska nie stanowiła zresztą pod tym względem jakiegoś wyjątku. Podziw dla administracji imperium, panującej tam tolerancji, pochwała niechęci Turków do wszelkiego zbytku oraz unikanie przez nich alkoholu wszystko to występuje w piśmiennictwie wielu krajów europejskich, w tym również i tych, które podobnie jak Polska pretendowały do roli przedmurza. Nikt też nie odmawiał wyznawcom islamu zalet bojowych i tylko autorzy pisemek nawołujących do wojny sportą w demagogiczny sposób pomawiali jej żołnierzy o słabość fizyczną czy tchórzostwo. Dopiero w dobie wojen polsko-tureckich zacznie się kształtować jednostronny, bo zdecydowanie negatywny stereotyp Turka. W ogniowej próbie tak charakterystyczny dla stosunków polsko-tureckich XVI wieku brak konfliktów zbrojnych z wysoką portą nie przeszkodził pojawieniu się również i w naszym kraju obfitej literatury wzywającej do walki z sułtanem. Miała ją poprowadzić liga łącząca w jeden łańcuch obronny zarówno kraje uważane za przedmurze chrześcijaństwa, jak i państwa położone nieco dalej od kierunków agresji tureckiej. Tak zwane Turcyki, Mówiące o sile militarnej wysokiej porty oraz sposobach, jakimi można by ją pokonać, pojawiały się przede wszystkim we Włoszech, zwłaszcza na terenie Wenecji oraz państwa kościelnego. Utwory tego typu znała dobrze Austria, Węgry czy Cesarstwo. W samym tylko 16 stuleciu pojawiło się blisko 2500 druków poświęconych niebezpieczeństwu tureckiemu. Wojną i bitwą z wysoką portą czy wreszcie obyczajom jej mieszkańców oraz strukturze państwa tureckiego. Jak wynika z obliczeń Carla Gulnera XIV, aż tysiąc druków wyszło w języku niemieckim, blisko 500 po łacinie, całą resztę stanowią utwory pisane po hiszpańsku, angielsku, włosku i francusku, notabene. W tym ostatnim kraju Turcji poświęcono w XVI wieku dwa razy więcej pozycji niż Ameryce. Jeśli nawet przyjąć, iż druki w języku niemieckim pochodziły w znacznej mierze z terenu Austrii, bezpośrednio sąsiadującej z wysoką portą, to i takich liczba jest zastanawiająca. Może ona świadczyć, iż w pewnych okresach poważnie liczono się z możliwością inwazji tureckiej w głąb cesarstwa. Polska pojawia się w Turcykach stosunkowo późno, mianowicie dopiero po zajęciu Budy, 1529, przez wojska otomańskie. Przedtem natomiast europejska literatura antyislamistyczna raczej rzadko wspominała o naszym państwie jako o potencjalnym sojuszniku w walce ze Stambułem. Daremnie by też szukać rodzimych Turcyków. Po klęsce pod Mochaczem pojawiają się one i u nas. Nic w tym dziwnego? Skoro poeta Klemens Janicki pisał w roku 1542, iż gdy Turek podbił Wołoszczyznę i Węgry, to straszny pożar podszedł już pod Królestwo Polskie. Nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, iż utwory te dość często stanowiły rodzaj z jednej strony wypracowania na temat zadany przez aktualną sytuację polityczną oraz położenie geograficzne danego państwa, z drugiej zaś coś w rodzaju wprawki, dającej ich twórcom pasowanie na publicystów politycznych. Pisywano je bez większej chyba wiary w skuteczności zawartych tam perswazji. Nikt z trzeźwo myślących polityków europejskich nie wierzył w realność stworzenia Ligi, w której obok Francji mogliby się znaleźć Habsburgowie, a przy Carze Moskiewskim zasiadłby polski król. Co więcej, Zdaniem niektórych badaczy u schyłku XVI wieku w gruncie rzeczy pogodzono się już z obecnością Turcji na Bałkanach. Nie znaczy to oczywiście, aby nie chciano położyć tam jej dalszej ekspansji. Dominowała jednak obawa, iż wyparcie wysokiej porty naruszy równowagę polityczną w tej części kontynentu, stworzy polityczną próżnię, z której mogą skorzystać Austria, Polska czy Moskwa i to w sposób dla swych sąsiadów niebezpieczny. Stąd też znacznie częściej pisano turycki za pieniądze niż z przekonania. Już w XV wieku zasłynęli na tym polu Włosi, skłonni do chwytania raczej za pióro niż miecz. Płody ich ducha surowo osądził Franc Babinger. Nic bardziej niedorzecznego i wręcz bezwstydnego, jak owe pompatyczne tyrady i natarczywe nawoływania do wojny z Turcją, które tak sobie upodobali w owych latach sprzedajni humaniści włoscy. Pisał ten wybitny znawca dziejów w wysokiej porty. Piętnaście w Polsce do wojny z Turcją już w początkach XVI stulecia wzywali Jan Dantyszek, Andrzej Krzycki i Klemens Janicki. Po nich czynili to m.in. Jakub Przyłuski, Andrzej Lubelczyk i Marcin Bielski. U schyłku wieku ten sam temat podjęli Bartosz Paprocki, Krzysztof Warszewicki, Mateusz Stryjkowski. Józef Were, Szczyński oraz Piotr Grabowski. Największy rozgłos zyskał jednak wśród szlachty Stanisław Orzechowski, i jego też słowami zachęcał posłów do wojny z Turcją Nuncjusz papieski, Gormanico di Mala, Spina w roku 1596. Jeśli wiele z wymienionych powyżej nazwisk trwaliło się na kartach naszej literatury, to raczej nie dzięki Turcy. .com. Wszystkie one były oparte na założeniu, Iż ruszenie ziemi polskiej przeciwko Turkowi, o którym pisał, 1543, Stanisław Orzechowski, leży we wspólnym interesie Rzeczypospolitej Krze, ścijańskiej i może być dokonane siłami całej koalicji europejskiej. Podobne stwierdzenia znajdujemy w antytureckiej literaturze innych krajów, domagającej się powołania Europejskiej Wspólnoty Obronnej określenie S. Kota. Miałaby ona objąć nie tylko narody uznające zwierzchność Rzymu, ale i państwa protestanckie. Już Jan Dantyszek zapewniał, iż do przyszłej armii europejskiej dostarczą papieżowi żołnierzy Włochy, Gormania z wytrawnych słynąca wojowników, Francja, znana z wybranej pancernej jazdy, Anglia bogata w łuki napięte, Węgry waleczni i nieustraszeni, Czesi oraz oczywiście Polska. W roku 1558 Bartłomiej G. Jorgiewicz, duchowny prawosławny, piszący po polsku i po łacinie, straszył Turków męstwem wojennym między innymi Niemców, Polaków, Węgrów i Holendrów, choć w krajach tych odnosiła już triumfy reformacja. xvi wieczny kronikarz Aleksander Gwa, gmin na polu bitwy z Turkami, chciałby ujrzeć nie tylko hiszpańskie włócznie, weneckie galery Polskie pałasze, litewskie tarcze i ruskie oszczepy, lecz również angielskie kusze, niemieckie spisy, szwedzkie halabardy, a nawet moskiewskie berdysze oraz chorwackie włócznie. Krzysztof Warszawicki w poemacie Wenecja, poświęconym pobiciu Turków pod Lepanto, 1571, opiewa męstwo traktowanych na równi Polaków, Czechów, Włochów, Hiszpanów, Francuzów, Niemców, Anglików i Węgrów. Z postulatem podjęcia wojny zaczepno i przeciwko Turkom występują m.in. Mikołaj H. Bielski. Sposób rządu koronnego i gotowości. 1606. Oraz Jan Ostroruk. 1620. W roku pamiętnej bitwy pod Cecorą. 1620. Wawrzyniec Chlebowski pisał, już by dawno zgładzono imię otomańskie, kiedy by zgodne były stany chrześcijańskie, gdyby pomógł Włoch, Czech, Szwed, Duńczyk, Portugalczyk i Szwan Morzem, Angielczyk, Longobard, Wandalczyk. Więc Ruś, Wołyńcy, Niemcy, z nimi Francuzowie, Węgrzyn, Prusak i Litwin, Bitni Mazurowie. W przyszłej koalicji antytureckiej mieli się znaleźć wszyscy mieszkańcy chrześcijańskiej Europy państwa protestanckie obok krajów uznających podawnemu zwierzchność Rzymu, położone na krańcach kontynentu, Anglia, Szwecja i takie, które należały do najbliższych sąsiadów wysokiej porty, Węgry, Chorwacja, Polska, państwa utrzymujące z nią dobre stosunki, Francja oraz te, których stolice wojska tureckie już oblegały, Austria. Wymagało to oczywiście zapomnienia o wzajemnych animozjach i minionych konfliktach. W imię wspólnej sprawy oraz dla dobracie mierzonych przez Turków Greków, Serbów i Węgrów, Józef Wreszczyński wzywał w pobudce. 1594 cesarza, króla Polskiego i kniazia wielkiego moskiewskiego, aby wystąpili przeciwko islamowi. Wewnątrz, w europejskiej fortecy Chronionej przez łańcuch przed murzy, wymyślano sobie od heretyków czy papistów. Wzywano do zaprowadzenia siłą prawdziwej wiary, a nawet często gęsto posyłano na stos wrogów Kościoła panującego. W obliczu grożącego ze strony Turcji niebezpieczeństwa odwoływano się jednak do waleczności z jednej strony ultrakatolickich Hiszpanów czy Włochów, z drugiej zaś purytańskich Szkotów, lute rańskich Niemców lub kalwińskich Szwajcarów. Trudno się więc dziwić, iż w roku 1663 czeski kanonik Tomasz Tesina, niecierpiący Luteranów i raczej nie lubiący Niemców, aby ich zachęcić do wojny z Turcją, wygłaszał pochwałę narodu tak wielkiego i tak potężnego jak żaden drugi na świecie. Choć od roku 1517, poczynając Wielu z nich porzuciło katolicyzm na rzecz protestantyzmu, w różnych jego odłamach, to jednak Biblia nadal była uważana za główny autorytet i to nie tylko w sprawach wiary. Do religijnej dochodziła wspólnota kulturalna. Łacina stanowiła po dawnemu język warstw oświeconych we wszystkich krajach Europy, wszędzie też odwoływano się do dorobku cywilizacji antycznej. Bliskie sąsiedztwo Turcji sprawiło, Iż zwłaszcza w Polsce przeciwstawienie pogan światu chrześcijańskiemu brzmiało szczególnie dobitnie i przekonywająco. Dość często zresztą przechodziło ono w antytezę dwóch ścierających się ze sobą na polach bitewnych kontynentów. Poeta i historyk, Marcin Bielski, narzekał, iż Turcy co rok w Europie to nam państwu ujmują oraz nawoływał do przegnania ich w kaukaskie góry, wówczas jeszcze nie zaliczane do naszego kontynentu. Inny poeta, Stanisław Grochowski, ubolewał, iż po śmierci wielkiego męża stanu i wojownika, Jana Zamojskiego, 1605, Wszystka Europa strażnika straciła, a wraz z tym przepadła i ostatnia nadzieja na pokonanie groźnej potęgi tureckiej. Grochowski pisał również, że ostatniemu z Jagiellonów za bitwy z Tatarami cała Europa winna być wdzięczna. Temat to dość często występujący w kazaniach oraz literaturze antyturec. W Polsce, gdzie z mieszkańców Azji znano przede wszystkim Turków, z wysoką portą właśnie utożsamiano tę część świata. Do różnic wyznaniowych oraz cywilizacyjnych dochodziły sprzeczności ustrojowe. Państwo wyznawców proroka uważano za uosobienie tyranii, szykującej pęta na złotą wolność szlachecką, a Turcy byli przedstawiani jako naród niewolników. Dość powszechne było przekonanie, że ludy zamieszkujące Europę hołdują ideałom wolnościowym, gdy tymczasem wszędzie poza nią panuje despotyzm. Nieprzypadkowo polscy kronikarze XVI wieku, m.in. Marcin Bielski, podkreślają, iż mieszkańcy naszego kontynentu rządzą się spisanymi prawami oraz mogą bez ograniczeń przejeżdżać z jednego kraju do drugiego. To przeciwstawienie Polaka, człowieka wolnego, człowiekowi wschodu, niewolnikowi występuje zarówno w literaturze pięknej, jak i w relacjach z poselstw odbywanych do Konstantynopola, gdzie dumni polscy magnaci z narażeniem życia upierali się przy zachowaniu godnej postawy w czasie audiencji u sułtanów i wezyrów odmawiając uginania głowy do ziemi. 16 właśnie sąsiedztwo Turcji i Moskwy nie pozwalało o tych różnicach zapomnieć, skoro kraj największych swobód osobistych szlachty graniczył z państwami rządzonymi w despotyczny sposób, gdzie łaska lub gniew władcy decydowały o życiu i śmierci jego poddanych. Z rzadka tylko przebił się przez Turcyki głos przestrzegający przed niepotrzebnym prowokowaniem konfliktu z groźnym sąsiadem, Autor deliberacyjej, rozważania, na temat ewentualnego sojuszu Polski z Panych Chrześcijańskiemu przeciwko Turkom 1595, odradzał swym rodakom uczestnictwo w tej koalicji. Nie byłaby to wojna sprawiedliwa, bo sułtan nam nigdy obrazy ani krzywdy żadnej nie uczynił. Skoro wysoka porta dochowywała Polsce traktatów i my nie powinniśmy ich łamać. Przystępując do Ligi Chrześcijańskiej. Wtargnięcia tureckiego nie unikniemy. Doświadczenie zaśuczy, że nie bardzo można liczyć na pomoc innych państw chrześcijańskich. deliberacja odwoływała się tu do poprzednich projektów krucjat tureckich, które spaliły na panewce. Anonimowy twórca tego dziełka, był nim przypuszczalnie znany poeta ziemiański, Jakub Ponentowski, przypominał, iż Polska nie tylko Turków ma za nieprzyjaciół. Ponieważ otaczają ją w kołodzicy i barbarzyńscy wrogowie, przeto jest jako propugnaculum interioris Europae przedmurze wnętrza Europy. Należy się więc obawiać, że gdy zatrzemy się z wysoką portą, inni sąsiedzi uderzą na nasze państwo. Turcyków było w literaturze staropolskiej całe mnóstwo, pisały je nieraz znakomite pióra, hojnie opłacane papieskim, habspurskim czy weneckim złotem. Głosów przeciwnych w rodzaju powyżej przez nas omówionej broszury niewiele. A jednak zarówno szlachta, jak i jej władcy przez długi czas pozostawali głusi na wezwania do zmiany charakteru polskiego przedmurza z obronnego na zaczepne. Jeszcze raz potwierdziła się stara prawda, iż najwymowniejsza nawet propaganda rzadko kiedy jest w stanie skłonić kogokolwiek do podjęcia kroków niezgodnych z własnym interesem i przekonaniem. Motywem oddziałującym zniechęcająco było również poparcie, jakie od drugiej ćwierci XVI wieku dla projektów ligi antytureckiej zaczęli okazywać Habsburgowie, dynastia ubiana przez część ma, Gnaterii, ale za to znienawidzona przez większość szlachty. Dość powszechny niepokój budziła ich ekspansja, rozwijana zarówno w kierunku zachodnim, jak i na południe, teren Włoch, czy w rejonie środkowo-wschodniej Europy dla wielu jarzmo Habsburskie wydawało się równe tureckiemu, z powszechnym potępieniem spotykał się sposób sprawowania rządów, oparty na dominacji żywiołu niemieckiego. Zarzucano im despotyczny system rządów w Czechach i na Węgrzech, co było oczywiście pewną przesadą. W roku 1623 książę Krzysztof z pisał, że gdy cesarz połamie te Węgry i Lutry, będziemy mieli wiarę katolicką. Ale też i niewolę niemiecką. Kolejny krach starań tej dynastii o tron Polski, jakim miał miejsce w roku 1587, wiązał się również z obawą, iż może ona najniepotrzebniej w świecie wciągnąć Polskę do wojny z wysoką portą. Po cichu zaś zapewne mówiono sobie, że skoro Habsburgowie przejęli od Jagiellonów, układzie wiedeńskim 1515 roku i bitwie pod Mohaczem, trony węgierski i czeski, to tym samym wzięli dobrowolnie na swe barki kłopoty związane z odpieraniem agresji tureckiej, idącej od południa Europy. W tym układzie polskie przedmurze stawało się poniekąd murem, a rolę właściwego antemurale przejmowała Austria. Przez długi też czas główna uwaga szlacheckiej Rzeczypospolitej kierowała się ku północy. Turcy natomiast ograniczali swe zainteresowania do ziem położonych na południe od Karpat. Na pograniczu, księstwa wełosko mołdawskie trwało zaś na wpółpokojowe kondominium obu tych potęg, osmańskiej i polskiej. W tej sytuacji sarmackie przedmurzenie kwapiło się do rozpoczynania wojny z Turcją. Świadczyło o tym kolejne odnowienie traktatu pokojowego, które nastąpiło w maju 1619 roku. Jeśli mimo wszystko w rok później doszło do pamiętnej bitwy pod Cecorą, 17x-6x1620, to winą za konflikt nie sposób pobarczyć społeczeństwa szlacheckiego. Opinie na temat tego, kto sprowokował wybuch wojny polsko-tureckiej, są wśród historyków podzielone. Jedni z badaczy wskazują palcem na panującego wówczas w Warszawie, dokąd w 1611 roku została faktycznie przeniesiona stolica Rzeczypospolitej, Zegmunta Iwaze, o którym współczesny poeta Jan Jurkowski pisał, iż sam Bóg powołał go na strażnika i obrońcę wszech państw chrześcijańskich, tarczą i murnie złomny od besty pogańskich. W roku 1618 Zygmunt Trzywa zawysłał przeciw walczącym z Habsburgami Czechom oddziały słynnych Lisowczyków, które pod wodzą Aleksandra Lisowskiego wsławiły się walecznością, ale i okrucieństwem już w trakcie walk z Moskwą. Z Czech przeszli oni na teren Siedmiogrodu, zadając ciężkie straty walczącym z Habsburgami Węgrom. Zmusiło to ich wodza, Bethlena Gabora, do zwinięcia oblężenia Wiednia i zawarcia z cesarzem tymczasowego rozejmu. Ponieważ Książę Siedmiogrodzki był lennikiem wysokiej porty, mogło się to przyczynić do wybuchu pierwszej w dziejach obu państw bezpośredniej wojny polsko-tureckiej. Zdaniem innych badaczy, o wiele ważniejszą rolę w jej genezie odegrał bunt popieranego przez Rzeczpospolitą Hospodarza Mołdawskiego, Kaspra Grazianiego. Przeciw Turcji oraz kolejny najazd czajek kozackich na terytoria wysokiej porty. Na krótko przed cecorską bitwą złupili oni warne, a nawet dotarli w pobliże Stambułu. To ostatnie tak wzburzyło Sułtana, iż bawiący w stolicy Turcji poseł Polski, Hieronim Otwinowski, musiał ją, w obawie o życie, potajemnie opuścić. W ślad za nim Osman II wysłał do Zegmuta trzy groźny list. W którym zapowiadał wręcz rychłe zdobycie Krakowa. Na polskim dworze, jak się wydaje, mimo wszystko w wojnę nie wierzono, nie po raz pierwszy przecież dochodziło do dyplomatycznego konfliktu na linii Kraków-Stambuł oraz do wymiany wzajemnych pogróżek. Sprawę przesądziła jednak decyzja Hetmana Wielkiego Koronnego, a zarazem kanclerza, Stanisława Żukiewskiego. Pragnąc wymusić od wysokiej porty zgodę na uznanie Grazianiego. Hetman przekroczył granicę i ruszył w głąb posiadłości sułtana. Starcie z oddziałami turecko-tatarskimi, zapoczątkowane pod cecorą, zakończyło się później pełnym pogromem wojsk koronnych 6x1620 oraz bohaterską śmiercią żółkiewskiego, który poległ w trakcie odwrotu. Zdaniem Władysława Konopczyńskiego, Idea przedmurza chrześcijaństwa, głoszona z Rzymu, zaczęła się przyjmować na dobre w Polsce dopiero po tej bitwie, by ostatecznie zatriumfować po odsieczy wiednia 1683.17. Klęska wywołała wstrząs w opinii szlacheckiej, na we w grudniu tegoż roku sejmie niektórzy posłowie, obawiając się najazdu sułtańskiego na Polskę, wypowiadali się nawet za ofiarowaniem Turcji trybutu. Za co zostali jednak nazwani, i słusznie, tchórzami. Gdy zaś w trakcie obrad doszło do zamachu na Zygmunta III, ze strony Michała Piekarskiego, w Warszawie wybuchła wręcz panika. Zaczęto mówić, że to Tatarzy, którzy są już na przedmieściach, zabili w zasadzce króla. W toku debaty sejmowej przypomniano oczywiście klęskę podwarną, kiedy Władysław zawiódł się na przyobiecanych z zagranicy posiłkach. Mimo to na ważniejsze dwory europejskie ruszyli posłowie, którzy mieli tam zabiegać o pomoc militarną i pieniężną. Zrozumiałą jest rzeczą, że pierwsze kroki skierowano do Rzymu, gdzie już w roku 1620 udał się biskup wileński Eustachy Wołowicz. Król, któremu szło subsydia papieskie oraz skłonienie przez Pawła V innych państw chrześcijańskich do dywersyjnych działań przeciwko Turcji. Nie omieszkał nakazać Wołowiczowi, aby, prosząc o pomoc, przypomniał, iż Polska jest przed murzem chrześcijaństwa. To samo KS. Mikołaj Starzyński powtórzył zapewne w Wenecji, bo i tam również dwór polski zwrócił się o wsparcie. Zgodnie z przekonaniem ogólnochrześcijańskim, a nie wyłącznie katolickim, charakterze europejskiej wspólnoty obronnej prośby o pomoc skierowano i do państw protestanckich, do zjednoczonych prowincji Niderlandów. Pojechał więc Piotr Żeromski do Londynu zaś ruszył Jerzy Ossoliński, który w przyszłości miał zrobić wielką karierę. Wziął ze sobą list królewski, skierowany do drogiego kuzyna króla Anglii. Jakuba i, a zawierający propozycje przeciwstawienia Turcji i ogólnochrześcijańskiej koalicji, opartej na wspólnocie religii, bo nie wyznania, oraz zbieżności interesów politycznych. Wręczając ten dokument, poseł Polski wygłosił długą mowę, której motywem przewodnim było stałe przypominanie o szczególnej roli Polski w Europie. Stanowi ona bowiem najpewniejsze przedmurze chrześcijaństwa. Sułtani tureccy przez długi czas powstrzymywali się od ataku na nią w obawie, że wszyscy chrześcijanie sprzysięgną się dla ocalenia tego państwa, od którego zależy bezpieczeństwo Europy. Niestety jednak nie wszyscy władcy to rozumieją, a niektórzy z nich gorsi od samych barbarzyńców zachęcają niecnego nieprzyjaciela imienia chrześcijańskiego do niszczenia innych czyżby, to była aluzja do polityki Francji która naturalnego sojusznika przeciwko Habsburgom upatrywała w Turcji. Ponieważ Jakub i należy do nielicznych rozumiejących, że poprzez Polskę zagrożona jest cała Europa, więc wyrażano nadzieję, iż pozwoli, aby przyszli jej z pomocą biegli w sztuce wojskowej Anglicy, wojownicze Szkoci, odważni Irlandczycy. W instrukcji poselskiej król polecił uprzytomnić dworowi angielskiemu, że Turcy po opanowaniu Polski, z jej bogatymi zasobami żywności, wtargnął następnie do Czech i Niemiec, by z kolei zagrozić krajom żywiącym się dostawami polskiego zboża. Odciąwszy jego dopływ, sułtan zmusi nadmorskie prowincje do poddania się, po czym nawet odleglejsze kraje nie będą bezpieczne, zwłaszcza, że okręty otomańskie będą opływały całą Europę. Tak więc spełnienie polskiej prośby o pomoc miało leżeć w interesie nawet i dalekiej Anglii, której król zapewniał z kolei Zygmunta III, iż przyśle mu posiłki. Zwłaszcza Szkoci będą walczyli za Polskę jak za drugą ojczyznę, pisał Jakub i w liście do Zygmunta III wazy. Konkretne rezultaty tych zabiegów były bardziej niż skromne. Niderlandy oraz Wenecja w ogóle pomocy odmówiły, podobnie postąpił cesarz. Zaprzątnięty wojną z własnymi poddanymi i walkami z Betchlenem Gaborem, Grzegorz XV obiecał 10 tysięcy złotych w miesięcznych ratach. Jakupi zaciągnął dwa regimenty piechoty. Pieniądze i wojsko nadeszły jednak już po zawarciu 9x1621 kolejnego traktatu polsko-tureckiego. Stało się to możliwe po bitwie pod Chocimiem, w której żadnej stronie nie udało się odnieść zwycięstwa. Na mocy układu wracano do dawnej granicy polsko-tureckiej. Wysoka Porta zobowiązała się do hamowania Tatarów przed najazdami na ziemię Rzeczypospolitej. Polska obiecywała w zamian, iż powstrzyma kozaków od wypraw na wybrzeża Morza Czarnego, należące do Turcji. Obietnice te nie zostały zresztą i to z obu stron dotrzymane. Co dało już zapanowania Władysława Wazy powód do kolejnego konfliktu na południowych granicach naszego państwa. Choć im rozsławił jednak w całej Europie Polskę jako przedmurze chrześcijaństwa, świadczy o tym między innymi wygłoszona w roku 1629 mowa posła francuskiego Guia de Harnace który zapewniał w niej polskiego króla, że jego władca pragnie pokoju dla Polski i krajów jej podległych dla dobra książąt chrześcijańskich, którym zależy na utrzymaniu tego państwa, będącego przed chrześcijaństwa. Tym razem już Iżym nie miał wątpliwości, iż szlachecka Rzeczpospolita istotnie na to miano zasługuje. Świadczyło o tym nazwanie jej w jednym z listów papieskich. 1621 antemuralechnisu i anitatis. Przyczyna leżała z jednej strony w zmianie stosunku do Rosji po Unii Brzeskiej. 1596 Rzym dość długo łudził się nadzieją całkowitej likwidacji kościoła prawosławnego w Polsce, papiestwo straciło natomiast nadzieję na pozyskanie państwa moskiewskiego dla katolicyzmu. Z drugiej zaś strony, cała Europa była tak spragniona jakichś ewidentnych sukcesów w walce z Turkami, że nierozstrzygniętą przecież bitwę chocińską przedstawiano jako niewątpliwy triumf chrześcijaństwa i to największy od czasów flepanta 1571. Lauro toczył także skroń Władysława Wazy, choć młody królewicz przybył pod im dość późno, a naczelnego dowództwa ani przez chwilę tam nie sprawował. Powaliła go bowiem silna febra, także znaczną część oblężenia obozu polskiego przez Turków spędził w łóżku. Mimo to sława zbyt wielka może w porównaniu z zasługami opromieniła jego skronie. 18 w późniejszej propagandzie starano się bezpodstawnie zresztą przypisać mu główną zasługę wygrania bitwy pod Chocimiem. Przekonał się o tym Władysław Waza, gdy w latach 1624-1625 wyruszył w dłuższą podróż po Europie. W liście Urbana 8, jaki królewicz otrzymał w czasie swej podróży po Włoszech, możemy przeczytać, Rzym wie, że ową pobudzoną z północnych i wschodnich kryjówek powódź Turków i Tatarów, która wydawała się tak niedawno grozić zalewem całej Europy, złamało męstwo polskiego królewicza. Wręczono mu też przepowiednie, iż w roku 1633 znowu pokona Turków, a nawet weźmie do niewoli samego ich sułtana. Władysława porównywano z cesarzem Karolem V i z tymi wszystkimi wodzami, którzy w trzydzieści bitwach rozgromili wojska osmańskie. Już wówczas układano we Włoszech reki sławiące wierszem i prozą Wiktorię Chocimską oraz polskiego księcia, pogromce wschodu. Główną kuźnią, w której wykuwano tego typu propagandę, był Rzym. Ze szczególną radością powitał Chocim Grzegorz XV, nazywający sprawę polskich instrukcjach dla nuncjuszy sprawą całej Europy. Papież pisał o Polakach, że są godnymi, aby ich cała społeczność chrześcijańska mianowała oswobodzicielami świata i pogromcami najsroższych nieprzyjaciół. Z kolei Urbanosiem w dwa lata po Chocimiu, Ustanowił na dzień 10 października specjalne święto, które miało być obchodzone dla upamiętnienia bitwy. Podczas odprawianych w tym dniu nabożeństw w czci Najświętszej Maryi Panny oraz Polskich Świętych, jako patronów państwa i narodu, za każdym razem przypominano również i o Chocimiu. Obok Lepanto został one wpisane do formularza mszelnego i modlitw czytanych z tak tzw. oficjum brewiarzowego. Podobnego zaszczytu oraz wyróżnienia nie dostąpiło przedtem zwycięstwo pod Grunwaldem, a później pod Wiedniem. 1683. Choć ich militarne i polityczne znaczenie było nieporównanie większe od chocimskiej batalii. W pół wieku później Innocenty XI, zgorszony zawarciem rozejmu w żurawnie, pisał w 1678 roku do naszego senatu. Iż nie powinien był dopuścić do ratyfikacji tego układu. Albowiem przepotężnym i świetnym przedmurzem Rzeczypospoli, tej chrześcijańskiej było po wsze czasy Królestwo Polskie. Do legend natomiast należy zaliczyć przekazaną przez Łukasza Opalińskiego, 1648, informację, jakoby Rzym po zwycięstwie pod Chocimiem. 1621 nadał oficjalnie Polsce tytuł przedmurza chrześcijaństwa. Nie znajduje ona potwierdzenia w innych źródłach. W zwyczajach papiestwa nie leżało zresztą nadawanie katolickim krajom takich przydomków. Otrzymali je natomiast niektórzy władcy, szczególnie zasłużeni dla kościoła. Jeśli jednak Jan Kazimierz został przez Stolicę Apostolską nazwany Rex orthodoxus, prawowierny monarcha to tytuł ten uzyskał za wygnanie Arian, 1658, a nie za walkę w obronie przedmurza. Poezja włoska wraca do Chocimia jeszcze w drugiej połowie XVII stulecia. Przy okazji chętnie przypominano, jak to czynili m.in. Giovanni Ciampoli i Luigi Grassi, iż Władysław był już od młodości przedmurzem chrześcijaństwa, a za wiktorię pod Chocimiem cała Europa winna mu wdzięczność. Żadne chyba z polskich zwycięstw, poza może samym tylko Wiedniem, a i to nie jest pewne, nie doczekało się równie obfitych zmianek w literaturze pięknej naszej i obcej. Na uwagę zasługuje, iż dopiero w XVII wieku wypowiedzi na temat Antemurale przechodzą z tekstów rzecy by można elitarnych do źródeł w pewnym sensie masowych, wytwarzanych przez naród szlachecki w związku z jego działalnością polityczną. I wówczas jednak nawet w polskich utworach posługiwano się wtrętem łacińskim. Tak więc jeszcze w połowie następnego stulecia za główną zasługę Jana Karola Chodkiewicza oraz Jana Zamojskiego poczytywano, iż to anłemurale christianitatis swemi ramionami wspierali. Na przypomnienie zasługuje również głos dalmatyńskiego poety pochodzącego z Dubrownika, Iwana Gundulicza, 1588-1638. W swym nieł, kończonym, niestety, i opublikowanym dopiero w XIX wieku poemacie Osman opiewał on innymi odniesione pod choć imiem zwycięstwo. Właściwym, pozytywnym bohaterem Eposu jest młody Władysław Waza, którego gundulić wysławiał w iście pa nagirycznej konwencji. Orzeł Polski, zwracając się do królewicza, wzywa go do wypędzenia Turków z Bałkanów i oswobodzenia w ten sposób południowych Słowian. Tę samą myśl odnajdujemy w poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, żeby przypomnieć choćby jego wiersz do Zbrojnych Sił Europy o odzyskanie prowincji greckich. Gdy stanie się to faktem, bohatera, co wojownicze zwycięży plemiona Bałkanu, depcąc w bitewnym mozole sztandary, kiedy półksiężyc pokona, tureckie roty przeskiwa we prąd z pola. Spotka wieczna sława i będzie mu się stawiać posągi, tłumaczenie Tadeusza Karyłowskiego. Wybitny węgierski historyk słowiańskiego baroku, Endre Angel, zwrócił uwagę, że stałe konflikty z naporem islamu, rozgrywające się w europejskiej strefie frontowej, zrodziły swoisty świat twierdz pogranicznych, rozciągający się w myślnik stuleciu od Adriatyku aż po Wołgę. Jego mieszkańcy, toczący ciągłe walki z odwiecznym wrogiem tureckim i tatarskim, wytworzyli też szczególną odmianę baroku w której odnajdujemy wiele reliktów średnio 69 Polska przed murzem Europy Wiecznej kultury rycerskiej. W świecie, jaki nazwałbym światem łańcucha przedmurzy, zdanie Mangal'a żył jeszcze duch wypraw krzyżowych i rekonkwisty w czasie, kiedy dla większości ludów Europy Zachodniej i Północnej był on już zwykle tylko rekwizytem literackiego romantyzmu. 19 wiele strow Wacława Potockiego, Samuela Twardowskiego czy Macieja Kazimierza Sarbiewskiego nie brzmiałoby obco w poematach południowosłowiańskich, węgierskich, a nawet czeskich poetów opiewających walki z Turkami. Wszędzie też spotykamy przekonanie, iż sam Bóg powierzył walecznym Madziarom, Polakom czy Homontom, szczególną misję dziejową, jaką jest wyparcie Turków poza granice kontynentu. Nie było ono w kulturze europejskiej czymś szczególnym. Jeśli przypomnimy, że władcy moskiewscy uważali się za następców cesarzy rzymskich oraz bizantyjskich z wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami, tak zwana teoria trzy Rzymu. Z kolei położeni na przeciwległym krańcu Europy Hiszpanii uważali swój naród za powołany do obrony katolicyzmu na kontynencie oraz do szerzenia nowej wiary w Ameryce i Azji, gęsta Hispania Eperdeum. W związku z tym głośny filozofii utopista, Tomasz Campanella, pisał, iż Polacy pełnią taką samą misję na Wschodzie jak mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego w Indiach Zachodnich i Wschodnich. Również i Purytanie angielscy uważali swój naród za wybrany przez opatrzność, ale do obrony dzieła reformacji. Nic przeto dziwnego, iż Franciszkanin, Wojciech Dębołęcki, wróżył Polsce. Że nie tylko oswobodzi Bałkany i pokona Imperium Otomańskie, lecz i obejmie władzę nad całym światem Azji, Afryce i Europie, jeśli nie szerzej, panować będzie. Wacław Potocki pisał zaś, że Jan Sobieski, podobnie jak ongiś Jan Chrzciciel, stanie kiedyś nad Jordanem, a więc wyzwoli grób Chrystusa. W podobne urojenia mało kto jednak chyba wierzył. Dembołęcki zadedykował je zresztą Władysławowi Wazie, który uważał za realne samo tylko wyparcie wysokiej porty z Półwyspu Bałkańskiego. W przekonaniu tym utwierdzały króla dwie zwycięskie wojny, jakie stoczył na początku swego panowania. W pierwszej z nich, 1632-1634, pokonał Moskwę. W drugiej wojskom Rzeczypospolitej udało się dość łatwo pobić oddziały Abazy Paszy, które w latach 1633-1634 naruszyły jej granice od południa. Skłoniło to wysoką portę do zawarcia kolejnego rozejmu z Polską. Nie były go w stanie zerwać lokalne konflikty, wybuchające wzdłuż południowych granic Rzeczypospolitej. Podczas jednego z nich Sejmik w Wiszni. 1636 wyrażał nadzieję, że, wykorzystując bunt hana tatarskiego przeciwko sultanowi, księstwa mołdawskie, wołoskie oraz Siedmiogród schronią się pod protektorat Polski, co by zbudowało jakoby jakie antemurale poganom. Wawrzyny pogromcy Turków kusiły Władysława od samych początków jego panowania. Świadczy o tym wymownie poselstwo Jerzego Ossolińskiego który w roku 1633 powiedział papieżowi, iż nowo obrany polski król gotów będzie zawsze za twoim przewodem, pod twoim dowództwem, za chorągwiami chrześcijańskimi nie tylko postępować, ale je wyprzedzać. Wojowniczo wobec Turków usposobiony Urbanosiem rozumiał dobrze, iż w słowach tych zawarta jest gotowość prowadzenia zaczepnej wojny na Bałkanach. Podobna deklaracja złożona przez najbliższego współpracownika Władysława, stanowiła poniekąd logiczną koncepcję doktryny przedmurza, jaką przedstawił on w swej mowie. Ossoliński przypomniał, iż to Polska od wieków broni Europy, stojąc przeciw dzikim i okrutnym imienia chrześcijańskiego nieprzyjaciołom. Polacy gołymi piersiami zatrzymują półksiężyce otomańskie, moskali z imienia tylko chrześcijan. Ale rzeczą samą i obyczajami gorszych od reszty barbarzyńców, wreszcie tatarów, którzy tylko dzięki Szlacheckiej Rzeczypospolitej nie opanowali dotąd całej Europy. Podobnych twierdzeń można w naszym piśmiennictwie i oratorstwie siedemnaście stulecia znaleźć bez liku. Wypowiadali je poeci i publicyści polityczni, autorzy żywotów świętych, zwłaszcza patronów Polski, ze świętym Stanisławem Kostką na czele czuwających. Jak wierzono, w niebiosach nad jej losami, i pamiętnikarze, mówcy Sejmowi oraz Sejmikowi, wreszcie dyplomaci, posłujący po obcych dworach. Z morza cytatów przytoczmy tylko parę. Jedni nazywali szlachecką Rzeczpospolitą pancerzem od Pogan, murem wiary prawdziwej i wałem potężnym od krajów pogańskich Hes. Grochowski, inni królestwem stojącym na straży chrześcijańskiego świata jako tarcza J. Białobocki, płotem, którym stwórca chrześcijaństwo od pogan zagrodził w. Dębołęcki, tarczą i przedmurzem chrześcijaństwa w. Kochowski, ale wszystkie te stwierdzenia stanowiły różne odmiany nazwy już dla całej niemal szlachty oczywistej. Wplatano ją chętnie w panegiryczne litanie pod adresem Polski, w których termin przedmurza pojawia się w różnych łacińskich odmianach. Profesor Akademii Krakowskiej Jan Cynerski Rachtamowicz pisał, że Polska jest klejnotem królów katolickich. Świątynią wolności, twierdzą prawdziwej wiary, najwierniejszą wychowanką Kościoła Rzymskiego, najmocniejszą obrończynią, najoddanieszą propagatorką, przedmurzem państw chrześcijańskich, antemuralec Christianorum Impeniorum, siedzibą sprawiedliwości, mocy, rozwagi, nieśmiertelności, Sławy swych obywateli Palla Sarmata, Kraków 1637. Pojęcie antemurale stało się niejako modną ozdobą retoryczną, stosowaną nader rozciągliwie, skoro z jednej strony obdarzano tym mianem konkretne państwa, z drugiej zaś nazwą przedmurze określano władców, którzy podejmowali walkę z islamem. W XVII wieku została ona wpisana w kanon obowiązków chrześcijańskiego monarchy. Niedarmo jedna z tablic, umieszczonych z inicjatywy Władysława Wazy na kolumnie jego ojca, przypominała o Zwy 72 w ogniowej próbie cięstwach, jakie Polska za rządów Zegmunta odniosła nad Moskwą i Turcją. Brakowało tam natomiast wzmianki o Szwecji i Kirchholmie. Notabene, nie natrafiliśmy na żaden tekst nazywający przed przedmurzem Litwę, względnie wielkie księstwo litewskie, czy nawet Polskę i Litwę. Trudno przesądzić, co zadecydowało o fakcie, iż przy domkie Mantemurale Christianitatis obdarzano wyłącznie Polskę lub Rzeczpospolitą, nigdy zaś drugi, równouprawniony przecież członek tego olbrzymiego państwa. W grę wchodziło zapewne kilka czynników, takich jak ewidentna młodszość chrześcijaństwa na Litwie, następnie to, iż nie brała ona bezpośredniego udziału w zmaganiach z Turcją, wreszcie występowanie zarówno w kraju, jak i za granicą, jednego tylko terminu na oznaczenie państwa polsko-litewskiego. W każdym razie samych tylko Polaków a nie Polaków i Litwinów, określał Skarga mianem ostatniego ludu chrześcijańskiego na północy. Kolumna Zygmunta, ów zabytek architektury barokowej, który w naszej świadomości historycznej zrósł się nierozerwalnie z Warszawą, stanowiła symbol państwa polskiego, a nie polsko-litewskiego, jako przedmurza chrześcijaństwa. Jak już wspominaliśmy we wstępie książki, terminem tym nazywano również Twierdzę Rzeczypospolitej, zwłaszcza zaś kamieniec Podolski. W faktach sejmowych oraz Sejmikowych dość wcześnie, bo już od połowy XVII stulecia, pojawia się on z przymiotnikiem antemurale Christianitatis, czy też w innej wersji łacińskiej Totius Christianitatis p7 w pugnaculu N. Całego chrześcijaństwa. Bastion. Popularności kamieńca w retoryce osnutej wokół tematu przedmurza nie zmniejszyło jego odpadnięcie na przeszło ćwierć wieku, 1672-1699, od Polski. Wręcz przeciwnie, ubolewając nieustannie nad tą stratą, przypominano, że przedmurze państwo utraciło swe własne przedmurze, jakim była najpotężniejsza twierdza Rzeczypospolitej. Jeśli jednak czambuły tatarskie tak często i bezkarnie docierały w głąb korony, miało to miejsce właśnie na skutek braku łańcucha silnych twierdz, które skutecznie chroniłyby przed najazdami. Ze smutnej rzeczywistości, mianowicie braku owych forte coraz braku naturalnych obronnych granic, czyniono cnotę i zasługę Polaków. Zdaniem wielu publicystów szlacheckich, Opatrzność pozbawiła ich tej osłony po to, aby mogli ćwiczyć swój hart oraz męstwo. W początkach XVII wieku Piotr Grabowski pisał, w samych rękach naszych, w piersiach i gardłach munitia, obrona, nasza, to nasze góry, nasze wody, to zamki, mury i wały polskie. Wturował mu Sarbiewski, jednych chronią morza, drugich halpy, innych Pireneje, my, ludzie równin. Zawsze mieliśmy tylko piersi nasze za osłonę. Walecznością mieszkańców Rzeczypospolitej tłumaczono też brak fortyfikacji na jej granicach. Po cóż bowiem twierdzę narodowi, który szablą potrafi skutecznie odpierać nieprzyjaciół. Umiejętność ta jest Polakom niezbędna również i dlatego, że Bóg powierzył im rolę strażników przed murza chrześcijaństwa. Claude Batzkwis słusznie zauważył, że dla Polaków ich państwo nie było. Państwem jak inne, lecz Rzeczą Pospolitą, czymś wielkim posiadanym wspólnie, o co należało się troszczyć i poczuwać do odpowiedzialności. Dwadzieścia stąd też jest tu rzeczą logiczną, że domiana przedmurza mógł w Polsce pretendować nie tylko król czy Owa pospolita, ale i jej naturalni obrońcy i władcy, słowem, szlachta. Skoro woła tego stanu decydowała na Sejmach o kierunku polskiej polityki zagranicznej. A jego piersi zastępowały twierdzę, to było oczywiste, że szlachta uważała się za żywe przedmurze chrześcijańskiej Europy. Na Sejmie w 1632 roku posłowie wystąpili z petycją, by zabronić zakonom nabywania dóbr ziemskich, ponieważ tą drogą stan rycerski przychodzi do ubóstwa, a przecież stanowi przedmurze chrześcijaństwa. Także i o szlacheckim pospolitym ruszeniu. Z wielką, zresztą, przesadą, pisano, że jest to mur chrześcijański pogańską nigdy nie przełamany nawałą. Wespazjan Kochowski nazywał Antemurałem zarówno sanktuarium Maryjne, studianne, jak i samą Matkę Boską. Tyś jest szyk wojska, szyk nieustraszony, tyś Antemurał polski niezwalczony o wieżę mocna i w tej naszej stronie nowy syjonie. W czasie wojny ze Szwedami, 1656. Pisano, że spustoszyli oni przedmurze chrześcijaństwa i niezłomny od wieków szaniec Kościoła katolickiego, ziemię obrońców papiestwa. Notabene. Z reguły wspominano o przedmurzu chrześcijaństwa, ale nikomu z pisarzy staropolskich nie przychodziło do głowy nazywanie ich ojczyzny przedmurzem Europy. Poczucie wspólnoty wiary brało w tych wypowiedziach wyraźnie górę nad świadomością europejską. Nie znaczy to oczywiście, aby tacy pisarze jak Stanisław Lubieński czy Andrzej Maksymilian Fredro nie przypominali, że Polacy swą piersią zasłaniają Europę przed barbarzyńcami. Presja opinii stawała się tak silna, że każdy, kto się nie uważał za mieszkańca antemurale, stawiał się niejako poza wspólnotą wyznaniową, chrześcijaństwem i etniczną, narodem polskim w jego szlacheckim wydaniu. Nic przeto dziwnego, Iż termin przedmurze uważają niemalże za dogmat wszyscy chrześcijanie, tak katolicy jak i protestanci, z tą dość istotną różnicą, iż dla wyznawców Rzymuantemurale stanowiło wał ochronny katolicyzmu, a walka o przedmurze była dowodem lojalności i posłuszeństwa wobec papieża. Różnowiercy natomiast dostrzegali w niej niemal wyłącznie wojnę toczoną w obronie terytorium państwa zagrożonego przez siły islamu, a więc mocarstwo niechrześcijańskie. Mimo jednak tych rozbieżności, po wypowiedziach na temat antemurale nie zawsze można odróżnić konfesję piszącego, a także artysty malarza, skoro w tak zwanym Lisowczyku Rembrandta niektórzy historycy sztuki dopatrują się głębokiej alegorii. Ufiaździec. Przedstawiony z pełnym realizmem szczegółów, charakterystyczna dla polskich kawalerzystów broń, kostium, a nawet uprząż i wyposażenie konia, miałby być symbolem rycerza stojącego na straży całej wspólnoty chrześcijańskiej, której członkiem czuł się również i protestant, Rembrandt. Zwolennicy Rzymu mogliby się z pełnym przekonaniem podpisać pod stwierdzeniem anonimowego autora karwińskiej broszury Oliwka Pokój Niosąca. 1597, iż Polska jest jakby przed murzem chrześcijaństwa, zagradzającym drogę zaborczym Turkom. Podobnie zapatrywały się na te kwestie również i środowiska prawosławne, bardziej chyba nienawidzące islamu od katolików. Świadczy o tym ewidentnie m.in. twórczość łazarza Baranowicza, który w roku 1671 prorokował, grób Pański grobem kiedyś Turkom będzie. A chrześcijanin na ich karki siędzie, moskiewski z polskim orłem gdy poleci. Równocześnie jednak prawosławni nie mógł uważać walk z Moskwą za obronę Antemurale ani też stawiać ich na równi z wojną przeciwko półksiężycowi. Z kolei desydenci nic nie byliby w stanie zarzucić zdaniu ich za przysięgłego wroga, Szymona starowolskiego, który w dedykacji skierowanej do papieża Urbana VIII pisał. Ustawicznie walczymy z barbarzyjskimi narodami nie tylko w obronie własnych ognisk, ale i za cały świat chrześcijański. Pochwały wojny pobożnej czy świętej, jaką należałoby podnieść przeciwko Turkom, znajdowano również u poetów różnych wyznań chrześcijańskich. Przypomnili my tylko, iż Szarianin nolbrecht Karmanowski piętnował tych rycerzy chrześcijańskich, co tylko dla stroju krzyż noszą, a tymczasem nie myślą o boju. Ani ich to obchodzi, choć Mahomet brzydki posiadł górę syjońską i pańskie przybytki pochwała wojny zaczepnej występuje także w popularnym w Polsce przekładzie Jerozolimy wyzwolonej torą Tassa, Gofreta bo Jeruzalem wyzwolona w tłumaczeniu, a raczej adaptacji Piotra Kochanowskiego 1618. W piętnaście lat później ukazała się przeważna legacja Krzysztofa z Baraskiego, wydana przez Samuela Twardowskiego, w której, zwracając uwagę na słabość porty otomań, z Kiej, przypominano, iż jęczący pod jej jarzmem Słowianie marzą o wybiciu się na wolność. Podobne motywy przewijają się również w wypracowaniach pisanych między innymi przez uczniów tzw. kolonii akademickich, szkół podległych Akademii Krakowskiej. Studiujący w Kolegium Nowodworskim Jan Sobieski opracował na przykład, mowę kreślącą powstanie i rozwój potęgi tureckiej. Przyszły zwycięzca spod Wiednia zakończył ją wezwaniem do państw chrześcijańskich, aby zorganizowały krucjaty antyosmańską, która doprowadziłaby do zajęcia Konstantynopola. Pierwsze miejsce w tej lidze młodziutki Sobieski przyznawał Polsce, nazywanej przez niego przedmurzem i puklerzem chrześcijaństwa. W ze ze mów nie szczędził słów krytyki Francji, której wytykał nieudzielanie Polsce pomocy przeciwko wysokiej i porcie. Wszystkie te wypowiedzi, można by je oczywiście pomnożyć o dalsze przykłady, stanowiły zarazem powielanie pewnych wzorców osobowych czy literackich. Nie świadczyły natomiast o tym że masy szlacheckie żyły pragnieniem marszu na Bałkany, i dalej Aż do Konstantynopola, a wyznawana przez nie ideologia przedmurza nosiła misyjny charakter, oddychający duchem średniowiecznych krucjat. O ile zresztą chętnie przypominała o nich kontrę, formacyjna propaganda, o tyle w kołach protestanckich zbrojne wyprawy na Bliski Wschód, jakie on dziś organizowano pod patronatem papiestwa, spotykały się ze zdecydowaną dezaprobatą. Z jednej strony powstanie nowożytnej Europy. Opartej na hegemonii państw narodowych, a nie papiestwa czy cesarstwa, z drugiej zaś ruch reformacyjny uniemożliwiły organizację nowych krucjat. W XVI wieku nikt już nie brał na serio możliwości odzyskania ziemi świętej. Wyprawy krzyżowe przeszły do lamusa wielkich utopii. Doktrynalna treść hasła Antemurale sprowadzała się do obrony katolickiej ideologii religijnej przed niewiernymi. Na co dzień dominował natomiast realizm polityczny, nakazujący poprzestanie na obronie, komentujący się wypędzeniem wroga, niechętny nawet pościgowi, jeśli ten miał prowadzić w głąb obcych terytoriów. Władysław IV uważnie i chyba czytywał poetów apelujących do licerskości szlachty niż uchwalane przez nią na sejmikach instrukcje poselskie. W przeciwnym bowiem razie nie oczekiwałby przychylnego z jej strony przyjęcia nurtujących go od dawna planów wojny tureckiej. W latach 1646-1648 Wazę spotkał całkowity zawód, choć perspektywa położenia w ten sposób raz na zawsze, kresu na tatarskim na Polskę mogła się wydawać ze wszechmiar nęcąca. Zarządów drugiego Wazy Cilennicy Wysokiej Porty około dziesięciu razy pustoszyli południowo-wschodnie kresy Rzeczypospolitej, pozostawiając zgliszcza i uprowadzając ze sobą olbrzymi jasyr. W pierwszej połowie XVII stulecia z samej tylko Rusi Czerwonej miano w ten sposób wywieść aż 250 tysięcy ludzi, co na owe czasy było olbrzymią liczbą. Szlachta obawiała się jednak. Iż wygrana kampania doprowadzi do poważnego wzmocnienia władzy monarszej w Polsce, przegrana zaś ściągnie na nią groźny pod każdym względem najazd turecki. Niepokoiły ją również plany posłużenia się kozakami do wojny z Wysoką Portą, musiałoby to bowiem wiązać się z przywróceniem im praw, mocno po ostatnim powstaniu kozackim, 1638, uszczuplonych. Jeszcze bardziej obawiano się, że zwycięskie oddziały zaporożców posłużą królowi do zamachu stanu, w którego wyniku również i w Rzeczypospolitej zostałby zaprowadzony absolutyzm. Nie napawał wreszcie zachwytem pomysł wciągnięcia do planowanej koalicji anty tureckiej, obok papiestwa i Wenecji, również i Moskwy. Dla kogoś znającego dobrze przeszłość nie mogło to wszystko stanowić niespodzianki. Szlachta nigdy bowiem nie kwapiła się do rozpoczynania wojen, tym bardziej jeśli nosiły one charakter ofensywny, a nie obronny. Skąpiła pieniędzy na podatki, do których dochodziły koszty ekwipunku wojennego, wcale zresztą pokaźne. Jedynie gorliwy, a naiwny czytelnik literatury powielającej od schyłku XVI wieku wzorce rycerskie mógłby się czuć zaskoczony tak dalece idącą niechęcią do ich wcielania w życie. Już Piotr Grabowski, Józef Wreszczyński czy Piotr Skarga postulowali daleko idącą militaryzację szlachty, powołanie na kresach państwa zakonów rycerskich, utworzenie Akademii Wojskowej dla młodzieży szlacheckiej. Wszyscy oni twierdzili, iż szlachcic po to żyje, aby na wojnie sławy nabywał. Winien zaś ją prowadzić jako członek natio militans, narodu walczącego w obronie ojczyzny. A więc tym samym i przed chrześcijaństwa oraz Kościoła przeciw Turkom i Tatarom. Na takich tybuntowników, cny rycerzu, ostrz swoje żelaza, umieraj rad dla czci Chrystusowej, wybawiaj uciśnione katoliki, broń wiary przesławnej i Kościoła Bożego, pisał Szymon Starowolski. Ulubioną przez pisarzy ziemiańskich kliszą literacką był obraz Cyncynata, który prosto od pługa idzie bronić zagrożonej ojczyzny. Szlachcic chętnie dawał się przedstawiać w roli rycerskiego obrońcy przedmurza, a zarazem całej europejskiej wspólnoty chrześcijańskiej. Skoro ojczyzna Sarmatów miała stanowić tarczę kontynentu, to odwaga i męstwo stawały się najważniejszymi składnikami polskiego charakteru narodowego. Albowiem waleczny ten naród, żywiący raczej pogardę dla śmierci, ponad wszelkie sztuki ceni chwałę wojenną, czytamy w opisie Mazowsza. 1634. Pióra Jędrzeja Święcickiego. Kiedy jednak naprawdę rozlegały się surmy bojowe, szlachta dość opieszale ściągała do obozów, a po pierwszej wygranej bitwie skwapliwie, ku rozpaczy dowódców, rozjeżdżała się w domowe pielerze. Liczne na to można przytoczyć przykłady zarówno z XVI wieku, jak i z następnego stulecia. Większość przedstawicieli stanu szlacheckiego mogłaby z pełną satysfakcją za Krzysztofem Opa Unińskim powtórzyć tu u nas pokój z łaski Bożej głęboki. Wiele wypowiedzi zawartych w faktach sejmikowych oraz diariuszach sejmowych z i połowy XVII wieku świadczy Iż szlachta była na ogół przeciwna prowokowaniu niepotrzebnych konfliktów zbrojnych z wysoką portą. 21 Antymilitaryzm szlachty raz po raz dawał znać o sobie, a granica dzieląca go od totalnego pacyfizmu bywała w praktyce dość cienka i nieraz łatwa do przekroczenia. Na tym też tle należy rozpatrywać recepcję hasła, Polska, przed murzem chrześcijaństwa. Co prawda, w i połowie XVII stulecia pojawia się ono coraz częściej w publicystyce politycznej. Po pierwsze jednak nieporównanie częściej jest zastępowane wezwaniem do dbania o interesy własnej przede wszystkim ojczyzny. Po drugie, opozycja, tak silna pod berłem wazów czy Sobieskiego, wzmianki o Antemurale niejednokrotnie uważała za manewro propagandowy. Mający skłonić masy szlacheckie do walki w obronie czysto dworskich interesów lub też odwrócić ich uwagę od nieporównanie ważniejszych spraw i problemów. Po trzecie, jak wykazały burzliwe spory wokół planów wojny tureckiej, szerokie rzesze szlachty bynajmniej nie kwapiły się do umierania na polu bitwy z niewiernymi. Wszystkie te nastroje znalazły odbicie w krążących gęsto pamfletach. W jednym z nich przypominano Polakom. Iż w dotychczasowych zmaganiach z Turkami tylko sam Bóg z nieba, a cnota i odwaga braci naszej przychodziły Rzeczypospolitej z pomocą. Wenecjanie, zachęcając innych do walki z turkami, sami wolą zajmować się handlem. Nawet jeśli wystąpią zbrojnie, któż zaręczy, iż w trakcie wojny nie wycofają się z walki, składając trybut turkom. Państwa położone z dala od wysokiej porty nie chcą nawet słyszeć o udziale w ewentualnej lidze antyosmańskiej. Jedyną barierą są Węgry, stanowiące nasze przedmurze. Wszystko więc przemawia za tym, iż lepiej unikać wojny, której wynik jest niepewny, nawet jeśli by to miało oznaczać tolerowanie najazdów tatarskich, inspirowanych przez Stambuł. Daremnie Władysław IV starał się wytłumaczyć opozycji. Iż nie jest prawdą, jakoby chciał znosić prawa, wolności nasze, i w takim właśnie celu wciągał Rzeczpospolitą do walki z Turkami. Zarówno Izba Poselska, jak i znaczna część Senatu wypowiedziały się stanowczo przeciwko wojnie. Powstała więc dość paradoksalna sytuacja. W kraju, który nuncjusz papieski świeżo nazwał niezłomną twierdzą wiary katolickiej, z racji wojen prowadzonych z Turcją i Tatarami, Król musiał w największej tajemnicy i na własną rękę prowadzić przygotowania do pochodu na Bałkany. Ich przeciwnicy mogliby oczywiście wskazać na czysto obronne funkcje przedmurza. Płoty, zasłony czy mury mają to do siebie, iż pozostają na miejscach. Sarmaci czuli się raczej obrońcami chrześcijańskiego status quo niż kimś, kto zatknie sztandary papieskie na murach Konstantynopola czy Jerozolimy. Rola ruchomego przedmurza. Jeśli by ją ktoś potraktował serio, nie była możliwa do realizacji, chyba że za cenę katastrofy państwa. W chwili, gdy król, w nocy z 19 na 20 maja 1648 roku, rozstawał się z życiem, na Ukrainie trwało już powstanie kozackie. Miało ono rozpocząć serię wojen, jakie przez następnych 15 lat będą niemal bez przerwy nękać Polskę. Do ich wybuchu w jakimś sensie przyczyniła się ambicja Władysława IV Wazy. O ile bowiem plany przepędzenia Tatarów z Krymu, w czym mieliby dopomóc Kozacy, wolno uznać do pewnego stopnia za realne, o tyle wyzwolenie Półwyspu Bałkańskiego mogłoby się udać jedynie koalicji złożonej z najpotężniejszych państw wczesnej Europy, przypomnijmy, że nastąpiło ono dopiero w XIX wieku. W latach 1648-1660 koalicja taka istotnie powstała, ale przeciwko przedmurzu chrześcijaństwa, jak nazwał Rzeczpospolitą na Sejmie roku 1649 poseł księcia Siedmiogrodu, Andrzej Kłobucicki. Po kozaczyźnie do wojny z Polską kolejno wchodziły, Moskwa, 1654, Szwecja, 1655, Państwo brandenbursko pruskie, 1656 i wreszcie siedmiogród, 1657. Sprawdził się wówczas tak często w literaturze od czasu Freja występujący obraz Polski jako wyspy, obozu warownego czy zamku, który zewsząd otaczają nieprzyjaciele, czyhający na jej zgubę. Wśród nich czołowe miejsce, oprócz Szwedów, brandenburczyków, Wołochów i Moskali. Zajmowali oczywiście Turcy i Tatarzy. Tymczasem jednak wojsk tureckich zabrakło wśród oddziałów najeżdżających ziemię Rzeczypospolitej w pamiętnych latach potopu. Tatarzy zaś okazali się wprawdzie początkowo sojusznikami Kozaków. Czy nie był to odwet za plany wojny tureckiej, ale dość rychło zmienili front na korzyść Polski. W ich interesie nie leżało bowiem powstanie silnej i w pełni niezależnej Ukrainy. Stąd też w trudnych dla wojska polskiego momentach występowali z propozycjami mediacji, pod Zborowem, 1649, zaś ich dwuznaczna postawa zmusiła Kozaków do zawarcia niekorzystnej dla nich ugody. W trzy lata później Han Krymski podpisał z Rzeczą Pospolitą Sojusz Wojskowy wymierzony przeciwko Ukrainie i Rosji. Nie pozostał on wyłącznie na papierze, skoro 29 stycznia 1655 roku wojska koronne wspomagane przez ordę pokonały Armię Rosyjsko-Ukraińską. W listopadzie tegoż roku Tatarzy pokonali Kozaków pod Jezierną, co zmusiło Bochtana Chmielnickiego do podpisania układu, w którym zrywał z Rosją i zobowiązywał się do udzielenia zbrojnej pomocy Janowi Kazimierzowi, Układ ten nie został zresztą przez wodza kozaczyzny dotrzymany. Na jesieni 1655 roku zaczęły krążyć po Polsce tak tzw. jarłyki pisemne rozporządzenia Hana, w których zapowiadał, iż idzie z pomocą królowi polskiemu oraz groził surową zemstą tym wszystkim, którzy opowiedzą się po stronie Karola Gustawa. Akcja przyczyniła się w jakimś stopniu do zawiązania. 29 12 1655 rok konfederacji tyszowieckiej, której uczestnicy opowiedzieli się po stronie dawnego monarchy. Poselstwo tatarskie dotarło wiosną 1656 roku nawet na dwór elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma, wzywając go, aby dochował wierności Janowi Kazimierzowi. Z początkiem lata wkroczył do polski dwutysięczny czambu tatarów. By między innymi wziąć udział w trzydniowej bitwie pod Warszawą, 28 i 1656 rok. Walczyli tam oni pod komendą Jana Sobieskiego, wsławili się też w bitwie pod Prostkami, 8x tego roku, gdzie wzięli na arkan samego księcia Bogusława Radziwiłła, co później uwiecznił Henryk Sienkiewicz w Potopie. Spustoszyli też Siedmiogród oraz przyczynili się do pokonania wojsk Jerzego II Rakoczego, które najechały Polskę. Tatarzy nie czynili tego oczywiście z niespodziewanie obudzonej miłości do Polski. W ich interesie nie leżało jednak rozbicie Rzeczypospolitej przez Rosję, Szwecję czy Brandenburgię. Podobnymi intencjami kierowała się Turcja, zachowując w latach potopu życzliwą neutralność wobec Polski. Na uwagę zasługuje jednak, iż rzymska czy wenecka opinia, która w poprzednim stuleciu odmawiała Polsce tytułu przedmurza, w XVII wieku dość spokojnie przełknęła owe sojusze tatarsko-sarmackie. A przecież czambuły kłopotliwych i niezbyt bezpiecznych sprzymierzeńców spustoszyły nie tylko prusy książęce, gdzie pamięć o okrucieństwach tatarskich przetrwała aż po XIX wiek, lecz i po dole przez które wiodła ich droga powrotna z posiadłości wiarołomnego elektora. Wówczas to powstało przysłowie, że koni bez uzdy, Tatarowie przez podlasie, pigułki przez brzuch nie przejdą bez przeszkody. Również i fakt, iż Polacy przy pomocy pogan gromili chrześcijańskie bądź co bądź wojska kozackie oraz moskiewskie, nie spotykał się, o ile nam wiadomo, z żadnymi potępieniami. Już przedtem zresztą szukali oni sojusznika przeciwko Turcji w Persji. Stąd też nieco zabawnie brzmi dla nas tytuł utworu Wawrzyńca Chlebowskiego trąba pobudki ziemi perskiej do wszystkich narodów chrześcijańskich przeciw Mahometanom 1608, jeśli przypomnieć, iż szach perski oraz jego poddani wyznawali tę samą co i Turcy religię. Przyczyn, dla których mimo wszystko nie doszło do demitologii. Zacji pojęcia. Polska, przed murzem chrześcijaństwa, wolno się tylko domyślać. Do zbuntowanych Kozaków nikt w ówczesnej Europie nie czuł sympatii, a przynajmniej jej na piśmie nie wyrażał. W ich wystąpieniu widziano groźną dla panującego porządku społecznego odmianę wojny chłopskiej i bunt poddanych przeciwko ich prawowitemu władcy. Kozacy oraz mieszkańcy Moskwy byli uważani w Rzymie nie tylko za schizmatyków. Na których rychłe nawrócenie stracono już nadzieję, ale i za barbarzyńców. Od czasów polskiej interwencji na wschodzie 1604-1616 opinie włoskie na ich temat stają się coraz bardziej nieprzychylne. Mieszkańcom Moskwy zarzuca się okrucieństwo, skrajną ciemnotę i niewolniczą uległość wobec despotyzmu. Z kolei Szwedzi po doświadczeniach wojny trzydziestoletniej byli znienawidzeni nawet w krajach protestanckich. W wielu państwach niemieckich w ten właśnie strój ubierano diabła, podobnie zresztą jak w Polsce, chadzał on w niemieckich szatach, w Niderlandach w hiszpańskich, a w Rosji w polskich. Wreszcie Siedmiogród był w katolickiej Europie uważany za siedlisko herezji kalwińskiej oraz kraju uzależniony od sułtana. Joteśli również i wśród samych Polaków pogląd, iż są przed murzem chrześcijaństwa utrwalił się właśnie w latach 1648-1660. Mimo że nie walczono wówczas ani z Turcją, ani też z Tatarszczyzną, to przyczyny należy szukać na ówczesnej mapie politycznej kontynentu. Po umocnieniu się reformacji oraz załamaniu planów misyjnych Rzymu na wschodzie, szlachecką Rzeczpospolitą otaczały ze wszystkich niemal strony państwa niekatolickie, w postaci od północy Luterań, kiej Szwecji i Prus Książęcych, od zachodu Brandenburgii, połączonej ściśle z Prusami, od wschodu prawosławnej Rosji, od południa Turcji oraz jej lenników, kalwińskiego Siedmiogrodu i prawosławnej Wołoszczyzny. W tym niekatolickim pierścieniu jedyną lukę stanowiła Austria, z którą sąsiadowaliśmy na południowym zachodzie poprzez Śląsk, tak się jednak złożyło, że Polska XVII wieku nigdy nie walczyła z monarchią Habsburską, a wręcz przeciwnie, oba te państwa przychodziły sobie z pomocą. Austria Polsce w 1657 roku. Ta zaś Austrii w roku 1619 i 1683 w odróżnieniu na przykład od Francji, która często wchodziła w sojusze z protestantami i podtrzymywała tradycyjną przyjaźń z Wysoką Portą. W XVII stuleciu rycerze polscy nigdy nie skrzyżowali szabli ze zwolennikami Rzymu. Ostatni raz miało to miejsce w 1588 roku pod Byczyną, gdy hetman Jan Zamoyski pokonał wojska habsburskiego pretendenta do polskiej korony w osobie arcyksięcia Maksymiliana. Potomni starali się jednak o tym nie pamiętać, pisząc o zasługach wielkiego hetmana, którego Szymon Starowolski nazywał obroną i przedmurzem królów polskich, wbrew prawdzie historycznej twierdzono. Że z samymi tylko nieprzyjaciołami wiary, to jest z turkami, tatarami i syzmatykami boje toczył. W XVI wieku pisano o polskim przedmurzu z uwagi na zagrożenie od strony muzułmańskiej Turcji oraz prawosławnej Moskwy. W następnym stuleciu pierścień się zamykał, z czego w Polsce musiano sobie zdawać sprawę. Co więcej, jej innowiercy wrogowie sprzymierzyli się przeciwko katolickiej Rzeczypospolitej. Po raz pierwszy z taką właśnie inicjatywą wystąpił król szwedzki, Gustaf Adolf. Korzystając z pomocy niderlandzkiej dyplomacji, usiłował on zmontować sojusz antypolski z udziałem Moskwy, Wysokiej Porty oraz Kozaczyzny. Starania te nie przyniosły poważniejszych rezultatów. Odnowienie takiej właśnie ligi nastąpiło w latach potopu, kiedy Szwecja działała w sojuszu z państwem brandenburgsko pruskim bochtanem chmielnickim a wreszcie i z księciem Siedmiogrodu Jerzym II Rakoczym. Państwa te w grudniu 1656 roku zawarły w Siedmiogrodzkim radnocie pierwszy w dziejach traktat rozbiorowy Polski, w którym Karolowi i Gustawowi przyznawano nadbałtyckie prowincje Rzeczypospolitej, z wyjątkiem oczywiście Prus Książęcych, elektorowi brandenburskiemu Wielkopolskę oraz Prusy Królewskie, kozakom całą Ukrainę, a jeżeli mu rakoczemu pozostałą część Rzeczypospolitej, między innymi małopolskę z Krakowem. Z Wielkiego Księstwa Litewskiego wykrojono dzielnicę, która miała przypaść w dziedziczne władania Radziwiłom, od KS. Bogusława, protektora litewskiego kalwinizmu, poczynając. W Polsce wiedziano równie dobrze o Radnockim Układzie, jak i o roli, którą w jego zawarciu odegrali nasi dysydenci, sarianami na czele. Służyli oni też dość często jako pośrednicy w pertraktacjach toczonych przez Szwedów z Chmielnickimi i przez księcia Bogusława z Siedmiogrodem. Już wspominaliśmy, że w bitwie pod Prostkami 1656 Tatarzy wspomagali stronę polską. W oddziałach szwedzko-brandenburskich walczyło natomiast sporo polskich dysydentów. Mieli się oni również w jakimś stopniu przyczynić do najazdu księcia Jerzego Trzyrakoczego, który ogniem i mieczem spustoszył południowe tereny Rzeczypospolitej. Różnowiercy znajdowali się niejako w przymusowym położeniu, ponieważ kontrreformacja, ograniczając prawa wyznaniowe dysydentów, zmuszała ich do szukania pomocy na zewnątrz. W ten sposób powstawało swego rodzaju błędne koło. Obóz katolicki dyskryminował protestantów. Polacy z kolei skłaniali się do porozumienia z wrogiem w nadziei, że objęcie tronu polskiego przez króla Szwecji lub też księcia Siedmiogrodu polepszy w radykalny sposób ich sytuację. Budziło to podejrzenie, iż polscy różnowiercy stanowią wrogie ojczyźnie stronnictwo polityczne, rodzaj, mówiąc współczesnym nam językiem, V-kolumny, działającej na szkodę własnego kraju. Zyskało ono potwierdzenie w okresie najazdu szwedzkiego gdy obok katolickiej znaczna część szlachty dysydenckiej znalazła się w obozie najeźdźcy. W tej sytuacji koncepcja antemurale nabierała nowego blasku. Nieprzypadkowo w jednym z manifestów wojska zaciężnego 1656 czytamy, iż Szwedzi winni są za nieszczęścia, jakie spadły na Polskę to przedmurze chrześcijaństwa i niezłomny od wieków świętego kościoła katolickiego szaniec. Zagrożenie Rzeczypospolitej od zewnątrz przez państwa protestanckie skłaniało do nieufności wobec ich współwyznawców w głębi Polski, zaś przychylna Szwedom czy Siedmiogrodzianom postawa polskich kalwinistów oraz Arian czyniła z nich w oczach szlachty niebezpiecznych wrogów polskiego przedmurza. Jak już wspominaliśmy, jego istnienie uznawali również i zwolennicy lutra Kalwina czy Socyna widzący w przedmurzu ogólnochrześcijańską barierę przeciwko poganom wśród większości katolickiej szlachty jednak właśnie pod wpływem doświadczeń z lat potopu brało górę przekonanie iż jest to wyłącznie katolicki mur wał ochronny czy tarcza służy zaś do obrony nie tylko przed islamem lecz również wobec heretyków oraz prawosławnych zwanych pejoratywnie schizmatykami w swym rzymskim wydaniu Przedmurze pogłębiało niewątpliwie dezintegrację społeczeństwa szlacheckiego, rozbijając jego solidarność stanową oraz etniczną w imię nadrzędnych racji wyznaniowych. Jarema Maciszewski ma chyba rację pisząc, że jeśli sprzyjało ono w jakiejś mierze mobilizacji społeczeństwa w obliczu nowego groźnego niebezpieczeństwa, to równocześnie pogłębiało jednak fanatyzm religijny w sferze stosunków wewnętrznych. 22 wraz z utrwalaniem się przekonania, iż Rzeczpospolita jest przed przedmurzem na niemal wszystkich swoich granicach, rosło też poczucie izolacji zarówno państwa, jak i jego szlacheckich obywateli. Do wyznaniowego zagrożenia Kościoła przez Islam, prawosławie i herezję dochodziło zagrożenie ustroju, skoro a ze złotej wolności otaczały zewsząd państwa, w których istniała silna władza królewska. Warto jednak przypomnieć, że istotny przełom wnosi tu dopiero połowa XVII stulecia, kiedy po raz pierwszy w naszych nowożytnych dziejach samoistnienie państwa polskiego zostało zakwestionowane przez siły akatolickie i hołdujące tendencjom absolutystycznym. Na tym tle należy też rozpatrywać uchwalenie 1658, edyktu Obanici Arian. Początkowo chciano nią objąć wszystkich różnowierców, następnie myślano o Żydach. Ostatecznie wszystko skupiło się na wyznaniu najsłabszym liczebnie, pozbawionym możnych protektorów w kraju i za granicą, znienawidzonym równie silnie przez ortodoksję protestancką, jak i sfery katolickie. Rola przedmurza, a więc obrońcy katolicyzmu na zewnątrz, musiała oddziaływać na stosunek do jego przeciwników osiadłych w samej Rzeczypospolitej. Wystarczy przypomnieć że w roku 1640 senatorowie zagrozili wręcz Władysławowi odmową subwencji na wojnę z Turcją, jeśli król nie ukaże należycie kalwinistów wileńskich zastrzały do figury na tamtejszym kościele franciszkanów. Należy się tylko dziwić, dlaczego Polska zatrzymała się w pół drogi, po której poszły inne kraje katolickie. Bo przecież w Hiszpanii i już po upadku Grenady 1492 Wygnano wyznawców islamu, tzw. mory, sków oraz judaizmu, ci ostatni znaleźli azyl na naszych ziemiach. Austria w początkach XVII stulecia zmusiła do emigracji luterań, skich mieszkańców Styrii, Karyntii i Tyrolu. W dobie wojny trzydziestoletniej podobne represje spadły na protestancką ludność Czech, Morafi i Śląska, pozostających pod berłem Habsburgów. Na Półwyspie Apenińskim już w XVI wieku zniszczono brutalnie i bezwzględnie ogniska potajemnego protestantyzmu. Tymczasem polskie przedmurze chrześcijaństwa staje się w i połowie 17 stulecia azylem dla śląskich i niemieckich luteranów czy braci czeskich. Po roku 1660 pozwolono tym ostatnim na dalsze pozostanie, mimo nielojalnej postawy, jaką znaczna ich część zajęła w latach potopu. Szlachta luterańska czy kalwińska korzystała zaś z praw politycznych, o jakich angielscy czy holenderscy katolicy nie mogli marzyć aż do XIX wieku. W dziesięć lat po wygnaniu z Polski Arian poprzestano tylko na zakazie porzucania religii panującej. 1668, który to zakaz od dawna obowiązywał w innych krajach europejskich, katolickich i protestanckich. Polska, będąc zagrożona przez nieprzyjaciół Krzyża Świętego jak stale w ówczesnych dokumentach określano Turków, ostatecznie pozbyła się wrogów Trójcy Świętej, czyli Arian. Analogie z Hiszpanią były tak oczywiste, że nasuwały się już współczesnym, porównującym braci polskich do wyznających islamy małorów. Kontreformacyjny poeta Wespazjan Kochowski w wierszu Bando na Arian pisał, więc uparci Mauryżkowie oraz Polskiej Grenady, zdrajcy raczej nie synowie Wender za oba światy. Ale na tym podobieństwa się kończyły, skoro na Półwyspie Iberyjskim zwolennicy reformacji trafiali do lochów inkwizycji. Natomiast szlachecka Rzeczpospolita nie przestała i po roku 1658 czy 1668 tolerować przeciwników papiestwa. W 17 stuleciu Polska znalazła się na szlaku trzech ekspansji, rozwijały je protestancka Szwecja od północy, prawosławna Rosja od wschodu i muzułmańska Turcja od południa. W ogniu walc z tymi państwami dojrzewała też i krzepła doktryna wielostronnego przedmurza, którego losy zostają wpisane z jednej strony w ogólnoeuropejską rywalizację pomiędzy Stambułem, Wiedniem i Wersalem, z drugiej zaś w konflikt o Ukrainę. Po którą wyciąga rękę zarówno Moskwa, jak i Turcja. W starciach tych jakże często zmieniano front i sojuszników, a frazeologia wyznaniowa, czyli hasła obrony Kościoła oraz wiary, maskowała istotne interesy i konflikty polityczne. Kiedy od kazań czy pism papieskiej dyplomacji przejdziemy do uchwał sejmikowych lub wotów poselskich, to okaże się, iż szlachta mówiła przede wszystkim o obronie owej wspólnej Rzeczypospolitej, a więc własnego państwa oraz posiadanych w nim przywilejów. W dalszej kolejności wspominano o interesach Kościoła powszechnego i całej chrześcijańskiej Europy. Na samym zaś dopiero końcu zamykano to efektownym retorycznie powołaniem się na rolę Polski jako przedmurza choć pisano, iż leży ona niejako w strefie przyfrontowej, bo wśród nieprzyjaciół Krzyża Zbawiennego J. A. Morsztyn, nie znaczy to wcale, aby antemurale stanowiło całkowite przekreślenie tradycji polskiej tolerancji, czy też we wszystkich dziedzinach życia rodziło atmosferę oblężonej twierdzy. Przedmurze nie stworzyło jakiejś warstwy izolacyjnej między Orientem a całą resztą Europy. W praktyce polski mur, wał czy tarcza dość często przemieniały się w pomost. A arcykatolicki Sarmata interesował się najnowszą modą panującą nad Bosforem czy na Krymie. Obronę określonych wartości wyznaniowych godzono z rolą szlacheckiej rzeczypospolitej jako wielkiego tygla cywilizacji. Nie obawiano się konfrontacji postaw oraz ulegania obcym wpływom w zakresie kultury materialnej. I trudno orzec, co bardziej zaważyło na tej pewności przekonanie, iż katolicyzm zdecydowanie góruje nad islamem, czy opinia, że kraj wolności szlacheckich wygra każde porównanie ze wschodnią tyranią. Oba systemy wartości, religia i ustrój polityczny, zostały też w drugiej połowie XVII stulecia zagrożone przez despotyczne imperium islamu. Klęska i triumf orientu. Lata 60. XVII wieku zapoczątkowały pogorszenie stosunków z Tatarszczyzną i Wysoką Portą. Bezpośrednią tego przyczyną była rywalizacja o Ukrainę, którą Turcja chciała dla siebie zagarnąć. Jeszcze istotniejszą rolę odegrało zbliżenie polsko-rosyjskie, uwieńczone traktatem w Andruszowie, 30 i 1667. Turcja uznała go wręcz za prowokację ze strony szlacheckiej Rzeczypospolitej. Kamieniem węgielnym polityki osmańskiej na północnym wschodzie Europy było bowiem niedopuszczanie do sojuszu tych dwóch państw. Porta dążyła do utrzymania pomiędzy nimi pewnej równowagi sił oraz stanu ciągłego konfliktu. Stąd też inspirowani przez Stambul Tatarzy wyruszali na pomoc tej stronie, która w danym momencie traciła przewagę nad swym przeciwnikiem. Obecnie wysoka porta zamierzała zaatakować kolejne przedmurze chrześcijaństwa w postaci Polski. Tylko nieliczni jej obywatele zdawali sobie jednak sprawę z powagi sytuacji. Należał do nich anonimowy polityk szlachecki, który w połowie roku 1667 pisał, że Polska przedmurzem Europy on dziś potężna i straszna dla nieprzyjaciół Rzeczpospolita, słynąca jako przedmurze świata chrześcijańskiego, którego broniła przed niewiernymi, obecnie oczekuje pomocy od całego chrześcijaństwa. W okresie bezkrólewia po abdykacji, 1668, ostatniego z wazów, Gottfried Wilhelm Leibniz broszurze wzorzec dowodów politycznych, zalecającej jednego z kandydatów, pisał, że Rzeczpospolita Polska, choć sąsiaduje z najgorszymi wrogami, Turkami, Tatarami i Moskalami, to jednak nie posiada naturalnych granic obronnych ani twierdz pogranicznych. Gdyby została podbita przez barbarzyńców, cały świat chrześcijański straciłby swych obrońców, a oddziały tatarskie, które już kiedyś spustoszyły Śląsk, zyskałyby najłatwiejszy dostęp do Niemiec. W poszukiwaniu sprzymierzeńców oglądano się na Moskwę, a nawet i daleką Persję. Ogół społeczeństwa szlacheckiego podejrzewał jednak, Iż niebezpieczeństwo tureckie jest wyolbrzymiane przez stronnictwo profrancuskie, które pragnie w ten sposób uśpić czujność szlachty. Podczas gdy siły rzekomo zagrożonej Rzeczypospolitej skierują się na południe, w Gdańsku wyląduje książę Kondeusz, by objąwszy dowództwo wojsk francuskich, pomaszerować na Warszawę i Kraków. Ponieważ dwór chciał przeforsować obiór francuskiego księcia na króla jeszcze za życia Jana Kazimierza tak zwana elekcja vivente straszak straszak tatarsko-turecki miał być w opinii szlachty zasłoną dymną umożliwiającą przeprowadzenie zamachu stanu. Stąd też po sejmikach mówiono, iż prawdziwe niebezpieczeństwo stanowią francuscy tatarzy wojska Konde, Usza, a nie Hanat. W połowie lipca roku 1667 Sobieski wysłał więc do Warszawy jeńców wziętych do niewoli pod brzeżanami, aby dowieść. Że to niezmyśleni Tatarowie. W październiku oparł się poważnym siłom mordy pod podchajcami. Polska uzyskała cztery lata pokoju, który jednak nie został wykorzystany dla poczynienia przygotowań obronnych. Tymczasem Turcja z jednej strony zakończyła 1669, wieloletnią wojnę z Wenecją okretę, z drugiej zaś zawarła z nią 1671. Układ regulujący spory graniczne w Dalmacji. Z tą chwilą mogła swe główne siły rzucić przeciwko Polsce. W przeciwieństwie do Władysława cztery wojny nie pragnął ani Jan Kazimierz, ani też Michał Korybut Wiśniowiecki, który objął po nim tron Polski. Do konfrontacji parła natomiast zdecydowanie wysoka porta. Stambuł zażądał wycofania wszystkich wojsk polskich z Ukrainy i Podola, po raz pierwszy w dziejach wojen polsko-tureckich konflikt zbrojny rozpoczęło opanowanie przez armię pod dowództwem samego sułtana Mohameda części terytorium Rzeczypospolitej. Kamieniec Podolski padł, wojska tureckie rozpoczęły marsz na Lwów, a czambuły tatarskie pojawiły się pod Krosnem i Bieczem. Zwycięska porta podyktowała w Buczaczu, październik 1672 roku, upokarzający warunki pokoju. Rzeczpospolita odstępowała jej podole, województwo bracuławskie i południową część Kijowszczy. Zny. Równocześnie Polska zobowiązała się do płacenia corocznego haraczu, stawiając się tym samym w rzędzie lenników Turcji. To bezprecedensowe upokorzenie wstrząsnęło społeczeństwem szlacheckim. Odmówiono sułtanowi płacenia trybutu, a Sejm, zapomniawszy na chwilę o sporach, Uchwalił podatki niezbędne do wystawienia odpowiedniej armii. Na jej czele stanął Sobieski, który niebawem, listopad 1673 roku, odniósł zwycięstwo pod Chocimiem, tym razem już dla nikogo nie ulegające wątpliwości. W Swemu uznaniu dał wyraz m.in. cesarz Leopoldi, który w tymże roku pisał do papieża, iż Polska istotnie stanowi antemura, le Christianitatis otworzyło ono obieskiemu drogę do tronu wakującego po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego z chwilą jednak gdy minęło bezpośrednie niebezpieczeństwo sejmiki szlacheckie zaczęły się w większości wypowiadać za pokojowym uregulowaniem stosunków z Turcją w uchwalanych na nich instrukcjach czytamy iż należy jak najprędzej skierować poselstwo pokojowe do sułtana tatarów zaś hojnie obdarować Żaden z wpływowych senatorów nie wypowiadał się wówczas za kontynuacją działań wojennych. W tym samym duchu przemawiał kaznodzieja królewski, ksiądz Adrian Pikarski na Sejmie w 1673 roku, mimo że przed rokiem, w styczeń 1672 rok, tłumaczył posłom, jakie to błogosławieństwa Boże spadały na Polskę, dopóki dbała o obronę i rozkrzewienie katolicyzmu. Korona Polska, chroniona piersiami rycerstwa, rozszerzała wówczas swe granice, stanowiąc przedmurze chrześcijaństwa. Kiedy zaś pobożność upadła, a wzmógł się ucisk biedaków, również i terytorium państwa znacznie się skurczyło. Postulatom zawarcia trwałego pokoju towarzyszyło powoływanie się na interesy państwa. O obowiązkach wynikających z roli przedmurza nikt z posłów nawet i nie wspomniał. Nie zapominano oczywiście i o wrogach, wymieniając ich jednakże w nader charakterystycznej kolejności, mianowicie jako nieprzyjaciół Rzeczypospolitej i Krzyża Świętego, a więc z Kościołem na drugim dopiero miejscu. Interes ojczyzny winien był, w przekonaniu posłów, górować nad uniwersalistyczną koncepcją obrony chrześcijaństwa. Wszystkie te nastroje, jak również brak środków na prowadzenie dalszych wojen, Skłonił Jana III do podpisania w Żurawnie Rozejmu, 1676, z wysoką portą. Pozostawiał on w jej rękach podole wraz z kamieniecką twierdzą. W Sobieskim zaczęło się wówczas utwierdzać przekonanie, iż na dłuższą metę najbliżsi sąsiedzi Polski, Brandenburgia oraz Rosja, stanowią o wiele groźniejsze od Turcji niebezpieczeństwo. Dlatego też poseł Króla i Rzeczypospolitej, Jan Gniński. Miał w Stambule przypomnieć wielkiemu Wezerowi, Kara Mustafie, że z dawien dawna między Imperium Osmańskim a Państwem Polskim istniały dobre stosunki. I to tak dalece, że nie tylko sposobne do wojny częstokroć opuszczano okazyje, ale i owych nie akceptowano, nawet gdy o to wielcy i potężni upraszali monarchowie. Zejm został dość przychylnie przyjęty w kraju, wypowiedziała się za nim większość Sejmików oraz Senat, tym bardziej, że znalazły się tam klauzule zabezpieczające święte miejsca chrześcijan w Jerozolimie. Na Sejmiku w środzie wielkopolski kasztelan poznański, Krzysztof Grzymłotowski, polemizując z przeciwnikami Rozejmu, że z tego pokoju niekontentne chrześcijaństwo, zapytywał, o które chrześcijaństwo tu chodzi? Papież musi być z niego zadowolony, skoro rozejm zabezpiecza wspomniane już loca sacra, miejsca święte, w Jerozolimie. Jeśli zaś idzie o inne państwa chrześcijańskie, to co nam do nich niech sobie Turcy z Niemcami uby wyrywają, jak się im podoba, my się w tym nie pytamy, byleśmy w domu mieli pokój. Czy pytał się cesarz Jegomość, kiedy zawierał pokój z Turkami? W wypowiedzi tej dźwięczyni wiara w solidarność owej chrześcijańskiej wspólnoty antytureckiej, podzielał ją i Jan III, deklarujący wobec nuncjusza papieskiego gotowość rozpoczęcia wojny z Turkami, z chwilą gdy tylko na zachodzie Europy ustaną wszelkie walki, a na wschodzie powstanie Liga Polsko-Austriacko-Moskiewska. U genezy żurawieńskiego rozejmu leżała próba radykalnego zwrotu w polskiej polityce zagranicznej. Podjęta w tych właśnie latach przez Sobieskiego. Miała ona polegać na zakończeniu wojen z wysoką portą i rozpoczęciu starania o zdobycie prus książęcych, co tym samym dawałoby rzeczypospolitej mocną pozycję nad Bałtykiem. Król żywił ponadto nadzieję, iż osadziwszy tam jednego z synów, otworzy mu drogę do polskiej korony. Tajny traktat polsko-francuski zawarty w Jaworowie 1675. Przewidywał, iż Polska zaatakuje Prusy, Francja natomiast skłoni sułtana do zwrotu zagarniętych przez niego terytoriów w Rzeczypospolitej. Na drodze do realizacji tych planów stanęła przede wszystkim potężna opozycja szlachecko-magnacka, subwencjonowana hojnie przez agentów brandenburskich i cesarskich. Plany królewskie były zwalczane gwałtownie także i przez dwór papieski oraz powiązaną z nim część kleru polskiego. I Rzym nie życzyły sobie ustania konfliktu polsko-tureckiego, który w poważnym stopniu odciążał posiadłości Habspurskie na Bałkanach od ataków wysokiej porty. Szlachta zaś nie wykazywała zrozumienia dla żywotnych interesów Polski nad Bałtykiem. Równocześnie i Turcja, mimo nalegań francuskich, okazała się mało skłonna do ustępstw terytorialnych na rzecz Polski. Oficjalnie Turcy powoływali się na zasady islamu. Co miecz proroka raz zabrał niewiernym, tego nigdy dobrowolnie i w drodze pokojowej nie wolno oddać. W istocie wiedzieli oni dobrze o militarnej słabości rzeczypospolitej oraz niechęci szlachty do prowadzenia wojny. Wszystkie te okoliczności zmusiły Sobieskiego do wyrzeczenia się projektu ataku na prusy książęce. Cały swój wysiłek skierował on ponownie na walkę z półksiężycem, której miała służyć montowana przez króla polskiego Liga turecka. Napotykała ona sprzeciw szlachty, dającej posłuch propagandzie opozycji, subwencjonowanej przez Wersal. Zdaniem przeciwników Jana III plany wojny antytureckiej stanowiły zasłonę dymną, kryły się za nią zamiary wprowadzenia w Polsce je, ślinie absolutum dominium, to dziedziczności tronu, na którym zasiał dłaby dynastia sobieskich. Mimo to jednak Jan III zaczął się poważnie przygotowywać do wojny z Turcją. Co zapowiedział już na pierwszej Radzie Wojennej, którą zwołał w początkach swoich rządów. Król zadeklarował wówczas gotowość oddania swego mienia i życia na obronę chrześcijaństwa całego, na obsługę tego istotnego przedmurza, bo nienasycona pycha porty otomańskiej to jedno jedyne pozostawiła chrześcijaństwu, mianowicie naszej wspólnej matki, korony polskiej. Dzięki temu rzecz pospolita wracała do łask Rzymu który z najwyższym niezadowoleniem przyjął wieść o żurawnie. Innocenty XI pisał w styczniu 1677 roku do Sobieskiego, że choć rozumie trudną ze wszech miar sytuację króla, to jednak musi dać wyraz ogromnemu smutkowi, który go opanowuje, gdy widzi olbrzymie klęski. Jakie spokoju tego spadną na to przesławne królestwo i na całą rzecz pospolitą chrześcijańską. Wprawdzie papież kończył swój list wyrazami nadziei, iż Sobieski nie zapomni o obowiązkach chrześcijańskiego wodza, to jednak w parę dni po liście zaszedł fakt, świadczący wyraźnie o niechęci kurii rzymskiej wobec Warszawy. Kardynał Virginio Orsini, zajmujący się sprawami Polski na papieskim dworze, polecił bowiem jej herb, umieszczony poprzednio na frontonie Pałacu Kardynalskiego, przenieść na pośredniejsze miejsce w jednej z oficyn, Wieść o tym rychło dotarła nad Wisłę, wywołując wrzawę na najbliższym sejmie. Dopiero po osobistej interwencji Jana III tablica herbowa wróciła na poprzednie miejsce. Całe to zajście stanie się w pełni zrozumiałe, gdy przypomnimy, że w Rzymie obawiano się nawet, że Polska może zawrzeć sojusz z Wysoką Portą, wymierzony przeciwko Rosji. W podejrzeniach tych utwierdzał papieża zdecydowany sprzeciw, z jakim na dworze polskim przyjmowano wszelkie projekty zawarcia polsko-rosyjskiej ligi antytureckiej na warunkach podyktowanych przez Moskwę. Pragnąc doprowadzić do obalenia rozejmu w Żurawnie, papież skierował w czerwcu 1678 roku list do Senatu Polskiego, w którym między innymi czytamy Przepotężnym i świetnym przedmurzem Rzeczypospolitej Chrześcijańskiej było po czasy Królestwo Polskie, i dzięki stale odpieranym atakom pogańskim zdobyło niezwyciężonemu męstwu swemu wspaniałą sławę po wszystkich ziemiach. Dlatego też nie należy dopuścić do ratyfikacji pokoju z Turcją, który nie tylko ciężką plamę położy na imieniu waszym, lecz samemu królestwu narzuci haniebne jarzmo niewoli. Równocześnie innocenty XI wniósł do metryki koronnej, za pośrednictwem nuncjusza, uroczysty protest przeciwko traktatowi z Turcją. Pismu do senatu towarzyszyło inne, skierowane do panów polskich, a starające się ich zachęcić do obalenia lub przynajmniej odroczenia traktatu. Nie było prawie dygnitarza polskiego, nie mówiąc już oczywiście o biskupach, który nie otrzymałby od papieża osobnego listu w tej sprawie. Niezależnie od tej akcji Rzymu, w związanych z cesarzem kołach magnackich huknuto nawet spisek zmierzający do detronizacji Jana III oraz osadzenia na tronie polskim jednego z Habsburgów, ks. Karola Lotaryńskiego. Jako motywy z nie wymieniano m.in. konieczność obrony wiary, której interesom miałoby zagrażać ratyfikowanie rozejmu z Turcją. Mimo wszystko został on przez Sejm zatwierdzony. Co nie usunęło groźby nowego konfliktu i to w najbliższej przyszłości. Jan Trzysobieski znalazł się w sytuacji przymusowej, w której jedynym rozwiązaniem było wkroczenie na ścieżkę wojenną. Po roku 1679 Wersal odmówił mu bowiem wsparcia w planach bałtyckich, a Stambuł okazał się nieskłonny do jakichkolwiek ustępstw. Dramatyzując nieco sytuację, pisze Zbigniew Wójcik, można powiedzieć, że Francja i Turcja wzgardziły przyjaźnią królewską. Pierwsza nie potrzebowała go już jako sojusznika, druga potraktowała go niemal jak wasala, który ma przyjmować bez szemrania wszelkie warunki podyktowane przez sułtana. 23 Dyplomacja Polska, zdając sobie sprawę, iż sama nie jest w stanie sprostać potędze tureckiej, zaczyna brać aktywny udział w projektach montowania kolejnej Ligi Antyosmańskiej zebrane u schyłku 1682 roku, sejmiki szlacheckie nie wykazują jednak zbytniego do wojny zapału. Sportą otomańską mając spokój aukcji, powiększenia, wojska nie widzimy potrzeby, stwierdzają 16 grudnia uczestnicy sejmików w Wyszogrodzie. Posłowie starać się o to będą, jakoby wojska żadna aukcja nie była, ani na żadną wojnę nie pozwolą. Chyba że nieprzyjaciel pierwszy najechałby pospolitą, czytamy w laudach różańskich z tegoż samego dnia i roku. W sumie sejmiki starały się zachować dużą powściągliwość, większość z nich ustosunkowała się niechętnie do proponowanego przez dwór zawarcia traktatu sojuszniczego z Austrią. Zdając sobie sprawę, iż jego podpisanie może spowodować natychmiastowy wybuch wojny, nakazywano posłom, aby nie godzili się na żadne ligi. Które by naruszały pokój z wysoką portą. Towarzyszyła temu dość anemiczna literatura propagandowa. Złoty wiek Turcyków, trwający w Europie mniej więcej do połowy XVI stulecia, a w Polsce do początków następnego minął bezpowrotnie. Wolno w tym widzieć nie tylko zmierzch pewnego gatunku publicystyki politycznej, ale i odbicie faktu. Iż owa rzecz pospolita chrześcijańska, do której obrony niegdyś tak gorliwie wzywano, należała już do przeszłości. Obecnie spór o przyjście, lub nie, z pomocą Austrii rozgrywa się na płaszczyźnie czysto politycznej. Argumenty przemawiające zaprzeplatają się w nim z głosami ostrego sprzeciwu. Wśród tych pierwszych, rzecz ciekawa, nie spotykamy motywacji ideologicznych. Lecz jedynie odwołania do realizmu politycznego łatwiej jest odeprzeć Turków w koalicji niż potem walczyć z nimi samotnie. Wysoka Porta nigdy nie dotrzymuje układów, Austrii należy się rewanż za pomoc okazaną w 1657 roku. Przeciwnicy przyjścia cesarzowi z pomocą podawali w wątpliwości jego dobrą wolę. Zajęty walkami na trenem pragnie, aby wojska polskie osłoniły go przed Turcją. Z którą potem nie zawaha się wejść w układy, i to kosztem terytorium w Rzeczypospolitej. Wówczas zaś zwali się na nią cała potęga wysokiej porty i uczyni z Polską to, co już zrobiła z Węgrami. Nie dozwolono na wyprawę antyturecką za Władysława przecinek, gdy Polska była potężna. Cóż więc mówić o tym obecnie, kiedy skarb goni resztkami sił? Wyprawa pod Wiedeń ogołoci Polskę z wojska i uczyni ją bezbronną wobec najazdu Tatarów. Z Ligi nie wyniknie przeto żaden dla niej pożytek. Głosy sprzeciwu rozległy się także i na styczniowym Sejmie 1683 roku, gdzie Grzymłutowski doradzał zamiast wojny z Turcją wyprawę na Moskwę, która, choć od niej słabsza, zagarnęła mnóstwo ziem polskich. I tym razem nie omieszkano przedstawić niebezpieczeństwa tureckiego jako straszaka, który wymyślił Jan dla osiągnięcia własnych dynastycznych celów. Pragnie on wystawienia wojska dla dopięcia sukcesy jej zażywota, a ligi z cesarzem, aby syna z cesarzówną ożenić i Rzeczypospolitej z Austriakami być z ciężkim, pisano w jednym z pamfletów. W niektórych rejonach wystąpiły trudności przy zaciąganiu ochotników. Nic więc dziwnego, iż jeszcze przed samą bitwą pod Wiedniem król uznał za stosowne przypomnieć żołnierzom, że choć walczą w obcym kraju, ale nie za cudzą sprawę, walczymy za naszą ojczyznę i za chrześcijaństwo, walczymy nie za cesarza, lecz za Boga. Sejm zgodził się na zawarcie traktatu o przymierzu z Austrią, który przewidywał między innymi że w razie oblężenia Wiednia lub Krakowa monarchowie przyjdą im z pomocą na czele wszystkich sił, jakie zdołają doraźnie zgromadzić. Tym razem sejmiki bez wyjątku opowiedziały się za wojną. Kiedy więc Turcy zaczęli oblegać stolice cesarstwa, Jan III Sobieski na czele 21-tysięcznej armii, bo tyle zdążył w pierwszym momencie zebrać, pomaszerował na jej odsiecz. Przedtem zdążył jeszcze wysłać odręczny list do papieża, w którym pisał, Gdy chodzi o dobro Kościoła i chrześcijaństwa, przelewam krew wraz z całym mym królestwem do ostatniej kropli. Królestwo bowiem moje i ja to dwa przedmurza chrześcijaństwa. Pójście na Wiedeń nakazywał realizm polityczny. Lepiej było bić groźnego wroga Rzeczypospolitej na obcym terytorium i w sojuszu z innymi. Niż oczekiwać go samotnie pod murami na przykład Krakowa. Zdobycie Wiednia przez Turków przedłużyłoby poważnie osmańską okupację na Bałkanach, jak również opóźniłoby o kilkanaście, a może nawet i kilkadziesiąt lat wyzwolenie tej części Europy spod długowiecznego jarzma. Dla samej Rzeczypospolitej oznaczałoby to groźbę przejścia dalszych, poza podolem, terenów pod panowanie tureckie. Pamiętajmy, że niosło ono ze sobą nie tylko zamianę tamtejszych cerkwi czy kościołów na meczety oraz zepchnięcie miejscowej, chrześcijańskiej i słowiańskiej ludności do rzędu obywateli drugiej kategorii. Co ważniejsze, okupacja turecka na Bałkanach czyniła z nich strefę pod wieloma względami martwą, pozostawiając po sobie w spadku wielorakie zacofanie, zarówno społeczno gospodarcze, jak i kulturowe i ustroju woprawne. Orient nie znał przecież systemu parlamentarnego, który istniał w wielu krajach Europy, a choć w innych triumfował absolutyzm, to mimo wszystko różnił się on radykalnie od wschodniego despotyzmu. Walka z Turkami stanowiła więc zarazem i obronę pewnego systemu wartości, na których opierała się kultura łacińsko-chrześcijańska. Ale z tego dopiero później zdano sobie sprawę. Dobrze się więc stało, iż Sobieski Objąwszy podwiedniemy dowództwo połączonych sił polsko-austriacko-niemieckich, rozbił 12 września 1683 roku armię turecką oraz wspomagające ją oddziały tatarskie. Chłodne przyjęcie, a nawet ta fronty, okazywane później Polakom przez cesarza Leopolda I, zostały w pełni zrekompensowane sławą, jaką wojsko polskie jego wódz Wreszcie cała Rzecz Pospolita okryły się wówczas w Europie. Nikt już nie śmiał kwestionować tytułu przedmurza chrześcijaństwa, tak właśnie innocenty XI zaraz po sławetnej wiktorii nazwał nasz kraj w liście do ambasadora Francji i króla. Choć Jan Trzysobieski nie otrzymał oficjalnie zaszczytnego tytułu obrońcy chrześcijaństwa, to jednak na medalach wybitych w Rzymie dla uczczenia zwycięstwa król był między innymi tak właśnie nazywany. Gdański poeta, Mateusz Praetorius. W poemacie sławiącym zwycięzce podwiednia, Wiednia. Koniglichershild, oliwa 1684. Nazwał go nawet władcą całego chrześcijaństwa i twórcą jego przedmurza. sześć lat po odsieczy w popularnym podręczniku gospodarstwa wiejskiego skłata Boskarbiec. Ekonomie Ziemiańskiej, 1689. Pióra Jakuba Teodora Haura. Ukazał się drzeworyt, na którym Polska występuje w postaci niewiasty z koroną na głowie, z której wyrasta krzyż. Szatę kobiety zdobi orzeł, posiadający w herbie monogram IS, Jan Sobieski, u stóp jej z lewej strony klęczy papież, z drugiej zaś rycerz w zbroi z koroną na głowie, trzymający w lewej ręce podniesiony ku górze miecz. Czytelnik mógł się domyśleć, iż rycerzem jest Jan III Sobieski, który... Jak pisze Haur, miasto Wiedeń, będące przed murzem prawie całego chrześcijaństwa, swą własną oswobodził ręką, na wieczną potomność, na nieśmiertelną narodowi polskiemu pamiątkę i sławę. Tenże drzeworyt został powtórzony w dziele Wacława Potockiego, poczet herbów szlachty Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, 1696. W obu przypadkach łaciński napis umieszczony nad głową kobiety informuje, iż jest to przedmurze chrześcijaństwa Polska. Wydawca nie wysilił się zbytnio, ponieważ drzeworyt został skopiowany z głośnego traktatu Quincunx to jest wzór korony polskiej, jaki w 1564 roku wydał Stanisław Orzechowski. Istotna różnica polega na tym, Iż u schyłku XVII wieku nie tylko monogram ostatniego z Jagiellonów, Zygmunta Augusta, zamieniono na monogram Sobieskiego. Co ważniejsze, widniejący w edycji z 1564 roku napis z Polonia” zastąpiono określeniem „Polski jako Antemurale Christianitatum” Haur (z 1686 roku) czy „Christianitatis”. U Potockiego z 1696 roku. Świadczy to o głębokim zakorzenieniu się przedmurza w świadomości społeczeństwa szlacheckiego. Dał temu wyraz Haur, pisząc Polskie to królestwo od poganów murem. Florian Jaroszewicz, 1767, zaś twierdził, iż papieże nazywali Polskę przedmurkiem całego chrześcijaństwa. O ile w półwieczu. 1621 1672 dzielącym jeden choć i od drugiego liczba wypowiedzi polskich i obcych na ten temat dość szybko wzrasta o tyle po roku 1683 można mówić o lawinie. Mianem płotu muru sławnego krajów chrześcijańskich, pogańską nigdy nie przełomionego nawałą, nie przebitym przez tak wiele wieków murale zasłony Europy. Królestwa stojącego na straży chrześcijańskiego świata, wiary świętej rzymskiej przykładem i wzorem, szkołą rycerstwa obdarzają Rzeczpospolitą pisarze polscy i obcy. Za granicą prym wiodą Włochy, nazajutrz po zwycięstwie Sobieski skierował do Rzymu swego sekretarza z listem rozpoczynającym się od znanych słów, przybyliśmy, zobaczyliśmy i zwyciężył Bóg. Listowi towarzyszyła chorągiew zdobyta na turkach. Na półwyspie Apenińskim masz stu poetów poświęciło temu tematowi około 500 wierszy. Przy okazji uroczystości festinów i zabaw ku czci Sobieskiego, jakie urządzano w Wenecji, Bolonii, Florencji, Rzymie, Mediolanie, Genuj i innych miastach włoskich, raz po raz przypominano również i o polskim Mantemurale. Za Włochami szli mieszkańcy cesarstwa, wyrażający wdzięczność dla króla który uchronił ich od okupacji tureckiej. Na rychły jej koniec liczyli także południowi Słowianie, widzący w Janie Trzysobieskim przyszłego wyzwoliciela. Podobnym nastrojom dawał wyraz również i Wespazjan Kochowski, prorokujący, że to za sprawą polskiego przedmurza chrześcijaństwa zostanie oswobodzony Półwysep Bałkański, a nawet Egipt, w ślad za czym zaraz Pers i Murzyn i odległa China poda ręce swoje Bogu. Motyw ten, ograniczony zresztą skromniej do myśli o zajęciu Konstantynopola, wraca parokrotnie w trakcie walk, jakie z potęgą turecką prowadziła Święta Liga. Powszechna euforia, która zapanowała po wiedeńskiej wiktorii, jest w pełni zrozumiała. Widziano w niej odwet za rycerzy padłych pod Warną, Mochaczem i Cecorą. Radość była jednak przedwczesna, o czym świadczył dalszy przebieg kampanii wiedeńskiej. Kiedy to pod Parkanami omal nie zginął sam Sobieski. Dopiero drugi dzień bitwy przyniósł pełne zwycięstwo nad Turkami. Gdy padł Esztergom, ostrzychom, ze Stambułu przysłano kara Mustafie Zielony Sznur, oznaczający wyrok śmierci. Za sukcesami militarnymi nie poszły jednak żadne rewindykacje terytorialne. Nie zdołano odzyskać kamieńca ani też podola i prawobrzeżnej. Ukrainy. W tych warunkach pierwotna euforia uległa załamaniu. Na Sejmie roku 1685 Wojewoda Grzymłłłkowski prawił, rzeczem i podobna kto, a tośmy obronili antymurale Christianitati z Wiednia. Różnie zero tym piszą, ale choćby nawet i tak istotnie było, to co mamy w zamian, straciliśmy wojsko, straciliśmy tak wiele milionów, zrujnowaliśmy Polskę. Mimo to rzecz pospolita podpisała. 5.3684, tak zwany Traktat Ligi Świętej, w której skład wchodziły również Austria, Wenecja i Państwo Kościelne. Zdaniem części historyków był to błąd. W interesie Rzeczypospolitej leżało bowiem jak najszybsze zawarcie pokoju z osłabioną Turcją. Tymczasem Polska uległa naciskowi dyplomacji papieskiej oraz panującym w społeczeństwie szlacheckim przekonaniom o potrzebie dalszej walki z pochańcem. Wskazywała się tym samym na prowadzenie długich jeden wyczerpujących walt z Turcją i z Tatarami, których owoce miała w znacznym stopniu zbierać Austria. Ta natomiast, nie chcąc popierać penetracji Polski na południe, nie udzielała Janowi czy dostatecznego wsparcia w trakcie jego działań wojennych na tych terenach. Trudno jest jednak wymagać, aby Sobieski przewidział to wszystko już w roku 1683. Zamknięcie wówczas wojen polsko-tureckich uczyniłoby zwycięstwo pod Wiedniem czymś całkowicie bezowocnym. Aby wymóc na Turcji zwrot ziem zagarniętych w 1672 roku, należało kontynuować walkę z tym państwem. Rzeczpospolita nie mogła zaś jej prowadzić w osamotnieniu, jedyną drogą pozostawał więc udział w kolejnej lidze antytureckiej. Prawdą jest. Iż największe korzyści wyciągnęła z tego sojuszu Austria. Trudno się jednak temu dziwić, ponieważ była ona potężnym państwem rozporządzającym dużą siłą militarną, gdy tymczasem Rzeczpospolita przeżywała poważne trudności, zarówno gospodarcze, pustki w skarbie, jak i polityczne. Naturalną koleją rzeczy z każdej koalicji silniejszy partner wyciąga większe korzyści od słabszego. Warto też przypomnieć motywy jakimi mógł się kierować król, wkładając głowę w sławetne jarzmo Ligi Świętej. Pomijamy już względy etyczne, obawę przed skutkami złamania zobowiązań zaciągniętych wobec sprzymierzeńców oraz głowy chrześcijaństwa papieża. Jan Trzysobieski musiał się liczyć z tym, iż wycofanie się z koalicji będzie na rękę cesarzowi, który zawrze wtedy korzystny dla siebie pokój z wysoką portą. Stałby się on katastrofą dla Rzeczypospolitej, pozostawionej wówczas sam na sam z groźnym muzułmańskim przeciwnikiem. Król oczekiwał też na przyłączenie się do Ligi Świętej z jednej strony Holandii i Anglii, z drugiej Rosji, Tatarów Krymskich, a nawet i dalekiej Persji. Powodzenie tych śmiałych planów równałoby się likwidacji i panowania tureckiego na Bałkanach oraz schołdowaniu księstw naddunajskich. Gdzie na tronach mogliby zasiąść młodzi sobiescy. To zaś z kolei pomogłoby im w walce o polską koronę. Nuncjusz papieski, Giacomo Can Telmi, łudził zresztą króla, iż naród szlachecki, wdzięczny za pokonanie Turków, włoży Jakubowi, oczywiście po śmierci ojca, ową koronę na głowę. Wszystkie te nadzieje okazały się zawodne. Ani szach ani też han krymski nie wystąpili przeciwko Stambułowi. Do koalicji nie przyłączyła się też i Rosja, mimo że poseł Polski straszył Kreml, iż ta straszliwa nawała, którą my dotąd piersiami naszymi odpieramy, może się wylać i na Moskwę. Natomiast wyczerpujący Polska udział w Lidze Świętej zmusił Rzeczpospolitą do podpisania traktatu 1686, w którym ostatecznie zrzekała się ziem utraconych na wschodzie. Kilkakrotne wyprawy na podole nie przyniosły zwrotu kamieńca, a pochody na Mołdawię korony książęcej dla Jakuba. Wiatrem nadziane nasze puknęły nadzieje Ronga. Francuz cieszy, Niemiec śmieje. A jasy i Wołosza, już zawojowana od nas do dawnego się powróciła Pana, pisał szlachecki poeta, Wacław Potocki. Podobny bilans wyprowadził również i historyk, Władysław Konopczyński, stwierdzając. Po roku 1686 nie może być mowy nie tylko o przodownictwie Polski w Lidze Świętej, ale nawet o jej współrzędności z Monarchią Habspurską. 24 rosnące znużenie wojną powodowało, iż Dwór Polski kilkakrotnie podejmował próby zawarcia separatystycznego pokoju z Turcją. Misja tatarska, jaka na przełomie 1689 i 1690 roku przybyła do Polski, nie posiadała jednak odpowiednich pełnomocnictw. W roku 1692 poseł tatarski, derwisz Gasi Murza, w zamian za pokój oraz wspólną walkę przeciwko Rosji ofiarowywał zwrot kamieńca, podola i części Ukrainy, ponadto 100 tysięcy posiłków tatarskich. Z Krymu, na te właśnie wojnę okazało się jednak iż wszystkie te obietnice czynił w znacznej mierze na własną rękę Turcja nie chciała bowiem niczego poza kamieńcem zwracać wytworzyła się więc sytuacja zbliżona do tragedii greckiej w której jakkolwiek by bohater postąpił wszystko obróci się przeciwko niemu Zawarcie pokoju z Portą na zasadzie akceptacji jej aneksji terytorialnych było z wielu względów niemożliwe. Obawiano się tego jednak, zwłaszcza w Niemczech, gdzie w latach 1684-1686 wychodziły pamflety pomawiające Sobieskiego o chęć wycofania się z Ligi Świętej. Niektórzy autorzy sugerowali nawet, iż gotów jest zawrzeć pokój z Turcją za cenę uzyskania dla syna królewskiej korony na Węgrzech. Kontynuacja wojny okazywała się coraz trudniejsza, do jej prowadzenia brakowało pieniędzy, zwłaszcza że następcy zmarłego w roku 1689 papieża Innocentego 11 zredukowali pomoc finansową dla Polski aż o 90%. W tych warunkach kolejna kampania mołdawska. 1691 zakończyła się całkowitą klęską. Stronnictwo profrancuskie, sterowane z Wersalu, podburzało szlachtę przeciwko prowadzeniu dalszej wojny. Znaczna część episkopatu, animowana z kolei przez Wiedeń i Rzym, wypowiadała się za jej kontynuacją z gwałtownością prowokującą u stronników dworu wybuchy ostrego antyklerykalizmu, wojewoda Bełski, Marek Mat, Czyński zaczął nawet na sejmie 1689 roku krzyczeć, iż wszystkich biskupów należałoby odesłać do Rzymu. Wszystko to wzmacniało opozycję antykrólewską, a co gorsza pogłębiało obcą ingerencję w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej, stwarzając w ten sposób złowrogi precedens na przyszłość. Na sejmach z jednej strony zarzucano królowi, iż chce się wycofać z Ligi Świętej, z drugiej zaś odmawiano mu pieniędzy na dalsze prowadzenie wojny. Były one zresztą stale zrywane, po większej części z obcej inspiracji i za cudze pieniądze. Ostatecznie pokój został podpisany dopiero w roku 1699 w Karłowicach, a więc w trzy lata po śmierci Sobieskiego 1696. Na mocy układu Polska odzyskiwała nie tylko podole z Kamieńcem, lecz także przypadłe Turcji w roku 1672 województwa kijowskie i bracławskie. Konflikty z Wysoką Portą były w pewnych okresach koniecznością, zważywszy na fakt, że Rzeczpospolita znalazła się na szlaku ekspansji osmańskiej. Zrozumiał to doskonale Zygmunt Krasiński, pisząc przed blisko 150 laty w liście do ojca, dobrze gadać obcym o Turkach, ale w rzeczy samej wojny tureckiej nie były u nas owocem rozmysłu i przewidywania, tylko dziełem chwilowym nie odbi, tej konieczności. Wielki rozum. Wielka zasługa, że kiedy przyszli tatarzy lub Turcy, to my się bronili wtedy. Ale czymś my przejrzeli, jakoby obalić potęgę turecką lub przynajmniej określić, ograniczyć znak zapytania 25 celowi temu miał służyć udział Polski w Lidze Świętej. Rzeczpospolita na skutek swego rozstroju wewnętrznego nie była go jednak w stanie w należyty sposób wykorzystać. Rozdział nosi tytuł Klęska i triumf Orientu. Klęską Turcji było ostateczne zahamowanie jej dalszej ekspansji w głąb Europy. Triumf kultury islamu wyrażał się w spotęgowaniu wpływów wschodnich na kształt staropolskiej cywilizacji. Również i pod tym względem 1683 rok, jak też inne zwycięskie bitwy, stoczone przez Jana Sobieskiego z Wysoką Portą, stanowiły dość istotny przełom. Zauważył to już Władysław Łoziński, który pisał, że orientalizacja stroju i smaku artystycznego szlachty nastąpiła na dobre w ostatniej ćwierci 17 stulecia. Kiedy zwyciężona i upokorzona Turcja wywarła w przeciągu kilku lat więcej wpływu na fizjonomię obyczajową szlachty, aniżeli przez setki lat wywierała groźna i zwycięska. 26 nigdy ona Polski, poza podolem, nie podbiła. Wkładanie więc tureckiego stroju nie musiało się kojarzyć z noszeniem choćby kaftana, przysyłanego lennikom przez władców wysokiej porty. Zaważyło też poczucie, iż z takim właśnie strojem nie wiąże się określona postawa polityczna. Przepaść dzieląca pod tym względem Turcję od Polski była tak wielka, iż nie tylko nikogo ze szlachty, ale i samego króla nie pomawiano o chęć naśladowania sułtana, gdy tymczasem obawa przed polskim Ludwikiem czy Habsburgiem wydawała się całkiem realna, tym bardziej, że przedstawiciele tych dynastii zabiegali o naszą koronę. Naśladowano więc pochańców w strojach, ale nie w poglądach czy obyczajach, już Łukasz Górnicki pisał z przekąsem, ubieracie się jak Turcy, lecz pić samej tylko wody nie chcecie. Z doktryną kreującą szlachecką pospolitą na tarcze Europy zbiegło się w paradoksalny sposób podejście od ogólnego nurtu kultury europejskiej i wytworzenie oryginalnych form cywilizacyjnych, uznanych później za arcypolskie i głęboko narodowe. Powstaje polska odmiana baroku, którą był sarmatyzm. Oprócz konserwatywnej ideologii politycznej, mianem tym bywa także określany zespół gustów artystycznych oraz szlachecki styl życia, jaki obowiązywał w XVII wieku i w pierwszej połowie następnego stulecia. W ideologię był wpisany dogmat przedmurza, na stylu życia natomiast odcisnęły się silne wpływy Orientu. Występują one zresztą we wszystkich państwach przyfrontowych graniczących przez dłuższy czas ze światem islamu, od Hiszpanii po Węgry. W kolejnych przedmurzach Europy, miniących się obrońcami łacińskiej cywilizacji oraz zachodniego chrześcijaństwa, obserwujemy, choć nie w tym samym oczywiście czasie, podobną orientalizację kultury materialnej. Również i w Polsce myślnik wieku, odzież, wyposażenie wnętrz, wygląd broni czy końskiej uprzęży kształtowały wzory Bliskiego Wschodu, Tatarskie i tureckie. Jak dalece te rzeczy były w modzie świadczy fakt, że nawet rodzimą broń oddawano miejscowym złotnikom, aby poprzez odpowiednie ozdoby nadali jej orientalny wygląd. Postępował w ten sposób między innymi sam Jan Trzysobieski, Sobieski, zwołujący zresztą oficerów na naradę dźwiękiem tureckich piszczałek. Pod Wiedeń przyprowadził zaś nie tylko Tatarów polskich, ale i chorągiew janczarską. Stworzoną z jeńców tureckich zdobytych w poprzednich wojnach z wysoką portą. W samej bitwie nie wzięła ona jednak udziału. Tatarzy natomiast, których wygląd zdumiewał i szokował miejscową ludność, okazali się niesłychanie pożyteczni. Sobieski zaraz po bitwie pisał o nich, więźniów wodzą, a poczciwie i wiernie się sprawują. W wojsku zaprowadził kapelę janczarską a stały rezydent króla na Krymie musiał mu, obok nowiny politycznych, donosić także na bieżąco o kolejnych zmianach tamtejszej mody. Od tatarskiego przeciwnika przejmowano i taktykę działań kawaleryjskich. Znaczną rolę odgrywała w nich lekka jazda, uzbrojona w włóki, na wschodni sposób stosowano też manewr rozkrzydlający czy dzielenie wojska na parę usamodzielnionych grup operacyjnych, które ściśle ze sobą współpracowały. Uzbrojenie husarzy stanowiło zaś wręcz dosłowną kopię tureckiej ciężkiej jazdy, tak zwanej dali. Polski kostium narodowy, czyli strój szlachecki, naśladowany także przez mieszczaństwo, składał się z elementów orientalnych, lub orientalizujących, do tego stopnia, że podobno podwiedniem Sobieski kazał swym żołnierzom okręcać ramię powrósłami, aby ich nie wzięto za Turków. Kiedy zaś w roku 1710 Rafał Leszczyński przybył z prześwietną legacją do Stambułu, gospodarze złośliwie zapytywali, czy stroje orszaku zdobyto w roku 1683. Po latach maskara ta dawała efekty zgoła komiczne, bo gdy zabrakło jeńców tureckich, przebierano miejscowych maćków lub chryćków zapajuków, służących. Okres przedmurza, kiedy to Polska stała na straży zachodu w istocie ją od tego zachodu znacznie oddalił. Wyjazdy do Francji, Włoch czy Niemiec stają się o wiele rzadsze niż to miało miejsce jeszcze w i połowie XVII stulecia. Brak pieniędzy, wywołany ogólnym kryzysem gospodarczym, jak również zaabsorbowanie ciągłymi niemal wojnami, sprawia, że szlachta nie ma ani gotówki, ani też czasu na tłumne odwiedzanie zachodnioeuropejskich uniwersytetów. Najczęstszym miejscem edukacji stają się pola bitewne, na których ścierano się z Turkami, Tatarami i Moskwą. Stamtąd, a nie z Paryża, Rzymu czy Londynu, przywożono wzory odzieży i uzbrojenia, co z kolei przyczyniało się do wyrobienia nam w oczach Europy opinii kraju niesłychanie egzotycznego, czy nawet barbarzyńskiego, którego mieszkańcy lubują się we wschodnim przepychu. Jeśli byliśmy pawiem i papugą, to orientu a nie Zachodu. Tak więc okres przedmurza przybliżył cywilizacyjnie szlachecką Rzeczpospolitą ku Orientowi, przed którym miała bronić Niemcy i Francję, Włochy i Anglię. W konsekwencji najtrwalszym śladem, jaki Antemurale odcisnęło w naszej kulturze, były wpływy wschodnie zakodowane na długo w polskim kostiumie narodowym oraz języku. Kiedy w dobie oświecenia podjęto pospieszną i gorączkową próbę zrównania kroku naszego kraju z marszem państw w zachodniej Europy, również i w Polsce kultura materialna orientu zaczęła funkcjonować przede wszystkim na prawach egzotyki. W wieku XVIII lat by ją zamknąć do gabinetów osobliwości, podobny los chciano także zgotować koncepcji przedmurza. Miała ona trafić do lamusa historii, aby tam spocząć obok wielu innych. Nieaktualnych czy doszczętnie skompromitowanych jej mitów. Na przeszkodzie do pogrzebu tego terminu stanął po części konserwatyzm prowincji szlacheckiej, przede wszystkim jednak sama historia, a konkretnie mówiąc katastrofa, jaka spotkała państwo polskie u schyłku osiemnaście stulecia. Trudny wiek osiemnasty. Szeroki rozgłos, jaki w europejskim piśmiennictwie i opinii publicznej zyskała bitwa pod Wiedniem. Ogarnął nawet półwysep Iberyjski, gdzie m.in. portugalski jezuita, Antonio Przecinek głosił wszem i wobec, iż Polska jest bastionem chrześcijaństwa. Dość rychło jednak rozgłos zaczął cichać. Jak długo można było sławić jedną wiktorię, która zresztą, będąc zwycięstwem arcykatolickich Habsburgów, nie wzbudziła zbytniego entuzjazmu w konkurującej z nimi Francji jak również w krajach protestanckich, położonych z od teatru działań wojennych, północne i zachodnie Niemcy, Anglia, Szwecja. Uczciwszy Wiedeń, Europa zajęła się czymś innym, tym bardziej iż po nim nastąpiły dalsze klęski wysokiej porty, mochacz 1687, Santa, 1697, oczywiście nie tak olśniwające, jak pamiętna odsiecz stolicy Austrii. Od schyłku XVII wieku Turcja zaczęła kolejno tracić zdobyte poprzednio obszary, by pod koniec następnego stulecia stać się chorym człowiekiem Europy. W miejsce groźnego ongiś niebezpieczeństwa pojawiła się kwestia wschodnia, problem podziału posiadłości sułtanów czy nawet likwidacji samego ich państwa. Swój ekspansywny charakter stracił również hanat krymski. Od połowy XVII wieku czambuły tatarskie coraz rzadziej najeżdżały wschodnie ziemię Rzeczypospolitej, ostatni najazd miał miejsce w roku 1698. Tatarzy, osiadli w Wielkim Księstwie Litewskim, uzyskali na Sejmach 1717,726,736 potwierdzenie wszystkich dawnych przywilejów i wolności równających ich ze szlachtą. W roku 1768 wyznawcom islamu przyznano zaś prawo wznoszenia nowych meczetów i reparacji starych. Rosja została w XVIII wieku uznana za członka wielkiej rodziny cywilizowanej Europy. Sympatia zachodnioeuropejskiego oświecenia będzie odtąd raczej po stronie światłego absolutyzmu, a więc między innymi rządów Katarzyny II, niż słabnącej Rzeczypospolitej, Oskarżanej o anarchię i fanatyzm religijny. Na zachodzie Europy nikt już nie był skłonny wierzyć, iż Polska stanowi jej puklerz przeciwko Moskwie, tym bardziej, że ta ostatnia w coraz większym stopniu podporządkowywała sobie państwo polskie. W poprzednich stuleciach polityka Moskwy zamykała się w obrębie jednej tylko części kontynentu, a jej konflikty ze Szwecją, hanatem krymskim, wysoką po. Czy polską nie wpływały na losy Niemiec, Francji lub Anglii? Stając się w XVIII stuleciu jednym z mocarstw europejskich, Rosja zaczęła dzięki swej potędze współdecydować o losach Europy. Skoro dzięki temu jej wschodnia granica przesunęła się o tysiące kilometrów dalej, to polskie przedmurze przekształcało się w nikomu niepotrzebną fikcję. Jeśli zaś będziemy w nim widzieć również i element izolacji właściwej Europy od tego, co przechodzi już fazie, to również i tak pojmowane antemurale przestawało istnieć. W XVIII wieku kończyła się bowiem, między innymi dzięki reformom Piotra Wielkiego, kulturalna separacja Rosji od reszty Europy, słaba i na wpół tylko suwerenna Rzeczpospolita nie mogła już wobec nikogo odgrywać roli bastionu, wału ochronnego czy muru, z którymi to funkcjami wiązało się przecież dysponowanie odpowiednią siłą militarną. Z Państwa twierdzy, on dziś tak potrzebnego Europie, pozostał zespół niegroźnych dla nikogo fortyfikacji. W początkach XVIII stulecia kamieniec podolski, owe antemurale Christianitatis przez nikogo nie bombardowane, samo rozsypywało się w gruzy. Pisze Władysław Konopczyński.27 Mądry Rząd. Oto najlepsze wasze przedmurze przypominał Polakom w dobie oświecenia francuski pisarz polityczny, Gabriel Bonnet de Mable. Świadomość tych wszystkich przemian dość długo nie przenikała do społeczeństwa szlacheckiego, które po dawnemu uważało Polskę za przedmurze, wiążąc z tym pojęciem wiarę w opatrzność stale nad nią czuwającą. Publicyści polityczni i historycy Kaznodzieje późno barokowi i literaci nadal chętnie prawili o chrześcijańskiej Rzeczypospolitej, oraz publica chrystiana, dla której polskie przedmurze miało być zarazem mieczem i tarczą. Tymczasem mowa Rzeczpospolita uległa rozpadowi już w myślnik wieku, kiedy to, jak wspominaliśmy, w imię racji stanu poszczególne państewka włoskie oraz królowie francuscy zabierali z sultanem traktaty wymierzone przeciw innym krajom chrześcijańskim. Wierzono w nią jeszcze na kresach kontynentu europejskiego, zagrożonych przez stale, aż do drugiej połowy XVII stulecia, trwającą ekspansję islamu. Odwołując się do najżywotniejszych interesów tej Rzeczypospolitej, papież mógł zgłaszać kolejne, wielokrotnie już przez nas wspominane, projekty Ligi Antytureckiej, której ogniwami byłyby, idąc w porządku geograficznym, Wenecja, Austria, Węgry. Polska i państwo moskiewskie. Po klęsce Turcji pod Wiedniem oraz pod Parkanami, jak również po zahamowaniu jej dalszej ekspansji pojęcie Rzeczypospolitej Chrześcijańskiej, nawet ograniczonej do najbliższych sąsiadów wysokiej porty, traciło sens. Pojęcie to i w środkowo-wschodniej Europie bywa zastępowane terminem Rzeczpospolita uczonych, respublica literaria, przez którą rozumiano społeczności intelektualistów, Nieuznających podziałów wyznaniowych czy granic politycznych. Antyteza, katolik, a więc obrońca przedmurza, poganin, turek czy tatar, zamienia się w przeciwstawienie, człowiek cywilizowany, europejczyk, barbarzyńca, mieszkaniec innych kontynentów. W połowie XVIII wieku król-filozof Stanisław Leszczyński, przebywający na emigracji, pisał. Czystą chimerą jedynie jest owa Republika Chrześcijańska, która miałaby uczynić sprawę wspólną ze wszystkich sprzecznych interesów narodów. Tymczasem w Polsce czasów saskich jej miejsce na mapie Europy po dawnemu określa termin – przedmurze chrześcijaństwa. Za główną zasługę J. Koło Chodkiewicza i Jana Zamojskiego poczytywano, iż to antemurale Christianitatis z swymi ramionami wspierali. Pisząc Iż Polska broni Europy od południa przed poganami, a od wschodu przed schizmatykami, odpowiadano na pytanie o historiozoficzny sens istnienia państwa szlacheckiego. Odpowiedź miała podwójny wymiar, doczesny, strzeżemy interesów Europy na jej południowo-wschodnich krańcach, oraz metafizyczny. Jeśli Polska została okrążona przez wrogów wiary. Stało się to z najwyższej woli boskiego stratega, który jej takie właśnie miejsce na mapie świata wyznaczył. Argument, że Polska nazywano muru ale Kościoła Świętego, był wykorzystywany do walki z różnowiercami. Używał go m.in. Ksiądz J. Pokorski w roku 1721. Znana, wielokrotnie powielana teza, iż szlachta broni Rzeczypospolitej, ksiądz się za nią modli a chłop żywi oba te stany, znajdowała swój odpowiednik w wyobrażeniach rozciągniętych na teren całej Europy. Jedne bowiem narody jej broniły, inne, jak na przykład Włosi, zajmowały się przede wszystkim sprawami kościelnymi, były wreszcie i takie, które trudniły się handlem czy rzemiosłem. Te właśnie traktowano w Polsce najbardziej lekceważąco, podobnie zresztą, jak pogardliwie odnoszono się do własnych kupców. Misją powierzoną jej przez Boga miała być obrona wiary świętej. Już w roku 1574 jezuita Stanisław Rozdraszewski pisał do Rzymu: „Iż jego ojczyzna nadstawia piersi za cały świat chrześcijański. Ona odbiera strzały i rany, gdy inni chrześcijanie zażywają miłego spokoju”. Używając dzisiejszej terminologii, pojęcie roli przedmurza dowartościowywało jego szlacheckich obrońców. Na megalomanii im zresztą nie zbywało, skoro stan ten uważał się za najlepszy w Rzeczypospolitej, naród szlachecki miał górować nad innymi, a Europa, w której zamieszkiwał, dystansować inne kontynenty, czyż nie było rzeczą dla wielu oczywistą, iż Sarmaci znajdują się na szczycie szczytów ówczesnego świata. Wnosili do niej najcenniejszą daninę, bo ofiarę życia, krwi i mienia. Wewnątrz kraju dawała ona szlachcie moralne prawo do dominacji nad chłopami i mieszczaństwem, którzy pod osłoną rycerskiego miecza mogli zajmować się handlem czy uprawą roli. Obok zasług wynikających z obrony wiary, przypominano niekiedy o roli Rzeczypospolitej jako spichlerza Europy. Już w okresie pierwszego bezkrólewia jeden z publicystów pisał, boć cholen, drowie i drudzy nas potrzebują, nie my ich. I oni do nas jeździć muszą po chleb, byśmy i turka panem mieli. W początkach XVII wieku Franciszkanin Paweł Łęczycki w przedmowie do polskiego przekładu wspominanych już relacji powszechnych Jana Botera nazywa Rzeczpospolitą nie tylko murem od poganów wszystkiego chrześcijaństwa, ale i zbrojownią oraz spiżarnią całej Europy. Żadnemu z polskich pisarzy myślnik wieku nie przychodziło natomiast do głowy chwalenie się naszym wkładem w rozwój kultury ogólnoludzkiej, wpływami sarmatyzmu w krajach sąsiadujących z Rzeczą Pospolitą lub też rolą Rzeczypospolitej jako pośrednika kulturalnego między Wschodem a Zachodem. Wydaje się to skądinąd zrozumiałe, sukcesy militarne czy eksport zboża rzucały się każdemu w oczy, gdy natomiast osiągnięcia kulturalne są widoczne dopiero w perspektywie późniejszych wieków. Prawdą jest, że już w XVI wieku przeciwstawiano barbarzyńską Azję cywilizowanej Europie, ale mimo to motyw obrony jej kultury w Turcykach prawie, że nie występuje. Sytuacja zmienia się w dobie oświecenia, lecz i wówczas nasi publicyści po dawnemu pisali o zasługach przodków na polu obrony wiary, określenie polskiego przedmurza mianem bastionu cywilizacji zachodnioeuropejskiej miało przyjść dopiero w XIX stuleciu. Nawet w okresie szczytowego zagrożenia ze strony Turcji wrażano przekonanie, iż Bóg nie dopuści, aby pod pogańską szablą zginął kraj, w którym jest tylu dobrych katolików tyle kościołów i zakonów. Stąd też sarmacką wizję przyszłości wolno określić jako optymistyczną. Opierała się bowiem na przekonaniu, że dalsze losy Polaków zależą od tego, czy będą spełniać zleconą im przez Boga funkcję obrońcy prawdziwej wiary. Zatem nie od rozwoju potęgi państw ościennych lub przetargu mocarstw dokonywanego ponad głowami pobożnych i walecznych Sarmatów. W roku 1709 Stanisław Szczuka stąd między innymi czerpał gwarancję, iż Polski nie może spotkać żadne nieszczęście. Wszak Sarmacja nazwana została i okazała się też przed murzem, antemurale, chrześcijaństwa. Więc gdyby ktoś poważył się je zburzyć, przepadnie i zburzyciel, który w cudzej klęsce doświadczyłby swego upadku. Jeszcze na osiem lat przed i rozbiorem ksiądz Szymon Majchrowicz pisał, Iż Polacy winni się obawiać niepostronnych narodów, nie zdrady nieprzyjaciół naszych, lecz tylko i jedynie własnych nieprawości oraz grzechów. Jeśli z nich powstaną, nic im nie grozi ze strony najpotężniejszych nawet sąsiadów. Nikt również nie wątpił, iż dzięki łasce opatrzności szlachecka Rzeczpospolita została powołana do odegrania decydującej roli w środkowo-wschodniej Europie, że jest podmiotem, a nie przedmiotem dziejów w tej części naszego kontynentu przekonanie takie tłumaczy między innymi popularność kultu marynego również i wśród szlachty różnowierczej kalwiniści luteranie czy nawet arianie bez większych oporów przyjmowali do wiadomości fakt iż wraz z całym tym stanem posiadają niebieską protektorkę władczynię i królową włada ona obszarem sakralnym Poza którym rozciąga się obca i nieprzyjazna pod każdym niemal względem przestrzeń kulturowa. Granice tego obszaru są fortyfikowane przez sanktuaria maryjne, wyrastające nieprzypadkowo przede wszystkim na terenach bezpośrednio zagrożonych przez najazdy tatarsko-tureckie czy kozackie. Stąd też w tych sanktuariach pojawiają się różnowiercy, uważający Maryję za wspólną królową narodu szlacheckiego. Podobnie jak uznawali tego samego co i papi, ścimonachę. Każdy, kto by to kwestionował, stawiał się niejako poza nawiasem narodu szlacheckiego, pozbawiał się ochrony i opieki ze strony Madonny, której, jak pisano, modły i zasługi królestwu temu przeciw tak wielu srogim i grubym narodom, od których naród polski w koło otoczony jest są pewnym zamkiem i mocną obroną. Zwłaszcza w walce z Turkami jej opieka wydawała się szczególnie potrzebna oraz konieczna. Przekonanie to musiało podzielać wielu spośród różnowierczej szlachty. I nie tylko szlachty, skoro lutę, rański pastor, mieszczanin Daniel Kałuj, na wieść o zwycięstwie Jana Trzysobieskiego pod Chocimiem pisał Zemnąć zwycięzca lud brzmi głos Hosanny i Magnificat najświętszej Panny. Uf, magnificat nie rozbrzmiewał przecież w zborach augspurskich czy kalwińskich, ale w kościołach katolickich. Również jednak i Kałaj widział w Maryi Pannie siłę groźną dla hołdujących Islamowi Turków czy Tatarów oraz dla schizmatyckich Kozaków, gdy tymczasem w odczuciu katolików była to Maria Terribilis, Maria Straszliwa, także w stosunku do protestanckich najeźdźców. Z podobną satysfakcją odbierał zresztą triumfy sobieskiego nad Turkami przebywający na emigracji Arianin, Zbigniew Morsztyn, który pisał, iż jego ojczyzna jest zasłoną, murem i całej Europy obroną. Wierzę w opatrzność czuwającą nad polskim przedmurzem towarzyszyło nieodmiennie przekonanie, iż skoro stanowi ono kamień węgielny systemu bezpieczeństwa europejskiego, to inne narody chrześcijańskie przyjdą nam w krytycznym momencie z pomocą. Uległo ono pewnej modyfikacji w XVIII stuleciu, a mianowicie przekształciło się w pogląd, że Polska jest niezbędnym elementem stabilizacji politycznej na kontynencie. Pojęcie równowagi europejskiej, będące zresztą konsekwencją przekonania o istnieniu wewnętrznej spójni w tej części świata, pojawia się u nas później niż w państwach zachodniej Europy pod rządami dynastii Wetynów. 1696-1764 prowadziło ono do gruntowania niebezpiecznych złudzeń, że istnienie niezawisłego państwa polskiego jest niezbędne dla Europy, która nie dopuści do uszczuplenia jego suwerenności, a tym bardziej likwidacji. Zdaniem statystów szlacheckich doby saskiej istotna rola ochrony interesów przed przedmurza chrześcijaństwa przypadała Turcji. Niemal od schyłku 17 stulecia w wysokiej porcie zaczęto widzieć gwaranta polskiej suwerenności i naturalnego opiekuna złotej wolności. Członkowie kolejnych konfederacji Tarno, Grodzkiej, Dzikowskiej, wreszcie Barskiej u południowego sąsiada szukają wsparcia, pomocy militarnej i azylu. Niedawnych wrogów zaczyna łączyć niebezpieczeństwo rosyjskie. Konieczność solidarnego współdziałania chrześcijańskiej Rzeczypospolitej z muzułmańską portą w walce z groźną dla obu stron potęgą staje się rzeczą oczywistą. Do rangi symbolu urasta fakt, iż w odzyskanym po roku 1699 Kamieńcu Podolskim zakazano przebywania prawosławnym. Raz po raz wysuwane są mniej lub bardziej papierowe projekty koalicji. Dzięki której korpus turecki zmusiłby oddziały rosyjskie do opuszczenia Ziem Rzeczypospolitej. Szanse odzyskania suwerenności zaczęto łączyć z wizją Turka, pojącego swe konie w choryniu. W słynnych przepowiedniach Verny Chory czytano między innymi przyłączy się do Polaków Turczyn i Anglik, pójdą przez Kijów, zawalając dnie trupami moskiewskimi i zajdą w daleki kraj moskiewski. O ile w poprzednim stuleciu Polacy pojawiali się w Turcji w charakterze posłów, jeńców lub renegatów, o tyle obecnie przybywają tam w roli emigrantów politycznych, znajdując między innymi schronienie w tak często przez nas wspominanej warnie. Uczestnicy Konfederacji Barskiej, Zwierzchność Polityczna i Oddziały wojskowe, biorące udział w walkach wysokiej porty z Rosją, zapoczątkowują polsko-tureckie braterstwo broni który będzie kontynuowany w XIX wieku. Jak to się stało, iż w ciągu niemalże jednego pokolenia nastąpiła tak radykalna zmiana nastrojów? Jest to ona poniekąd zrozumiała u przedstawicieli oświecenia, głoszących hasła tolerancji religijnej. Tak popularny wśród nich orientalizm sięgał do pogardzanych i wyklinanych dawniej kultur wschodu po wzorce filozoficzne czy literackie. Ale przecież na prowincji szlacheckiej czy wśród barszczan, rząd dusz podawnemu dzierżył kościół katolicki, głoszący programową niejako islamofobię. Nie tylko w czasach saskich, lecz jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku, w licznych utworach dewocyjnych natrząsano się z Mahometa i Koranu, ostrzegano przed despotyzmem tureckim. Wspominano dawne bitwy i konflikty. W roku 1771 biskup Adam Stanisław Krasimski pisał, tak są dalekie od siebie obyczaje polskie od tureckich, jak jest niebo od ziemi. W relacjach naszych podróżników po dawnemu czytamy, iż Turcy są to jadowici, sprośni i wszeteczni, nieprzyjaciele krzyża w. A każdy z nich to chciwy, krwi chrześcijański bisurmanin. W wielu ukazaniach strumieniem płynęła fala pochwał dla Sobieskiego jako obrońcy przedmurza i pogromcy Turków. Na długo przedtem, zanim pomyślano o wzniesieniu pomnika w łazienkach, w kościołach pojawiały się malowidła przedstawiające pamiętną odsiecz, a Katedra Wawelska ufundowała Janowi III Nagrobek, 1760 a jednak tylko daleki przecież od Bigoterii Stanisław August Poniatowski starał się ostudzić zapały zwolenników sojuszu z Turcją pytaniem, czy zdobi chrześcijanin bizurmańska pomoc i czy można obiecywać sobie innych stąd skutków, jak spustoszenie kraju i zgubę ojczyzny ostatnią. Natomiast nikt z obwieszających się szkaplerza, mi barszczan nie protestował, gdy ich zwierzchnicy zabiegali w Stambule o posiłki turecko-tatarskie, motywując to m.in. dobrymi stosunkami, jakie wysoka porta utrzymywała w XVI wieku ze szlachecką Rzeczpospolitą. Kiedy zresztą poseł Generalnej Konfederacji Barskiej, Joachim Potocki, na to się właśnie powoływał, 1768 Wezyr, Mohamed Emin, odparł urądliwie, kiedyż to porta dała pomoc Polsce. Za Ahmeda, czy za Mahmuda, czy Osmana. Czy ten Polak myśli, że my nie znamy swojej historii? Rację ma chyba Maria Bogucka twierdząc, że nawet w latach wielkich zmagań polsko-tureckich nie istniała bariera zaciekłości i nienawiści między obu przeciwnikami. 28 szlachta wysoko ceniła męstwo bojowe swych muzułmańskich wrogów, ci zaś, jak pisał w drugiej połowie XVII stulecia Paul Ritzout, dyplomata w służbie angielskiej, wszystkich Polaków mają zalud waleczny i trudny do zwojowania. Kiedy 17 października 1676 roku podpisano rozejm pod Zurawnem, Tłumy żołnierzy tureckich i tatarskich zaczęły się cisnąć pod wały obozu polskiego, z wyrazami braterstwa i przyjaźni. Ten objaw żywiołowej fraternizacji i to z obu stron był niewątpliwie charakterystyczny, świadczył bowiem o braku jakiejkolwiek nienawiści wśród mas żołnierskich, a ze strony turecko-tatarskiej także o uznaniu dla męstwa przeciwnika. 29 po zmianie wiary bez większych przeszkód wtapiano się w nową społeczność. Polscy potór, Częńcy robili olśniewające kariery na sułtańskim dworze, a jeńcy tureccy osiadali w miastach Rzeczypospolitej, z nich to m.in. utworzono specjalną chorągiew fianczarską. Po bitwie wiedeńskiej kilku zamieszkało w charakterze kupców wyżółkwi, ochrzczonego Balwierza, który przybrał nazwisko Abrahama Nieba. Rada Miejska Gdańska poleciła w roku 1693 przyjąć do cechu. Najbardziej istotną przesłanką zbliżenia była jednak obawa przed rosnącą potęgą Rosji. Już cytowany przez nas odpisał: dosyć się przecież Turcy w Polakach kochają i życzliwi im są, niżeli inszym sąsiadom swoim mając ich za jedyny mąż tuk powściągający potęgę moskiewską. Szlachta powodowana więc była, rzadkim niestety u Sarmatów, realizmem politycznym. Nakazującym szukania ratunku u samego diabła. Stanowiło to zresztą kontynuację linii politycznej z XVII stulecia, kiedy polskie przedmurze potrafiło, jak pamiętamy, korzystać z posiłków tatarskich w walce z chrześcijańskimi wrogami Rzeczypospolitej. Traktowano więc choć im, cecore, a nawet i sam Wiedeń, jako epizody w stosunkach z potężnym sąsiadem, który obecnie w myśl zasady przeciwnicy naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi. Powinien stać się tak potrzebnym sprzymierzeńcem. W każdym razie polski brak islamofobii świadczy, iż istotną treścią koncepcji przedmurza nie był wcale jego antyturecki charakter, lecz związana z pojęciem mantę, mura wiara, iż Bóg powołał Polaków na straż przed nią chrześcijaństwa. Dlatego też otacza ich szczególną opieką. Mit przedmurza gruntował jakże niebezpieczną wiarę w pomoc, jaką inne państwa udzielą Polsce przeciwko jej najbliższym sąsiadom. Rozprawiając często i chętnie o niezbędności państwa polskiego dla Europy, która nie dopuści do jej likwidacji, publicyści szlacheccy niezbyt zastanawiali się nad tym, czy i w jakim stopniu są dla Rzeczypospolitej niezbędne kontakty z innymi krajami tego kontynentu. Nader charakterystycznym przejawem takiej postawy może być nieistnienie, aż do czasów Stanisławowskich, stałych przedstawicielstw polskich za granicą. Żywiono bowiem głęboką wiarę w gospodarczą i kulturalną samowystarczalność swego systemu oraz w jego polityczną wyższość nad innymi ustrojami. Na przełomie stuleci Dopiero schyłek XVIII stulecia i początek następnego wieku przynoszą radykalną zmianę spojrzenia na tradycję antemu, rale. Następuje ona pod wpływem dwóch zasadniczych czynników, sytuacji politycznej, w jakiej znalazła się wówczas Rzeczpospolita, oraz wpływów ideologii oświecenia, która pociąga za sobą gruntowną laicyzację wielu pojęć, w tym również i zapatrywań na rolę przedmurza w naszej historii. Wówczas to polscy politycy, dyplomaci i pisarze, po raz pierwszy w długich dziejach Aniłemurale zapytali o cenę, jaką zapełnienie tej właśnie roli Polacy musieli zapłacić. Przedstawicielom epoki Sobieskiego czy reprezentantom czasów saskich refleksja taka w ogóle nie mogła przyjść do głowy, skoro ani nie znali pojęcia postępu ani też nie wierzyli w możliwość upadku państwa wskutek gospodarczego, ustrojowego lub militarnego zacofania. Sarmaci doby kontrreformacji akceptowali bez zastrzeżeń swe miejsce na kontynencie, jakże dumni z faktu, że właśnie ich opatrzność powołała do jego obrony. Mimo ciągłych wojen z sąsiadami oraz porównań Polski do oblężonej fortecy czy wyspy, nikomu nie przychodziło do głowy skarżyć się na niefortunne położenie geograficzne. To dopiero Stanisław Staszic, wyrażając potoczne opinie bliskich sobie polityków, z rozpaczą wykrzyknie, nie ma w całej Europie drugiego takiego kraju, który by tak źle był położony jak Polska. Przedtem nie potrafiono się zdobyć na jakże prostą refleksję, iż w razie ataku na twierdzę miejsce pod jej murami, a więc właśnie osławione przed murze, bywa najgorsze. Mitowi o zasługach tarczy Europy przeciwstawiano obojętności jej wielkich stolic na trzykrotną grabież rozbiorową, dokonaną przez sąsiednie mocarstwa. Po chwale spichza kontynentu, gorzką rzeczywistość kraju, który chociaż ma urodzajne gleby, należy do najuboższych w tej części świata. Karmicielem i magazynem być się na zawsze rozmieliśmy Europy, pisał Józef Wybicki, dowodząc, Iż błędna polityka nastawienia gospodarki na rolnictwo rujnowała rzemiosło i handel, eksport zboża pociągał zaś za sobą klęski głodu na wsi polskiej. Miejsce wyznaczone, jak wierzono w XVII wieku, przez Boga okazywało się być na końcu pochodu narodów ku postępowi. Z zakwestionowaniem mitu przedmurza wiązała się rewizja spojrzenia na wojny polsko-tureckie prowadzone w przyszłości. Rodziło się pytanie o sensowność skierowania wysiłku militarnego właśnie na walki z wysoką portą. Opisując ich przebieg, oddawano hołd bohaterstwu walczących, starano się zarazem wydobyć cały egzotyzm tych starć. Choć jeden z wodzów tureckich mówi w wojnie o Ignacego Krasickiego o Polakach, że jest to lud, który łaskami gardzi. Groźby się nie boi, nierządny. Przecież w pośród zamieszania za mur i tarczą innym państwom stoi i od nas mężnym odporem zasłania to jednak jakże daleko odbiegliśmy od atmosfery towarzyszącej poematowi Potockiego na ten sam temat. Oświeceniowy pisarz nie uważa już choć imia za chlubne osiągnięcie polskiego przedmurza. Krasicki widzi w tej batalii przede wszystkim smutną konieczność, a w Turkach jeszcze jedną odmianę wrogów w stale Polsce zagrażających. Po raz pierwszy, ale nie ostatni w naszych dziejach, zaczęto się zastanawiać, czy Jan Trzysobieski słusznie pospieszył z pomocą jednemu z przyszłych zaborców. Historcy i publicyści mieli swym pradziadkom za złe, iż w okrytym blaskiem Wiktorii roku 1683 nie przewidzieli wydarzeń z roku 1772. Angliken. W. Wraxel, który w sześć lat później przebywał w Polsce, zapisał opinie brzmiące jak najbardziej aktualne wywody dzisiejszych krytyków od sieczy i przedmurza. Turcy, powiadają, Polacy, mocno już w owym czasie podupadli pod względem siły politycznej. Nawet gdyby udało im się opanować Wiedeń, wkrótce musieliby ze nią ustąpić, nie będąc w stanie narzucić swego prawa Niemcom. Sobieski nierozważnie przyspieszył upadek państwa otomańskiego, wyrzucając Turków z Węgier. Tym samym zaś położył podwaliny pod potęgę Austrii. Dlatego też uważamy, że nasze obecne położenie zawdzięczamy w pewnym stopniu właśnie Janowi Trzysobieskiemu. Opinie te podzielało niemal całe oświeceniowe dziejopisarstwo i publicystyka polityczna, z hugonem kołłątajem na czele, który pisał że odsiecz była to niepożyteczna dla Polski pod Wiedeń wyprawa. Wówczas to rozpoczyna się kontynuowana do dziś dnia przez część badaczy krytyka zagranicznej polityki Jana Sobieskiego, o którym już u Stanisława Trębeckiego czytamy, iż w boju wiek trawił bohater waleczny, słabił nas, aby potęgę sąsiadów utrzymał. Nie przeszkodziło to jednak w uroczystych obchodach rocznicy wiedeńskiej, inspirował je Stanisław August spodziewające się w ten sposób skłonić Polaków do ewentualnego udziału, po stronie Rosji, w wojnie z Turcją. Ta strona obchodów nie wywołała pożądanego oddźwięku w społeczeństwie, które pamiętało, iż w przeciwieństwie do carowej, sułtan nie zabrał w XVIII wieku Polsce ani skrawka jej terytorium. Zagrała natomiast tęsknota za królem rycerzem na tronie. Co uderzyło rykoszetem w pomawianego o zniewieściałości i uleganie Petersburgowi ciołka. Obywateli państwa stającego się przed murzem w gorzką refleksją napełniał fakt, iż przed 100 laty ich ojczyzna była przed murzem zdolnym osłonić całą Europę. Choć Wiedeń miał być bitwą w obronie tego właśnie antemurale stoczoną, to jednak sam termin nader rzadko padał. O wiele chętniej mówiono o długu wdzięczności. Jaki Europa z racji pamiętnej odsiecze u Polski zaciągnęła. I o tego spłatą miała być moralna, militarna i polityczna pomoc w odzyskaniu straconej już schyłku XVIII wieku niepodległości. Potwierdzenie tych nadziei i pretensji znajdowano w przyjaznej Polsce poezji, w której jest ona dość często przedsta, wiana jako ojczyzna zwycięzcy spod Wiednia, a Polacy określani mianem synów czy wnuków sobieskiego. Aż do czasów Tadeusza Kościuszki był on w innych krajach najpopularniejszym przedstawicielem swego narodu. Sami Polacy natomiast przez cały wiek XIX starali się przekonać Europę, iż stanowią obrońców przedmurza zachodniej cywilizacji. Zdaniem Martyny Deszczyńskiej, jeszcze przed ostateczną utratą własnej państwowości zaczął się zacierać wymiar chrześcijański antemurale. Natomiast rozwinął się geopolityczny i zaakcentowany został cywilizacyjny. 30 od tej pory staliśmy się obrońcami nie tylko samej wiary, ale i, przede wszystkim, określonego systemu wartości, jaki się zwykło wiązać z cywilizacją europejską oraz interesów politycznych Zachodu, przeciwstawianego Azji, pod którą rozumiano przede wszystkim Rosję już w anonimowym tekście z roku 1789 zatytułowanym Uwagi nad wpływem do interesów Rzeczypospolitej dwóch mocarstw, z zastanowieniem się co nam w tych okolicznościach czynić zostaje. Czytamy, iż główną cechę geopolitycznej sytuacji Rzeczypospolitej stanowi jej położenie na styku Europy i Azji, światów pod każdym względem sobie przeciwstawnych. Kolejne zagarnianie przez Rosję prowincji Rzeczypospolitej, zapoczątkowane już traktatem Grzymułtowskiego 1686, zmniejszyło odległość Moskwy od Zachodu, z którym prędzej czy później musi wejść w konflikt militarny. Trzeci i ostateczny rozbiór Rzeczypospolitej jeszcze bardziej przybliżył to tak niebezpieczne dla Zachodu Europy sąsiedztwo. Jedynym ratunkiem stawała się w tych warunkach odbudowa polskiego przedmurza. Tym razem jednak uwarunkowana względami strategiczno-politycznymi. Do wyjątków wszakże należał książę Adam Czartoryski, który będąc już szczytu swej kariery politycznej na dworze Carów w roku 1803, jako zastępca ministra spraw zagranicznych Rosji, złożył memoriał postulujący odbudowę Polski w ścisłym sojuszu z Rosją jako bariery zabezpieczającej ją od Austrii i Prus. Czartoryski pozostał jednak ze swoją koncepcją dość odosobniony, zarówno w Sankt Petersburgu, jak i wśród własnych rodaków. W okresie księstwa warszawskiego przeważał bowiem pogląd, iż odbudowa polskiego przedmurza winna nastąpić pod berłem Napoleona i w interesie jego imperium. Jan Paweł Woronicz w kazaniu wygłoszonym 3 maja 1807 roku, podczas uroczystego poświęcenia narodowych sztandarów, nie omieszkał przypomnieć o straszliwych dla Europy skutkach, jakie przyniosło jej obalenie polskiego przedmurza. Określając wschodnich najeźdźców Rzeczypospolitej mianem dziczy i niewstrzymanej tłuszczy, biskup z dumą stwierdzał, tu, to znaczy na ziemiach Rzeczypospolitej, się owe hordy, jak rozdęte morza wzburzonego bałwany, o ścianę polską rozbijały, tu swój grób znajdowały i otuchę dalszego postępu traciły. Polska za Europę we krwi tonęła, a Europa, za jej plecami bezpieczna, swoje światło i korzyści doskonaliła. I dalej, czyniąc aluzję do rozbiorów, Woronicz mówił, o ojczyzno nasza. Mogłażeś na taką zapłatę kiedy zasłużyć. Głucha Europa na jęk naszych braci niewdzięcznością za swoje ocalenie płaci, gdy nie pomna, że Polska jej mocny przedmurze odpierała od reszty świata wschodnie burze. To jednak pod tarczą Napoleona wróci wiek złoty. W tym samym roku 1807 Andrzej Chorodyski, jeden z przedstawicieli polskiej lewicy, pisał do Józefa Kalasantego Szeniawskiego, że Polska w ciągu wieków broniła cywilizacji europejskiej przed barbarzyństwem, była przed murzem Europy przeciw nawałom Sazji. Dzięki temu właśnie na łonie Europy, prawa ludzkie, religia, Kunszta i różne wiadomości w życiu społecznym potrzebne zachować się mogły. Wynikało z tego niedwuznacznie, iż bez odbudowy szlacheckiej Rzeczypospolitej Europa nie może się czuć bezpieczna. Przywrócenie Polsce niepodległości stanowić ma spłatę długu, jaki ten kontynent u niej właśnie zaciągnął. Wówczas też, 1807, Stanisław Staszic, poprzednio wyrażający się, jak pamiętamy, poprzedmurzył sceptycznie. Pisał, iż losy dziejowe połączyły Francję z Polską. Przez nią bowiem przebiega granica oddzielająca Europę od Azji. W Polsce jest przedmurze Europy przeciw nawałom Sazji. Tu bowiem od pokoleń nasi przodkowie stawiali czoło tłuszczom Tatarów, Turków, Kozaków i Moskali. Między Dnieprem i Bugiem, Wisłą i Odrą, znajdują się groby, które pochłonęły wszystkie hordy, co Sazji wychodziły na wstrzymanie i naburzenie cywilizacji Europy. O walkach z Turkami i Tatarami przypominał także cytowany już Woronicz w poemacie świątynia Sybilii. W zamian za roztaczaną nad rzeczą pospolitą opiekę Bóg żądał kultywowania cnót przodków oraz gotowości do walki z poganami w obronie chrześcijaństwa, czyli pełnienie funkcji owego przedmurza. Takie ściśle religijne jego pojmowanie było jednak już wówczas raczej nietypowe ciągle przypominano, że bez odbudowy silnej Polski Francja, a z nią i cała Europa, nie uzyska trwałego pokoju. W tym samym czasie Jan Nosarzewski wydał broszurę kolportowaną przez propagandę francuską, w której po raz pierwszy chyba określił stojącą przed polską alternatywę ma ona do wyboru albo być strażą Europy przeciwko Azji, albo strażą Azji przeciwko Europie. Również ich Hugo łąta w uwagach nad połączeniem tej części Ziemi Polskiej, którą zaczęto zwać Księstwem Warszawskim 1810. Wyrażał pogląd, iż Imperium, które by się rozciągało po Morze Czarne i brzegi Dniepru oraz Dźwiny, musi posiadać wielkie i silne wschodnie przedmurze. Jego zalążkiem mogłyby się stać Prusy lub Księstwo Warszawskie. Znaczna przewrotność tych pierwszych pozwala wszakże żywić nadzieję, iż Napoleon nie powierzy im tak wielkiej potęgi. Postawi natomiast na Polskę wiecznie sprzymierzoną z Cesarstwem Francuskim. Do rycerskich zasług walecznych sarmatów, broniących przez wiele stuleci polskiego przedmurza, odwołuje się poezja okolicznościowa z lat 1806-1809, utrzymana w duchu pronapoleońskiej propagandy. Nic więc dziwnego, iż w odezwie mającej zmobilizować społeczeństwo do walki z Rosją, napisanej w roku 1812 przez Kajetana Koźmiana, ówczesnego sekretarza Rady Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego, znalazł się zwrot, Szlachto Polska. Oto dla Ciebie pole stać się wrodzoną Tobie walecznością przed murzem zagrożonej ojczyźnie. Również i odezwana Napoleona z 22 czerwca 1812 roku mówiła o odbudowie państwa polskiego jako zapory niedopuszczającej przystępu Rosji do Europy. Jan Paweł Woronicz w kazaniu wygłoszonym 26 czerwca 1812 roku na otwarcie Sejmu nadzwyczajnego księstwa warszawskiego zapowiadał wojskom polskim nie tylko odzyskanie ziem przodków, ale i to że będąc przed murzem wszystkich stowarzyszonych ludów Europy, zabezpieczą na zawsze jej chlubne rozkwimienie. Myją, to jest Europę, piersiami naszymi na nowo obmurujemy, aby nikt więcej jej pokoju i porządku nie mądził. W dwa lata później Woronicz wysławiał już nie Napoleona, lecz zwycięskich wodzów rosyjskich, a w liście dziękczynnym Aleksandrowi i zapewniał cesarza Wszechrosji i króla polskiego. Iż pomyślności Polski upatruje jedynie w ścisłym braterskim związku jednoszczepnych narodów, a więc w połączeniu się z potężnym imperium carów. Podobną ewolucję poglądów przeżył Staszic. Ten sam autor, który w roku 1790 z ogromną goryczą pisał, poganie są Rzeczypospolitej najwierniejszymi przyjaciółmi i obrońcami. To są chrześcijanie, którzy ją rozszarpali i którzy ją chcą zniszczyć. W gruntownie zmienionych politycznie warunkach, bo już za czasów Królestwa Kongresowego twierdził, stawianie byli niezłomnym przedmurzem cywilizującej się za niemi Europy. Albowiem Polacy odpierali ataki dziczy azjatyckiej i wyzwolili Wiedeń, a Rosjanie poskromili Kozaków oraz ucywilizowali Kaukas. Europę otazji zamykając, Polska służyła w tym czasie Europie za przedmurze. Z racji swego położenia Polacy przez lat tysiąc nieustannie toczyli boje z napychającymi się do Europy hordami Tatarów, Turków, Kałmuków, Kozaków. Nigdy Hord tych nie przepuścili do Europy, śmierć stawiali im zawsze za tamę nad Dniestrem, dźwiną, bugiem i Wisłą. Dzięki temu inne europejskie narody mogły rozwijać swą gospodarkę, uprawiać, rzemiosło i handel, podnosić poziom kultury i korzystać z dobrobytu. Wywody stażica z wielu powodów zasługują na uwagę. Stanowią one plastyczną ilustrację przemian postaw, jakie polska elita intelektualna doby oświecenia zajmowała wobec przedmurza w warunkach posiadania własnego państwa oraz walki o jego reformę. Potępiano antemurale jako czynnik sprzeczny z zasadami realizmu politycznego w okresie okrojonej suwerenności. Księstwo Warszawskie, czy stale naruszanej autonomii, Księstwo Polskie, pamięć przedmurza stawała się znowu potrzebna. Staszic, podobnie jak i inni przedstawiciele oświecenia, wiązał jednak dalsze istnienie Antemurale nie z wolą opatrzności, lecz z decyzją przychylnego nam mocarza, najpierw Napoleona, a później Aleksandra i pod piórem politycznego realisty przed murze po Napoleona traciło oczywiście swe antyrosyjskie ostrze, zamiast o mieszkańcach Moskwy. Staszic pisze o kaumukach, którzy nigdy przecież Polski nie najeżdżali. W roku 1818 Antoni Górecki pisał, jako brzeg Pirenejów Oceanu Wały. O miecz się nasz niewierne hordy rozbijały. Nie stałbyś pyszny Wiedniu, gdyby przed stu laty nie zakryły cię swymi szablami sarmaty. U schyłku XVIII wieku Staszic wierzył jeszcze, iż zreformowana Rzeczpospolita okaże się państwem zdolnym do samodzielnej obrony niepodległości. Kiedy okazało się to niemożliwe, zaczęto się rozglądać za obcą pomocą. Potencjalnym sojusznikom należało zaś przypomnieć o zasługach Polski dla Europy, jakie, zdaniem Staszica oraz jego następców, miały się wyrażać właśnie w pełnieniu funkcji i przedmurza. Za czasów księstwa główne nadzieje wiązał on z Napoleonem, by po jego klęsce przelać je na Aleksandra i okazuje się, iż to cała słowiańska była niezłomnym przedmurzem cywilizującej się Europy. Za ta znalazła uznanie również i u Mickiewicza, który słuchaczom wykładów paryskich zalecał, by byli wdzięczni Rosji. Ona bowiem swymi szerokimi plecami powstrzymuje plemiona azjatyckie, ludy słowiańskie rozdzieliły między siebie wielkie posłannictwo obrony chrześcijaństwa. Ruś zmagała się z Mongołami, Polska z Turkami. Gdyby zaś się rozbroiła, za kilka miesięcy ujrzelibyśmy Mongołów. Na trenem. Z racji przedmurza Staszic przedstawiał rachunek dziejowych zasług Polski. Rzucał też Europie w twarz gorzki zarzut niewdzięczności. Za naszą krew, wylaną w obronie przed murza, zrewanżowała się bowiem zbrodniczym pogwałceniem praw narodów. Były nim rozbiory, dokonane przez jedne europejskie dwory i ludy przy nieludzki na taki gwałt nieczułości i występnej obojętności innych. Motyw ten doczekał się następnie rozwinięcia w polskiej historiografii i publicystyce doby zaborów. Z licznych wypowiedzi przytoczmy opinię Teodora Morawskiego, który w roku 1877 z oburzeniem wykrzykiwał, hańba wiekowi filozofów, hańba królom i ludom za to, iż zbrodnia rozbiorów nie wywołała najmniejszego sprzeciwienia się ze strony cywilizowanej Europy. A przecież popełniono ją na narodzie, który ocalił cywilizację i chrześcijaństwo niegdyś od Tatarów podlegnicą. W ostatku od Osmanów pod Chocimiem i Wiedniem, który tyle lat zasłaniał ją przed dziczą moskiewską. Antemurale w Nowym Blasku Gdyby nie utrata własnej państwowości oraz długi okres niewoli o przedmurzu pisaliby tylko specjaliści zajmujący się dziejami wojen polsko-tureckich. Tymczasem już w parę lat po utracie niepodległości łacińskie antemurale, zastosowane do całej Polski, przemienia się w rodzime przedmurze. Notabene nie uwzględnił tego słownik języka polskiego S. B. Lindego, który po dawnemu nazywa przedmurzem jedynie Kamieniec Podolski. Zestawienie samych tylko wiecznych wypowiedzi na temat, Polska, przedmurzem chrześcijaństwa, zajęłoby sporą książkę. Złożyło się na to wiele przyczyn, na kilka z nich należałoby zwrócić szczególną uwagę. Nie należy więc zapominać o szczególnej roli. Jaką XIX wiek odegrał w kształtowaniu naszej świadomości historycznej. Wówczas to bowiem powstaje i upowszechnia się nowy obraz polskiej przeszłości narodowej, pod którego wpływem pozostaje do dziś większość Polaków, nie wyłączając zawodowych historyków. Podobne procesy zachodziły również i w innych krajach. Niemal wszędzie bowiem kształtowanie się kultury nowożytnej doprowadziło do rewizji dawnych poglądów na narodowe dzieje. Polskę różniły jednak okoliczności, w jakich ta rewizja miała miejsce, dokonywała się bowiem w warunkach niewoli, pod czujnym okiem zaborczej historiografii, z satysfakcją pomniejszającej nasze osiągnięcia w przeszłości, czy też wręcz ją szkalującej. Można wprawdzie powiedzieć, iż podobna sytuacja miała miejsce również i w innych krajach Europy, które, podobnie jak Polska, utraciły własną państwowość, od Czech po Irlandię. Fakt ten zdarzył się tam jednak na ogół dawno, gdy tymczasem w Polsce w początkowym okresie niewoli świadomość historyczną kształtowały również i te pokolenia, które pamiętały dobrze czasy wolności. Ponadto w XVI wieku, a nawet jeszcze do połowy następnego stulecia, Szlachecka Rzeczpospolita należała do potęg europejskich, czego w żadnym przypadku nie dałoby się powiedzieć o Czechach, Chorwacji lub Irlandii. Mit przedmurza chrześcijaństwa służył więc ewokacji stosunkowo niedawno minionej przeszłości. Napisaliśmy o micie, albowiem ten obraz dziejów przedmurza, jaki powstaje w umysłach Polaków XIX stulecia, niewiele miał wspólnego z przedstawioną w poprzednich rozdziałach naszej książki rzeczywistością. Do potocznych wyobrażeń wchodzi wówczas przekonanie, iż Polska przez trzy wieki, myślnik... Pełniła rolę antemurale Christianitatis i to w sposób ciągły. Nie pamiętano, bo i nie chciano pamiętać o tym, iż ojczyzna nasza od początków XVII wieku stale i konsekwentnie uchylała się od wejścia do ligi antytureckiej, a następnie, wciągnięta do wojny z wysoką portą, nie miała oporów przy korzystaniu z posiłków tatarskich, gdy chodziło o wojnę z innymi, chrześcijańskimi przeciwnikami. Jan Sobieski zwycięzca z pod Podchajec, a przede wszystkim Wiednia przesłonił zaś polityka, który w pewnych okresach myślał o odwróceniu sojuszów i zawarciu pokoju z Turcją. Wiązało się z tym przekonanie, iż Polska na przestrzeni całych swoich dziejów nigdy nie prowadziła wojen zaborczych. Z mitem ściśle obronnego przedmurza byłoby bowiem nie do pogodzenia rozwodzenie się nad wyprawami Jana Zamojskiego do Mołdawii. Interwencją w Moskwie, jaka miała miejsce za rządów Zygmunta Trzywazy, zamiarami Jana III Sobieskiego wykrojenia dla potomków Uzielnego Księstwa w Mołdawii itd. Tak nadal istotną część mitu przedmurza stanowiło przekonanie zero jego wyjątkowości. Klerykalni historycy twierdzili, iż wynikało to z woli Boga, który raz po raz ingerował w polską historię. Bardziej racjonalistycznie nastawieni badacze naszą rolę jako antemurale wywodzili z geopolitycznego położenia Rzeczypospolitej. Jedni jeden drudzy nie mieli jednak wątpliwości, iż tylko Polska była najdalej na Wschód wysuniętym bastionem katolicyzmu czy też w innej wersji cywilizacji zachodniej. Mało kto przypominał, iż rolę te, we własnej przynajmniej opinii, spełniały również takie kraje jak Hiszpania, Węgry, Wenecja czy Austria? Jedyny chyba Antoni Walewski sformułował 1875 oryginalną, acz nieco dziwaczną teorię, iż w dziejach ludzkości występują, jak on to nazywał, monarchie wschodowe. Takie kraje, jak Austrię, Węgry, Czechy, Ruś czy Moskwę, a w czasach antycznych Macedonię, opatrzność powołała do ostrzeżenia wschodnich granic Okcydentu. Odnoszą one zawsze w końcu zwycięstwo nad Orientem, który reprezentuje zło oraz materializm. Monarchie wschodowe są obrońcami duchowych wartości reprezentowanych przez Zachód, a więc żywym przedmurzem Okcydentu. Teorie Walewskiego nie mogły liczyć na przychylne przyjęcie i to nie tylko dlatego, iż negowały oryginalność i odrębność polskiego procesu historycznego oraz nasze szczególne zasługi wobec Europy. Co ważniejsze, wierny swym ultralojalistycznym przekonaniom, pochwalał on interwencje, jakie owe monarchie wschodowe podejmowały dla ocalenia oświaty jak pisał, w innych krajach. Póki historyk ten po przykłady sięgał do walk Żydów z Egipcjanami, Franków z Maurami, a Polaków z Tatarami i Turkami, dopóty też mógł liczyć na aprobatę. Gorzej już przyjmowano wywód iż swą rolę monarchii wschodowej Austria wypełniała walcząc w XVI wieku z Reformacją, a w dwa wieki później z Rewolucją Francuską. Schodził Walewski na grunt apologii niewoli narodowej, gdy jako pozytywny przykład takiej interwencji przytaczał ingerencję Petersburga w wewnętrzne sprawy Polski, gdzie szerzyła się jego zdaniem niemoc, anarchia, przesądy i gusła. Wówczas to mądrzy ludzie, czytaj, targowiczanie. Zwrócili się o pomoc do Rosji, która, rozumiejąc swe obowiązki monarchii wschodowej, nie odmówiła jej, czyli wzięła udział w rozbiorach. Obecnie zaś ma wszelkie warunki, potrzebne do zbawienia Europy i oświaty, jeśli czasu marnować nie będzie. Mówiąc po prostu, Walewski uważał, że jedno żywe przedmurze okcydentu postąpiło słusznie, skreślając drugie, polskie, antemwrale z mapy Europy. Teorii Walewskiego na temat monarchii wschodowych nie zaszczycono nawet podjęciem szerszej polemiki. Równocześnie jednak nie chciano polemizować i z przedstawioną powyżej legendą polskiego przedmurza, jaka ukształtowała się w XIX stuleciu. Kto żywił w tym względzie wątpliwości, wolał je pozostawiać w rękopisie, o czym świadczy arcyciekawa korespondencja Karola Szajnochy z poetą i powieściopisarzem Aleksandrem Grozą. Który w roku 1859 zachęcał autora Jadwigi i Jagieły do napisania książki przedstawiającej obrończą rolę Polski. Szajnocha otwarcie wyznawał, iż temat ten kusi go od dawna, ale przy bliższym przyjrzeniu się obudzą myśli poważne, a, kogo na to stać, nawet głębokie. O przedmurzu, notabene Szajnocha nie używa tego pojęcia, ale, jak wynika z całego listu, ma je najwyraźniej na myśli, można napisać poemat, który zachwyci cały naród, zagrzeje wszystkich. Praca historyczna natomiast masom może się wydać dziełem nawet zimnym, ubliżającym zasłudze narodowej, rozwiewającym najpiękniejsze marzenia. Należałoby bowiem napisać, iż Polska dopełniła istotnie swej roli obrończej wobec Europy. Ale dopełniła jej zwyczajnym sposobem ludzkim, to jest niedokładnie i fragmentarycznie, zapominając często o obowiązku. Poecie wolno to pominąć, historyk musiałby wskazać wielkie plamy w tym słońcu. Główna zasługa Polaków wyraża się w fakcie, iż nie dopuścili barbarzyństwu ustawicznego grasowania w swoich wnętrznościach, bo i nie mogli na to pozwolić, a więc zasługa to, chociaż po, niewolna. Grzeszyła natomiast rzecz pospolita biernością, pozwalając krzyżakom na opanowanie Prus i Bałtyku, a Rosji i Morza Czarnego. Ani za Batorego, ani za Władysława nie kwapiono się u nas do wypraw antytureckich. Naród obudził się dopiero za Sobieskiego, ale i celowość wyprawy pod Wiedeni była po dziś dzień kwestionowana. Choć więc zasługi nasze błyszczą dziś urokiem męczeństwa, poświęcenia, to, Zdaniem Szajnochy: Wieniec to raczej cierniowy niż wawrzynowy, tyle w nim winy, co chwały, tyle opieszałości, co ducha bohaterskiego, tyle gnuśności publicznej, co poświęceń prywatnych. W tych warunkach Szajnocha nie czuje się na siłach, aby móc nakreślić obraz zasług narodu około ubezpieczenia Europy od barbarzyństwa. 32 do tak pesymistycznych wniosków doprowadziły autora listu Studia nad historią walki narodu szlacheckiego z planami wojny tureckiej Władysława Wazy. 1646-1648. Nigdy go zresztą nie ogłosił drukiem, ukazał się on dopiero w blisko 40 lat po śmierci, 1868, Szajnochy. W jego książce dwa lata dziejów naszych 1646. 1648, Lwów 1869, znajdujemy wiele gorzkich i krytycznych uwag na temat stosunku szlachty do ambitnych planów Władysława. Daremnie jednak szukalibyśmy w tej pracy tak pesymistycznego osądu, jaki występuje w liście do grozy. Książki Karola Szajnochy o schyłku panowania Władysława IV nie odebrano jako ciosu w legendę przedmurza również i z tego powodu. Iż w potocznej świadomości zyskiwało ono formę pierścienia, w której front antyturecki stawał się stopniowo coraz mniej ważny. W skardze, który został kreowany na proroka narodowej klęski i przyszłych rozbiorów, zapomniano, iż autorka Zainsejmowych ich przyszłego sprawcę widział w potężnej za jego czasów Turcji. Naturalną koleją rzeczy, najgorszych wrogów przedmurza, jacy mieli mu od wieków zagrażać. Ujrzano w późniejszych trzech zaborcach z Rosją na czele. I daremnie, po zawarciu przez Rosję pokoju w Adrianopolu 1829, Car Mikołaj i polecił przekazać do warszawskiego arsenału 12 dział zdobytych na Turkach pod Warną, a część zabranych chorągwi i buńczuków tureckich zawiesić w katedrze S.W. Jana. Zarówno owe chorągwie. Jak i klucze od Adrianopola, Sejm powstańczy roku 1831 chciał zwrócić wysokiej porcie, widząc w niej potencjalnego sojusznika w walce z groźną potęgą caratu. Legiony, tworzone nad bosforem w okresie wojny krymskiej przez Mickiewicza, opowieść o państwie, które nigdy nie uznało rozbiorów wspomnienia emigracyjne ze Stambułu, a nawet i z tureckich posiadłości nad Morzem Śródziemnym. Wszystko to stwarzało wobec dawnego wroga aurenie wątpliwej sympatii i życzliwości. Turek w potocznym wyobrażeniu stawał się kimś egzotycznym, potrosze komicznym, ale nie nienawistnym. Nie tak znowu rzadkie przechodzenie Polaków pozostających w służbie sułtana na islam było przyjmowane poniekąd ze smutnym zrozumieniem, gdy tymczasem konwersja na prawosławie spotykała się z najwyższym potępieniem. W XIX wieku przedmurze zyskuje więc najpierw antyrosyjskie ostrze, a następnie również i antyniemieckie. Nigdy natomiast antyaustriackie, choć przy różnych okazjach starano się przypominać o czarnej niewdzięczności Habsburgów, którzy za odsiecz ich stolicy odpłacili się udziałem w I i III rozbiorze. W przeciwieństwie do dwóch pozostałych zaborców, Austria była jednak państwem katolickim które między innymi papież Leon XIII nazwał ostoją walki z niebiernymi. Stanowiło to wyraźną aluzję nie tylko do Turcji, ale i do prawosławnego imperium carów rosyjskich, z którym monarchia Franciszka Józefa II przecież graniczyła. W drugiej połowie XIX stulecia przyznała ona Polakom szeroką autonomię. Trudno też byłoby stwierdzić, iż Jan III Sobieski, pospieszając pod Wiedeń, Ratował Antemurale nie tylko przed Turkami, ale i przed cesarzem Leopoldem w tych warunkach sam problemowej niewdzięczności, okazanej w roku 1683 i w roku 1772, przechodzi z płaszczyzny stosunków pomiędzy dwoma państwami, Austrią a Rzeczą Pospolitą, na teren konfliktu Habsburgów z naszą szlachtą, aby ostatecznie zamienić się w problem narodowy. Dawna Austria staje się w potocznej świadomości Niemcami, tak też są nazywani błagający Jana trzy o pomoc posłowie Wiednia. Wraz ze wzrostem prześladowań w zaborze pruskim coraz popularniejszy stawał się wiersz Marii Konopnickiej opisujący, jak za tego króla Jana, co to po łbach bił pogana, przyszły posły i rozjemce, ratuj królu, giną Niemcy. Jak bardzo polityczna rzeczywistość XIX wieku wpływała na ideologiczne treści mitu przedmurza świadczy i to, iż w okresie przedrozbiorowym nikomu w Polsce nie śniło się czerpać z antemurale antyniemieckich treści. Wręcz przeciwnie, miało ono chronić przede wszystkim Rzeszę Niemiecką przed najazdem Turków, Tatarów czy Moskwy. Od hołdu pruskiego aż po czasy i rozbioru zachodnia granica Rzeczypospolitej należała do najspokojniejszych. Jeśli zaś inwazja szła od północy, to głównie za sprawą Szwecji. I mimo, że w krytycznym okresie potopu elektor wystąpił wiarłomnie przeciwko swemu wasalowi, daremnie by szukać Prus książęcych czy Brandenburgii w Tasięcowej wyliczance wrogów, z jakimi polskie przedmurze chrześcijaństwa musiało staczać ciężkie boje. Dopiero procesy germanizacyjne tiwające w zaborze pruskim, a przed uzyskaniem autonomii i w austriackim sprawiają, Iż zaczęto przypominać o naszych zasługach również i na polu powstrzymywania drank na hostem. Historyczny mit przedmurza zderzył się tu z drugim mitem, po dziś dzień żywotnym, mianowicie z przekonaniem, jakoby istniało konsekwentne, z żelaznym uporem przez wieki realizowane, parcie Niemczyzny na wschód. Posłannictwem Polski w gronie narodów cywilizowanych pisał w roku 1851 Jędrzej Moraczewski. Były. Obrona życia słowiańskiego przeciw oświecenieszemu zachodowi, obrona Europy przeciw barbarzyńskiej Azji. W dobie kultur zaczęto o tych sprawach mówić częściej i wyraźniej. Tak więc Stanisław Smolka przy obejmowaniu katedry na Krakowskim Uniwersytecie 1883 przypomni, że nie tylko podlegnicą, potorszą, kurszynem i Wiedniem lała się krew Polska dla ogólnego dobija ludzkości. Walka Chrobrego z Niemcami, w sto lat później bohaterska obrona Głogowa, Płowce i Grunwald, to również dodatnie pozycje w bilansie naszym dziejowym. Staczając boje z zaborczym posterunkiem zachodniego świata, który godził nabyt nasz narodowy, przed brutalnym zamachem broniliśmy dzieła Bożego, organu potrzebnego dla dobra ludzkości. Który bez ofiar krwi wojowników chrobrego, krzywoustego, łokietka i jagiełły nie byłby się ostał, nie byłby mógł spełniać swego posłannictwa. I dalej, broniąc bytu naszego wobec drugiej potęgi, czyhającej na naszą zagładę, spełniamy pokojową pracą to samo zaszczytne zadanie, za które przodkowie nasi krew przelewali na murach Głogowa, pod Płowcami i pod Grunwaldem. Już przedtem zresztą Józef Szujski pisał, iż powstanie Polski to wielki, opatrzny fakt dziejowy. Z jednej bowiem strony hamowała ona rozrostu żywiołu niemieckiego, z drugiej zaś szyzmatyckiego wschodu. Obu żywiołom zarówno przeciwna, posłużyła do zbudowania na wschodzie, ostatniego szańca zachodniej cywilizacji. Michał Bobrzyński zaś na jednej płaszczyźnie stawiał takie wielkie myśli przewodnie Polski. Jak odparcie mahometańskiej nawały, rozprzestrzenienie cywilizacji na szerokie przestrzenie wschodu i obronę świata słowiańskiego przed niemieckim. Zdaniem Smolki, dzięki Unii z Litwą wyrwaliśmy to państwo z kleszczy zapleśniałego wschodu, czyniąc z niej niezmordowaną krzewicielkę katolickiej wiary i zachodniej cywilizacji. Przedstawiciele Krakowskiej Szkoły Historycznej, związani politycznie z obozem Stańczyków, uważali, Iż polska misja dziejowa polega na kultywowaniu najcenniejszych wartości cywilizacji chrześcijańsko-łacińskiej. Dlatego też z jednej strony nie wolno jej przyjmować tradycji wschodu, z drugiej zaś musi się wystrzegać przenoszenia do polskiej kultury tych nurtów kultury zachodniej, które pozostają w sprzeczności z naszą misją dziejową. W wystąpieniu Smolki nie mogło oczywiście zabraknąć słów mówiących o zapasach z półksiężycem czy z dziczą moskiewską, kiedy to broniąc siebie samych, zasłanialiśmy zarazem piersią swoją dobytek moralny całego świata zachodniego przed zamachami wrogi mu, zniszczenie niosącej siły brutalnej. Trzy apostrof rozbiory wzmocniły jeszcze panujące od dawna przekonanie, iż polskie przedmurze zasłania Europę również i przed prawosławną Rosją. Nie starano się już oczywiście tłumaczyć, jak to czyniono w XVI czy XVII stuleciu, że jej mieszkańcy są w istocie półpoganami, ponieważ te sprawy nikogo na kontynencie nie obchodziły. Jak przed wiekami, kładziono natomiast nacisk na różnice cywilizacyjne i ustrojowe, dodając do nich dodatkowe motywacje. Podobnie jak niegdyś starano się zakwestionować przynależność Rosjan do wielkiej wspólnoty narodów chrześcijańskich, tak obecnie dość chętnie odmawiano im miejsca w słowiańszczyźnie. Już Krasiński twierdził, iż dawna Ruś została zbudowana na tradycjach mongol, esK o. co pociągnęło za sobą różnorakie konsekwencje. Powtarzają to za nim inni przedstawiciele wielkiej emigracji. Z przedmurza chrześcijaństwa Polska stawała się bastionem kultury zachodniej i wolności, przeciwstawianym światu barbarzyństwa. Despotyzmu, a w przeszłości również ischizmy. Już w czasie Powstania Listopadowego, gdy rozważano sprawę nowego herbu, wśród różnych propozycji zgłoszono postulat dodania do niej napisu, który by odpowiadał zaszczytnemu uznaniu Polski przez narody za przedmurze, czyli tarczę Europy. Projekt Wojciecha Jastrzębowskiego doskonale współgrał z wypowiedziami prasy, wychodzącej w Powstańczej w Warszawie. Gazeta Nowa Polska w numerze z 17 i 1831 pisała, że Polacy chronią przed mieczem północnego barbarzyństwa światło, prawa, chwałę, na które tyle wieków pracowały ludy zachodniej Europy. Sam Bóg powierzył im obronę cywilizacji oraz wolności. Bitwę Grochowską określano zaś jako drugie po zwycięstwo, kiedy to zagrożonej przez hordy azjatyckie wolności i cywilizacji Polak w obronie przychodzi. Zastępca ministra spraw zagranicznych, Gustaw Małachowski, mówił w Sejmie 12.2831, iż rozpoczynając wojnę z Rosją, Polską położyła kres jej dalszej ekspansji w Europie ona przemówiła do napadających jak Bóg do morza. Nie pójdziesz dalej. 3 maja roku 1831 w wykładzie wygłoszonym w Powstańczej w Warszawie Zero narodowości Polaków. Kazimierz Brodziński dał systematyczny, w pełni już rozwinięty zarys teorii przedmurza morza barbarzyńców odbijały się o piersi Polaków. Cechowała ich miłość wolności, posunięta do fanatyzmu i ostateczności. Kiedy po Kongresie Wiedeńskim Królestwo Polskie dostało się pod berło carów, Polacy powiedzieli sobie, byliśmy przez wieki tarczą ucywilizowanej Europy, dziś poniesiemy cywilizację milionom braci jednego szczepu. Nadzieje ich się nie ziściły i dlatego doszło do powstania. Również Ignacy Stawiarski pisał w czasopiśmie Merkury w numerze z 23 lutego 1831 roku. Że opatrzność żąda od Polaków, aby byli na zawsze twierdzą chrześcijaństwa, zasłoną cywilizacji i wolnych ludów Europy przeciw barbarzyńcom ze wschodu i północy. Korzystając z kilku miesięcy wolności, wydano w Warszawie przekład książki Lorda Henry'ego Debrał Khama Polska zawierające innymi jej pochwałę jako przedmurza przeciwko Turkom, wraz z Węgrami oraz Wenecją i dziczy moskiewskiej. W ten sposób naród polski dał jeszcze raz dowód, że stoi na straży europejskiej cywilizacji. Po klęsce przypominano zaś, że Polska leży na granicy dzielącej Europę od Azji, a cywilizację od barbarzyństwa. Maurycy Mochnacki pisał z goryczą, iż skoro Europa nie udzieliła w roku 1831 żadnej pomocy Polakom w zamian zapełnienie przez nich dziesięciu wieków granicznej straży, to tym samym stała się ich jeszcze większym dłużnikiem. Jego zdaniem polski pomost przekształca się w przedmurze wolności i demokracji, stanowiące tarczę przeciwko zaborczemu despotyzmowi Rosji. 40 upadek ostatniego przedmurza zachodniej i antyruskiej Słowianieszczyzny otworzył zdaniem Karola Boromeusza Hoffmana, wrota Europy północnemu mocarstwu, równie strasznemu swą potęgą jak i wandalizmem swych zasad. Choć Polska dwukrotnie, za cenę własnego istnienia, zdołała zapobiec dalszej ekspansji rosyjskiej w głąb kontynentu, w 1794 roku, gdy powstanie kościuszkowskie ocaliło francuską rewolucję i w 1830 roku, kiedy to Petersburg chciał wesprzeć restaurację w tejże Francji oraz w Belgii, to podobna sytuacja może się już nie powtórzyć. Stąd też często ostraszono zachód wizją kozaków po raz drugi biwakujących na ulicach Paryża. Adam Mickiewicz przestrzegał rząd angielski, że Rosja może z czasem wzbronić wolnej żeglugi na Tamizie 41, a w artykule przedwyborczym Trybuny Ludów w 1848, przypominał chłopom francuskim, iż oddziały kozackie puszczały z dymem w sielotaringi i szampanii. Już Rousseau prorokował. Że tatarzy będą Panami Europy, zaś Astolfę de ustine w słynnych listach z Rosji zapowiadał jej panowanie nad tym kontynentem. Wiązanie przedmurza z Zachodem rodziło nadzieję, że w imię dobrze rozumianych własnych interesów dopomoże on Polakom do wybicia się na niepodległość. Winien jest to najdalej na Wschód wysuniętemu bastionowi europejskiej cywilizacji. W światopoglądzie Polaków gruntowało się przekonanie, że inne państwa na zasadzie wspólnoty kulturalnej są zobowiązane do zajmowania się ich losem. Myślenie kategoriami realizmu politycznego było zastępowane przez pogląd, iż opieka nad polskim przedmurzem najpierw chrześcijaństwa, a następnie cywilizacji stanowi święty obowiązek Francji, Anglii, a w XX wieku i USA. Miała też ona wynikać z długów wdzięczności jak i Europa co najmniej już od czasów Warny, jeśli nie Legnicy, 1241, zaciągnęła w naszym kraju. W rachunku tym szczególne miejsce zajmowała obrona mieszkańców Europy od pogan i barbarzyńców niosących niewolę. I szły króle polskie na obronę chrześcijan w dalekie kraje, król Władysław pod Warny, a króle Jan pod Wiedeń na obronę wschodu i zachodu. Czytamy w księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymtwa Polskiego. Ich autor wymawiał gorzko Austrii, iż cesarz Józef II, dwa braci Polaków, którzy cesarstwo jego od niewoli tureckiej obronili, zabrał w niewolę. 42 stąd też się brała owa zapiekła gorycz kordiana, którego papież najpierw pozdrawia jakże obiecującym określeniem witam potomka sobieskich, aby następnie zalecić Polakom. Uległość wobec Cara. Naród, pozbawiony wolności, tęsknił za własnym państwem. Jego nadar istotny substytut stanowiła kultura polska, będąca między m.in. ważnym elementem więzi trójzaborowej. Jej bujny rozkwit, jaki mimo wszystko nastąpił w XIX wieku, w różnoraki sposób służył narodowej sprawie. Kultura budziła świadomość narodową w tych warstwach, które jej dotąd nie posiadały, umacniała patriotyzm innych, Wszystkie zaś krzepiła wspomnieniami świetnej przeszłości. Nawet tak krytycznie wobec niej nastawiona szkoła krakowska chętnie sięgała do cywilizacyjnych osiągnięć Złotego Wieku. Nimi bowiem naród podbity miał przede wszystkim dokumentować swój wkład do dziejów Europy oraz prawo do zachowania narodowej tożsamości. Znakomity znawca czasów Zygmuntowskich, Kazimierz Morawski, pisał, iż epoka ta pozostanie dla nas Złotą. Bo brak czynów ówczesnych zastąpi i zrównoważy czyn, który ona dziś spełnia, podnosząc serca, krzepiąc duszę, podniecając umysły. Żyć wspomnieniami świetnymi zapewne trudno, ale i zmarnieć przy nich niepodobnym. 4,2,5, o ile jednak zasługi obrońców polskiego przedmurza dawały się udokumentować serią zwycięskich bitew, z Wiktorią Wiedeńską na czele. O tyle sprawa związana z ich wkładem do kultury ogólnoeuropejskiej nie przedstawiała się tak prosto. Trudno było zaprzeczyć faktom dość oczywistym, a mianowicie temu, iż wielkie epoki europejskiej cywilizacji, od humanizmu i renesansu poczynając, a na romantyzmie kończąc, nie u nas brały swój początek. Na zachodzie Europy więcej wiedziano o polskim zbożu czy szabli niż o literaturze lub malarstwie. To co starano się spośród dorobku XVI czy XVIII wieku eksponować, stanowiło w opinii XIX wiecznej raczej produkt wtórny w stosunku do osiągnięć Zachodu. Docenienie oryginalności oraz istotnych osiągnięć kultury staropolskiej miało przyjść dopiero później, w czasach nam współczesnych. Odpowiedzią dziedziców przedmurza, jako bastionu kultury zachodniej, na pytanie o wkład ich przodków do tej kultury była tak popularna w XIX stuleciu teoria młodszości cywilizacyjnej. Wylansowana przez Romantyków, znalazła pełną akceptację u przedstawicieli szkoły krakowskiej. Miał to być klucz do przeszłości narodowej, tłumaczący niemal wszystko, od słabości polskiego humanizmu, aż po rozbiory. Problemowi temu poświęcił osobną rozprawkę Józef Szujski. Zero cywilizacyjnej Polski 1876, zanim przyjęli te młodszości jako pewnik Michał Bo Brzyński, Kazimierz Morawski oraz inni przedstawiciele szkoły krakowskiej. Któż nie widzi, pisał Bo Brzyński, żeśmy tak późno zaciągnęli się do grona narodów zachodnich i ich cywilizacji, że stojąc dalej od ogniska tej cywilizacji, tylko pośrednio doznawaliśmy jej wpływu. 44 w wielokrotnie aż po dzień dzisiejszy. Wznawianych dziejach Polski w zarysie. Najnowsze wydanie 1974. Bobrzyński zwracał jednak uwagę, iż szczytne to posłannictwo, to znaczy pełnienie funkcji przedmurza, wpływało niekorzystnie na rozwój wewnętrzny Polski. W czasie krucjat bowiem, jak również na półwyspie Pirenejskim, zmagano się ze światem islamu. Od którego Zachód pod względem cywilizacyjnym mógł wiele skorzystać. Tymczasem myśmy współcześnie potykali się z samą pogańską dziczą, od której się niczego niepodobna było nauczyć. 45 w 19 stuleciu teza o naszej młodszości cywilizacyjnej urosła niemalże do rangi dogmatu, a jedyne pytania, jakie w związku z nią stawiano, dotyczyły genezy tego zjawiska. Jedni powoływali się na wolę opatrzności, która preferuje pewne narody, inni na oddalenie Polski piastowskiej od wielkich centrów cywilizacji. Wśród odpowiedzi padały jednak i takie, które sprawiły, iż w książce o antemurale należy omówić dyskusję o młodszości cywilizacyjnej jego obrońców. Otóż wybitny publicysta emigracyjny Karol Sienkiewicz, na krótko przed śmiercią 1860 pisał Iż przodkowie nasi długo żyli na krańcach Europy, zakryci przed okiem historii. Tymczasem zachodnie kraje pod jarzmem i ładem państwa rzymskiego rosły w ludność, w porządki społeczne, w przemysł, w handel, w miasta, w bogactwa. Kiedy później staliśmy się państwem, postawieni z racji swego położenia na strażnicy Europy. Wytrzymywaliśmy ciężar wiekowych najazdów barbarzyńskich ludów i kosztem własnych postępów w cywilizacji dawaliśmy Europie, samemu nawet chrześcijaństwu, bezpieczeństwo i swobody w rozwijaniu się społecznym. Ilekroć więc przyjdzie się nam porównywać z innymi państwami, pamiętajmy, iż Polska dlatego pozostaje w tyle za ich rozwojem moralnym, przemysłowym czy politycznym. Ponieważ przez kilka stuleci stanowiła tarczę ochronną kontynentu. Zapóźnienie to nie jest więc związane z upośledzeniem naszej ziemi lub naszego plemienia. 46. Podobne wyjaśnienie dawał, 1861, Józef Ignacy Kraszewski. Nie traćmy soczów, żeśmy przez długie wieki byli Europy żołnierzami lub żołnierzem Boga, walczącym z chmurą liczy tureckiej i tatarskiej. A jak od wojownika nie żąda się czego bój nie daje i czego wojna nie daje, tak i od narodu stojącego na kresach sorężemy w dłoni. Nie chciejmy by śpiewał i graszkami swobodnymi się zajmował. Stojąc na tej strażnicy, Polacy nie zmarnowali by najmniej czasu, a jeśli w czym zawinili, toć są winy czasów, trudów i żołnierskiego serca pisał. 1861. Józef Ignacy Kraszewski. 47 W ten sposób obrońcy przedmurza do rachunku wystawianego zachodowi Europy dopisywali osiągnięty tam poziom dobrobytu oraz rozwój społeczny i kulturalny. Nawet obojętny na sprawę polską mieszczuch paryski, angielski czy niemiecki miał pamiętać, iż jego dobrobyt został zbudowany na krwi i ofierze życia polskiego rycerza. Równocześnie dawano początek argumentacji która do dziś dnia odzywa się w naszej publicystyce. Przyczyn aktualnego zacofania ziem polskich kazano bowiem szukać w najazdach tureckich, i tatarskich, choć na przykład we Francji XIX wieku nikt nie powoływał się na zniszczenia z czasów wojen religijnych, a w Niemczech na straszliwe skutki wojny trzydziestoletniej. O polskich walkach w obronie przedmurza nie można było zresztą zapomnieć, skoro przypominały o nich zarówno literatura piękna jak i malarstwo, mające ogromne znaczenie dla kształtowania się nowożytnej świadomości historycznej. U narodów posiadających własną państwowość urabiały ją szkoły i historiografia, w następnej zaś dopiero kolejności dramat, poezja czy plastyka. U nas występował odwrócony porządek rzeczy program szkolny bywał bowiem kontrolowany przez zaborców i nawet tam, gdzie historii nie uczono po rosyjsku lub niemiecku. Wykład przynosił dość często serwilistyczną wizję dziejów, sławiącą, jak to miało miejsce w Galicji doby autonomii, związki z Austrią oraz dobrodziejstwa płynące z rządów dynastii Habsburgów. Państwo to zresztą, po wymazaniu Rzeczypospolitej z mapy politycznej kontynentu, zostało pasowane przez Rzym na nowe przedmurze chrześcijaństwa. Dał temu wyraz Leon XIII. Przesyłając w roku 1883 z okazji rocznicy odsieczy wiedeńskiej odpowiednie gratulacje Franciszkowi Józefowi. Również jednak i w Galicji historię poznawano z kart literatury pięknej, niekoniecznie tej najwyższego lotu. Notabene i sami historycy próbowali powodzenia na tym polu, że przypomnijmy Szejnoche oraz Szujskiego. Patriotyzmu uczyły zarówno dramaty trzech wieszczów, jak i popularne sztuczki poświęcone Kościuszce pod czy Sobieskiemu pod Wiedniem. Wizję przyszłości kształtowała również beletrystyka historyczna, od trylogii Henryka Sienkiewicza, poprzez powieści niestrudzonego Kraszewskiego, aż do jakże popularnych, adresowanych do młodzieży, utworów Walerego Przyborowskiego. W masie literatury historycznej daremnie byśmy szukali utworu mówiącego o Przedmurzu. A i w samym ich tekście pojęcie to raczej nie padało. Czymże jednak była trylogia, jeśli nie opowieścią o ogniowej próbie, jaką polskie przedmurze przeszło w połowie XVII stulecia za sprawą najpierw kozaków, ogniem i mieczem, następnie Szwedów i Brandenburczyków, potop, a wreszcie Tatarów oraz Turków, pan Wołodyjowski. U schyłku swych sił twórczych Henryk Sienkiewicz chciał napisać osobną powieść o odsieczy wiedeńskiej, czego świadectwem jest niedokończone i słabe na polu chwały. Jeden z bohaterów utworu mówi, iż Bóg dobrze wiedział dlaczego nas wybrał, a innych za plecami naszemi umieścił. Misja Polaków polega na tym, aby niczym skała sterczeć ku temu morzu, pogańskiemu, i plugawe jego fale piersią rozbijać. Tej samej tematyce polskiego Aniłemu Murale została poświęcona w znacznym stopniu również powieść Krzyżacy. Jakby nie dowierzając do myślności czytelnika, jej autor raz jeszcze, pod sam koniec, wyłożył ideę przewodnią utworu, pisząc, iż to właśnie pod Grunwaldem cała potęga niemiecka, zalewająca dotychczas jak fala nieszczęsne krainy słowiańskie, rozbiła się w tym dniu odkupienia o piersi polskie. Talentowi pisarza sekundował pędzel artysty, skoro Lwia część arcydziełu Jana Matejki mówi o walkach Polaków, toczonych na szańcach Przedmurza, Grunwald, Sobieski pod Wiedniem, bądź też o ich triumfie nad wrogami Antymurale, Batory pod Pskowem, Hołd Pruski. Tę samą tematykę powielało wielu innych, pomniejszych przedstawicieli malarstwa historycznego. Ze szczególną lubością powracano do sceny w której poseł cesarski i nuncjusz papieski błagają Jana Sobieskiego o ratunek dla Wiednia. Klęczący poseł cesarza pojawia się zresztą u wielu poetów oraz w polskich podręcznikach historii. Ten kolejny epizod z dziejów przedmurza stanowił także i najstrawniejszy cenzuralnie sposób przypomnienia Austrii, iż jej los zależał on dziś od Polski, którą tak haniebnie w XVIII wieku potraktowała. Niewoli narodowej należy również przypisać olbrzymią rolę, jaką w rozwoju nowożytnej świadomości historycznej odegrał Kościół. Rozbiory zahamowały w znacznym stopniu procesy laicyzacyjne, które zaczęły się u nas rozwijać w dobie oświecenia. W zaborze rosyjskim triumf Prawosławia łączył się nierozerwalnie z rusyfikacją. W zaborze niemieckim protestantyzm torował drogę germanizacji. W tych warunkach obrona katolicyzmu oznaczała dość często walkę prowadzoną w interesie zagrożonej polskości. Ułatwiało to sferom kościelnym upowszechnienie takiego obrazu przeszłości, w którym kraj nasz był semper fidelis. Błąd w postaci częściowego akcesu do reformacji popełnił naród wyróżniony zaszczytnie przez Boga misją dziejową, jaką jest obrona katolicyzmu. Występowała tu charakterystyczna współzależność Mieszkańcy Przedmurza uważali, iż z tej właśnie racji otrzymali do spełnienia pewną misję. Równocześnie zaś mesjanizm w jego polskim wydaniu za główną treść narodowego posłannictwa uważał obronę ante, murale. Z tezą tą, jak już wspominaliśmy, w początkach XIX stulecia wystąpił Jan Paweł Woronicz, dla którego historia Polski stanowiła ciąg bezpośrednich ingerencji i opatrzności w nasze dzieje. Był to niejako olbrzymi łańcuch nagród i kar, jakie kolejno spadały na wybrany przez Boga naród. Od XVI wieku zresztą widziano w Polakach nowożytnych Izraelitów. I jedni, i drudzy, otoczeni zewsząd przez pogan, strzegli i bronili prawdziwej wiary. I jedni, i drudzy dostali się pod panowanie wrogów, z chwilą, gdy sprzeniewierzyli się swemu posłannictwu. Ultrakatolicka wersja przedmurza swój ostateczny kształt zyskała za sprawą Księży Zmartwychwstańców konserwatywnego zgromadzenia religijnego, które powstało na emigracji w roku 1842. Dwaj główni jego założyciele, Piotr Semenenko i Hieronim Kajsiewicz, twierdzili, iż mimo upadku szlacheckiej Rzeczypospolitej, misja powierzona niegdyś Polakom nadal pozostaje w mocy. W dawnych wiekach polegała ona na przewieniu wiary w krajach sąsiednich, pośredniczeniu między kulturą bizantyńską a rzymską, wreszcie na obronie chrześcijaństwa przed zalewem Mongol, S.K.O. tureckim. Przeznaczeniem Polaków było ciągle stać na polu bitwy i ciągle umierać za wiarę. Obecnie, obok obrony chrześcijaństwa. Utożsamianego z zachodnią cywilizacją Misja ta wyraża się również w ochronie przed barbarzyństwem i schizmą Oraz w staraniu o unie kościoła rzymskokatolickiego ze wschodnim Zmartwychwstańcy funkcją przedmurza wyjaśniali także upadek Polski Zdaniem Semenenki Brak instynktu ekspansji Jaki miała ona wykazywać przez cały okres przedrozbiorowy Wynikał nie z inercji czy kwietyzmu szlachty lecz z podporządkowywania polityki zagranicznej etycznym ideałom chrześcijaństwa. Rzeczpospolita realizowała je jako jedyne państwo europejskie. Na wszystkie strony przedmurze chrześcijaństwa i najbardziej wysunięta straż kościoła, pisał o Polsce ksiądz Kajsiewicz, nikogo siłą nie podbiła, ale miłością do wspólnej swobody i jedności wiary Litwy i szeroką ruś przygarnęła, oświaty im zachodniej udzielając ponieważ Bóg ją ukochał od wieków i wybrał Polaków spośród wielu narodów przeto postawił ich państwo jako świecznik na granicach północy i wschodu 48 poglądy księży z martwych wstańców niejako głosiła Adam Mickiewicz który w wykładach paryskich genezę upadku Polski widział w konflikcie zaistniałym pomiędzy niechrześcijańskim charakterem polityki prowadzonej przez inne państwa europejskie a przestrzeganiem jedynie przez szlachecką rzecz zasad zawartych w dekalogu. Wskutek tego jednak nie wytworzyła ona instytucji ochronnych, jakie mogłyby stawić czoło potężnym, a czyhającym na zgubę Polski sąsiadom. Skoro ta znajdowała się w awangardzie chrześcijaństwa, a była w swej zaszczytnej misji osamotniona, nic więc dziwnego, iż na pewien czas uległa ekspansji. W podobnym duchu, ale o wiele ostrożniej, wypowiadał się na temat naszych narodowych losów Rzym. W okresie powstania styczniowego, 31.08.1863, Pius IX pisał, iż naród polski był zawsze katolicki. Był jakoby przed murzem przeciwko najazdowi, a więc zaprawdę zasługuje, aby się modlono za niego. Zdaniem księży z martwych to, co uważano za słabość Polaków, obrona wiary oraz chrześcijańskich zasad etycznych, stanowi zarazem o ich trwałym wkładzie do cywilizacji zachodniej. I jeśli tylko nie zerwą swej więzi z Bogiem, ten zwróci im utraconą u schyłku osiemnaście stulecia niepodległość. Dlatego też w czasie powstania styczniowego modlono się, Boże, Panie i Ojcze Narodu Polskiego, oto synowie i córki Twoje, jęczące w zniewoli dzieci przedmurza wiary Twojej świętej. Chcą iść torem ojców swoich, którzy za Twoje imię święte legli na polach walki z dziczą poganiską. Podobne poglądy reprezentował również konserwatywny publicysta i historyk, Stefan Buszczyński, który u schyłku XIX stulecia pisał iż naród Polski zawsze nazywany przed murzem, Ante Murale Christianitatis prowadził wyłącznie wojny obronne. Własności swej bronił wtedy, gdy kto targnął się na nią, a tą własnością była Polska od morza do morza. Ponieważ stał zawsze na straży Europy i chrześcijaństwa oraz związanych z nim wartości kulturowych, a od początku swego istnienia dobywał miecza dla obrony Ewangelii. Przeto nazywano go przed murzem, antemura lechri, stianitatis. 49 Nie wszyscy oczywiście szli tak daleko w idealizacji przeszłości narodowej, skoro w tym samym co i buszczyński czasie KS. Bronisław Markiewicz wyrażał przekonanie, iż rozbiory były karą, którą opatrzność zesłała na szlachtę polską zastosowany przez nią ucisk chłopów. Jedni więc nie mogli się dopatrzeć na dziejach polskiego przedmurza żadnych zgoła plam, inni piętnowali anarchię polityczną i wyzysk socjalny jako przyczyny sprawcze rozbiorów. Obie strony łączyło przekonanie, iż droga do odbudowy antymurale prowadzi przez etyczne oraz moralne odrodzenie Polaków. Ich posłannictwo sprowadzano zaś, jak pisze współczesny badacz R. Ludwikowski, do wykonania wielu zadań służebnych wobec religii katolickiej i kościoła. 50. Dlatego też wspominane już ks. Jełowiec, ki kazał na ołtarzach umieszczać napis, służcie Bogu Polacy, a Bóg zbawi Polskę. Przekonanie, iż opatrzność czuwa nad Polską, ale ta nie odzyska niepodległości, jeśli nie stanie się szczerze katolicką, prowadziło do wniosku iż każdy Polak powinien być katolikiem. Stąd też z uznaniem i wiele kroć cytowano słowa Piusa IX zaledwie Polakiem zwać się może ten, co z gorącą miłością ojczyzny nie łączy nieskalanej wiary i przywiązania do religii i uległości dla stolicy świętej. W ten sposób łączono patriotyzm z ultramon, tanizmem i dewocją. Wracano więc do starej, kontrreformacyjnej tezy. Iż polskie przedmurze jest w równym stopniu skierowane przeciwko poganom co schizmatykom i heretykom. W niepamięć szły okresy, w których nasi dyplomaci, zabiegając o pomoc u anglikańskich królów oraz u kalwińskich stanów generalnych, posługiwali się argumentem, iż polskie antemurale chroni wszystkich chrześcijan na równi, a więc zarówno tych wiernych Rzymowi, jak i tych uczęszczających na co dzień do protestanckich zborów czy prawosławnych cerkwi. Z pamięci narodowej starano się wymazać również entuzjazm, z jakim ariańscy czy kalwińscy poeci przyjmowali kolejne triumfy Jana Trzysobielskiego, odnoszone nad muzułmańskim przeciwnikiem. W XIX wieku mało komu już przychodziło do głowy, że również i polscy różnowiercy mogli być kiedyś entuzjastami przedmurza w jego ogólnochrześcijańskim wydaniu. Konsekwencje wynikające z takiego pojmowania antemurale musiały zaniepokoić wszystkich patriotów myślących kategoriami logiki politycznej. Przez znaczną część XIX stulecia dążyli oni do odbudowy Rzeczypospolitej w jej dawnych, przedrozbiorowych granicach. W wieloetnicznej wspólnocie narodów mieliby się więc, jak przed wiekami, znaleźć nie tylko katolicy, ale i protestanci, prawosławni oraz Żydzi. Wszystkim obiecywano solennie całkowitą wolność sumienia. W Manifeście Zjednoczenia Emigracji Polskiej 1848 czytamy, pierwszym aktem Komitetu jako rządu narodowego będzie obwołanie tolerancji religijnej. A manifest rządu narodowego z 22 stycznia 1863 roku ogłaszał wolnymi i równymi obywatelami kraju wszystkich synów Polski, bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia i stanu. Głoszono zasadę, iż w obrębie odbudowanego przedmurza będą mieszkać Polacy wyznania katolickiego obok protestantów, co więcej zaś, także obok wyznawców judaizmu, Polaków wyznania mojżeszowego. I prawosławia, a więc Ukraińców, zwanych wówczas Rusinami. Czysto katolicka koncepcja antemurale stanowiła więc element dezintegracji społecznej i politycznej. Wnosiła rozbicie w szeregi bojowników o sprawę narodową, wśród których trafiali się przecież kalwiniści czy zwolennicy kościoła wschodniego. Nic więc dziwnego? Iż nie tylko na lewicy, ale i wśród tak tzw. konserwatywnych moderantów znajdowała ona zagorzałych przeciwników. Nie zyskała też szerszego rezonansu, o czym świadczą między innymi podręczniki historii, jakich w XIX stuleciu używały szkoły z polskim językiem wykładowym, przede wszystkim galicyjskie. Choć ich analiza przeprowadzona przez Wiesława Koło Gawrońskiego wykazała, iż w książkach tych wiele miejsca zajmuje rola Polski jako antemurale Christianitatis. To jednak w tym kontekście wspomina się tylko o jej walkach z wyznawcami islamu. W popularnych i wielokrotnie wznawianych wieczorach pod lipą Lucjan Siemieński tłumaczył czytelnikowi, dlatego to Polskę nazwano murem chrześcijaństwa, że o murjaki. O nasze piersi rozbijały się tłumy Turków i Tatarów przez lat trzysta. Obronę chrześcijaństwa traktowano jako misję zleconą Polakom przez Boga, a więc w taki sam sposób, jak to czynili wieczni poeci czy publicyści polityczni. Józef Chociszewski, pisząc w Dziejach Polski, w 1869, o początkach panowania Zygmunta Trzywazy, przypominał słowa, jakimi go miał powitać biskup poznański, Wawrzyniec Goślicki. Nie na takim placu i w takim królestwie stolicy osiędziesz, gdzie owo tylko kramy liczą. Ale w takim królestwie, które jest murem i szczytem, tarczą, chrześcijańskim państwom modnie Przyjaciół Krzyża Świętego. Chociszewski dodaje, wszakże i papieże nazwali Polskę przed Chrześcijaństwa, Jego wielokrotnie wznawiany podręcznik cieszył się dużą popularnością także i poza szkołą, między innymi w środowiskach robotniczych. Osobne miejsce zajmowała dość szczegółowo przedstawiana bitwa z Turkami pod Chocimiem 1621 przede wszystkim jednak rozpisywano się na temat Wiednia większość autorów podręczników traktowała odsiecz stolicy Austrii jako problem religijny a nie polityczny Polska spełniła wówczas swój żołnierski a zarazem chrześcijański obowiązek wszyscy sugerują Iż stała się przed chrześcijaństwa nie tyle w wyniku określonego układu politycznego, ile raczej z woli Bożej. 51 opatrzność mogła przecież powołać do tej roli Austrię, Wenecję czy inne państwo europejskie. Wybrała Polskę, ponieważ jej ludność już przedtem dawała wyraz swemu szczeremu przywiązaniu do papieża oraz do katolicyzmu. O ile jednak 200 lat wcześniej twierdzono, iż Bóg powierzył narodowi polskiemu misję całkowitego wyparcia Turków z granic Europy, o tyle w XIX wieku wyznaczono mu rolę Mesjasza narodów, który oswobodzi je od wszelkiej tyranii. Na Polaku ciążył więc obowiązek walki o powszechne i uniwersalistycznie pojmowane wyzwolenie. Podobnie jak szlachcic XVII wieku miał być rycerzem występującym w obronie chrześcijan. Którzy cierpią pod jarzmem wysokiej porty. Rolę Polski jako bastionu przeciwko wschodniemu despotyzmowi czy azjatyckiej formacji uznawała także skrajna lewica. Wystarczy przypomnieć, iż Karol Marx nazywał Rzeczpospolitą nieśmiertelnym rycerzem Europy, bastionem chroniącym ją przed zalewem azjatyckiego despotyzmu. Stanowiła bowiem tamę między słowiańską Mongolią a kontynentem europejskim. Zdaniem Marxa Odbudowa Polski oznacza zniszczenie Rosji, utrącenie jej kandydatury do panowania nad światem. Albo azjatycka barbaria pod wodzą Moskwy spadnie jak lawina na głowę Europy, albo też Europa musi odbudować Polskę, odgradzając się w ten sposób potazji Azji dwudziestomilionową barierą bohaterów i zyskując czas wytchnienia, niezbędny do dokonania swego społecznego odrodzenia. 52 Stosunek Marksa do problemu Ante Murale jest niezmiernie charakterystyczny z uwagi na wolnościowe i cywilizacyjne, a nie religijne, rozumienie przezeń tego terminu. Podobne zresztą opinie głosił Engels, a z polskich socjalistów Kazimierz Kelles-Kraus. W pracy zatytułowanej Niepodległość Polski w programie socjalistycznym, 1899, Kelles-Kraus pisał, iż, podobnie Jotaka Austria oraz Węgry. Była ona niegdyś przed murzem chrześcijaństwa, czyli po prostu cywilizacji europejskiej przed nawałą turecką. Później, gdy Turcja osłabła, Rzeczpospolita zaczęła osłaniać nie tylko te cywilizacje, ale i ruchy rewolucyjne oraz wolnościowe przed interwencją ze strony caratu. Polska stała się wówczas centrum pasa ziemi i systemu politycznego, jaki odgradzał cywilizację europejską od wzrastającej potęgi rosyjskiej. Rosji udało się pokonać zarówno wysoką portę, jak i Szwecję i Polskę, poprzez które to państwa wyrąbała sobie trzy okna na kontynent, dwa morskie i jednolądowe. Dzięki temu, gdyby nie wybuch powstania Kościuszkowskiego, mogłaby dopomóc reakcji europejskiej w stłumieniu rewolucji francuskiej. Polska, doko, nywująca u siebie rewolucji na wzór francuski broni się zaciekle. Siły reakcji germańskiej i rosyjskiej na sobie zatrzymuje, dlatego ją Winkelo jeden narodów nazwano ginie, ale daje czas rewolucji dokonać się i stać niezwyciężoną. W roku 1831 powstanie Polskie znów unieruchamia Rosję i pozwala wyzwolić się Belgii. Przeto tradycją demokracji polskiej jest kłaść się jak symboliczny rejtan na progu demokratyzującej się Europy i mówić caratowi. Nie przejdziesz. Dlatego demokracja europejska żądała zawsze odbudowania Polski jako przedmurza Europy przeciw przeciwcaratowi, które to żądanie pozostaje nadal aktualne. Ezyk skrał za trudno uznać za nowatorskie, ponieważ już Jules Michelet, w zbiorze studiów Legendes de Quest du Nord, 1854, Przypisywał Polsce zasługę dwukrotnego ocalenia francuskiej rewolucji przed rosyjską interwencją. Po raz pierwszy w roku 1794, po raz drugi w roku 1830, kiedy to carat zagroził również niepodległości Belgii, za Micheletem powtórzyli te opinie. La, i a. Rambaut w wielokrotnie wznawianych dziejach powszechnych. Obszerny fragment demokratycznych legend Północy przytaczał francuski pisarz Gabriel Sarrazin w anekcie, którą w roku 1900 krakowska krytyka rozpisała wśród przedstawicieli europejskiej elity kulturalnej. Postawione przez to pismo pytania dotyczyły między innymi polskich zasług dla ogólnoludzkiej cywilizacji oraz potrzeby odbudowy niepodległej Polski. Sarrazin przytaczał opinię Micheleta, iż wraz z Węgrami. Słowianami nad dół, najskimi i rumunami chroniła ona w przeszłości całą Europę przed inwazją wschodu. Obok Sarazina również paru innych uczestników tej ankiety wypowiedziało się za odbudową Polski, tym razem jako pasa bezpieczeństwa oddzielającego coraz bardziej sobie wrogie mocarstwa, Rosję i Niemcy. Inaczej może bowiem dojść między nimi do konfliktu, który zagrozi pokojowi na całym kontynencie. Motywując potrzebę powrotu państwa polskiego na polityczną mapę Europy, nazywano je przygrodą, mostem i latarnią morską między Słowianiżczyzną, Niemcami a Wschodem, czy wreszcie państwem buforowym puiferstat tak więc powracała dawna koncepcja Polski jako przedmurza, choć pod inną nazwą i w nieco zmienionej funkcji. Nawet ci z uczestników ankiety którzy uważali odzyskanie przez nią niepodległości raczej za mało realne, chwalili Polskę za to, iż bez ustanku oddawała cywilizacji europejskiej największe, nieocenione wprost usługi. Głosy sceptycyzmu i zwątpienia. Koncepcję przedmurza znajdujemy także w dokumentach z pierwszych lat istnienia Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. W jego manifestie z roku 1836 czytamy, iż właśnie na Polsce, która niegdyś odpierała cisnące się do Europy tłumy Tatarów, Turków i Moskali, spoczywa pełnienie misji cywilizacyjnej na wschodzie. W uchwalonym w roku 1874 w Londynie adresie wychodźców polskich do narodu angielskiego czytamy między innymi iż narody Europy mogły rozwijać w spokoju swe życie społeczne i kulturę tylko dzięki temu, że na wschodzie, żołnierz polski stał na czatach, zawsze czujny, zawsze gotów do walki, do poświęcenia swego zdrowia, własności, życia. Europa zawdzięcza ochronie oręża polskiego, że przy jej zbudzeniu się do nowego życia sztuka i nauka mogły zakwitnąć na nowo, że Handel Przemysł i dobrobyt mogły dosięgnąć swego obecnego wspaniałego rozkwitu w Europie Zachodniej. Tak więc zaktualizowane pojęcie przedmurza znalazło się w deklaracji polskich socjalistów, podpisanej przez generała Komuny Paryskiej, Walerego Wrublewskiego, a posiadającej akceptację Fryderyka Engelsa. Myśl socjalistyczna, rozwijająca się w kraju, była jednak na ogół wrogo ustosunkowana do koncepcji przedmurza. Lewica widziała w niej twór konserwatywnej myśli społecznej oraz klerykalnej propagandy, patrzącej na całą polską przeszłość przez pryzmat interesów Rzymu. Kryterium wierności chrześcijaństwu, jako punkt wyjścia do oceny tej przeszłości, było nie do przyjęcia dla ludzi osądzających narodowe dzieje z pozycji walki klasowej. Najbardziej niszczyły kraj nieobce czambuły, ale, jak pisał Szymon Dick, Stein, szlachta, która niczym dziki tatarzy w wsie i rujnowała gospodarkę państwa. W dawnej Rzeczypospolitej Dick, Stein widział jedynie katownię dla ludu polskiego. 54 Apologia Przedmurza niosła ze sobą pochwałę jego bohaterskich obrońców, wodzów, hetmanów, wreszcie chorągwi szlacheckich, stojących na straży wschodnich oraz południowych granic przedrozbiorowej Polski ale i to było nie do przyjęcia dla historycznej myśli polskiego socjalizmu, obarczającej właśnie szlachtę winą za utratę niepodległości. Jeśli zaś nawet dla Róży Luksemburg warstwa ta stanowiła hegemona walko o niepodległość Polski, to fakt ten, jej zdaniem, tym mocniej przemawiał przeciwko odbudowie dawnej Rzeczypospolitej jako osobnego państwa. Z kolei Julian Marchlewski, przyznając, iż dzięki Unii z Litwą Polska stała się wałem Europy przeciwko najazdom tatarskim, a następnie i tureckim. Jedną z przyczyn rozbiorów widział w Unii. Powstały w jej wyniku sztuczny twór państwowy, zahamował bowiem normalny rozwój narodu polskiego i przeszkodził w stawianiu skutecznego oporu agresji ze strony drapieżnych sąsiadów Rosji i Prus pięć nurt sprzeciwu wobec tradycji szlacheckiej oraz gloryfikacji dawnej Rzeczypospolitej występował nie tylko w prasie socjalistycznej, chętnie piszącej o szlacheckim trądzie. Przewijał się on także w publicystyce politycznej polskiego pozytywizmu, a nawet daleko wcześniej. Już bowiem w latach 1861-1862 Józef Kazimierz Plebański krytykował na łamach wychodzącego w Warszawie dziennika powszechnego koncepcję Rzeczypospolitej jako przedmurza oraz przypisywanie jej misji cywilizacyjnej na wschodzie. Historyk ten, związany z osobą i polityką Aleksandra Wielopolskiego, również na wykładach w szkole głównej dawał wyraz swym konserwatywno-ugodowym poglądom. Z późniejszych wystąpień krytycznych na uwagę zasługuje zwłaszcza artykuł Aleksandra Świętochowskiego Polityka przedmurza, który do dziś zachował w wielu punktach aktualność. Czytamy w nim, iż dopóki Polska była silnym państwem, zdolnym do samodzielnego bytu, dopóty też nie przyozdabiała się nim busem boskiego posłannictwa i nie szukała racji swego istnienia w misji spełnianej wobec Europy. Dopiero gdy rzecz pospolita osłabła, zaczęła się uważać za wał ochronny strzegący chrześcijaństwa od islamu, a cywilizację zachodnią od wschodniego barbarzyństwa. Wierzyliśmy mocno, iż Europa przez wdzięczność i z uwagi na własne bezpieczeństwo nie dopuści do upadku okopu, który strzegł ją od napomazji. Okazało się jednak, że wcale się nie troszczy o swoje przedmurze, że bez nas się obejdzie i nie poczuwa się do żadnych obowiązków. Mimo to nie przestaliśmy się uważać za główny najdalej wysunięty fort cywilizacji chrześcijańskiej i warunek spokoju świata. Choć zadaniem naszym, pisał dalej Świętochowski, nie jest szydzenie z przeszłości, to należy podjąć rzeczową krytykę przed murza, ponieważ idea ta pragnie znowu stać się drogowskazem naszej myśli politycznej. W koncepcji tej były niewątpliwie pierwiastki szlachetne, naiwna wiara we wdzięczność świata, jest to rzeczą zrozumiałą, iż naród, który stracił własne państwo, musiał się uciekać do mrzonek, upajać i usypiać swój rozum iluzją posłannictwa i zmartwychwstania dla odkupienia rodu ludzkiego. Był to jednak stan narodowej maligny, która powinna była ustąpić wraz z powrotem społeczeństwa polskiego do zdrowia. Gdy Polska ogłaszała się niegdyś przed murzem cywilizowanego świata, było w tym nieco przesady. Ale i nieco prawdy. Obecnie jednak z hasła tego pozostał tylko frazes, puste słowo, które nie odpowiada rzeczywistości i nikogo nie przekonywa. Nikt nas bowiem nie potrzebuje i o pomoc nie prosi, ani cywilizacja, ani chrześcijaństwo na gwałt nie biją, a jeśli biją, to nie w naszą stronę. Nie trzeba już odpierać najazdów tureckich czy tatarskich. Porzućmy więc zwodną myśl, że jesteśmy. Niezbędną groblą, powstrzymującą falę azjatyckiego barbarzyństwa, przed murzem świata. Bóg nie stworzył Polaków dla obrony Niemców, Francuzów czy Włochów, ale dla nas samych. Racja istnienia Polaków polega na ich wkładzie do cywilizacji europejskiej, nie zaś na strzeżeniu innych narodów. Świętochowski kończył swój artykuł życzeniem, obyśmy dożyli chwili, gdy każdy Polak przestanie być samochwalcą. A zacznie być samolubem. Kiedy nie w roli przedmurza Europy, ale we własnej cywilizacji narodowej będzie widział swoją chwałę. 36 podobną opinię znajdujemy w późnym i mało znanym utworze Bolesława Prusa, Zemsta, 1908. Jest to, jakbyśmy dziś określili, fantastyczno-naukowa opowiastka o Polakach, którzy wynieśli się z ojczyzny do Afryki. Gdzie na terenie ofiarowanym im przez Anglików założyli własne państwo. Tam też w roku 2003 odbyły się obchody setnej rocznicy odrodzenia Polski. Doszła ona do znacznego rozkwitu. Jej mieszkańcy zrozumieli bowiem, iż cała sympatia wszystkich uczciwych narodów niewiele im pomoże, jeśli nie dokonają gruntownej rewizji swych dawnych ideałów. Miniona sława warta jest tyle, co chleb zjedzony w ubiegłym roku. Pora więc, pisał Prus przestać nazywać się przedmurzem chrześcijaństwa. Nie ma co wspominać zwycięstwa pod Grunwaldem, od sieczy wiedeńskiej, wąwozów somosiery. Świętochowski snuł swe rozważania o przedmurzu w kilkanaście lat po klęsce powstania z roku 1863. Prus pisał pod wrażeniem niedawno stłumionej rewolucji 1905 roku. W krytyce przedmurza obaj pozytywiści zaszyfrowali. Z uwagi na argusowe oko cenzury, te same treści o aktualnym politycznie przesłaniu, niewiarę w możliwość odzyskania niepodległości zarówno na drodze zbrojnego wysiłku, jak i poprzez pomoc ze strony innych państw i narodów. Tradycjom zwycięskiego oręża, o których miało przypominać antemurale, przeciwstawiali etos pracy organicznej, pamięci wygranych bitew, osiągnięcia na polu kultury oraz wysiłek gospodarczy. Z odmiennych pozycji krytykował koncepcję przedmurza Stanisław Brzozowski w Legendzie Młodej Polski. 1909. Uwagi na ten temat stanowiły fragment jego ogólnych rozważań dotyczących kultury szlacheckiej. Początkowo była to cywilizacja rycerska, choć ignorująca naukę i pracę, to jednak wsparta na bohaterstwie. Szlachta stanowiła wówczas zbrojne ramię Europy jako jej rzeczywiste antemurale. Później Mimo, że warstwa ta przekształciła się w ziemiaństwo, nadal deklarowała wierność wobec rycerskiej ideologii przedmurza, traktując pogardliwie świat pracy i cywilizacji. Rycerz nie wytwarza świata, on go co najwyżej broni, a potem w promieniu swego miecza uważa za dzieło swoje. Byliśmy przedmurzem Europy. Poza naszymi plecami snuła ona swoje pracowite dzieło. Broniliśmy go, pisał Brzozowski. Nikt z badaczy jego dorobku nie zwrócił uwagi, iż koncepcja ta stanowi prostą kontynuację przytaczanych już poprzednio myśli Karola Sienkiewicza i Józefa Ignacego Kraszewskiego. Autor legendy młodej Polski nie znał zapewne poglądów tych pisarzy, z tych samych co i oni założeń wyprowadzał wprost przeciwne wnioski. Podczas gdy Sienkiewicz czy Kraszewski teorią przedmurza nie tylko tłumaczyli, ale i w pełni usprawiedliwiali naszą młodszość cywilizacyjną, Brzozowski z przewag rycerskich dawnej Polski czyni niecywilizacyjne alibi, lecz główny punkt oskarżenia pod adresem całej kultury szlacheckiej. Od wspólności ze światem kultur i pracy, pisał, myśl Polska się przede wszystkim heroicznym czynem odrąbała. Warneńczyk, Żukiewski Jan III są wytycznymi postaciami tego dramatu. Król duch dziejów polskich od XVII wieku zwał się już w Europie Don Kichotem. Dobrobyt czerpany z wyzysku chłopów i spławu zboża do Gdańska przychodził szlachcie dość łatwo. Nic więc dziwnego, iż nie doceniając znaczenia twardej pracy, wszystko przypisywała wciąż waleczności swej, wierze, złotym wolnościom wreszcie. Obrońca przedmurza ufał Szabli, rozum był mu niepotrzebny. Odciąwszy się od świata szlachcic polski zaczął się od niego gruntownie odsypiać, pisał Stanisław Brzozowski.57 Tak więc walka w obronie przedmurza, jako wartości nadrzędnej, miała zabić w Polsce zrozumienie dla znaczenia codziennego ciężkiego trudu oraz uczynić z nas biernych konsumentów kultury europejskiej. Brzozowski uległ zresztą mistyfikacji, zwalczał legendy antemurale, bo w nią uwierzył. Okres tak zwanego potopu i wojny z Turcją przesłoniły mu całość polskich dziejów narodowych, na które składały się przecież równie i lata pokoju. Nie zdając sobie z tego sprawy, polemizował z pewnym mitem historycznym, a mianowicie z romantyczną i postromantyczną wizją przeszłości narodowej. Mieszczanina nie wspominając już o chłopie, przesłaniał mu obraz szlachcica rycerza, obrońcy Antemurale Christianitatis, który sensu życia upatruje w ciągłych bojach. A jeśli wracali w obronne swe dworce, to z blizną na piersiach, na twarzy, ze złotym księżycem pogańskie proporce u pańskich składali ołtarzy. Czytamy w wierszu Adama Pajgerta w Zbrojowni, 1876. Podobną co brzozowski krytykę przedmurza podjęli Wacław Naukowski i Eugeniusz Starczewski. Pierwszy z nich przypominał, iż Europa Zachodnia rozwijała się dzięki barierze ochronnej, jaką stworzyła dawna Polska oraz jej kosztem. Ten mur Polski rzucał poza siebie niejako cień spokoju, w którym rozwijać się mogły rośliny kulturalne, tworzył niejako zaciszę, stronę odwietrzną, zasłoniętą od huraganów. Cóż to za kontrast z Wielką Brytanią, która mogła rozwijać się spokojnie. Naukowski pouczał jednak rodaków, że choć ich ojczyzna, jako tarcza zachodniej Europy, odegrała dużą rolę w rozwoju tego kontynentu, to walki toczone przez Polskę w obronie przed przedmurza wyczerpywały jej siły i hamowały wewnętrzny rozwój kulturalny. 08 Starczewski zaś pisał 1912 że zwykliśmy się chlubić naszą misją cywilizacyjną na wschodzie i zasługami jako przedmurza chrześcijaństwa jednak misją każdego narodu jest przede wszystkim rozwijać się samemu na zasadach zdrowych i normalnych a to nie może mieć miejsca gdy naród porzuca część swoich siedzib i zdobywa sobie cudze 59 z przytaczanych opinii wynika jasno iż powoływanie się na tradycję polskiego przedmurza było nie tylko apelem o pomoc Europy dla kraju, który stanowi łągi jej mieczi, tarcze. Antemurale było równocześnie odmianą utopii konsolacyjnej, lekarstwem zapomnienia o przegranych powstaniach oraz następujących po nich represjach. Podobnie jak powieść historyczna, także przedmurze służyło pokrzepieniu polskich serc, wzbogacając skarbiec narodowych mitów służyło zarazem piórem prawicowych i katolickich publicystów, gloryfikacji szlachty. Apologia antemurale niosła ze sobą pochwałę jego bohaterskich obrońców, rycerzy i hetmanów, owych chorągwi szlacheckich, stojących na straży wschodnich oraz południowych granic rozbiorowej Polski. Wprowadzała do świadomości narodowej elementy racjonalnej w w możliwość odrodzenia się dawnej, potężnej Rzeczypospolitej, jeśli nie w granicach sprzed roku 1772, to na pewno nie w terytorialnym kształcie Księstwa Warszawskiego czy Królestwa Kongresowego. Stąd też krytyka tradycji przedmurza była wymierzona nie tyle może w samą koncepcję antemurale, ile przeciwko szlachcie oraz jej współczesnym spadkobiercom, mianowicie ziemiaństwu. Już od czasów oświecenia przedmurze zaczęło stopniowo tracić swój ściśle wyznaniowy charakter coraz silniej natomiast dochodziły do głosu jego polityczno-światopoglądowe treści. W świadomości historycznej Polaków utrwala się obraz ich ojczyzny jako forpoczty kultury łacińskiej, bastionu wolności, który do czasu odpierał zwycięsko despotyzm azjatycki w jego turecko-tatarskiej odmianie, by na nieszczęście Europy ulec w końcu moskiewskiej przemocy, stanowiącej kolejne stadium tegoż despotyzmu. Kiedy po latach wertujemy namiętne dyskusje na temat przedmurza, uderza w nich, iż obie spierające się strony przyjmowały w gruncie rzeczy dawną, tradycyjną wersję antemurale. Dla jednych było ono dowodem łaski opatrzności, która takie właśnie miejsce na mapie Europy oraz związaną z nim misję Polakom wyznaczyła. Misja ta, jak twierdzono, trwa nadal, choć w zmienionych warunkach i w odmiennym kierunku. Polska jako bastion słowia przeciwko dranknach osterii. Dla innych przedmurze stanowiło tragiczną w skutkach pułapkę, którą papiestwo zastawiło na Polskę. Tragiczną, bo przyniosła upust krwi, osłabiła państwo i wzmocniła przyszłych jego zaborców, co umożliwiło im wymazanie szlacheckiej rzeczypospolitej z politycznej mapy Europy. Różniąc się tak diametralnie w ocenach, obie strony były zgodne w podglądzie. Iż Polska istotnie, i to niesłychanie długo, odgrywała rolę przedmurza. Prawica wolała nie pamiętać zero posiłkach tatarskich i o jakże długim okresie uchylania się naszych królów od udziału w lidze antytureckiej. Lewica z kolei, traktując Antemurale jako pewien import ideologiczny, nie dopuszczała w ogóle możliwości, iż pojęcie to zostało ukute w samej Polsce. Jeden przez długi czas nie kłóciło się z polską racją stanu. Z kolei rosyjscy krytycy polskiego przedmurza, z Siergiejem So, Łowiowem na czele, zarzucali szlacheckiej Rzeczypospolitej, iż się sprzeniewierzyła swej misji dziejowej. Zamiast bowiem stanowić antemurale Słowian Zachodnich, broniące te plemiona przytna, porę grymańskim, dopuściła do ich zniemczenia, a ekspansję skierowała całkowicie na wschód. To Rosja odgrywała rolę rzeczywistego przedmurza przyjmowała bowiem na siebie główny ciężar najazdów tatarskich co tłumaczy w znacznym stopniu jej zacofanie cywilizacyjne cóż bowiem robiła Rosja przez całe te wieki w swojej polityce jeśli nie służyła Europie może znacznie bardziej niż sobie pisał roku 1881 Fiodor Dostojewski w okresie powstania styczniowego pojęcie polski jako przedmurza dość często przewija się w publicystyce francuskiej w wydanym z tej okazji zbiorze prac pod tytułem, La L'Apologne Nartyre, Umęczona Polska, wybitny historyk Jules Michelet pisał, Polska umiejscowiła się na przyczółku Europy, uratowała ludzkość. Podczas gdy próżnia, cza Europa gadała, dyskutowała o łasce, zatracała się w drobiazgach, ci bohaterscy strażnicy chronili ją swymi lancami. Aby kobiety Francji i Niemiec mogły spokojnie prząść swe fatałaszki. A mężczyźni swą teologię trzeba było, by Polak, całe życie na posterunku, dwa kroki od barbarzyństwa, czuwał z szablą w dłoni. W konsekwencji, jak słusznie zauważył z kolei jest t. Bębenek, wskrzeszenie państwa polskiego okazywało się nie tylko moralną powinnością, a polska specyfika umiłowanie wolności ponad wszystko, wojenny temperament, niepokój ducha, Czymś więcej niż sympatycznym rysem narodowego charakteru. Jedno i drugie stawało się warunkiem stabilności Europy, a nawet jej ocalenia. 61 w samej Polsce schyłek wieloletniej niewoli i świt niepodległości zastał pojęcie przedmurza mocno już utwierdzone. Adam Szelą, Gowski w roku 1904 pisał, iż Unii Polsko-Litewskiej należy się jeszcze, gólnie ważne miejsce w dziejach Polski. Dzięki temu bowiem aktowi mogła ona z powodzeniem pełnić rolę przedmurza chrześcijańskiej Europy, broniącego ją przed polityczną ekspansją wschodu. Równocześnie do ogólnego dorobku zachodniej cywilizacji wnieśliśmy dwie podstawowe wartości ideę wolności oraz kulturową misję na wschodzie, zasłaniając całą resztę kontynentu przed wysoką portą, Polska odegrała podobną rolę, co walcząca z maurami Hiszpania. Nic więc dziwnego, iż w roku 1908 Stanisław Zakrzewski pisał wśród historyków naszych. Obowiązuje dogmat, dający się zwięźle tak wyrazić Polska od wieków jest na wschodzie przed murzem cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Polska w samodzielny sposób przerobiła pierwiastki z Zachodu i poniosła je na rozległe przestrzenie Litwy i Rusi. A w XVII wieku także i Moskwy. Byli i tacy, którzy w tym fakcie widzieli powołanie Polski, jej misję historyczną. Swe rozległe studium Wschód i Zachód w historii popki Zakrzewski poświęcił polemice z tą tezą. Kiedy się jednak uważnie w jego pracę wczytamy, okaże się, iż nie kwestionowała ona bynajmniej tezy o przedmurzu. Cały rewizjonizm historyczny Zakrzewskiego sprowadzał się w gruncie rzeczy do próby wykazania. Iż Polska nie była jedynie biernym przekaźnikiem kultury zachodniej na wschód, lecz posiadała i samorodne pierwiastki bardzo pokrewne z jej wschodnim sąsiedztwem, które następnie uległy twórczemu rozwojowi. Wchłaniając zaś w siebie masę sił i prądów wschodnich, przetwarzała je i stapiała wraz z tym, co szło z zachodu w formy, sobie właściwe, oryginalne. 63 w tak burzliwych dla Europy, a pełnych nadziei dla Polaków, w latach 1914-1920 dość często wracano do tezy o roli dawnej Rzeczypospolitej jako przedmurza chrześcijańskiej Europy oraz obrończyni jej podstawowych wartości kulturalnych. Nie jest to rzeczą przypadku, że gdy dawniej problemy mantemurale zajmowano się raczej marginalnie, to pod koniec I wojny światowej, a więc w chwili, gdy stało się jasne, iż państwo polskie musi się odrodzić w tej czy innej formie, pojawiają się wspominane już prace Nikodema Cieszyńskiego czy Kazimierza Konarskiego mówiące o Polsce jako przedmurzu Europy. Adresowane do szerokiego ogrona odbiorców, mówiły przede wszystkim, choć nie tylko, o walkach, jakie szlachecka Rzeczpospolita prowadziła z Turcją oraz Tatarami za roli dawnej Rzeczypospolitej jako Przedmurza była eksponowana w wielu pracach historycznych, o charakterze publicystycznym adresowanych zarówno do współrodaków, jak i pisanych na użytek zagranicy. Z jednej strony, raz jeszcze w chwili zapadania doniosłych dla Polski decyzji chciano przypomnieć Europie o naszych wiekowych zasługach. Z drugiej zaś poprzez mitologii, zację i idealizację przeszłości narodowej. Wzbudzić wiarę w zdolność narodu do samostanowienia, wyzwolić z polskiego kompleksu mniejszości cywilizacyjnej, zneutralizować wpływy krakowskiej szkoły historycznej. 64 w tych warunkach ze zdwojoną mocą wraca stara teza. Polska musiała upaść, ponieważ reprezentowała zbyt wysokie wartości etyczne, stanowiła idealny model ustrojowy, w tym ideę federacjonizmu, do przyjęcia którego Europa nie była przygotowana. W krótkim zarysie historycznym naród Polski w walce obyt Władysława Smoleńskiego, pisanym w roku 1915, a wydanym w cztery lata później, czytamy, iż Polska, prowadząc walki z Moskwą, broniła dorobku kulturalnego na wschodzie od zalewu bizantyjskiego. W walkach z Tatarami i Turcją osłaniała Europę przed muzułmanizmem. Zwłaszcza zaś od sieci Wiednia zyskała jej na zachodzie Europy nazwę przedmurza chrześcijaństwa. W broszurze księdza Nikodema Cieszyńskiego czytamy, iż obok obrony Europy przed potęgą mongolską oraz turecką Legnica, Warna, Wiedeń powołaniem dziejowym Polski było niesienie chrześci, jaństwa jej najbliższym sąsiadom, jak również pośrednictwo między kulturą bizantyjską a kulturą rzymską. Wierna swemu posłannictwu Polska stała uwrót chrześcijaństwa wałem ochronnym, o który rozbijały się wściekłe fale napierających pochańców, była piersią i puklerzem całej zachodniej kultury. Ponieważ jednak Polacy zapomnieli o swym szczytnym powołaniu i odstąpili, od wiary oraz oby, czajów przodków, opatrzność pokarała ich niewolą. I wówczas jednak Polakom przyświecały krzepiące wspomnienia minionej przeszłości i chwały i wielkie miano przedmurza chrześcijaństwa. Z kolei Kazimierz Konarski, późniejszy autor powieści historycznych dla młodzieży, historyk oraz archiwista, przypominał, iż wschodnie granice Polski są de facto granicą dwóch kultur. Stoi ona oczywiście na straży zachodniej cywilizacji której dziś w równym stopniu co i Turcja zagrażało państwo moskiewskie. Ze zrozumiałych względów Foba autorzy, publikujący swe dziełka w zasięgu niemieckiej cenzury, nie wspominali o antygermańskim charakterze polskiego antemurale. Nie darmo w czasopiśmie Polen, w wiedeńskim organie naczelnego Komitetu Narodowego. Stojącego po stronie państw centralnych Austro-Węgier i Niemiec, Oskar Halecki tak silnie podkreślał, iż mocna Polska zawsze oznaczała dla Niemiec pokój na wschodzie. Wojska rosyjskie pojawiły się na niemieckich polach bitew dopiero wówczas, gdy zostało złamane wschodnie przedmurze środkowej Europy, jakim była dawna Rzeczpospolita. Już od schyłku XIX stulecia poczynając z dwóch nurtów. Jakie stale ze sobą rywalizowały w naszej historiografii pesymistycznego i optymistycznego ten drugi uzyskuje stopniowo przewagę Nie wszyscy badacze zdobywali się przy tym na taki krytycyzm oraz obiektywizm jaki charakteryzował zbiór wykładów wygłoszonych wiosną roku 1917 na Uniwersytecie Jagiellońskim a dotyczących genezy rozbiorów Ukazał się on rok później pod wspólnym tytułem Przyczyny upadku Polski. Władysław Konopczyński polemizował w nich z sensownością kontynuowania pod koniec XVII stulecia walk z Turcją. Honor zmagań z Wysoką Portą należało pozostawić Habsburgom, tymczasem zrobiono z nas przedmurze jakiejś istniejącej, niegodnej tego wzniosłego imienia Rzeczypospolitej Chrześcijańskiej. Również w innym ze swoich studiów ten wybitny historyk pisał, wieko XVIII nie usprawiedliwia ofiar dla niego poniesionych przez Polskę. Ocalona pod Wiedniem Austria odpłaciła się nam bowiem udziałem w rozbiorach. Obok wyważonych twierdzeń Konopczyńskiego, Wacława Sobieskiego czy Ignacego Chrzanowskiego mamy jednak w tych latach do czynienia ze skrajną apologią nie tylko kulturowych oraz militarnych osiągnięć pierwszej Rzeczypospolitej, ale i jej kształtu ustrojowego. Tezie o naszej młodszości na polu kultury przeciwstawiono teorię wyprzedzenia przez Polskę całej reszty Europy i to, jak twierdził Jan-Karol Kochanowski, wyprzedzenia o całe wieki. Niesłychanie wysoko windując wartości ustroju, jaki stworzyła demokracja szlachecka, pisano, iż nie dlatego upadliśmy, że byliśmy od innych gorsi. Wręcz przeciwnie. Byliśmy za dobrzy, aby móc przetrwać wśród bandyckich państw, które dokonały rozbiorów Polski. Wyprzedzała ona ideami swymi zachód Europy ongiś. Legła właśnie dlatego, twierdził ekonomista Henryk Aleksander Radziszewski.6 i od taką właśnie historiozofię upowszechniały dwie prace, które nieprzypadkowo właśnie wówczas zyskały szczególny rozgłos. Mam tu oczywiście na myśli duch dziejów Polski Antoniego Hołoniewskiego, 1917 oraz zbiór szkiców Artura Górskiego Kurczemu Polska szła 1915-1916, pełne wydanie 1918. Stosunkowo mniejszy rozgłos zyskały trzy odczyty o Polsce 1917 Jana Karola Kochanowskiego, który twierdził, iż w niej właśnie wykształcił się typ człowieka w pełni wolnego. Nie znał go Zachód upatrujący swojego ideału w zbiorowości ludzkiej, a tym bardziej Wschód, który wszystko podporządkował władcy tranowi. W książce Hołoniewskiego, która dość rychło doczekała się trzech następnych wydań 66, czytamy, że kiedy o pierś polskiego rycerstwa rozbiła się największa potęga militarna XV wieku, Polska wystąpiła z kolei do przeszło dwa stulecia trwającego boju w obronie chrześcijaństwa i kultury zachodniej, z pełną świadomością posłannictwa, jakie historia na nią włożyła. Zwycięska i silna nie używała jednak swej broni do napaści i grabieży. Przeciwnie, broniła przed napaścią. Gdyby przed pół tysiącem lat o polską groble nie rozbijały się fale niszczącej powodzi Mongołów i Turków. Europa nigdy by nie doszła do późniejszego rozkwitu. W cytowanym już zbiorku wykładów przyczyny upadku Polski Oskar Halecki pisał, iż ta owiana zwycięskim szumem husarskich skrzydeł pod kłuszynem i Chocimiem wcieliła w siebie ideał przedmurza chrześcijaństwa, zachodniej kultury i wolności, który przyświecał pierwszym twórcom i szermierzom Unii. Jeszcze dalej posuniętą apologię narodowej przeszłości znajdujemy u Jeromskiego, który w wietrze od morza podkreślał, iż Polacy nigdy nie prowadzili wojen zaborczych, natomiast przez wiele stuleci zasłaniali wolność i dobro Europy od barbarzyńców nawały. Jeśli zaś szli na wschód, to nie po cudze dobra, ale w celu upełnienia misji cywilizacyjnej. Gdy w Europie płonęły stosy herzjarchów i wyznawców wolności sumienia, Rzeczpospolita przygarniała wygnańców religijnych z wszystkich krajów. Przypomnijmy, że Wiatr od Morza, napisany w roku 1917, a wydany w rok później, doczekał się wielu reedycji i wszedł do lektur szkolnych. Wzmacniało to siłę oddziaływania wizji Polski jako rycerza Europy, który nigdy nie skalał się użyciem przemocy na świadomość historyczną kolejnych generacji. Prawo Polski do państwowego zmartwychwstania dokumentowano nie tylko jej rolą militarnego przedmurza kontynentu, ale i wkładem samych Polaków do cywilizacyjnego dorobku świata. Przypominała o tym obszerna dwutomowa praca Polska w kulturze powszechnej, wydana pod redakcją Feliksa Konecznego w przeddzień odzyskania niepodległości, Kraków 1918. Złożona z wielu artykułów o nierównej zresztą wartości przynosiła między innymi interesujące studium Konopczyńskiego poświęcone obronie kultury zachodniej tym cenniejsze że pozbawione akcentów apologitycznych historyk przypominał iż Polska toczyła swe boje jakże często przy braku poparcia a nawet obojętności ze strony reszty Europy jeśli nawet w stolicach innych państw doceniano naszą rolę to jako obrońcy chrześcijaństwa nie zaś cywilizacji Chociaż bowiem te walczyły między sobą, narody nic o tym nie wiedziały. Także i sami Polacy dalecy byli odmyśli, iż warto ginąć za wspólny dorobek Francuzów, Niemców, Włochów czy Hiszpanów. Notabene, nauka polska przez następne pół wieku nie mogła się zdobyć na równie gruntowne i obszerne dzieło, jakim były dwa tomy wydane pod redakcją Feliksa Konecznego, który zresztą w swoich Często obecnie w znawianych książkach, stale zwraca uwagę na rolę Polski jako przedmurza chrześcijaństwa. Dopiero w roku 1976 ukazał się analogiczny, obszerny zbiór studiów poświęcony wkładowi Polaków do kultury świata. Ani ra, zu jednak nie pada w nim słowo przedmurze czy antemurale. O historycznych zasługach Polski jako bastionu Europy oraz Polaków jako obrońców jej cywilizacji starano się równocześnie przypominać Zachodowi, publikując na ten temat prace w językach, które dziś nazwalibyśmy kongresowymi. Tak więc w roku 1916 ukazuje się w Paryżu krótki zarys dziejów Polski, La Pologne. Resumet Piura Władysława Smoleńskiego. W nieco zmienionej wersji polskiej tegoż dziełka, naród polski w walce o byt. Zarys historyczny, 1919, powstałej zresztą wcześniej od francuskiej edycji, czytamy, iż szlachecka Rzeczpospolita broniła dorobku kulturalnego na wschodzie od zalewu bizantyjskiego i osłaniała Europę przed muzułmanizmem. Dzięki temu też Polska zyskała na zachodzie Europy nazwę przedmurze chrześcijaństwa. Z kolei w zbiorowym dziele La Pologne, Son Histoire, Son Organisa, Tionet Savie, Polska, jej dzieje, ustrój i życie, które ukazało się u schyłku wojny w Lozannie i Paryżu, Marceli Handelsman nasz dwa rozdziały poświęcił walkom, jakie toczyła z Azją, Islamem oraz Moskwą, o poszerzenie granic zachodniej cywilizacji. Jeden z nich nosił tytuł, aktywna obrona zachodu przed wschodem, drugi zaś, Polska przed murem Europy przeciwko Turkom. Czytamy w nim między innymi, że od siecz Wiednia 1683 to szczytowy punkt walki o supremację, którą Europa przez wieki prowadziła z Azją. Na tle tych wszystkich publikacji przeszły niezauważenie zaledwie czterostronicowe, lecz wydane osobno wywody Jana Tarnowskiego, la de la Copilisation Polska przed murem cywilizacji. Ukazały się one przypuszczalnie w roku 1919, a więc w czasie obrad Kongresu Wersalskiego, kiedy towarzyszył się kształt terytorialny Polski oraz trwały walki o jej wschodnią granicę. Argumentacja historycznoautora, autora sprowadzająca się dość szablonowo do przypomnienia polskich zwycięstw nad Mongołami, Tatarami, Krzyżakami, Turkami i Szwedami, nie zasługuje na bliższą uwagę. Istotny w memoriale Tarnowskiego jest postulat odbudowy Polski jako przedmurza zdolnego przeciwstawić się bolszewizmowi. Aby jednak była to tama w pełni skuteczna, musi, zdaniem autora, obejmować całe terytorium od Bałtyku po Morze Czarne i od Odry pod Dniepr oraz Dźwinę, według granic ustalonych w pokoju polanowskim 1634. Było to notabene zgodne z poglądami tej grupy polityków. Którzy jak Roman Dmowski uważali, iż znajdując się między najsilniejszym narodem niemieckim i najdzikszym, rosyjskim, Polska może się ostać tylko jako mocarstwo. Tarnowski doliczył się zresztą aż 60 milionów Polaków, którzy byliby w stanie stworzyć sześciomilionową armię. W tym celu niezbędna jest wszakże finansowa i militarna pomoc Zachodu. Niedawne sukcesy odniesione w walce z bolszewikami świadczą, Iż Polacy godni są pełnienia tej roli obrońcy. W odzyskanym państwie. Pinie, iż Polska była przed murzem, podzielała niemal cała historiografia, choć nie wszyscy oczywiście by się podpisali pod mocno przeszłość idealizującymi słowami Hołoniewskiego. Jego tezy wzbudzały sprzeciw fachowej historiografii. Władysław Konopczyński pisał. Iż popularne książeczki o duchu dziejów Polski winny się rozchodzić w środowiskach najbardziej na wynarodowienie narażonych, natomiast uświadomiona narodowa inteligencja niech w poszukiwaniu pracy historycznej sięga wyłącznie do dzieł specjalistów. O ile Konopczyński nie kwestionował potrzeby mitu, służącego pokrzepieniu serc, o tyle inny wybitny historyk, Wacław Tokarz, dość ostro rozprawiał się z tezami Hołoniewskiego. Upowszechniały one bowiem szkodliwe mniemanie, że przeszłość nasza wystarcza nam raz na zawsze do zapewnienia honorowej emerytury w Europie. E nowocze, sny Polak może już zasiąść na laurach, bo wszystko, co można było zrobić, zrobili już za niego przodkowie w epoce saskiej i rozbiorów. Rok 1920 sprawił, iż Orient nabierze cech groźnych, a Polska stanie się przed murzem Zachodu. W tymże samym roku w sierpniowym numerze czasopisma Zdruje a więc w najbardziej krytycznym momencie, ukazał się płomienny manifest Olwida, Witolda Hulewicza, w którym czytamy, iż dawniej przekazywała ona na wschód dziedzictwo Zachodu, obecnie ma go bronić. Wstań z martwych Polsko! Uczynił cię Bóg wspaniałym klinem, wrosłym w dno morza. Palem Bożym pośród pian i wzburzonych wałów przewalających się po Europie. Boską na ziemi awangardą ducha, pisał Hulewicz. Pod piórem poety przedmurze zyskiwało nowe synonimy, w zmienionych politycznie warunkach także i nową misję do spełnienia, polegającą na obronie Europy przed groźną dla jej społecznego ładu rewolucją. Warto przypomnieć, że już w roku 1851 Tomasz Potocki, w książce o urządzeniu stosunków rolniczych w Polsce, wysuwał tezę iż przeprowadzone w porę uwłaszczenie zapobiegnie powstaniu proletariatu i rozwojowi ideologii socjalistycznej. Gdyby Polska zachowała oddzielny byt, mogłaby zasłaniać wschód Europy od postępów socjalizmu, tak jak niegdyś zasłaniała wschód od najazdów barbarzyńskich, pisał Potocki. Po rewolucji październikowej niesłychanie aktualna staje się nieboska komedia. W arcydziele Krasińskiego ujrzano proroczą zapowiedź starcia ludzi zachodu, na których czele stoi Hrabia Henryk, ze wschodem ucieleśnionym w pankracym. Okopy Trójcy Świętej wpisują się w mit Polski, przedmurza zachodu i chrześcijaństwa. Cała Polska jest też z tymi okopami utożsamiana. W podobny sposób patrzono na te sprawy i po drugiej stronie barkady. Choć obowiązywała tam odmienna terminologia i diametralnie przeciwny sposób wartościowania. Wojna roku 1920 pozostawiła trwały ślad w stosunkach Polski z Rosją Radziecką, gdzie uważano, iż właśnie o te najbardziej na wschód wysunięte kontrrewolucyjne okopy świętej trójcy rozbił się zwycięski pochód komunizmu w głąb Europy. A tym samym opóźniły się szanse zwycięstwa rewolucji społecznej w skali całego kontynentu. W sumie wojna ta umocniła wiarę w dziejowe posłannictwo polskiego przedmurza. Europa potrzebuje żywego muru, wolnej rzeczypospolitej, co by ją broniła od wschodu. To jest racja bytu Polski. Jej misja pisał w roku 1922 Wincenty Lutosławski. Na jej też ziemiach Dzięki ich granicznemu położeniu miała się dokonać synteza obu cywilizacji zachodniej i wschodniej. Ewokacja przedmurza służyła również wykazywaniu historycznych praw państwa polskiego do ziem posiadanych hongiś na wschodzie, zarówno tych, które przyznał traktat Ryski, jak i tych, jakie pozostały poza granicznym kordonem. Znalazło to swe odbicie nie tylko w ówczesnej publicystyce politycznej, ale i w literaturze wspomnieniowej, że wymienimy tak popularną ongiś pożogę Zofii Kossak-Szczuckiej, o której współczesny krytyk pisze, iż przedstawia świat tradycji wiekami wrośnięty w tę ziemię, antemuralechnistianitatis, reprezentowany przez polską inteligencję ziemiańską, przeciwstawiony światu rewolucji, który wyrósł spoza chrześcijańskiej europejskiej i polskiej tradycji jeden właśnie w porządze czytamy o opiece, jaką nad ziemiami Ukrainy roztaczało ongi rycerstwo kresowe. W bezpiecznym cieniu jego proporców nie śmiał stanąć dziki zbój, łupieszczy tatarni bezwstydny turek. Natomiast lud spokojny, skrzętny, pracowity mógł obsiewać ziemię urodzajną. Warto jednak przypomnieć, że ta sama autorka również i na innym historycznym przykładzie Mianowicie starcia z Mongołami ukazywała rolę Polski jako przedmurza Zachodu Legnickie pola. Najczęściej jednak odwoływano się do dziejów wówczas najnowszych, a mianowicie walk toczonych z Rosją bolszewicką, że przypomnimy o na ich tle powieści F. Goetla, A. F. Osendowskiego, Z. Żurakowskiej czy M. Dunin Kozickiej. Do niedawnej przeszłości sięgał też Stanisław Ignacy Witkiewicz, dając w nienasyceniu wizję Polski jako przedmurza broniącego zachodu przed Orientem. O zasługach Rzymiane Wschodu, stojących niezłomnie na straży przedmurza, przypominał w odczytach berlińskich 1928 Niemcom Juliusz Kaden Bandrowski, a Francuzom Edward Krakowski w książce Lanation Polona i Sedewand w Europę. Naród Polski wobec Europy, 1934. Głośny poeta francuski, Paul Przecinek poprzedził ją wstępem, w którym m.in. nazwał Polskę marchią zachodnią na wschodnich rubieżach Europy. Roman dyboski w odczycie publicznym, wygłoszonym w roku 1936 w Krakowie. Określił ją mianem przedmurza chrześcijaństwa nie tylko z uwagi na odpieranie najazdów tatarskich i tureckich, ale i na szerzenie wśród sąsiadów cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej. W Tern tkwi łączność między ideą Polski jako przedmurza chrześcijaństwa a ideą jagiellońską, to jest ideą dobrowolnego łączenia się narodów. Równocześnie jednak przekorne pióra poetów spod znaku spółka. Mandra domagały się zwolnienia literatury z serwitutów, jakimi była obarczona w dobie niewoli. A wiosną, niechaj wiosnę, nie polskę zobaczę, pisał Jan Lechoni w karmazynowym poemacie Ojczyzna moja wolna, wolna. Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada, wykrzykiwał inny z pisarzy w poemacie Czarna wiosna, Antoni Słonimski. Bunt ten obejmował również opiewanie chwały i zwycięstw polskiego przedmurza. Wraz ze stabilizacją polityczną państwa polskiego oraz umacnianiem się jego suwerenności malała magia hasła Polska przed murzem chrześcijaństwa. Zauważył to Marian Zdziechowski, który w roku 1939 napisał, iż Ukraińcy mają jej za złe sprzeniewierzenie się swej misji dziejowej. Już nie jest owem przed murzem chrześcijaństwa, jakim była, idzie w ogonie Sowietów. Obrona Zachodu przed bolszewicką barbarią spadła więc na ukraińskie barki. W tych słowach, pełnych zresztą niewątpliwej przesady, dają się słyszeć echa polemiki, jaką w latach trzydziestych ubiegłego stulecia rozpętał Olgierty Górka. Historyk ten, ściśle związany z obozem rządowym, Górka był między innymi w latach 1927-1930 naczelnym redaktorem Piłsudczykowskiego Dziennika Ludowego. Wystąpił przeciwko ulubionemu, jak twierdził, tematowi szkolnych wypracowań polska jako przedmurze chrześcijaństwa. W obszernym studium dziejowa rzeczywistość a racja stanu Polski na południowym wschodzie 1933. Górka twierdził, iż Turcja nigdy nie była w stanie podbić szlacheckiej Rzeczypospolitej, ta zaś nie zagrażała poważnie interesom wysokiej porty. Zamiast prowadzić z nią wojnę należało raczej zawrzeć sojusz polityczno-militarny. Jeśli idzie z kolei o Tatarów krymskich, to byliśmy dla nich nie przedmurzem chrześcijaństwa, ale terenem niemalże bezkarnej eksploatacji, której rozmiary i skutki gospodarcze przerastały wszystko, co się na ten temat pisze. Górka zarzucał polskim królom, iż nie zadbali w 16 i 17 stuleciu o stworzenie między Rzeczą pospolitą a Turcją systemu państw buforowych Czyli własnych przedmurzy, mogących nas chronić także i od strony Moskwy. Władcy ci nie doceniali korzyści, które mogliby wynieść z istnienia silnego siedmiogrodu, Mołdawii oraz Kozackiej Ukrainy. Zamiast w sojuszu z wysoką portą iść na Prusy Książęce, Jan Sobieski wolał pociągnąć pod Wiedeń, udzielając w ten sposób pomocy przyszłemu zaborcy. Spór o celowość tej wyprawy jest istotny dla naszych rozważań, ponieważ odsiecz wiedeńska, której 250-lecie wówczas uroczyście obchodzono, stanowiła jeden z koronnych argumentów używanych w celu poparcia tezy o roli Polski jako antemurale. Zdaniem Górki, warstwa rządząca dość rychło popadła w kwietyzm zgubny dla dalszych losów Rzeczypospolitej, którą uratować mogła jedynie silna armia oraz takaż władza królewska. Trudno nie zauważyć, iż wywody te były podszyte wyraźnym pre. Czytelnik, któremu historyk Anno Dominii 1933 takie właśnie tezy prezentował, mógł się łatwo domyślić, iż Polska rządzona przez Piłsudskiego stara się uniknąć tych wszystkich błędów. Sanacja stawiała bowiem na silną armię, a od współczesnego zagrożenia ze strony Wschodu starano się zasłonić dwa rzecz pospolitą łańcuchem państw buforowych owych przedmurzy dwadzieścia stulecia. Przypomnijmy, iż w obozie Piłsudczykowskim znaczną popularność zyskał tak zwany Prometeizm, którego nazwa pochodziła od mitycznego bohatera przykutego ongiś do skał Gruzji. Miała ona stanowić jedno z tych państw kaukaskich, jakie chciano oderwać od wschodniego sąsiada. W dalszej kolejności osłabieniu Rosji miało służyć utworzenie niezawisłej, kozackiej, jak ją nazwał górka Ukrainy oraz Białorusi. Konkluzję swych wywodów Olgierd Górka zawarł w stwierdzeniu, iż Antemurale jest fikcją, ongiś cenną i pożyteczną, gdy musieliśmy krzepić sugestię historyczną bezpaństwowy byt narodu, zbyteczną, gdy już we własnym państwie mamy obowiązek zrobienia z przeszłością realnego obrachunku, jako podstawy do myślenia politycznego w dobie Polski odrodzonej. Tak więc radykalny rewizjonizm historyczny służył w tym przypadku uzasadnianiu polityki zagranicznej Dwa pospolitej. Władysław Konopczyński, polemizując z wieloma tezami Olbierda Górki, przyznał wszakże, że jego wystąpienie przeciwko utartemu poglądowi na nasze posłannictwo, jako głównych obrońców chrześcijaństwa, należy uznać za racjonalne. Nie jest to rzeczą przypadku. Iż przeciwnik Tezy o Antemurale okazał się również surowym krytykiem ogniem i mieczem. Trylogia jest, jak już wspominano, opowieścią o walkach, jakie polskie przedmurze musiało staczać w połowie XVII stulecia. Górka w cyklu artykułów, zebranych później w książce Ogniem i Mieczem ma rzeczywistość historyczna, 1934, wznowienie, Warszawa 1986. Dziesięciokrotnie pomniejszał liczebność czambułów tatarskich najeżdżających Polskę. Musiało to z natury rzeczy rzutować na pochwały bohaterstwa obrońców Fantemurale, których dawniej przedstawiano jako garstkę rycerzy mężnie opierających się setkom tysięcy pochańców. Górka przypominał również, że tak zwana wiekowa i nieprzerwana walka polsko-niemiecka doznaje w zasadzie, poza drobnymi lub krótkotrwałymi incydentami, jak w roku 1656, przerwy trzystuletniej dodajmy, ściśle biorąc na okres 250 lat, od hołdu pruskiego po i rozbiór Polski. Było to przeciwstawienie się historiografii polskiej drugiej połowy XIX stulecia, która zwłaszcza w okresie kturkampiu podkreślała, iż Antemurale posiadało także drugie, antyniemieckie ostrze. Na rolę Polski jako głównego bastionu słowiańszczyzny przeciwko Niemcom wskazywał również Roman Dmowski, Niemcy, Rosja i kwestia polska 1908. W miarę jednak zaostrzania się stosunków Polski z Trzy Rzeszą zaczęto ze zrozumiałych względów coraz większą uwagę zwracać na niebezpieczeństwo zagrażające również i od zachodu. W roku 1939 ukazuje się trzecie wydanie broszurki Kazimierza Stańczyka, Śląsk przed przedmurzem Polski, 963138, w której czytamy, że pełnił on swoją zaszczytną historyczną rolę puklerza Polski. Dzięki swemu położeniu geograficznemu Śląsk stał się skutecznym przedmurzem przeciw ciężkim zastępom wojowników władcy niemieckiego w jego licznych wyprawach na Polskę. Właśnie Śląsk sprawił, że jej niezawisłość została uratowana. Wywody na temat Śląska oraz przypominanie o Polsce jako puklerzu również w stosunku do Niemiec potwierdzały niejako żartobliwą teorię Antoniego Słonimskiego, który nazwał ją w sztuce rodzina obrotowym przed murzem chrześcijaństwa. Przypomnijmy, iż ten utalentowany pisarz należał do skamandrytów, domagających się zwolnienia literatury polskiej z serwitutów, którymi obarczyły ją lata niewoli. W miarę krzepnięcia niepodległego państwa utrwalało się przekonanie, iż Polacy mają już za sobą całą tę atmosferę pokuty i misji, że mogą żyć bez bezgarbułowej wyjątkowości narodowego losu, słowem, iż są w stanie wreszcie się wybić na normalność. Bunt objął również opiewanie chwały i tradycji polskiego przedmurza, z widocznym pobłażaniem, jeśli nie szyderstwem. Został w granicy Zofii Naukowskiej nakreślony pan Posztraski, grafoman, Birband i utracjusz, daremnie zabiegający o druk wierszy, w których opiewał wieczne wytrwanie na szańcach z mieczem w dłoni. Mitan iłemurale stawał się jeszcze jednym, dość kłopotliwym obowiązkiem, jaki z racji historycznego dziedzictwa miałby spaść na słabo jeszcze zintegrowaną rzecz pospolitą, przeżywającą poważne trudności gospodarcze i polityczne. Hasło, Polska, nadal przed Murzem, na pewno nie pomagało w ich przezwyciężaniu. Wręcz przeciwnie, służyło dezintegracji ludności państwa, w którym ponad 30% mieszkańców stanowili członkowie innych grup etnicznych. Trudno było bowiem liczyć na entuzjazm dla przedmurza u schizmatyckich Białorusinów czy Ukraińców, protestanckich Niemców, nie wspominając już o Żydach. Przyglądając się krytycznie polityce narodowościowej władz polskich na kresach wschodnich, Stanisław Jerzylec pisał, 1937, z ironią, tak gruboskórne jest tutaj przedmurze, że trudno okno w nim wybić na świat. Czas poznać po tym, jak na ludzkiej skórze rosną warstwice nieumytych lat. Z kolei wśród samych Polaków czysto katolickie treści które wiązano z pojęciem mantemurale, odstręczały od tej tradycji kalwinistów czy luteranów. Pamiętali oni dobrze, jaką cenę ich współwyznawcy zapłacili przed wiekami za zwycięstwo tej koncepcji wśród mas szlacheckich. Z jeszcze bardziej zdecydowanym sprzeciwem niż to miało miejsce w dobie zaborów wystąpiła też skrajna lewica, upatrująca w haśle przedmurze zjadliwie antykomunistycznych treści, przywdzianych w szlachecki kostium historyczny. Antemurale miało łączyć apologię szlacheckiej Polski z dążeniami do klerykalizacji społeczeństwa. Istotnie, przez cały czas istnienia dwa rzeczy pospolitej Kościół udzielał tej koncepcji daleko idącego poparcia. Czemu dawał wyraz? Wielką ideę Polski w naszej dobie upatrujemy w tym samym, w czym ją widziano na kilka wieków przed rozbiorami, być przed murzem chrześcijaństwa, pisał w roku 1927 cytowany już KS. J. Urban na łamach przeglądu powszechnego. Istniejący aktualnie w Rosji ustrój traktował on jako coś przejściowego. Po upadku bolszewickiej potęgi miała, zdaniem tego publicysty, jeszcze bardziej wzduść rola Polski jako anternurale chrześcijaństwa i cywilizacji. Musi ona ponieść na wschód nie tylko katolicyzm, ale i kulturę łacińską. W tym celu, pisał Adam Romer, należy odnowić dzieło Unii Brzeskiej, 1596, co umożliwi duchowy podbój wschodu. Takie jest szczytne zadanie Polski jako wschodniej strażnicy Europy i kultur Zachodu. Sfery kościelne chciały aby Polska spełnioną na zewnątrz rolę szańca obronnego przeciwko komunizmowi połączyła pełną kato, licyzację wewnątrz państwa, dokonującą się kosztem prawosławia. Te podwójne funkcje przedmurza, o którym mały dziennik, wydawany przez ojców franciszkanów, pisał. 1936 że gdyby nie ono, Europa pławiłaby się znowu we krwi, znalazły swój wyraz w dwóch imprezach propagandowych, zorganizowanych pod koniec istnienia rzeczy Rzeczypospolitej. W walce z bolszewizmem miał patronować i Kongres Chrystusa Króla, Poznań, czerwiec 1937. W liście wówczas nadesłanym papież, Pius XI, wyrażał szczególną satysfakcję z faktu, iż kongres odbędzie się w kraju. Który słusznie nazwano i który był rzeczywiście przed chrześcijaństwa. Na tej ziemi, która, mimo najazdów, herezji i schizmy zachowała nieskalaną wiarę katolicką. O Polskę rozbiją się fale komunizmu, jak ongiś reformacji, islamu czy prawosławia. Podobne akcenty towarzyszyły uroczystościom związanym z kanonizacją Andrzeja Boboli, 1938, który został męczony jak często ich chętnie przypominano, przez zwolenników schizmy. Ksiądz Szczepan So, Balkowski, krew, która woła, 1938, pisał, iż Polska musi odgrywać rolę przed przedmurza chrześcijaństwa przed bezbożnikami, jak on dziś pełni, łają wobec Tatarów czy Turków. Musi pozostać katolicką, bo albo będzie katolicką, albo jej wcale nie będzie. Druga część tej przepowiedni miała się zresztą niebawem na pewien czas sprawdzić. Tragiczny wrzesień roku 1939 oraz towarzyszący cztery rozbiór Polski sprawiły, iż do hasła przedmurze zacznie się odwoływać znaczna część prasy podziemnej, poza oczywiście organami lewicy. Szczególnie chętnie czynili to autorzy związani ze stronnictwem narodowym. Wacław Górnicki, Polska po wojnie. 1941 pod pseudonimem L. Neumanna pisał, iż nigdy nie wyrzeknie się ona swojej misji, stanie się znów przed murzem chrześcijaństwa zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. W wydanym w Kielcach dwutygodniku chrobry szlak domagano się utworzenia wielkiej Polski od Dniepru po Odrę i od Bałtyku aż po Morze Czarne. Miała ona stanowić skuteczną barierę Europy przed komunistyczną zarazą 1944. Z kolei Piłsudczykowski naród przypominał, 1943, iż misją dziejową Polski nadal pozostaje szerzenie w Europie, zwłaszcza na jej wschodzie, cywilizacji chrześcijańskiej. Związana z tym, że samym obozem myśl państwowa pisała, iż Polska była jest i będzie najdalej wysuniętym na wschód bastionem cywilizacji łacińskiej, a jednocześnie i pierwszą w tej części Europy tamą hamującą zalew germański 1942. O roli Polski jako przedmurza wspominano także w publikacjach ukazujących się na emigracji. Nawet tak sceptycznie w latach dwa Rzeczypospolitej traktujący antemurale Olgiert Górka zmienił, i to dość radykalnie, swoje poglądy w tej sprawie. W zwięzłym zarysie dziejów Polski, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1942 roku. Olgierd Górka twierdził, że już od czasów bitwy pod Legnicą 1241 pełni ona rolę obrońcy całej chrześcijańskiej Europy. Do zasług Polski, obok odpierania ataków najpierw mongolskich, a następnie rosyjskich, od 16 stulecia, poczynając Zaliczył Górka przede wszystkim walki Z. Wysoką portą. Przypominając, iż źródła tureckie określają Polaków jako szczególnie groźnych przeciwników, pisał z wielkim uznaniem o bitwie pod Wiedniem. Dzięki tym bohaterskim zmaganiom zostało ocalone całe chrześcijaństwo oraz oparta na nim kultura zachodnia. Pisał Olgierd Górka.79. Trudno po latach określić szczerość jego wypowiedzi, Zważywszy zarówno na głoszone przed II wojną światową poglądy, jak i na fakt, iż pochwały antemurale znajdujemy w wydanej po angielsku oraz z inspiracji emigracyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych broszurze propagandowej. Miała ona na celu udowodnienie praw Polski do powrotu na polityczną mapę Europy. Pomoc w odzyskaniu niepodległości stanowiłaby poniekąd spłatę długów, które taż Europa zaciągnęła podlegnicą. Chocimiem czy Wiedniem? Podobne stwierdzenia znajdujemy w innych popularnych zarysach oraz wypisach do dziejów Polski wydawanych na emigracji. Renesans przedmurza wiązał się niemal nierozerwalnie z przypisywaniem Polsce szczególnej misji historycznej, jaką winna po pokonaniu Niemiec odegrać w tej właśnie części Europy. Pociągało to za sobą postulat znacznego powiększenia terytorium przyszłej Rzeczypospolitej z jednej strony poprzez przyłączenie ziem utraconych w traktacie ryskim, z drugiej zaś dzięki nabytkom terytorialnym uzyskanym na zachodzie. Program maksimum zakładał powstanie konfederacji państw obejmujących obszar pomiędzy Morzem Bałtyckim a Czarnym, czy nawet sięgających Adriatyku, w której przywódcza rola przypadłaby oczywiście Polsce. Głosy sprzeciwu wobec takiej wizji mocarstwowego przedmurza były słabe i odzywały się głównie na emigracji. W 1941 roku przebywający w Anglii Antoni Słonimski pisał: Chcemy żyć w zwyczajnym kraju. Nie na szańcach, na bastionie, nie na Barbakanie, nie na przedmurzu, ale w zwyczajnym kraju. Nie chcemy ani misji dziejowych, ani przewodnictwa, nie chcemy mocarstwowości. Ani imperializmu. 80 w podobnym duchu wypowiadał się o przedmurat Julian Tuwim w prywatnym liście, pisanym w czerwcu 1944 roku z Nowego Jorku, ale ogłoszonym dopiero w wiele lat po wojnie. 81. poeta zaliczał w nim przedmurze do sanacyjnych haseł, prowadzących wprost do faszyzmu. W miarę klęsk militarnych ponoszonych przez Trzy Rzesze, propaganda hikierowska zaczęła sięgać do argumentu europejskiego, mieniąc Niemcy bastionem Europy oraz cywilizacji chrześcijańskiej. Termin przedmurze stawał się po raz kolejny w dziejach obiektem manipulacji politycznych, tym razem w skali całego kontynentu, który jedynie, jak twierdzono, Armia Niemiecka. Wspomagana przez ochotników z innych państw jest w stanie skutecznie obronić. Hasło to znalazło żywy oddźwięk w propagandzie petainowskiej Francji, między innymi trafiło do mowy samego marszałka, wygłoszonej 1.v.1944 roku. Z nader słabym oddźwiękiem spotkało się natomiast w okupowanej przez Niemców Polsce. 15 kwietnia tegoż roku gubernator warszawski, Ludwik Fischer, Raportował do Berlina o przeprowadzeniu wieców oraz zebrań masowych na temat Generalna Gubernia jako bastion wschodu w walce z Bolszewikami. Akcja ta była kontynuowana w następnych tygodniach. Co najmniej do końca maja.82 prasa gadzinowa rozpoczęła ją o wiele wcześniej, bo jeszcze przed przekroczeniem z 3 na 4 stycznia 1944 roku przez wojska radzieckie granicy polskiej z 1939 roku w publikowanych odtąd dość często artykułach przypominano Polakom, że ich ojczyzna odpierała on dziś zwycięsko na jazdy dzikiego człowieka ze wschodu. Tutaj na kresach przodkowie nasi zastępowali mu drogę z mieczem w dłoni zdobywając dla kraju zaszczytne miano przedmurza chrześcijaństwa pisała 27 11 944 roku gazeta lwowska 83 ubolewała ona bardzo nad tym iż wśród ochotników z wielu krajów Europy walczących na froncie wschodnim po stronie Niemców zabrakło kontynuatorów tradycji polskiej husarii która on dziś rozbijała zwycięsko zastępy Turków czy Tatarów. Już w początkach roku 1944 gazeta ta pisała o Podolu, gdzie wieków 10 waleczny Sarmata zasłaniał Zachód, zasłaniał pół świata. 84 w ten sposób pantemulare raz jeszcze zostało wpisane w kontekst politycznej propagandy. Znajdzie to kontynuację również i po roku 1945 kiedy spór o przedmurze będzie w pewnym okresie włączony do propagandy antykościelnej. Walka o rząd dusz. Po 1945 roku spór o przedmurze znalazł się w samym centrum wielkiej walki o rząd dusz prowadzonej przez komunistyczne państwo z Kościołem i katolicyzmem, który po raz pierwszy w dziejach Polski przestał być wyznaniem panującym. Równocześnie u steru rządów, za sprawą obcej ingerencji, Stanęli ludzie domagający się radykalnej rewizji poglądów na narodową przeszłość. Skoro Polska miała się stać integralną częścią bloku opartego na monolicie ideologicznym, nie mogła stanowić wrogiej mu enklawy, zaszyfrowanej pod hasłem Antemurale Christiani Wattis. Niemal każda, najmniejsza nawet wzmianka o przedmurzu wykraczała poza sprawę różnic czysto wyznaniowych. Dawniej pomiędzy katolicyzmem a prawosławiem, Obecnie, między religią istniejącą od dawna a doktryną zawartą w pismach klasyków marksizmu. Szło bowiem również i o akcentowanie różnic kulturowo-obyczajowych, przede wszystkim zaś całego systemu wartości nieopartego na kulturze o korzeniach zachodnich, łacińskich i chrześcijańskich. Jak głosiła oficjalna propaganda, dziejowe związki Polski z Rzymem miały zawsze stanowić źródło narodowych nieszczęść. Pełniąc zaś pod wpływem Watykanu pojęcia tego używano nawet pisząc o późnym średniowieczu, rolę przedmurza, tym samym sprzeniewierzano się polskiej racji stanu. Z polemiczną repliką wystąpił Kościół, wykorzystując ambony jako jedyne miejsca, z których można było głosić tradycyjne poglądy na przeszłość, gorzej już wyglądała sprawa z wydawnictwami katolickimi, których obieg cenzura starała się ograniczać, a teksty kastrować. Od nudy programów szkolnych i uniwersyteckich, traktujących w okresie stalinizmu głównie o siłach wytwórczych i roli anonimowych mas, uciekano do lektury masowo wznawianych powieści historycznych Kraszewskiego czy Sienkiewicza. Stanowiło to swoisty paradoks polityki kulturalnej Polski Ludowej. Przede wszystkim z trylogii czerpano po dawnemu wiedzę o walkach polskiego przedmurza oraz jego bohaterskich obrońcach. Obojach toczonych z wrogami nie tylko państwa, ale jeden kościoła, skoro przez cały wiek XVII Polacy nigdy nie skrzyżowali szabel z wojskami katolickimi. W tych warunkach spór o przedmurze stawał się konfliktem dwóch przeciwstawnych sobie wizji narodowej przeszłości, której kościół mienił się być jedynym legalnym spadkobiercą. Propaganda komunistyczna starała się wyeksponować wątłe w naszych dziejach ruchy antyfeudalne oraz bohaterów których, jak Muchę, Aleksandra Kostkę Napierskiego czy Jakuba Szele, trzeba było po pewnym czasie usuwać z Narodowego Panteonu, ponieważ okazywali się zdrajcami. Zdaniem historiografii marksistowskiej, klucz do dziejów Polski spoczywał w prawidłowościach procesu historycznego, którego ukoronowaniem miała być budowa w niej ustroju równości społecznej, prowadzona pod kierunkiem Związku Radzieckiego. W oficjalnej propagandzie określanego jako bastion i przedmurze światowego socjalizmu. Kościół natomiast opowiadał się za prowidencjalizmem. Prace historyczne miały stanowić rejestr kolejnych ingerencji i opatrzności, która swój stosunek do Polaków uzależniała od sposobu pełnienia przez nich misji powierzonej naszemu narodowi w tej części Europy. Już w sierpniu 1946 roku przyszły prymas. A ówczesny biskup lubelski, ks. Stefan Wyszyński miejsca cudowne w powojennej Polsce porównał do wieńca obronnego stanic kresowych, którymi Maryja otoczyła on dziś to państwo. 81 Podobne paralele musiały nie tylko irytować, ale i mocno niepokoić sfery rządzące. Sprawa przedmurza wypłynęła w trakcie ostrego konfliktu pomiędzy władzą a kościołem, jaki zaistniał w czasie obchodów milenium. Kiedy to rocznicę Chrztu Polski, tak ściśle związaną z włonieniem się na powierzchnię źródeł opisanych naszej państwowości, oddano niemal wyłącznie w gestie kościoła. Ten zaś wykorzystał milenium dla wielowątkowej i nadal umiejętnie prowadzonej propagandy zasług tej instytucji. Kontrastowała ona z anachronicznym, bo nawiązującym jeszcze do XIX-wiecznych tradycji galicyjskich ludowców, w których kręgu wychowywał się Gomułka antyklerykalizmem partii komunistycznej. Przy różnych okazjach ówczesny prymas, ks. s. Wyszyński, oraz cały podległy mu episkopat niedwuznacznie dawali do zrozumienia, że mimo gruntownej zmiany stosunków społecznych i politycznej zależności od Moskwy, Polska nie przestała odgrywać roli przed mu i a przeciwko komunizmowi. Inaugurując obchody millennium, 3 i 1966 rok w Gnieźnie, prymas powiedział m.in. będziemy nadal ilekroć trzeba i gdzie będzie trzeba zaświadczać o naszej obecności w świecie chrześcijańskim i katolickim, jako przedmurza chrześcijaństwa. 16 grudnia tegoż roku episkopat zwracając się do wiernych pisał, iż Bóg powierzył chrześcijańskiej Polsce. Jako najdalej na wschód wysuniętej córze Kościoła, szczególną misję dziejową, wyrażającą się w walce z najazdami Mongołów, a następnie Turków na Europę. Świadczyć o tym miały Legnica, Warna, choć im, przede wszystkim zaś Wiedeń, pod którym Jan III Sobieski zasłonił Kościół i Europę przed zalewem Muzułmanów. Wiele wylało się krwi polskiej dla obrony ojczyzny, chrześcijaństwa w zachodnich krajach Europy. A zarazem Kościoła Chrystusowego. Stąd też wywodzi się nazwa Przedmurza Chrześcijaństwa, nadana Polsce przez Stolicę Apostolską po Zwycięstwie Wiedeńskim, czytamy w liście biskupów polskich. Z kolei w liście do biskupów niemieckich nasz episkopat powoływał się m.in. na historię Polski Oskara Chaleckiego, dostępną również w przekładzie niemieckim. Jej autor, tak ostro niebawem zaatakowany przez Cyrankiewicza oraz Gomułkę, w wielu miejscach swego zarysu przypominał o roli Polski jako przedmurza i szańca przeciwko Turkom, Tatarom i Moskalom. 88 Sprawa była trudna do przełknięcia dla propagandy partyjnej, skoro wiedziano, iż w powszechnej świadomości społecznej radzieccy sojusznicy stanowili dalsze ciągowych Moskali, z którymi toczono wielowiekowe boje. Co więcej, sfery kościelne wielokrotnie podkreślały, iż Polska nadal i to pod groźbą utraty narodowej tożsamości musi pozostać wierna swej misji, wyrażającej się właśnie w pełnieniu roli przedmurza, a tym samym winna pozostać wierna katolicyzmowi. Polskie Tedeum ujawniło raz jeszcze nierozerwalną więź katolicyzmu z polskością, kościoła z narodem. Więź to tysiącletnia, niezwyciężona, czytamy w liście pasterskim biskupów, podsumowującym w grudniu 1966 roku akcję milenijną.89 w przekonaniu temu dawano wyraz, odnawiając śluby jasnogórskie. W socjalistycznym państwie Matka Boska miała w dalszym ciągu pozostać królową jego mieszkańców. Do podobnych wypowiedzi dała sposobność również 300. Na rocznica śmierci 1673 Augustyna Kordeckiego, który jak pisano, broniąc Częstochowy zrozumiał, że cios zadany religii katolickiej byłby zarazem śmiertelny dla Polski, a zniszczenie religii byłoby zniszczeniem fundamentów narodu. Tak silna bowiem była i jest więź wiary i polskości, że podważanie jednej prowadzi do ruiny drugiej. 90 zdaniem Władysława Gomułki Polityczny sens tych enuncjacji sprowadzał się do próby wyłuskania Polski z bloku wschodniego oraz ścisłego związania jej z Zachodem. Przedmurze w swojej nowej wersji miałoby oddzielić Polskę od wschodniego sąsiada, państwa, w którym panującą ideologią jest bezbożny ateizm i komunizm. Kiedy po blisko 30 laty czytamy te wypowiedzi, uderza nie tylko silne, wręcz emocjonalne. Zaangażowanie obu spierających się stron, ale i ciągłe strojenie w kostium historyczny aktualnych sporów politycznych. Obrońcy tezy, iż Polska stanowiła przez wieki przedmurze chrześcijaństwa, zapominali o krytycznych uwagach, jakie pod adresem pęd świętej ligi sojuszu anty, tureckiego z Habsburgami, spływały spod piór dalekich przecież od lewicowości historyków, m.in. M. Bobrzyńskiego, W. Sobieskiego czy W. Konopczyńskiego. Z kolei, jak już wspomniano poprzednio, sterowana przez Partię Komunistyczną propaganda niemal wszystkie narodowe nieszczęścia była skłonna wiązać z wysokimi kosztami, które płaciła on dziś Polska za honor bycia przed murzem chrześcijaństwa. Miały się na nie składać nie tylko interwencje w Moskwie czy konflikty ze Szwecją, ale również całkowicie zbyteczne wojny z wysoką portą. Prowadziliśmy je najczęściej wbrew interesom Polski, a zwycięstwo pod Wiedniem, z którego i tak nic nie mieliśmy, było ostatnim zrywem Rzeczypospolitej, kosztownym i zbytecznym. Antemurale miało wyrządzić szkody i katastrofy w niektórych okresach naszej historii. Nieszczędzono wówczas temu pojęciu jak najgorszych epitetów. Wyrażając nadzieję, iż społeczeństwo nie da się nabrać na niebezpieczne, antynarodowe slogany zero przedmurzu, ową jedną z najbardziej skompromitowanych, jeden najszkodliwszych dla narodowego losu legend. Nie tu miejsce na polemikę z tymi stwierdzeniami, tym bardziej, że prowadzona w 1966 roku walka na pióra w niczym nie posunęła naprzód faktycznej wiedzy na temat polskiego przedmurza. Bo też nie o nią żadnej zespierających się strony wówczas chodziło. Niewątpliwie jednak propagandowe zwycięstwo odniosła strona kościelna. Przyszło jej ono tym łatwiej, iż dość prymitywna i monotonna publicystyka antyprzedmurzowa, jeśli wolno użyć takiego wyrażenia, na jednej płaszczyźnie stawiała poparcie udzielane Dymitrowi i samozwańcowi z walką przeciwko szwedzkiemu najeźdźcy. Nie sposób też było uwierzyć, iż jedyna aż do roku 1920 nasza wiktoria, mianowicie wiedeńska, stanowiła nieszczęście spowodowane przez demoniczny Watykan. Antemurale nie nadawało się na pełnienie roli klucza do zagadki narodowych nieszczęść. Co więcej, wbrew intencjom komunistycznej propagandy, rodziło zgoła niepożądane przez nią skutki. A mianowicie przeświadczenie o wszechobecności Kościoła oraz katolicyzmu w dziejach Polski. A więc to samo przekonanie, o którego utrwalenie tak usilnie starały się sfery Kościelne poprzez orędzia, listy pasterskie czy śluby jasnogórskie. Notabene, episkopat Polski należał do nielicznych w powojennej Europie kręgów kościelnych odwołujących się do tradycji przedmurza. Nie wspominali o nich biskupi węgierscy, chorwaccy. Austriaccy czy Weneccy, duchowieństwo krajów, które ongiś, podobnie jak i szlachecka rzecz pospolita, uważały się za bastiony chrześcijaństwa. Z kolei w kręgach krytyków służebnej roli polskiego antemurale irytacja z powodu tradycji historycznych Kościoła sięgających o wiele głębiej niż komunizm, czy nawet socjalizm, łączyła się z niewątpliwą obawą przed duchową potęgą tej instytucji. Do istotnych ustępstw wobec Kościoła przed rokiem 1981 centrala Moskwa raczej by nie dopuściła. Pozostawała walka, przerywana co pewien czas nietrwałymi kompromisami. Obok środków administracyjnych sięgano w niej do polemiki, w której wszystkie chwyty były w praktyce dozwolone. Przed laty, 1979, publicysta katolicki, boch Cywiński, napisał. Wokół ideologii i rzeczywistości przedmurza tyle się nagromadziło przesądnego patosu i tyle taniej drwiny, że trudno dziś na serio posługiwać się tym terminem. Patosu było w istocie mnóstwo. Sięgali do niego zarówno obrońcy antemurale, jak i autorzy broszur powielanych przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich. Drowiny natomiast niesłychanie mało, bywa ona zresztą rzadko używana w ogniu walki prowadzonej o cele najwyższe, a mianowicie o rząd dusz. Z dobrotliwą ironią potraktował przedmurze chyba jeden tylko Konstanty Ildefons Gałczyński, wplatając je w spór między indyczącym się karą Mustafą a Janem Trzysobieskim, który stale przypomina swemu antagoniście, ja ci zaraz pokażę, bo ja jestem przedmurze. Daremnie wielki wedzer zmierza do deheroizacji mitu, nazywając antemurale koturnem, patosem, gafą i fikcją, zamiast której należałoby przemysł organizować. I na próżno mężny król zaklina swego wroga, ja ci mówię, Mustafo, tej świętości nie szargaj. W miarę jednak normalizacji stosunków pomiędzy polskim Kościołem a państwem owo szarganie świętości stawało się coraz rzadsze? A dyskusje na temat przedmurza traciły na zacietrzewieniu. Nawet wśród polskiego episkopatu występowały jednostki negujące aktualność hasła Polska przedmurzem chrześcijaństwa. Józef Mackiewicz w głośnym pamflecie Piętnującym zbyt uległą jego zdaniem postawę Watykanu wobec Moskwy. Z oburzeniem przytaczał wypowiedź arcybiskupa Bolesława Kominka, udzieloną w styczniu 1966 roku zachodnio-niemieckiej telewizji. Kominek powiedział wówczas, iż pojęcie antemurale należy już całkowicie do przeszłości. Kiedyś, owszem, Polska była przed murzem na wschodzie przeciwko Turkom i innym. Kościół zarzucił tę teorię. W dzisiejszym polskim kościele pojęcie to nie istnieje. Kościół Polski chce być budowniczym pomostów. Nie chce być przedmurzem, lecz pragnie pośredniczyć. 93 na emigracji natomiast dość długo zapewniku uznawano rolę Polski jako przedmurza nie tylko w aspekcie historycznym, ale i w perspektywie dnia dzisiejszego. Obok wzmiankowanej już książki Oskara Haleckiego świadczyła o tym publicystyka historyczna księdza Waleriana Mejsztowicza, ukazująca się m.in. na łamach periodyku Antemurale. 94 rozpad Związku Radzieckiego oraz nowi sąsiedzi Polski na wschodzie, wszystko to sprawiło, iż Antemurale straciło swe antyrosyjskie ostrze, które on dziś wytykał Józefowi Czapskiemu głośny filozof francuski. Jacą US Maritain, twierdzicie, że jesteście przed murzem chrześcijaństwa, a z drugiej strony uważacie Rosjan za pół ludzi, macie do nich głęboką pogardę. Również i na emigracji znacznie mniejszym uznaniem cieszą się prace Jędrzeja Giertycha, starającego się spojrzeć na antemurale z punktu widzenia spiskowej teorii dziejów. Już przed II wojną światową Giertych, w ślad za Kazimierzem Marianem Morawskim, twierdził, Iż międzynarodowa masoneria, oraz jej prekursorzy w postaci różokrzyżowców, dlatego dążyła do likwidacji szlacheckiej Rzeczypospolitej, ponieważ widziała w niej główny bastion tak znienawidzonego przez Żydów, którzy sterowali całym wolnomularstwem, katolicyzmu na wschodzie Europy. W parokrotnie wznawianym zarysie dziejów Polski Pióra Giertycha czytamy Iż była ona trzykrotnie przed murzem chrześcijaństwa, chroniącym Europę przed najazdem azjatyckim i muzułmańskim, a mianowicie w wieku XIII, Legnica, XV, Warna i XVII. W tym ostatnim stuleciu dzięki zwycięstwu pod Chocimiem, 1673, i Wiedniem, 1683, udało się raz na zawsze zahamować ekspansję turecką w głąb chrześcijańskiej Europy. Kwitła ona przez długie wieki dzięki osłonie, jaką stwarzały dwa potężne bastiony Hiszpania od strony arabskiej i Polska od strony tureckiej i mongolsko-tatarskiej. Dlatego też w 1655 roku jej wrogom tak bardzo chodziło o zniszczenie szlacheckiej Rzeczypospolitej jako jednej z podpór kościoła katolickiego w Europie. W tym właśnie celu zawiązali oni spisek, w którym, obok państw protestanckich, wzięła także udział tajna międzynarodowa organizacja Różokrzyżowców. Nie udało się jednak już wówczas doprowadzić do rozbiorów Polski. Dopiero przy końcu XVIII stulecia loże masońskie osiągnęły swój cel. W następnym zaś wieku zrobiły wszystko, aby nie dopuścić do odzyskania przez Polaków niepodległości. Nie podejmując polemiki z tymi twierdzeniami, za którymi nie stoi żaden z poważniejszych badaczy, warto przypomnieć. Że również i w ostatnich latach znajdują one wielu łatwowiernych odbiorców, prace giertycha ukazują się także w kraju. Są to na ogół ludzie wierzący w spiskową teorię dziejów. Skoro historię Polski od blisko 300 lat trudno nazwać szczęśliwą, łatwo jest niektórym uwierzyć, iż dzieje się to za przyczyną anonimowych, potężnych, a jej nieprzyjaznych organizacji. W ten to sposób masoneria mści się na polskim przedmurzu które zawsze nienawidziła za wierność dla katolicyzmu. Stereotyp polski jako przedmurza chrześcijaństwa stał się niejako hasłem wywoławczym w świadomości również i obcych badaczy. Kiedy weźmiemy do ręki książkę Wesada Udala zatytułowaną La Rempart la chrtyente przedmurze chrześcijaństwa Paris 1984, przekonamy się, że jest to w gruncie rzeczy krótki zarys dziejów naszego kraju w którym problemowi jego roli jako przedmurza nie poświęcono większej uwagi. Również w parokrotnie wydanej w tłumaczeniu polskim książce Normana Daviesa Boże Igrzysko, historia Polski rozdział poświęcony kwestiom wyznaniowym nosi w tytuł Antemurale przedmurze chrześcijaństwa. Rozdział zaczyna się od stwierdzenia Iż od roku 1000 aż po 1939 uważano Polskę za najdalej wysuniętą placówkę zachodniej cywilizacji. We wczesnym średniowieczu musiała ona strzec okopów oddzielających od pruskich i litewskich pogan. Później bronić Europy przed światem islamu, by wreszcie w naszym stuleciu stać się strażą szańców wzniesionych na linii frontu walczącego komunizmu. Bardziej pojednawcze stanowisko zajął autor niemieckiego zarysu dziejów kościoła w Polsce, Helmut Holzapfel, który pisał, iż została ona powołana przez opatrzność, aby stanowić Bolwerk des Christentums w obcym i wrogim Bogu otoczeniu. Ale zarazem i most między Zachodem i Wschodem, między kulturą zachodnioeuropejską a słowiańską, a być może i pomiędzy światem kapitalistycznym a socjalistycznym. 96. Dawna Polska pomostem czy przed murzem, twierdzą czy pograniczym? Pytanie to od dość dawna stawiane przez historyków i publicystów coraz częściej bywa rozstrzygane na rzecz tezy, iż Rzeczpospolita, odpierająca z powodzeniem najazdy tatarskie oraz tureckie, bywała jednocześnie miejscem krzyżowania się różnych cywilizacji i w miarę swobodnego współistnienia różnych wyznań, a nawet religii. Zdecydowanie odmienne stanowisko zajmuje bochtan pisząc, pogranicze i przedmurze, to dwie przeciwstawne sytuacje polityczne i duchowe. Pogranicze, to ziemia niczyja, lub przechodząca z rąk do rąk, to sfera krzyżowania się dwustronnych wpływów kulturowych, to kolebka naturalnego relatywizmu duchownego. Przedmurze, to łańcuch placówek i stanic, to poczucie przynależności kulturowej tak silne. Że czasem masz paradoksalne, to wierność bronionym wartościom duchowym i pełna z nimi identyfikacja. Zdaniem Cywińskiego, losy polskich bastionów katolicyzmu w Dyneburgu, Mochlewie czy Mozyż dadzą się zrozumieć tylko w kategoriach najzaciętszego oporu na przedmurzu. W innej ze swoich książek tenże sam autor pisze, iż wartości, którymi chlubiła się cała Europa, trzeba było bronić na jej peryferiach. Które stawały się przedmurzami wiary chrześcijańskiej, łacińskiej kultury, europejskiego ładu prawnego. Najpierw przed inwazją Turków oraz Tatarów, później zaś wobec naporu zawsze wrogi łacińskiemu ładowi Moskwy. 9. dodajmy, że w charakterze przedmurzy występowały przede wszystkim, choć nie wyłącznie, narody pogranicza islamsko-chrześcijańskiego. Ta wielość przedmurzy, puklerzy, Bastionów czy tarcz, notabene jakże często toczących ze sobą walki, odejmuje i na tym odcinku naszemu historycznemu losowi cechy wyjątkowości. Z jeszcze większą pasją, pod świeżym wrażeniem wprowadzenia stanu wojennego, pisał o przedmurzu Jarosław Marek Rynkiewicz. Jego zdaniem, stanowi ono nadal jedyną rację istnienia Polski na politycznej mapie Europy. Jest to ona bowiem przedmurzem prawdy, dobra, piękna. Pojmij to wreszcie, głupia Europo. Gdyby nie my, diabeł już dawno posiadłby cię i zapłodnił. I rodziłabyś, rozpustna dziwko, diabelskie bękarty. I tylko my, obrzydliwa rozpustnico, możemy cię osłonić przed ciosami diabelskiego miecza. I osłaniamy cię, bo te ciosy bierzemy na siebie. Nasuwa się pytanie. Czy warto się aż tak poświęcać dla wspólnoty nie reprezentującej żadnych wartości rozpustnej dziwki? Bardziej konsekwentni byli już chyba Rosjanie, którzy podczas obchodów w 600. rocznicy bitwy na kulikowym polu 1380, przypominali o zasługach Rusi. W okolicznościowym referacie Borysa A. Rybakowa czytamy, Ruś, mówiąc obiektywnie, zasłoniła sobą Europę. Która dzięki temu mogła stworzyć wspaniałą filozofię, literaturę i naukę. Ja. Jewtuszenko w ogłoszonym wówczas wierszu nieprawda pisał obrazowo, że z bitwy na Kulikowym polu wyrastają fundamenty wieży Eiffla, bez rosyjskiego zwycięstwa nad Mongołami nie byłoby rozkwitu kultury włoskiego renesansu ani Lenarda da przed wiekami więc Rusio osłoniła Europę. Podobnie jak Związek Radziecki ocalił ją 20 milionami poległych w czasie II wojny światowej przed Hikierowskim Barbarzyństwem. Również i współcześni nam historycy rumuńscy zaczęli pisać o misji dziejowej, jaka przypadła Mołdawii i Wołoszczyźnie w myślnik stuleciu. Podobnie postąpili serbscy, chorwaccy czy bułgarscy, podnosząc zasługi swoich ojczyzn w charakterze ante, murale chrześcijańskiej Europy. Przed laty przypomniano, że zarówno Polska, jak i Gruzja były przed wiekami przed chrześcijaństwa i równocześnie łącznikiem między Grecko-Katolic, Europą a Muzułmańskim Orientem. Wszystkie te wypowiedzi zasługują ze wszechmiar na uwagę. Oto bowiem, mimo następującego na naszych oczach rozpadu Europy, centryzmu, tytułem do szczególnej chwały pozostaje obrona kultury, powstałej właśnie na naszym kontynencie. Nadal dopatrujemy się w niej istotnych wartości. Narody, które nie mogą czerpać satysfakcji z tego, iż stanowiły kolebkę wielkich prądów. W cywilizacji osiągnięć w zakresie sztuki czy nauki na skalę europejską starają się przynajmniej wykazać, iż bez orężnej osłony, jaką świadczyły, europejska wspólnota kulturowa przestałaby po prostu w pewnym momencie istnieć. Nie doszłoby do rozkwitu humanizmu oraz do triumfu idei oświecenia. Antemurale ostało się we współczesnej nam świadomości między innymi jako jedno z ogniw łańcucha tradycji, która do czegoś w końcu zobowiązuje. Świadczy o tym wypowiedź Igora Neverlyego. Pisarz, zaszokowany napływem zaraz po wojnie najgorszego elementu do szabru i do władzy, zapytywał, skąd aż tyle szumowin? Właśnie my, Chrystus Narodów. Naród zawiszy i przedmurza honoru i walki o naszą i waszą wolność. Sto jeden równocześnie jednak coraz częściej zwraca się uwagę, iż zachodzące w Europie przemiany stawiają pod znakiem zapytania sensowność wznoszenia jakichkolwiek barier, murów obronnych czy kordonów sanitarnych pomiędzy wschodnią częścią kontynentu a zachodem Europy. Przedmurza pozostają w wyraźnej sprzeczności z zasadą jedności europejskiej. Opartej na wspólnocie kultury, a z czasem i gospodarki. Triumfujący po dwa soborze watykańskim ekumenizm nie pozwala zaś na dalsze przeciwstawianie zachodniego chrześcijaństwa, wschodniemu, czyli prawosławiu, a co za tym idzie, cywilizacji łacińsko-katolickiej i kulturze bizantyńskiej, o której tak często i chętnie pisał Feliks Koneczny. Ponadto, jak słusznie zauważył Lech Szczucki, Współczesny ekumenizm nie pozostawia miejsca na koncepcję narodów wybranych przez Boga do spełniania określonych zadań misji. W obecnej sytuacji, kiedy jego wyznawców nazywa się braćmi odłączonymi, antemurale, zdaniem wielu publicystów, staje się reliktem pozostałością idei misji, jaką się zwykło on dziś przypisywać krajowi uznanemu za przedmurze. Nader znamienny dla zachodzących w mentalności przemian jest list naszego episkopatu z 1982 roku, w którym czytamy, iż polscy królowie, jako rzecznicy idei przedmurza chrześcijaństwa, szukali jedności Europy w przymierzu z Austrią, Czechami, Węgrami i Rosją. Eleganckie rozstanie się z Antemurale próbował sformułować Bochtan Skaradziński w artykule poświęconym 70. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Znajdujemy tam wątpliwość, czy cud nad Wisłą istotnie uratował resztę Europy od inwazji bolszewickiej. Dlaczego niby w obliczu śmiertelnego zagrożenia Zachód nie miałby tak samo zmobilizować się, jak to uczyniliśmy my? Do polemiki w tej kwestii. To zrozumiałe nie było i nie jest nam w Polsce spieszno. Komu więc tytuł Przedmurze Europy poprawia poczucie? niech mu retrospektywnie hołduje. W Europie końca XX wieku hasło sensu, na szczęście, już nie ma. 102 Skaradziński pisał to w gruntownie zmienionej sytuacji geopolitycznej w jakiej po 1989 roku znalazła się nie tylko Polska, ale i cała środkowo-wschodnia Europa. Przed laty receptę na zachowanie się Polaków po rozbiciu Rosji formułował na łamach kultury Wacław Zbyszewski, a Jerzy Giedroyc uznał ją za tak aktualną, że przedrukował jeszcze w 1990 roku. Otóż Zbyszewski ostrzegał, iż Zachód będzie nas zachęcał do pełnienia roli przedmurza, czyli do rujnowania się na wydatki wojskowe. Ponieważ polski charakter narodowy nie ulegnie zmianie, należy się obawiać, że damy się nabrać ponownie na odgrywanie roli antemurale i będziemy stać na straży tej Europy, która wyzyskawszy naszą głupotę, znowu nas komuś sprzeda, Niemcom czy Turkom. Nie, nie, powinniśmy z góry i stanowczo żądać, abyśmy za tę rolę przedmurza byli zapłaceni brzęczącą gotówką. Kredytami Anglosasów wielokrotnie przewyższającymi wszystkie nasze wydatki wojskowe. 103 zgoła odmienny punkt widzenia w tej sprawie wyrażał w 1990 roku Stefan Kisielewski. Jego zdaniem Polacy powinni podzielać punkt widzenia USA, dla których Imperium Rosyjskie jest jakimś przedmurzem naszej cywilizacji wobec Azji, wobec Chin czy Islamu. 104 z Kronikarskiego tylko obowiązku wypada w tym miejscu odnotować kuriozalną odezwę, rozplakatowaną wiosną 1990 roku na ulicach Warszawy przez bliżej nieznaną Polską Partię Polityczną. Nawoływała ona do rozbudowania broni jądrowej, dzięki której nasze państwo może ponownie odegrać rolę antemurale, tym razem jako atomowe przedmurze chrześcijańskiej Europy. U schyłku pierwszej wojny światowej jak również w początkach dwa Rzeczypospolitej ukazywały się broszury piszące o przedmurzu apologę, tycznym tonie. Bariera cenzuralna sprawiła, iż nie miałyby one szans na publikację w momencie najostrzejszych sporów na ten temat, a więc w okresie obchodów millenium. Warto wszakże zaznaczyć, że i do chwili obecnej podobne broszury nie pojawiły się na półkach księgarskich. Rola mitu przedmurza w polskiej świadomości historycznej stała się natomiast przedmiotem poważnych studiów naukowych, publikowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Tygodnik powszechny, na którego łamach Bochtan Skara, Dziński ogłosił przytaczane wyżej rozważania, prezentuje opinię dość wąskiej grupy katolików, ściśle mówiąc elity intelektualnej tego wyznania. Natomiast na łamach takich periodyków, jak Niedziela, Ład, nasz dziennik czy rycerz niepokalanej. O an temurale wspomina się dość często i to w sensie jak najbardziej aktualnym. Podobną opinię wyrażają niektórzy z biskupów. W 1989 roku Ordynariusz Gorzowski, K.S. Józef Michalik, przewodniczący Komisji Episkopatu do Spraw Dusz Pasterstwa Akademickiego, udzielił wywiadu, w którym ekspres i stwierdził, Iż Polska jest nadal wschodnim przedmurzem chrześcijaństwa, którego broni w interesie całego Zachodu. A może nie tylko broni, ale daje życie, zapładnia, czy daje wzrost i pozwala na kontakt jednego z drugim to jest Wschodu z Zachodem. Posłowie Jak wynika z naszego przeglądu, to nie przedstawiciele papieskiej dyplomacji, lecz sami Polacy pierwsi nazwali swą ojczyznę przedmurzem chrześcijaństwa. Niemal od początku posiadało ono podwójne ostrze wyznaniowe, skoro pojmowano je jako barierę przeciwko islamowi i cywilizacyjno-polityczne, gdyż miało stanowić zaporę chroniącą europejską cywilizację przed azjatyckim barbarzyństwem. Od połowy XV wieku aż do bitwy pod Wiedniem przypominanie anteviurale służyło polskiej racji i stanu, ułatwiając uzyskiwanie pieniędzy, Posiłków wojskowych oraz wsparcia politycznego nie tylko na walkę z Turcją, lecz również z Krzyżakami, a następnie z Moskwą czy Szwecją. Natomiast Rzyjmasz do bitwy pod Cecorą patrzył ze sceptycyzmem na strojenie się w szaty obrońcy antemurale kraju, który nie chciał wejść do ligi antytureckiej. Choć w XVII stuleciu Polska walczyła przede wszystkim w obronie swoich granic, to jednak na zachodzie Europy uwierzono że jej klęska może oznaczać zalanie sąsiednich krajów nie tylko przez Turków, ale również i Tatarów, czy przez mieszkańców państwa moskiewskiego. A przecież w Myślnik Wieku ani Hanat, ani też Rosja nie miały zamiaru ani odpowiednich sił po temu, by posunąć swą ekspansję w głąb kontynentu. Tatarzy nigdy nie przyłączyli ani Skrawka Ziem Rzeczypospolitej, wojska rosyjskie dopiero w okresie wojny siedmioletniej, 1756-1763 posunęły się w głąb Niemiec, a w początkach następnego stulecia dotarły aż do Paryża. Trudno zaprzeczyć, iż było to możliwe jedynie wskutek najpierw osłabienia polskiego przedmurza, a następnie zniknięcia szlacheckiej rzeczypospolitej z mapy politycznej kontynentu. Choć na całe dzieje przedrozbiorowej Polski przypada nie więcej niż 30 lat wojen polsko-tureckich oraz kilkadziesiąt lat zmagań polsko-moskiewskich, to jednak sens polskiej bariery polegał nie na bezpośrednich starciach militarnych, lecz na samym fakcie jej istnienia. Tradycja przedmurza chrześcijaństwa nie odegrała niemal żadnej roli w rozwoju włoskiej, węgierskiej czy austriackiej świadomości historycznej w XIX wieku. W następnym zaś stuleciu historykom tych krajów nie śniło się wiązanie ich późniejszych losów z faktem, iż przez pewien czas odgrywały rolę antemurale. Prawdą jest, że jedna z nich zniknęły w ogóle z mapy Europy, ponieważ zostały wcielone do obcych organizmów państwowych. Tak właśnie było z Węgrami, Wenecją czy Polską. Równocześnie jednak inne kraje, będące we własnym przynajmniej mniemaniu przed murzami, Doszły następnie do pozycji mocarstw Rosja i Austria. W Polsce, na skutek rozbiorów, które w tak wielu punktach zmieniły spojrzenie na przeszłość, antemurale wzbogaciło arsenał mitów narodowych, stając się zarazem jednym z narzędzi walki o odzyskanie niepodległości. Zasługi polskiego przedmurza dla Europy miały teraz zostać przez nią spłacone. W zmienionych historycznie warunkach Antemurale stawało się bastionem również i przeciwko wschodniemu barbarzyństwu czy azjatyckiej formacji. W tym drugim charakterze dostrzegał zasługi przedmurza także i obóz skrajnej lewicy, o czym ewidentnie świadczą między innymi przytaczane przez nas wypowiedzi klasyków marksizmu. Zdecydowany rozbrat nastąpił po roku 1920, kiedy to przedmurze z Antetureckiego, XVII wiek, i antyrosyjskiego XIX wiek zamieniło się z kolei w twierdzę, mającą chronić Europę, zachodnią cywilizację, jak również oparty na tych wartościach ład społeczny, przed komunistycznym zalewem. W tym też między innymi charakterze antemurale stało się obiektem burzliwych dyskusji, towarzyszących obchodom polskiego tysiąclecia, jak każda wielka legenda historyczna. Również i ono nadawało się w szczególny sposób do podkładania pod dawno ukuty termin coraz to nowych treści. Hasło Polska, przed murzem chrześcijaństwa, łączyło w sobie religię i politykę, treści doczesne i eschatologiczne, relikty średniowiecza z nowożytną doktryną równowagi politycznej, jaka jest niezbędna na naszym kontynencie. Z jednej strony antemurale wiązało się z ideą Ligi Antytureckiej. O której u nas tak wiele pisano, choć Rzeczpospolita weszła do niej dopiero w ostatniej ćwierci XVII stulecia. I wówczas zresztą polskie przedmurze nie straciło w istocie swego defensywnego charakteru. Z drugiej zaś strony, dzięki pewnym elementom krucjatowym, jakże często i chętnie pisano o odzyskaniu ziemi świętej na Turkach, nawiązywało do ideologii czasów średniowiecza. Polska ogłosiła się tarczą wspólnoty chrześcijańskiej w momencie, gdy wspólnota ta przestała już faktycznie istnieć. Pokój Westfalski, 1648, który ostatecznie zerwał z frazeologią wyznaniową w sprawach politycznych, u nas otworzył okres długich wojen, ugruntowujących legendę polskiego przedmurza. Choć od czasu do czasu wspominano, iż bronimy w ten sposób całej chrześcijańskiej Europy. Więcej było w tym odwołań do wspólnoty interesów opartych na tożsamości wiary niż do świadomości europejskiej. I stało się tak, że w końcu przeciętny szlachcic uwierzył, iż broniąc południowo wschodnich granic swego państwa przed Tatarami, Turcją czy Moskwą, tym samym stoi na straży całego chrześcijaństwa. Co więcej, zaskarbia sobie zasługi również i w niebie. Gdzie musi się znaleźć jako wierny i zasłużony rycerz przedmurza. Jego ojczyzna zaś z racji swego położenia jest skazana na wielkość. W ten sposób powstał typ myśli politycznej pozostającej w ostrym kontraście z jej rozwojem na zachodzie Europy, gdzie nagrodę, czy karę, w zaświatach dawno już przestano wpisywać w bilans spodziewanych zysków i strat oraz wierzyć w bezpośrednią ingerencję opatrzności w bieg dziejów. Na myśl to niezwykle silny wpływ wywarły ideologia religijna oraz tradycja historyczna, sięgająca odlegnicy. 1241, powiedeń 1683. Podczas gdy w innych krajach ich położenie geograficzne miało stanowić jeden z argumentów przemawiających na rzecz realizmu politycznego. U nas aż po wiek XIX służyło ono tezie o szczególnym posłannictwie Polski. Wyrażającym się w takim, a nie innym usytuowaniu jej przez opatrzność na mapie Europy. Wspomnienia o rycerzu. Obrońcy przedmurza pozwalały łatwiej znosić represje popowstaniowe i rugi pruskie, a nawet pobyt na syberyjskim zesłaniu. Agaton Giller, 1831-1887, dał temu wyraz w obszernym, trzytomowym dziele opisania zabajkarskiej krainy. Lipsk 1897, podsumowując swet doświadczenia z kilkuletniego, 1854-1860, pobytu na Syberii, dokąd został karnie zesłany za udział w propagandzie niepodległościowej, pisał, iż Polacy mają do spełnienia podwójną misję, nawiązującą do historycznych doświadczeń sarmackiego przedmurza. Pierwsza z nich wyraża się w nieugiętej obronie polskości i katolicyzmu, owych dwóch zworników narodowej świadomości. Druga, niejako zewnętrzna, jest zawarta w pełnieniu misji przedmurza europejskiej cywilizacji, a więc roli forpoczty wyższej kultury na terenie tej części Azji, która należy do Rosji. Z.E. Giller dokumentował licznymi przykładami. Wskazując zarówno na edukacyjną działalność polskich zesłańców wśród miejscowej ludności, jak i na ich gospodarczą aktywność czy wreszcie troskę o jej stan zdrowotny. Świadomość pełnionej misji i przypominanie o stale istniejącym polskim przedmurzu miały działać krzepiąco na rodaków Gilera, nadając zarazem ich syberyjskiemu pobytowi metafizyczny niemalże sens. Miał przeto rację Lech Szczucki twierdząc, Iż idea Przedmurza stanowiła w pewnym stopniu rodzaj utopii konsolacyjnej, gdy szarpana klęskami Polska musiała znaleźć jakieś usprawiedliwienie swoich cierpień, słabości i błędów. Nieprzypadkowo w okresie, kiedy Rzeczpospolita była mocarstwem, hasłem Przedmurza posługiwała się niemal wyłącznie dyplomacja, antyturecka publicystyka oraz wszelkiego rodzaju ulotna literatura polityczna. Nie sięgają do niego natomiast najwięksi ówcześni pisarze polityczni, tacy jak Andrzej Frycz-Modrzewski, Jakub Przyłuski czy Andrzej Wolan. Dopiero w 17 stuleciu Antemurale pojawia się w utworach poetyckich, by w następnych dwóch stuleciach trafić na poczesne miejsce w zarysach dziejów Polski, nie mówiąc już o historii Kościoła czy zbiorach kazań. W czasie, gdy pojęcie wspólnoty chrześcijańskiej stawało się coraz bardziej pustym dźwiękiem, a Europa dawno już zapomniała, iż powierzyła Polakom jakąś misję na wschodnich rubieżach kontynentu, ci pozostali wierni dawnym przekonaniom. Stąd się brało ich ogromne rozgoryczenie, gdy w krytycznym momencie Francja czy Anglia nie pospieszyły z pomocą polskiemu przedmurzu. W istocie jego los niewiele wzruszał zachodnioeuropejskie metropolie, zadowolone, iż w Warszawie panuje spokój. Jan Lechoń w arcyciekawych pamiętnikach, spisywanych już po dwa wojnie na emigracji, stwierdził, iż, po doświadczeniach rządów totalitarnych, obawia się państw, które głoszą, że mają do spełnienia pewną misję. Podstawowym zadaniem państwa jest bowiem dać swym obywatelom maksimum dobrobytu i wolności. 107 tylko tyle i aż tyle. Przed murze zaś było taką właśnie misją, zleconą przez opatrzność Polakom, dumnym ze swego położenia na krańcach chrześcijańskiej Europy. Spory o nie zostały wpisane w wielkie dylematy narodowego losu. Dotyczą one bowiem naszego miejsca w wiekowych kontaktach, czy, jak chcą niektórzy, konfliktach, wschodu z zachodem, przyczyn zniknięcia i, a następnie i dwa, rzeczypospolitej z mapy politycznej kontynentu, Wreszcie niektórych cech i przywar na stałe rzekomo zakodowanych w polskim charakterze narodowym. Mit przedmurza był wpisany w dwa równoległe ciągi legend, narodowy i uniwersalny. Jego popularność doszła do apogeum w 19 stuleciu i ściśle się łączy z traktowaniem dziejów Polski jako ciągu nieustannych poświęceń dla ojczyzny oraz z przekonaniem o jej wyjątkowej roli w słowianieszczyźnie, a słowianieszczyzny w święcie. W istocie jednak mitowi antemurale odpowiadały do pewnego stopnia ideologie misyjne występujące również w historii innych krajów. Do przytaczanych już przykładów Moskwy czy Anglii dałoby się dorzucić kilka następnych. Tak więc twórcy rewolucji amerykańskiej żywili przekonanie, że przypadło im w udziale stworzenie pierwszego na świecie wolnego narodu i państwa. W kilkanaście lat później rewolucyjna Francja głosiła, że na niej właśnie spoczywa obowiązek szerzenia w całej Europie z jednej strony zasad sprawiedliwości społecznej, z drugiej zaś przodującej pod każdym względem kultury francuskiej. W XIX i XX stuleciu wielu pisarzy angielskich, ser Kiplingiem na czele, szczyciło się misją szerzenia cywilizacji białego człowieka na innych kontynentach świata, jaka przypadła w udziale ich właśnie ojczyźnie. Można wprawdzie powiedzieć, Iż zestawianie tych wszystkich doktryn z dziejami Polski jako przedmurza chrześcijaństwa oraz cywilizacji europejskiej nie jest w pełni uzasadnione, skoro we Francji, Anglii czy Stanach Zjednoczonych miały one żywot czasowo ograniczony, gdy tymczasem metryka terminu Antemurale wynosi już przeszło 500 lat. Pod względem siły oddziaływania i długowieczności da się ona porównać jedynie z teorią Moskwy jako trzeciego Rzymu. Różnica sięga jednak o wiele głębiej, niż sam tylko okres trwania wiary w historyczną misję danego państwa czy narodu. Istota wydaje się polegać na tym, iż misje przypisywane sobie przez inne narody służyły przeważnie ich ekspansji na teren państw sąsiednich. Idea czy Rzymu, całej Europy, hasła Rewolucji Francuskiej, czy innych kontynentów, owecone radowskie placówki postępu. Tworzone przez białego człowieka w Azji i Afryce. Zaborczy i agresywny charakter nosiła tak zwana idea Jelońska w Polsce międzywojennej, uzasadniając jej prawo do odbudowy dawnej państwowości sięgającej od morza do morza. Dokumentowała je między innymi rolą przedmurza odgrywaną przez szlachecką Rzeczpospolitą. Za jej czasów jednak murale nosiło niemal z reguły defensywny charakter. W XIX stuleciu zaś, w dobie niewoli narodowej, było rozpaczliwym krzykiem o pomoc Europy dla kraju, który on dziś stanowił jej mieczy, tarcze. W Rosji, Francji czy Anglii idea misji towarzyszyła podbojom kontynentalnym i kolonialnym. W zniewolonej Polsce antymurale nabierało mocy i blasku wraz z pogłębianiem się narodowych nieszczęść było nurtem kompensacyjnym. Odpowiedzią na ciąg przegrywanych powstań oraz następujących po nich represji. Podobnie jak powieść historyczna, służyło pokrzepieniu serc polskich. Misja mocarstw znajdowała pokrycie w aktualnych mapach politycznych świata, odnaleźć polskie przedmurze można było tylko w atlasach historycznych. Pamięć o nim krzepiła, ale równocześnie pozostawała poza obrębem realnej myśli politycznej. Żywotność tego mitu wynikała stąd, iż obok religijnego nosił on również charakter polityczno-światopoglądowy, który zresztą w XIX wieku zaczyna we wszystkich rozważaniach na temat Anty. No, rale wyraźnie brać górę. Obecna praca nie ma na celu zamknięcia wielowiekowych sporów, dyskusji i rozważań dotyczących problemu rale. Nie mogłaby zresztą tego uczynić, skoro przedmurze wraca stale na łamy naszej prasy. Zarówno katolickiej, jak i laickiej. Pierwsza nadal eksponuje znaczenie pewnej misji, jaką jest obrona wiary i określonej spuścizny kulturowej i narodowej, okupionej życiem i krwią wielu naszych przodków. 108 w pojęcie to bywa również wplatane przypomnienie o potrzebie wierności i posłuszeństwa wobec Rzymu oraz papieża. Z kolei prasa lewicowa absolutyzuje niejako problem przedmurza. Widząc w nim pewien sąstans naszych dziejów, niezmiennie i w tragiczny sposób na nie wpływający. W sumie nie ma prawie tygodnia, w którym antemurale z tej czy tamtej strony nie zostałoby przypomniane. Nie jest jednak ambicją autora ocenianie czy rejestracja współczesnych sporów podszytych aktualnymi racjami politycznymi. Szło jedynie o przedstawienie pięć, setietnich dziejów jednego terminu historycznej genealogii i pojęcia przedmurza oraz jego odniesień do rzeczywistości. Kiedy rozpoczynałem zbieranie materiałów do tej książki, sądziłem, że główny problem badawczy będzie polegał na konieczności ciągłej konfrontacji i wypowiedzi na temat przedmurza z aktualną rzeczywistością historyczną. Okazało się jednak, iż niezbędne jest także stałe zestawianie mitu przedmurza, ukutego w XIX i XX stuleciu z dawnymi o nim wyobrażeniami. Przez mit rozumiemy tu pewien stereotyp wyobrażenia o przeszłości, w którym to stereotypie nastąpiło wyraźne przejście od białej do czarnej legendy 109 obie zaś te legendy sprowadzają się do powleczenia lakierem. Wszystko jedno jakiej barwy, tej samej, barwnej i wielowymiarowej serii zdarzeń historycznych. Jak wynika z niedawno przeprowadzonych badań ankietowych. Stosunek przeciwnego Polaka do zachodniej Europy pozostał nadal pełen nieufności. Dość powszechnie się uważa, że zdradziła nas parokrotnie w przeszłości, od zgody na rozbiory poczynając, a na jałcie kończąc, obecnie zaś zamierza nas oszukać, zniewolić i wykorzystać. Jest to dowód straszliwej niewdzięczności, skoro właśnie Polsce jako przedmurzu chrześcijaństwa Europa zawdzięcza swoje przetrofanie.